Rozdział dwudziesty drugi po rozpustnej w pałacu hulatyce Wszyscy partycjusze legli na dywanie Mógłby był przybyć Maksensjusz, Mogło całe miasto wyjść na jego spotkanie Mogły legiony zejść z góry Sulpius w paradzie I rozwinąć przepych, jakiego dotąd na całym wschodzie nie widziano Nic nie zdołałoby zbudzić pijanych, śpiących snem twardych I leżących, gdzie padli albo gdzie ich niewolnicy ułożyli Prędzej by lalki woskowe wyrabiane w jednym z ówczesnych zakładów artystycznych w taniec się puściły, niż ci bez sił leżący młodzieńcy mogli uczestniczyć w uroczystościach przyjęcia Maksencjusza. Już o świcie powstał Masala, zdjął z głowy wieniec na znak, że uczta skończona. Owinął się w suknię swoją, a rzuciwszy na koniec dokoła wzrokiem opuścił salę w milczeniu. Uczynił to z powagą tak wielką, że sam Cicero nie mógł z większą powagą opuszczać posiedzenia senatorów, na którym toczyła się nocna dysputa. W trzy godziny później wyszło z jego komnaty dwóch gońców, każdy z depaszą zapieczętowaną do Waleriusza Gratusa, mieszkającego dotąd w Cezarei. Jeden i drugi otrzymali równobrzmiące listy i polecenia. Jeden miał płynąć morzem, drugi jechać lądem. Już z tych ostrożności widzimy, jak ważne i pilne było ich posłannictwo. List ten brzmiał Antiochia 12. Kal jul, Messala do gratusa. Muszę ci opowiedzieć dziwne zdarzenie, a chociaż są to obecnie tylko przypuszczenia. Niemniej mam nadzieję, że cię zajmę i usprawiedliwi śmiałość, że cię nim trudzę pozwolisz najpierw odświeże twoje wspomnienia. Przypomnij sobie, że przed wielu laty istniała rodzina księcia jerozolimskiego niezmiernie starożytna i bogata. Imię rodziny było chór. Jeśli masz słabą pamięć, to rana, jaką, jeśli się nie mylę, masz na głowie, dopomoże ci do przypomnienia sobie prawdziwości słów moich. Aby większe wzbudzić zajęcie, dodaję jeszcze następujące szczegóły. Dla ukarania za usiłowany zamach na twoje życie... Oby bogowie dla spokoju twojego sumienia nie dopuścili nigdy udowodnienia, iż to się stało przypadkiem. Schwytano rodzinę, a majątek jej skonfiskowano. Ponieważ postępowanie te uprawnił nasz Cezar, równie sprawiedliwy jak mądry, niechaj ołtarze jego wieczne kwiaty zdobią. Nie potrzebujemy się wstydzić na wspomnienie o sumach, które nam z onego źródła przypadły, a za które nie przestanę ci być wdzięczny, a przynajmniej tak długo dopóki z nich czerpać będę. Znając Twoją mądrość, przypominam Ci dalej, że tą rodziną chórów rozporządziłeś w sposób, jaki obydwaj razem uznaliśmy za najodpowiedniejszy naszym celom. Może nie zawadzić ci przypomnieć, że dla tych celów trzeba było tajemnicy, a tym samym i wydania rodziny na nieuniknioną, ale naturalną śmierć. Pamiętasz zapewne, coś uczynił z siostrą i matką zbrodniarza. I spodziewam się, że zaspokoisz moją ciekawość, gdy cię zapytam, czy one żyją, czy umarły. Daruj, że cię o to pytam, ale znając Twoją uprzejmość, nie wątpię, że ciekawość moją zaspokoisz. Muszę ci również przypomnieć ważne zdarzenie dotyczące niniejszej sprawy: mianowicie, że ów rzeczywisty zbrodniarz skazany został na całe życie na galery. Wszak tak brzmiał rozkaz? Wypadek, który ci opisuję, jest tem dziwniejszy że sam widziałem na własne oczy i czytałem poświadczenie dowodzącego galerą trybuna przyjęcia go między niewolników. Myślę, że zajęcie twoje zdołałem nareszcie obudzić. Jeśli się weźmiesz w rachubę przeciętną miarę długości życia galerników, to nasz wyrostek powinien był przed pięciu laty umrzeć. Tak byłem o tym przekonany, że od pięciu lat używałem majątku, który mu po części zawdzięczam. Mówiąc to, nie mam zamiaru usuwać się od obowiązków wdzięczności względem ciebie. Teraz zbliżam się do jądra rzeczy. Ostatniej nocy, gdy przewodniczyłem uczcie danej przez Rzymian, wierzaj mi, nadzwyczajną jest ich młodość i nieświadomość, wzbudzali naprawdę politowanie we mnie. Naraz z ich ust usłyszałem dziwną historię. Maksencjusz konsul przybywa dziś, jak wiesz, aby przygotować wyprawę przeciw partom. Wśród ambitnej, towarzyszącej mu młodzieży jest syn zmarłego dumwira Quintusa Ariusza. Miałem sposobność wypytać się od niego w szczególności i dowiedziałem się, że gdy Ariusz wypłynął na wyprawę przeciw piratom, po których rozgromieniu zostało zaszczyty w końcu dni swoich, nie miał żadnej rodziny. Skoro wrócił, przeciwnie, przywiózł sobie dziedzica. Teraz, mój miły, zachowaj spokój, jak przystoi na właściciela tylu talentów w sestercjach biegających w obiegu. Bo synem i dziedzicem, o którym mówię, jest ten, którego posłałeś na galery. Ten sam Ben który powinien był umrzeć, jakie pięć lat temu. Tymczasem, wbrew swej powinności, wrócił z majątkiem i znaczeniem, a prawdopodobnie i obywatelem rzymskim. Ty na twem stanowisku możesz się nie lękać, ale ja nie czuję się bezpiecznym. A dlaczego? Któż lepiej od Ciebie może to wiedzieć? Jakże ci się to wszystko wydaje? Gdy Ariusz, ojciec przybrany adoptowanego, walczył z piratami, okręt jego zatonął i z całej załogi dwóch tylko uratowało się ludzi Ariusz i jego przyszły dziedzic. Ci, którzy ich zabrali na pokład, mówią, że towarzysz trybuna był młody i nosił strój galernika to przyznasz byłoby dostatecznie przekonywującym, ale nie chcąc, abyś nie lekceważył tej wielce miłej sprawy, dodaję, że wczoraj miałem szczęście – złożyłem już za to fortunie, dziękczynnie Wotum – miałem, jak mówię, szczęście widzieć tego tajemniczego syna Ariusza twarzą w twarz. I mam zaszczyt ci oznajmić, że jakkolwiek nie poznałem go od razu, jest on nim. Tak jest – to ten sam Benhur, który całe lata był towarzyszem moich zabaw dziecięcych. Ten sam Benhur, który jako mąż, choćby najpospolitszego był urodzenia i charakteru, myśli w tej chwili o zemście. Tak bym i ja zrobił. O zemście, którą jedynie śmierć przeciwnika nasycić może. O zemście za ojczyznę matkę, siostrę siebie a nawet Przytaczam to na końcu, jakkolwiek pisząc do ciebie, na początku umieścić byłem powinien zazdrabowany majątek. A teraz, mój dobroczyńco i przyjacielu, zważywszy, że sestercje w niebezpieczeństwie, a strata ich największą stratą, jaka może spotkać człowieka na tak wysokim jak ty będącego stanowisku, sądzę, że przestałeś się uśmiechać laksoważąco, a zaczniesz myśleć, co począć w tych okolicznościach. Uważam za niestosowne dawać ci jakiekolwiek rady. Pozwól raczej, że się oddam pod twą opiekę, albo co jeszcze lepiej, bądź mi nauczycielem, poradź co mam czynić. Wyobrażani sobie z jakim uczuciem czytasz niniejszy list? To z powagą, to z uśmiechem? A potem kończą się wątpliwości i sąd pada to na tę, to na ową stronę, bo mądrość twa równa mądrości Merkurego, a siła woli woli Cezara. Już weszło słońce na niebie, a za godzinę wysyłam dwóch gońców, każdy z kopią tego, co tu piszę. Jeden uda się lądem, drugim morzem, bo tak ważnymi wydają mi się szczegóły, których ci udzielam, donoszących o ukazaniu się nieprzyjaciela w tej części naszego rzymskiego świata. Widziałem go wczoraj w gaju Dafny. Jeśli dotąd tam nie jest, to musi być gdzieś w sąsiedztwie, co ułatwia mi nadzór nad nim. Że go pilnuję, to pewna. I gdybyś mnie zapytał, gdzie nieprzyjaciel teraz się znajduje, to mógłbym ci odpowiedzieć z wszelką pewnością, że go można znaleźć w starym gaju palmowym, pod namiotem zdrajcy szejka Ilderima. Mam nadzieję, że ten stary Arab niedługo już będzie uchodzić naszemu ramieniu i nie zdziwisz się, jeśli pierwszym wymiarem sprawiedliwości zarządów Maksencjusza będzie wsadzenie starego Araba na okręt i wysłanie go do Rzymu. Tak się rozpisuje o Żydzie, bo ważne jest, abyś znał położenie i pomyślał nad dalszym postępowaniem. O tym zaś przekonany jestem i słusznie pochlebiam sobie, że list mój świadczy o tej mądrości, która w każdym dziele ludzkim każe zważać na czas, miejsce i środki. Jeśli na miejsce dalszego działania obierzesz Antyochię, to racz powierzyć tę sprawę kochającemu Cię przyjacielowi i posłusznemu uczniowi. Messala. Prawie w tym samym czasie, kiedy Messala, stojąc w drzwiach, wyprawiał swoich gońców, a była to wczesna godzina, wszedł Ben -Hur do namiotu Ilderima. Wykąpał się, był już w jeziorze, zjadł śniadanie i ukazał się w krótkiej tunice, bez rękawów, zaledwo kolan sięgającej. Szejks począł na dywanie i pozdrowił go, z miejsca nie wstając. — Pokój tobie, synuariusza. Rzekł z wyrazem zachwytu, bo nigdy pierwej nie widział równie silnej i zręcznej męskiej postaci. Pokój tobie, konie gotowe, ja także, a ty? Nawzajem życzę ci pokoju, dziękując za tyle względów. Jestem również gotów. Ilderim klasnął w dłonie. Przyprowadźcie konie, usiądź proszę. Czy konie już w uprzęży? Nie. Kiedy tak, to pozwól, abym się tem sam zajął, rzekł Benhur. Trzeba abym się zapoznał z Rabczykami. Muszę je znać nie tylko po imieniu, Szejku, abym z każdym z osobna mógł rozmawiać, ale jeszcze muszę zbadać ich usposobienia i działać podobnie jak z ludźmi. Tych, co odważni, należy wstrzymywać, a chwalić i pochlebstwem zachęcać tych, co z natury mało mają śmiałości. Każ, aby mi przyniesiono uprząż. Czy chcesz mieć i wóz? Spytał Szejk. Nie. — Dziś jeszcze nie użyję wozu, ale raczej każ przyprowadzić, jeśli możesz, piątego równie rącznego konia jak tamte, a niech wcale nie będzie siodłany. Zdziwienie Ilderima wzrosło i wnet zawołał na sługi. — Każ przynieść uprząż na czwórkę? — rzekł. — A uzdę dla Syriusza. Ilderim wstał i mówił. — Syriusz to mój ulubieniec, a ja jego. Od lat dwudziestu to mój towarzysz we wszelkich przygodach na pustyni. Pokażę ci go. To mówiąc, zbliżył się do zasłony dzielącej namiot, podniósł ją, przepuszczając Benchura. Wszystkie konie szły do szejka. Jeden z nich z małą główką, świecącymi oczami z szyją jak łuk wygiętą a pokrytą bogatą i miękką grzywą zarżał wesoło, gdy ujrzał swego pana. Dobry koń, mówił szejk, gładząc śliczną sierść rumaka. Dzień dobry ci, miły koniu. A zwracając się do Benhura, dodał. Oto seryusz" Ojciec tej czwórki, Amira, matka ich czeka naszego powrotu, bo jest za droga, aby narażać ją na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zresztą wątpię synu Ariusza, czyby stado zniosło jej nieobecność. Jest ona sławą swego rodu. Dziesięć tysięcy jeźdźców synów pustyni pyta co dzień słyszał, że się o mirze? A gdy usłyszą odpowiedź pomyślną, odpowiadają. Bóg jest łaskawy, błogosławiony niech będzie Pan. Wszak Mira i Syriusz to imiona gwiazd, nieprawda, Szejku? Pytał Benhur, przechodząc się wśród koni i do każdego wyciągając rękę. Czemużby nie? Odparł Ildenim. Byłeś kiedy w nocy na pustyni? Nie. W takim razie nie możesz mieć pojęcia, ile my, Arabi, gwiazdom zawdzięczamy. Nic więc dziwnego, że z wdzięczności dajemy im imiona naszym ulubieńcom. Ojcowie moi zawsze mieli mirę w stadzie. Jak ja ją mam. A dzieci jej również są gwiazdami. Ten tu nazywa się Rigel, tamten Antares, uf, Attair. Ten, do którego się teraz zbliżasz, to najmłodszy Aldebaran. Najmłodszy, ale nie najmniej cenny. O nie! Poniesie cię przeciw wichrom, choćby szumiały w uszach jak Akaba. Pójdzie gdzie każesz, synuariusza, a klnę się na wielkość Salomona. Zaniesie cię nawet w paszczekę lwa. Jeśli taką będzie wola twoja i odwaga. Przyniesiono uprząża Ben Hur, własną ręką ubrał konie, po czym je również własną ręką wyprowadził z namiotu i przysposobił Lejce. Przyprowadzić seriusza rzekł. Żaden Arab nie zdołałby dosiąść z większą lekkością wierzchowca, jak to uczynił Ben Hur. Teraz Lejce! Podano mu je starannie rozdzielone. Czcigodny szejku! zawołał otom gotów przewodnik niech poprzedza mnie w pole i tam zawieźć sługom wody na początek szło wszystko bardzo dobrze konie się nie strachały i zdawało się jakoby już się porozumiały z nowym woźnicą co wypełniał swe zadanie spokojnie i z pewnością siebie która zawsze budzi zaufanie Jechał w ten sam sposób i zachowywał ten sam porządek, w jakim konie iść miały w zaprzęgu. Z tą tylko różnicą, że dosiadł Syriusza, a nie stał na rydwanie. Ilderym widząc to postępowanie, nabrał otuchy. Czesał swą brodę, uśmiechając się z zadowoleniem i pomrukiwał. To nie Rzymianin, to mizuch klnę się na wielkość Boga. Szedł za nim piechotą między namiotami. Mężczyźni, kobiety i dzieci, cała ludność do namiotu biegła za nim, podzielając zajęcie, jeśli nie zaufanie. Skoro Ben Hur przybył na pole, przekonał się, że teren był doskonały do ujeżdżania, to też natychmiast rozpoczął ujeżdżanie, zarazu wolno, w prostej linii, a potem zataczając szerokie koło. Następnie puścił rumaki truchtem, później spróbował kusa, na koniec zaczął ścieśniać koło, jeżdżąc w tę i ową stronę, w prawo, lewo, a prawie bez ustanku. Tak minęła godzina, po czym zwolnił jadąc ku Ilderimowi. — Dzieło skończone — rzekł. — Potrzeba tylko jeszcze ćwiczeń. — Mogę ci życzyć szczęścia, gdy takie posiadasz sługi jak te — mówił dalej, zsiadający i idąc do koni. Patrz, jakich sierść jest lśniąca bez skazy, a oddychają równie spokojnie jak na początku. Winszuję ci, i chyba by coś nadzwyczajnego zaszło, gdybyśmy nie mieli zwyciężyć, i. Tu zatrzymał się, zarumienił i skłonił, bo dopiero teraz ujrzał u boku szejka opartego na lesce Baltazara i dwie niewiasty osłonięte welonami. Na jeden z nich spojrzał jeszcze raz, myśląc w duszy z drżeniem serca. To ona. To Egipcjanka. Ilderim zaś dokończył zaczęte zdanie Benhur. Gdybyśmy nie mieli zwyciężyć i pomścić cię. A potem rzekł głośno. Nie boję się, ale cieszę, bo ty, synu Ariusza, jesteś tym, którego potrzebuję. Niech tylko koniec będzie równy początkowi, a zobaczysz, czym napełnione są ręce hojnego Araba. Dzięki ci, czcigodny godny, Szejku, rzekł Benhur skromnie. Kasz koniom wody przynieść. Sam pojł konie, po czym dosiadłszy Syriusza, na nowo począł ujeżdżanie, przechodząc od stępa do truchtu, od truchtu do kłusa, a nareszcie puścił im zupełnie wodze. Ujeżdżanie coraz się więcej stawało zajmującym. Widzowie nie szczędzili pochwał, podziwiając ujęcie Lejc. Zachwycali się również nieporównaną czwórką, zawsze jednako i miarowo idącą, czy to w prostej linii, czy w rozmaitych zwrotach. W ruchach tych pięknych zwierząt była jedność, równość, siła i zręczność. Nie było po nich znać ani wysiłku, ani pracy. Nic ich biegowi nie można było zarzucić, tak jak lotowi w rodzinne kraje wracających jaskółek. Wśród ćwiczeń i podziwu obecnych zjawił się maluch i zbliżył się do szejka. Mam do ciebie, szejku, poselstwo, rzekł, korzystając z chwili, która mu się najstosowniejszą do przemówienia wydawała. Mam poselstwo od Simonidesa Kupca. — Od Simonidesa! — zawołał Szejk. — Oby Abadon pobił wszystkich jego nieprzyjaciół. — Polecił mi najpierw pozdrowić cię w imię Boga — mówił Malluch, a potem wręczyć te pisma z prośbą, byś je bezwłocznie przeczytał. Ilderim przejął na miejscu pieczęcie, które mi zwój był zaopatrzony. Wyjął z osłony półciennej dwie kartki pergaminu i czytał, co następuje. Simonides do Szejka Ilderima Przyjacielu, przyjm najpierw zapewnienie, że w głębi mego serca zajmujesz poczesne miejsce. Dalej, pod twoim namiotem bawi młodzieniec miłej postaci, mieni się synem Ariusza i jest nim mocą adopcji. Jest on drogim sercu mojemu. Dzieje jego żywota wielce są dziwnymi. Przybądź jutro do mnie, aby mi opowiedział i naradzimy się nad tym, co dalej czynić należy. Tymczasem uczyń zadość jego prośbą, jeśli się godności twej i jego nie sprzeciwiają. Gdy usługi Twe należało wynagrodzić. Uczynię to. Co piszę o moich uczuciach dla młodzieńca, zachowaj dla siebie. Innym twoim gościom wyraź moje pozdrowienie. On, jego córka, i wszyscy, którzy z wami pozostają, gośćmi mymi w czasie igrzysk cyrkowych będą. Miejsca już zamówione. Pokój tobie i twoim. Jakże inaczej, przyjacielu, mógłbym się zwać jak twoim przyjacielem. Simonides. Simonides do Szejka Ilderima. Przyjacielu. Posyłam ci przestrogę ze skarb samego doświadczenia. Znakiem pewnym, ostrzeżeniem nieomylnym dla każdego nierzymianina mającego pieniądze i dobra, które można by w danym razie zabrać, jest przybycie w miejsce jego zamieszkania któregoś z dygnitarzy. Taką okoliczność radzę brać za przestrogę. Dziś przybywa konsul Maksenciusz. Pozwól, ci cię ostrzegł. Jeszcze jedno słowo przestrogi. Jest spisek przeciw tobie, przyjacielu. Należą do niego Herodowie, bo masz posiadłości wielkie w ich okręgu. Miej się na baczności. Wyślij dziś ludzi pewnych na drogi wiodące na południe od Antiochi i każ im przeszukać każdego posłańca wracającego lub w tamtą stronę idącego. Jeśli znajdą jakie pisma tyczące się ciebie lub twoich spraw, niech je przejmą. Jeszcze wczoraj powinien byś był otrzymać tę wiadomość. Nie będzie jednak za późno, gdy szybko działać będziesz. Gońce dziś opuścili Antiochię. Twoi jeźdźcy znają krótsze drogi i mogą ich uprzedzić. Nie ociągaj się. Spal to pismo po przeczytaniu. Twój przyjaciel Simonides. Ilderim przeczytał każde pismo po dwa razy, po czym złożywszy je w półcienny pokrowiec złożył zapas. Ćwiczenia na polu wnet się skończyły, a trwały razem dwie godziny – na zakończenie przywiódł Benhur czwórkę z do Ilderima. Jeśli pozwolisz, Szejku, rzekł, wrócę z Arabczykami do namiotu, a po południu znów je wyprowadzę. Ilderim zbliżył się do Benhura siedzącego na styriuszu i mówił: Synu Ariusza, oddaję ci moje konie zupełnie. Czyń z nimi aż do wyścigów, co uznasz za stosowne. Zrobiłeś z nimi w ciągu dwóch godzin więcej niż Rzymianin. Oby szakale obgryzły jego kości w tyluż tygodniach. Wygramy! Klnę się na Boga, wygramy! Dopóki nie opatrzono koni, Ben-Hur pozostał w namiocie. Potem orzeźwił się kąpielą w jeziorze, wypił z szejkiem kielich mocnego napoju, a ubrawszy się w suknie żydowskie, poszedł z maluchem do gaju. Tu rozmawiali obydwaj, niektóre zaś szczegóły ich rozmowy należą do całości naszego opowiadania. Między innymi, mówił Benhur, dam ci upoważnienie do odebrania moich tłumoków, zostawionych w gospodzie z tej strony rzeki, w pobliżu mostu, wiodącego do Seleucji. Zostaw mi je dziś, jeśli możesz, ale powiedz, zacnym Maluchu, aż nie za wiele żądam od ciebie? Maluch podjął się chętnie i ofiarował swoje usługi nadal. Dziękuję ci, dziękuję, odparł Benhur. Trzymam cię za słowo. Jesteśmy synami jednego narodu, a Rzym naszym wspólnym wrogiem. W dodatku jesteś przebiegły i wprawny w załatwianiu spraw. A lękam się, że Ilderim nie potrafiłby tego. — Arabowie rzadko podobne posiadają zdolności — rzekł Maluch poważnie. — Nie odmawiam im pewnej przebiegłości, Maluchu, ale lepiej być ostrożnym. Aby zapobiec jakiej przeszkodzie lub podejściu przy wyścigach, będę spokojniejszym, gdy się udasz do zarządu cyrkowego i dowiesz, czy szejk dopełnił wszelkich żądanych warunków. Co więcej, oddałbyś mi wielką przysługę, gdybyś otrzymał dokładny odpis praw i reguł obowiązujących w tutejszym cyrku. Musiałbym również wiedzieć, jaki wziąć kolor, a przede wszystkim chcę znać numer miejsca, z którego mamy wyruszyć. Mniej mi na tym zależy, czy będę miał Messalę po prawej czy po lewej stronie, ale chciałbym go mieć blisko. Dlatego postaraj się o to maluchu. Czy w ogóle masz dobrą pamięć? Nigdy mnie nie zawiodła, gdy jej jak dziś pomagało serce. Skoro tak, to ośmielę się obarczyć cię jeszcze jednym poleceniem. Uważałem wczoraj, że Messala szczyci się wielce swoim rydwanem, co mnie nie dziwi, bo rzeczywiście chyba tylko cesarski go przewyższa. Czy nie mógłbyś jakimś sposobem, może pod pozorem obejrzenia jego piękności, przekonać się, że jest lekki czy ciężki? Chciałbym mieć dokładną jego wagę i miarę, a jeżeli to ci się nie uda, to w każdym razie przynajmniej będziesz mógł mi powiedzieć dokładną wysokość osi. Czy rozumiesz? Nie chciałbym, abym miał jakąkolwiek oczywistą wyższość nade mną, ale za to nie dbam o przepych. Jeśli go zwyciężę, tem niżej on upadnie, a tym większym będzie mój triumf. Jeśli jednak ma nade mną jaką wyższość lub korzyść, chciałbym znać takową. Teraz już wiem, odparł maluch, chcesz, abym wysokość osi od jej punktu środkowego aż do ziemi wymierzył? Właśnie tak, a raduj się, maluchu, bo to już ostatnie moje zlecenie, teraz zaś wróćmy do namiotu. U wejścia do namiotu zastali służbę, napełniającą gąsiory mocnym napojem. Napili się wina dla ochoty, a maluch wkrótce wrócił do miasta. W czasie ich nieobecności wysłał Ilderim dobrze zaopatrzonego jeźdźca z rozkazami do Straży Przydrożnej, stosownie do Rady Simonidesowej. Był to doświadczonej wierności Arab. Polecenie miał ustne, nie wiodąc żadnego pisma. Następnego dnia wrócił Ilderim do namiotów około godziny trzeciej. Zaledwie zsiadł z konia, zbliżył się do niego człowiek wyraźnie arabskiego pochodzenia i rzekł, Szejku, kazano mi oddać ci tę paczkę z listem i prośbą, abyś pismo natychmiast odczytał. Jeśli zechcesz dać odpowiedź, zaczekam, jak długo każesz. Ilderim obejrzał natychmiast mu zwój papieru. Pieczęć była złamana, a adres brzmiał. Do waleriusza gratusa w Cezarei. Niech go porwi Abaddon, wrzasnął Szejk, widząc, że list spisany po łacinie. Gdyby pismo było po grecku lub po arabsku, przeczytałby je. Tak zaledwo odcyfrował wielkimi literami podpis z sali. Gdzie jest młody Żyd? zapytał. Na polu z końmi, odpowiedział sługa. Szejk włożył pismo w zawinięcie, a schowawszy paczkę za pas, wsiadł znów na konia i popędził w stronę, gdzie Benhur odbywał ćwiczenia. W tej chwili jakiś nieznajomy zbliżył się od strony miasta. Szukam szejka Ilderima, zwanego Dobrotliwym, rzekł przybyły. Język i ubranie zdradzały w nim Rzymianina. Ilderim nie czytał wprawdzie po łacinie. Język ten rozumiał i z godnością odpowiedział. Jam jest szejk Ilderim. Nieznajomy spuścił oczy i podniósł je znów, mówiąc z udaną swobodą. Słyszałem, że potrzebujesz woźnicy na wyścigi. Usta i Leirima się pod białym wąsem i uśmiechem. Idź swoją drogą, odparł. Mam już woźnicę i odwrócił się. Tymczasem nieznajomy wstrzymał go, mówiąc: Szejku, niezmiernie lubię konie, mówią powszechnie, że masz najpiękniejsze w świecie. Pochlebstwo udobruchało starca. Wstrzymał się, już miał ulec, gdy się inaczej namyślił i rzekł: Nie dziś, nie dziś. Kiedy indziej, pokażę ci je chętnie, ale teraz jestem bardzo zatrudniony. Po tych słowach pojechał w pole, a nieznajomy powrócił do miasta z uśmiechem zadowolenia, bo spełnił danemu polecenie. Odtąd, co dzień, aż do dnia wyścigów, czasem jeden, czasem dwóch lub trzech ludzi przychodziło do Ilderima, ofiarując się zawoźniców. Przysłał ich Mesala, pilnując w ten sposób Benhura. Rozdział 23. Szejk czekał, póki Benhur nie skończył ćwiczeń, a przypatrywał się z wielkim zadowoleniem, bo widział, że jadą w pełnym biegu, tak, jakby wszystkie jednakowo posiadały szybkość. Słowem, szły jak jeden, a tak iść powinna czwórka. Dziś po południu oddam ci Syriusza mówił Benhur do Szejka, głaszcząc szyję starego Arabczyka oddam ci go, a wezmę wóz. — Już teraz? — zapytał Ilderim. — Takim, jak te rumakom, dzień jeden wystarczy. Mają nie ledwie rozum człowieka i lubią ćwiczenia. Ten — mówił, wskazując ręką najmłodszego — nazwałeś go, jak mniemam, Aldebaranem. Jest najszybciejszym. Na torze wyścigowym prześcignąłby inne o trzy długości konia. Ilderim gładził brodę i rzekł, zmrużając oczy — Aldebaran jest, jak mówisz, najszybciejszym. A któż najpowolniejszym? Tu Ben -Hur wskazał biczem Antaresa. Ten, ale mimo to zwycięży, bo uważ Szejku, będzie biegać cały dzień, a dopiero o zachodzie dojdzie do największej szybkości. I znowu masz słuszność, rzekł Ilderim. Jedną mam tylko obawę, Szejku. Szejk spoważniał i jakby posmutniał. Rzymianin rządny zwycięstwa nieraz przekroczy prawo, nie dbając uczciwość. W czasie jakichkolwiek igrzysk wszyscy, pamiętaj, o tym używają różnych sposobów, ale przy wyścigach wozowych to dopuszczają się podejść, o których trudno mieć pojęcie. Od konia, od woźnicy, od woźnicy do pana wszystko spiskuje. Dlatego uważaj na twoje konie, czcigodny szejku, i od dziś do dnia wyścigów nie daj nikomu obcemu nawet spojrzeć na nie. Jeśli chcesz być spokojnym, uczyń więcej, strzesz je zbrojną ręką i czujnym okiem, wtedy nie będę się obawiał końca. U drzwi namiotu zsiedli z koni. Rozkazy twoje będą spełnione. Przysięgam na wielkość Boga, że żadna obca ręka nie zbliży się do nich. Dziś postrawię straż. Ale synu Ariusza. Twilderym wyciągnął pismo, otworzył je zwolna, a gdy się zbliżyli do dywanu i usiedli, dodał. Synowariusza, spojrzyj tu i pomóż mi Twoją łaciną. Tu podał pismo Benhurowi. Oto czytaj. A czytaj głośno, tłumacząc na język swój ojczysty, bo znieść nie mogę łaciny. Benchur, zajęty tylko gonitwami, począł czytać obojętnie. Messala do gratusa. Zatrzymał się, przeczucie ścisnął sercem, a ilderim zauważył wzruszenie. Czekam! Benhur przeprosił i miał kartę, która była jednym z dwóch egzemplarzy listu pisanego do Gratusa przez Messale, wysłanego po uczcie w pałacu. Początek listu dowodził tylko, że piszący nie pozbył się był zwyczaju szyderstwa i naśmiewania, ale gdy doszedł do części przypominającej Gratusowi przeszłość, zadrżał i po dwakroć stanął, aby zapanować nad sobą. Skoro czytał. Przypominam dalej, że rozporządziłeś rodziną chórów. Zatrzymał się i westchnął głęboko. W sposób, jaki obydwaj razem uznaliśmy za najodpowiedniejszy naszym celom, może nie zawadzić i przypomnieć, że tym celom trzeba było tajemnicy, a tym samym wydania ich na nieuniknioną, ale naturalną śmierć. Tu Ben Hur przerwał czytanie. Pismo wypadło mu z ręki, a zakrywszy twarz zawołał. Nie żyją. Nie żyją. Zostałem więc sam. Szejk milczał, ale nie był obojętnym na cierpienie młodzieńca. Teraz zaś wstał i rzekł. Widzę, synu Ariusza, że winienem cię przeprosić. Czytaj sam, a gdy będziesz dość silnym, aby mnie powiadomić o treści tego listu, poślij po mnie. Na wezwanie wrócę. Wyszedł z namiotu i podobno nigdy jeszcze w życiu nie zdarzyło się Arabowi delikatniej postąpić. Benchur rzucił się na dywan i puścił wodę swej boleści. Przyszedł już do siebie, podjął list i czytał dalej. Pamiętasz zapewne coś uczynił z siostrą, niematką matką zbrodniarza, i spodziewam się, że zaspokoi moją ciekawość, gdy cię zapytam, czy żyją, czy umarły. Zdziwiony Benchur czytał jeszcze raz, nie wierząc oczom, a nareszcie zawołał. Nie wie, czy umarły. Błogosławione imię pana, jeszcze jest nadzieja. Umocniwszy się w swem przekonaniu, przeczytał list do końca. Żyją, rzekł po namyśle, bo on wiedziałby o ich śmierci. Powtórne, uważniejsze odczytanie dodało mu jeszcze nadziei. Posłał więc poszejka. Przybywając do Twego gościnnego namiotu, Szejku, mówił spokojnie, gdy Arab usiadł, a byli sami, nie miałem zamiaru mówić więcej o sobie, jak było potrzeba do upewnienia Cię, że mi możesz śmiało powierzyć swoje konie. Nie chciałem Ci więcej opowiadać dziejów mego życia. Gdy jednak okoliczności, które dałem mi w ręce to pismo są tak ważne i dziwne, czuję, że mam obowiązek zaufać Ci zupełnie. Do tego działania popycha mnie zresztą pewność, że obu nam grozi jeden i ten sam nieprzyjaciel i że wspólnie i zgodnie przeciw niemu działać musimy. Teraz odczytam pismo, a ja ci treść jego wytłumaczę. Jeśli zaś myślałeś, żem słaby i dziecinny, ufam, iż cofniesz to mniemanie. Szeik słuchał uważnie do miejsca, w którym była o nim wzmianka. Widziałem wczoraj żyda w gaju Dafny. Brzmiał ten ustęp. Jeśli go tam obecnie nie ma, to musi być gdzieś w sąsiedztwie, co ułatwia mi dozór nad nim. Że go pilnuję, to pewna, i gdybyś mnie zapytał, gdzie nieprzyjaciel teraz się znajduje, to mógłbym odpowiedzieć wszelką pewnością, że go można znaleźć w starym gaju palmowym. A, a! krzyknął Ilderim tonem raczej zdziwionym niż zagniewanym. Równocześnie targał brodę. W starym gaju palmowym, powtórzył Benhur pod namiotem zdrajcy Szejka Ilderima. — Ja? Zdrajcą? — krzyknął gniewnie starzec. Broda mu drżała, usta drgały, a żyły na czole i szyi nabrzmiały i groziły pęknięciem. — Jeszcze chwilę, Szejku — rzekł Ben Hur z błagalnym gestem. — Takim jest zdaniem sali o tobie, to jeszcze nic, ale posłuchaj groźby. Mam nadzieję, że ten stary Arab niedługo już będzie uchodzić naszej silnej ręce i nie zdziw się, jeśli pierwszym wymiarem sprawiedliwości zarządów Maksencjusza będzie wsadzenie Araba na okręt i wysłanie go do Rzymu. Do Rzymu? Mnie? Ilderima? Szejka dziesięciu tysięcy zbrojnych jeźdźców? Mnie do Rzymu? wołał Ilderim, zerwawszy się na równe nogi. Wyciągnął ręce z palcami skurczonymi jak szpony, z oczyma świecącymi jak oczy węża. — Na Boga! Nie! Na wszystkie bogi prócz rzymskich! Gdzie i kiedy skończy się to zuchwalstwo? Wolnym jestem i mój naród wolny jest. Mamyż szaleni w wolności umierać niewolnikami? Lub, co gorzej, mamyż ginąć jak psy tarzające się u stóp pana? Mam lizać rękę, która mnie chłoszcze? A to, co moją jest własnością, ma przestać być mojem? Czyż nie jestem sam sobie panem i mamże życie zawdzięczać Rzymianinowi? Gdyby mi młodość wróciła, gdybym mógł zrzucić z siebie jako ciężar niepotrzebny choć dwadzieścia lat. A gdyby tylko dziesięć, gdyby choć pięć! Mówiąc to, zgrzytał zębami, załamywał ręce nad głową. A nareszcie, jakby pod wrażeniem nowej jakiejś myśli, przeszedł szybko namiot, zawrócił na powrót i chwyciwszy Benchura za ramię, mówił: Gdybym był jak ty, synu Ariusza, młodym, silnym, doświadczonym w wojennym rzemiośle, gdybym miał taki jak ty powód do zemsty, powód, co może uświęcić nienawiść i zemstę, gdybym, precz z synu hura! Gdybym, mówię, synu hura! Na to imię krew zawrzała w młodzieńcu. Zdziwił się i zmieszany patrzył obłąkanym wzrokiem na starca, a ten znów w nim miał utkwione oczy. Synu hura, mówię! Gdybym był na twoim miejscu, a miał połowę twej krzywdy do dźwigania, nie spocząłbym. Tu słowa starca płynęły niby lawa wulkanu. Do moich własnych krzywd dodałbym krzywdy i ucisk całego świata i poświęciłbym się zemście. Od kraju do kraju szedłbym z pochodnią buntu i zapałał ludzkość do mojej zemsty. Gdziekolwiek by o wolności walczono, tam byłbym. Nie byłoby bitwy przeciw Rzymowi, w której bym nie walczył. Stałbym się partem, gdybym nie mógł inaczej. Nie starczyłoby mi ludzi, to klnę się na wielkość Boga, zawarłbym sojusz z wilkami. Szukałbym przyjaźni z lwami, tygrysami, w nadziei, że je przeciw wspólnemu wywiodę wrogowi. Nie wybierałbym broni, a myśl, że Rzymian pokonam, napełniałaby radością me serce. Rzeź byłaby mi umiłowaną kochanką. Nie oszczędzałbym zaprawdę nikogo, ale nie błagałbym również o łaskę. Niech w ogniu ginie wszystko, co rzymską własnością. Niech miecz gładzi wszystko, co w Rzymie jest zrodzone. Gdybym był tobą. Modliłbym się nocą do bogów dobrych czy złych zarówno, aby mi użyczyli swych straszliwych potęg, burz, upału, zimna i wszelkich bezimiennych trucizn, co trują powietrze wszelkich tych sposobów, od których giną ludzie na lądzie i morzu. No, nie mógłbym spać! ben -Hur zrozumiał z całego potoku słów starca tylko tyle, że miotał nim gniew i pragnął zemsty. Po raz pierwszy od lat tylu nazwano nieszczęśliwego młodzieńca po imieniu. Ach, nareszcie znalazł się ktoś, kto go znał i wołał tym nazwiskiem, nie żądając dowodu. I to kto? Arab niedawno przybyły z pustyni. Skądże to wiedział? Czy z listu? Nie. List mówił tylko o nieszczęściach rodziny i jego samego. Ale nie było wspomnienia, że to on był ofiarą, której ucieczka tak przestraszyła prześladowców. Właśnie miał Szejkowi wytłumaczyć związek tych rzeczy, ale oto widzi, że to zbyteczne i nowa nadzieja zakwitła w jego sercu, dając mu potrzebny spokój. Czcigodny Szejku, powiedz mi najprzód, jakim sposobem otrzymałeś to pismo? Ludzie moi, co pilnują dróg między miastami, rzekł, odebrali je posłańcowi. Czy to ogólnie wiadomo, że są twymi ludźmi? Nie, dla świata są to rabusie, których mam chwytać i karać. Szejku, nazwałeś mnie synem Hura, imieniem mego ojca, a ja sądziłem, że mnie nikt nie zna na świecie. Powiedz, skąd to wiesz? Ilderim zawahał się chwilę, potem rzekł. Wiem, że tak jest, ale więcej nie mogę powiedzieć. Czy ci to nie wolno? Arab nic nie odpowiedziawszy, odszedł, ale widząc wyraźną boleść Benhura, wrócił i rzekł. Nie mówmy więcej o tem, Udaje się do miasta, a po powrocie może powiemy. Daj mi list. Milderyme włożył ostrożnie pismo w osłonę i rzekł z zapałem. Cóż mówisz? pytał, czekając na konia, którego kazał sobie przyprowadzić. Rzekłem ci, co bym uczynił, gdybym był tobą, a ty nie odpowiedziałeś, co czynić zamierzasz. Chciałem odpowiedzieć i odpowiem, rzekł Benchur zmienionym od wzruszenia głosem. Wszystko, co rzekłeś, uczyniłbym. Wszystko, co leży w zakresie ludzkiej mocy. Od dawna poświęciłem się zemście. Nie było w tych pięciu latach jednej godziny, jednej chwili, w której bym nie myślał o niej. Nie miałem ani odpoczynku, ani młodzieńczych uciech i radości. Rozkosze Rzymu nie nęciły mnie. A jeśli bym w tym ogrodzie przebywał? To na to, aby się zemsty nauczyć. Szukałem najznakomitszych mistrzów i nauczycieli, niestety. Nie krasomostwa, lub filozofii, bo na to nie miał czasu. Marzyłem inaczej. Uczyłem się robienia bronią, a szukałem gladiatorów popisujących się w cyrku. Oni byli mi nauczycielami. Na polach walki wodzów miałem za mistrzów. Przynosiłem im chlubę i dumni byli ze mnie. Tak więc, Szejku, jestem żołnierzem. Ale do rzeczy, o których marzę, muszę być wodzem i z tą myślą chcę iść przeciw Partom. A potem, jeśli Pan doda siły, jeśli wrócę, tu podniósł ręce w górę i mówił gorąco. Wtedy będę śmiercią dla tysięcy Rzymian. Oto Szejku, moja odpowiedź. Ilderim objął go za szyję, a całując mówił namiętnie. Gdyby Bóg twój, synu Hura, nie miał wysłuchać naszych modłów, to snadź nie byłby Bogiem żywym. Teraz zaś przyjm moją przysięgę, a za nią majątek, ludzi, konie i wielbłądy, co więcej, pustynie, gdzie tak snadno ukryć przygotowania. Słyszysz? Przysięgam! Na teraz dość słów odjeżdżam, lecz ujrzysz mnie lub usłyszysz przed nocą, wyrzekł te słowa, zwrócił nagle konia i wnet znikł na zakręcie drogi wiodącej do miasta. List przejęty objaśnił Benhurowi wiele rzeczy nader ważnych. Jasno dowodził, że piszący brał czynny udział w usunięciu rodziny churów w zbrodniczym zamiarze, że pochwalił i przyjął plan wiodący do tak wytkniętego celu że wziął część dóbr uległych konfiskacie i takowych używał, że się przeraził niespodziewanie zjawieniem tego, który w jego mniemaniu był głównym zbrodniarzem, że się na koniec lękał o swe stanowisko i gotów był uczynić wszystko, co by mu wspólnik z Cezarei doradził. List ten wpadł w ręce chóra, o którym przeważnie była mowa, zapowiadał nowe niebezpieczeństwa, ale był zarazem dowodem winy prześladowców. Nie dziw więc, że zaledwie Ilderim opuścił namiot, począł Benchur namyślać się nad dalszym działaniem, czując, że sprawa nie cierpi zwłoki. Nieprzyjaciele jego byli potężni i zręczni, jak rzadko kto na wschodzie. Bali się go wprawdzie, ale i on miał powody do obawy, chciał rozważyć wszelkie dane, jednak uczucia tak potężnie wzruszone niełatwo uspokoić. Niemałą radością drżało jego serce na myśl, że matka i siostra są jeszcze między żyjącymi. Zapomniał, że myśl ta była tylko przypuszczeniem i sądził, że skoro żyje ktoś, kto wie, gdzie się znajdują, to i koniec nieszczęść już blisko. Było czym się wzruszyć zaiste. Przeczucie, że Bóg ujmie się za nim i wiara w czystość swej sprawy uspokajały go, dodawały siły i roztropności. Gdy z kolei rozważał słowa Ilderima, zdziwił się, skąd arab mógł tyle wiedzieć o nim, gdy jasną mu było rzeczą, że ani malluch, mniej Simonides nie mogli mówić wbrew swemu interesowi. Czyżby Messala odkrył Ilderimowi tajemnicę? Nie, zgoła nie. Wszak podobna wartość mogła być dla niego wielce niebezpieczną. Wszystkie przypuszczenia nie wiodły do celu. Pozostawała zawsze Benchurowi pociecha, że ktokolwiek to był, musiał być życzliwym i chyba pozna go niebawem. Trochę cierpliwości, a wszystko pójdzie pomyślnie. Kto wie, może wyjazd szejka tyczy się właśnie tej osoby, list zaś gotów przyspieszyć rozwiązanie. A jednak przykro czekać, gdy się nie wie, w jakim stanie, wśród jakich okoliczności matka i siostra czekają uwolnienia. Gdyby mógł wiedzieć, czy mają nadzieję, że się spełni, czego oczekują. Szczęściem, że żadna wina nie ciążyła na jego sumieniu. Pragnąc uciec od dręczących myśli, poszedł do gaju. Tutaj rozmawiał ze zbierającymi daktyle robotnikami, którzy go owocem uprzejmie częstowali. Tam znów przypatrywał się gnieżdżącym się wśród szerokich liści ptaszkom, lub przysłuchiwał się miłemu brzęczeniu pszczółek, zbierających skwapliwie słodki z kwiatków miód. U jeziora zatrzymał się dłuższą chwilę, a patrząc na toni przejrzystą, tak podobną do rozkosznego marzenia, przypomniał sobie piękną Egipcjankę, sędziwego jej ojca, którego opowiadanie jeszcze nie zdołał pojąć. Myśl jego zwróciła się do owego króla żydowskiego, którego ten szanowny człowiek tak pewnie obiecywał i którego niecierpliwie oczekiwał. Tu umysł jego zatrzymał się, bo znalazł tajemnicę, której zgłębienie tak go zajęło, że zapomniał o osobliwych troskach i bólach. Nie ma skuteczniejszego lekarstwa na wszelkie ziemskie utrapienia. Jak wzniesienie się duchem w sfery zaziemskie, do rzeczy oderwanych. Wobec których znikają troski codziennego żywota. A takiego uniesienia nie znał jeszcze Benchur. Odepchnął więc naukę Baltazara o królestwie nowego króla. Jako saduceusz nie mógł zrozumieć królestwa duchowego, Wydawało mu się to twierdzenie nieuchwytnym marzeniem, wyrosłem w wyobraźni starca. Za to królestwo ludzkie było mu zupełnie zrozumiałem. Tem więcej, że kiedy już raz istniało, to i powrócić mogło. Duma jego chętnie wyobrażała sobie nowe królestwo potężniejsze, bogatsze, wspanialsze niż dawne. Czemużby jego król nie miał być mądrzejszym i sławniejszym od Salomona? Czemużby on nareszcie nie miał służyć u jego boku? Czemużby, co główna, nie mógł wówczas wykonać swej zemsty? W takich myślach zatopiony wrócił do domu. Spożywszy obiad, kazał wytoczyć wóz, aby go przy świetle słonecznym obejrzeć. Ściśle biorąc wyraz obejrzeć, nie odpowiada czynności, jaką rozpoczął. Było to raczej badanie, przy którym nic nie uszło jego uwagi. Z radością, którą później lepiej zrozumiemy, spostrzegł, że wóz był zbudowany raczej na grecki niż na rzymski sposób, co pod wielu względami było dla niego korzystniejszym. W ogóle był cięższym, co nie znaczyło wiele wobec siły Arabczyków. Za to był szerszym między kołami, niższym i trwalej zbudowanym. Gdy skończył oględziny, założył konie do rydwanu i udał się na miejsce ćwiczeń, gdzie godzinami całymi wprawiał je w ruch i chodzenie w jarzmie. Wróciwszy wieczorem, czuł się znacznie spokojniejszym, i postanowił nie czynić nic przeciw Messali, zanim by zwyciężył lub przegrał na wyścigach. Z jakąż radością myślał o spotkaniu się z przeciwnikiem w obliczu całego wschodu. Ani na chwilę nie przepuszczał, aby mogło być więcej dorównujących im współzawodników. Pewnym był zwycięstwa, polegając na swej zręczności i doskonalszych rumakach. Myśląc o tym, powtarzał w duszy: Nieprawdaż, biada mu. Słyszysz, Antares wszak zginie, przepadnie. Aldebaran, syn pustyni, stratuje jego rumaki. Rigel i Antares, królowie igrzysk. Co wy na to? Wszak prawda, niechaj drży z przerażenia. Tak, tak, dzielne rumaki. Przemawiając sam ze sobą, przechadzał się między końmi, pieścił je nie jak pan, ale jak starszy z rodzeństwa. O zmroku usiadł Benchur u drzwi namiotu, czekając na Ilderima, który jeszcze nie powrócił z miasta. Czekał cierpliwie i bez niepokoju, bo nie wątpił, że otrzyma jakąkolwiek wiadomość. Był, że to spokój wskutek zadowolenia z odbytych ćwiczeń, czy odświeżenia po kąpieli w zimnej wodzie lub smacznie zjedzonej wieczarzy, czy naturalne przeobrażenie następujące po chwilowym upadku ducha. To pewna, że czuł się pod opieką tej opatrzności, która go dotąd wspierała. Naraz usłyszał stąpanie kopyt końskich, i wnet maluch stanął przed nim. Synuariusza, rzekł serdecznie. Pozdrawiam cię imieniem szeika Lideryma i proszę, abyś natychmiast udał się do miasta, gdzie cię oczekuje. Nie pytając o nic, poszedł Benhur do Sani. Aldebaran wyciągnął ku niemu głowy, jakby ofiarując swoje usługi, ale młodzieniec pogłaskał go tylko i wziął innego, nienależącego do czwórki wyścigowej. Wkrótce obaj byli w drodze, jadąc prędko, lecz w milczeniu. W pobliżu mostu seleucyjskiego przebyli rzekę i wjechali do miasta od zachodu, nadkładając w ten sposób dużo drogi, ale Ben Hur czynił to z ostrożności, do której miał aż nadto wiele powodów. Wnet przybyli do wybrzeża, gdzie mieszkał Simonides, a gdy stanęli pod mostem, u drzwi wielkiego składu rzekł malluch do towarzysza. Jesteśmy u kresu, zsiądź. Benchur poznał miejsce i zapytał: Gdzież mam szukać szejka? Chodź za mną, a ujrzysz go. Sługa odebrał od jeźdźców konie, ben Hur zaś znalazł się u drzwi domu kupca. Zanim się zdołał zastanowić nad swym postępkiem, usłyszał już głos z wewnątrz. Wejdź w imię Boga. Rozdział dwudziesty czwarty. Malluch został u progu. Benchur wszedł sam do tej samej komnaty, w której pierwszy raz widział był kupca. Nic się tu nie zmieniło, tylko tuż przy krześle stał mosiężny polerowany słup w drewnianą podstawę wpuszczony, wyższy od najroślejszego mężczyzny, a dźwigający z pół tuzina, a może więcej srebrnych, palących się lamp. Przy tym oświetleniu wyraźnie odznaczały się półki zdobiące ściany, złocone gałki gzemsu i sklepienie mieniące się fioletową miką błyszczykiem. Benhur wstrzymał się niedaleko wejścia, czując na sobie wzrok Simonidesa i Estery. Mimo Mimowoli spojrzał na nich jakby szukając odpowiedzi na postawione w myśli pytanie: czego ci ludzie mogą chcieć ode mnie? Zanim na nie zdołał odpowiedzieć, a liści już drugie nasowało mu się na pamięć: Sąż to przyjaciele czy wrogowie? Tu oko jego spoczęło na esterze. Mężczyźni odpowiedzieli na jego spojrzenie wzrokiem pełnym dobroci. W jej twarzy było przecież coś więcej jak dobroć coś tak duchowego, że nie da się określić słowami. Spojrzenie to wzruszyło go do głębi. Synu, hura! Tu gość zwrócił się do mówiącego: Synu, hura! mówił Simonides, powtarzając to wyzwanie z wolna i z pewną deklamacją, jakby tym przemówieniem chciał dodać słowom uroczystego znaczenia. Oby pokój Boga Ojców naszych był z Tobą tu wstrzymał się, a potem dodał: Życzę Ci tego od siebie i moich. Mówiący siedział w krześle. A ciemne oczy jego patrzyły prosto pod białych brwi. Blask ich dodawał jeszcze powagi tej królewskiej głowie i bladej twarzy, co pozwalały odwiedzającym go zapominać o połamanych członkach i zniszczonym ciele tego człowieka. Nastąpiła chwila milczenia, potem kupiec złożył pokornie ręce na piersi. Ruch ten i pozdrowienie nie mogły być niezrozumianymi, więc Benhur wzruszony, przemówił temi słowy. Simonidesie, życzenie pokoju z wdzięcznością przyjmuję, oddając ci je wzajemnie jako syn Ojcu, nie mniej czuje, że nam się porozumieć trzeba. Słowami temi chciał delikatnie usunąć stosunek Pana do sługi, zawiązując inny wyższy i świętszy, Simonides opuścił zwolna ręce, a zwróciwszy się do córki, rzekł Podaj Panu krzesło córko moja. Spiesznie uczyniła zadość życzeniu ojca. Przyniosła krzesło i stanęła zmieszana, patrząc kolejno to na ojca, to na młodzieńca. Czekali z obawą, co nastąpi. Milczenie stawało się coraz przykrzejszem. Przerwał je ben -Hur, przysuwając krzesło do nóg kupca i mówiąc: Tu moje miejsce. usiadł. Oczy jego spotkały się z wzrokiem Estery na jedną krótką chwilę, ale ta chwila zrobiła ich lepszymi. On poznał, że mu jest wdzięczną. Ona była pewna, że jest wspaniałomyślny i pełen pobłażania. Simonides skinął na znak przyzwolenia i rzekł, oddychając swobodniej. – Estero, przynieś mi papiery. Dziewczyna zbliżyła się do jednej z framu w ścianie, otworzyła ją, wyjęła zwój papierów i podała je ojcu. – Dobrze rzekłeś, synu, hura! – zaczął Simonides, rozwijając papiery. Porozumieć nam się trzeba. Przeczuwając twe żądanie, a byłbym je sam postawił, gdybyś tego nie był uczynił, przedkładam ci dowody, które ci wszystko wytłumaczą, a mianowicie stan majątkowy i nasz wzajemny do siebie stosunek. Czy chcesz teraz czytać? Benchur wziął papiery, rzucił jednak okiem na Ilderima. Niech ci obecność wcześka nie wstrzymuje, rachunki potrzebowały świadka. Imię jego jest już na nich. Wie więc o wszystkim i jest twoim przyjacielem. Czem był dla mnie, będzie i dla ciebie. Mówiąc to, Simonides patrzył na araba i skinął mu uprzejmie głową, na co tenże odpowiedział również skinieniem głowy, a nareszcie rzekł. Jest jakoś powiedział. Wiem, jako doskonałą jest przyjaźń twoja, odparł Benchur i pragnę stać się jej godnym. Później przeczytam uważnie twoje rachunki. Simonidesie. Teraz daj mi ich główny zarys, jeśli cię to zbytecznie nie utrudzi. Simonides wziął znów papiery w rękę. Estero, stań przy mnie i odbieraj przeczytane kartki, inaczej mógłbym się pomieszać. Uczyniła zadość życzeniu ojca, a stojąc obok, położyła rękę na jego ramieniu, co czyniło wrażenie, jakoby oboje zdawali sprawę. Oto mówił Simonides. Pierwszy dokument wykazuje on, jakie pieniądze miałem od twego ojca, a oto drugi na sumy, które wydarłem rzymianom. Nic prócz pieniędzy nie dało się uratować, a i to tylko dzięki naszemu systemowi żydowskiemu rozmieszczania majątku na weksle. Sumy ocalone ściągnąłem z Rzymu, Aleksandrii, Damaszku, Kartaginy i innych miejsc leżących w obwodzie handlowym. Suma ta wynosi 120 talentów monetą żydowską. To rzekłszy, oddał kartkę Esterze, a wziął drugą mówiąc: Z tą sumą 120 talentów zacząłem interesa. Z niej wyrósł mój kredyt. Wyrażam się tak, aby ci następnie wykazać korzyści z pomocą tych pieniędzy otrzymane. Tu odczytał z kolejnych kartek rozmaite pozycje rachunków, które ogółem tak się przedstawiały: w okrętach 60 talentów, w towarach na lądzie 110, w transporcie 75, w wielbłądach i koniach 20, na składkach 10, w rachunkach bieżących 54. W gotówce 224 razem 553 talenty. Do tego to jest do 553 talentów dolicz kapitał, który mi Twój ojciec powierzył, a otrzymasz 673 talenty. Wszystko to Twoje. Jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie. Wziął papiery z rąk Estery, zostawiając sobie tylko jeden. Zwinął je razem i oddał Benchurowi z pewnym odczyniem dumy, nie obrażającej nikogo, bo pochodziła raczej z zadowolenia po spełnionym obowiązku lub odnosiła się tylko do osoby młodego pana bez względu na swoje zasługi. I nie ma takiej rzeczy pod słońcem, mówił dalej niskim głosem, której byś nie mógł osiągnąć ani dzieła, którego byś nie zdołał dopełnić. Była to chwila coraz to bardziej zajmująca dla obecnych. Simonides skrzyżował znów ręce na piersiach. Estera i Ilderim zdawali się w milczeniu rozważać, że w chwilach wielkiego powodzenia człowiek największą przechodzi próbę. Benchur wziął pergamin i walcząc ze wzruszeniem, rzekł wszystko to zda mi się światłem z nieba rozjaśniającym tę noc tak straszną i długą, że sądziłem, iż się nigdy nie skończy. Najpierw dziękuję Panu, który mnie nie opuścił. Potem Tobie, Simonidesie. Wierność Twoja zwyciężyła okrucieństwo ciemiężycieli i czyni zaszczyt ułomnej ludzkiej naturze. Rzekłeś, iż nie ma na ziemi dzieła, którego bym nie mógł dokonać. Spróbuję, żali, to potrafię. Mógł, żeby inny człowiek w tak szczęsnej jak obecna chwili przewyższyć mnie we wspaniałomyślności? Zaiste nie dopuszczę tego i ciebie. Szejku, wzywam na świadka wraz z tobą, Estero, która jesteś dobrym aniołem swego ojca. Słuchajcie. Tu wyciągnął rękę ze zwojem papirusowym ku Simonidesowi. Rzeczy, których spis zawierają te papiery, okręty, domy, towary, wielbłądy – Konie, pieniądze, od najdrobniejszych do największych, oddaję tobie, Simonidesie. Czyniąc je twoimi, przeznaczam je tobie i twoim na wieki. Estera uśmiechnęła się przez łzy. Ilderim szybko i gwałtownie gładził brodę. Oczy jego świeciły niby drogie kamienie, tylko Simonides był spokojnym. Przeznaczam je tobie i twoim na wieki! ciągnął Benhur dalej, pokonując lepiej wzruszenie. Ale pod jednym warunkiem. Obecni słuchali, wstrzymując oddech. Chcę, aby sto talentów, które były własnością mego ojca, wróciły do mnie. Twarz Ildyrima rozchmurzyła się na te słowa. Dalej żądam, abyś mi dopomógł w szukaniu matki i siostry, używając w tym celu wszystkich środków, jakie się okażą potrzebnymi. Simonides uległ w wzruszeniu, a wyciągnąwszy rękę, mówił: Coraz to lepiej poznajecie, synu Hura, i wdzięcznym jestem panu, że cię takim przywiódł. Jeśli wiernie służyłem twemu ojcu za życia, jeśli równie wiernym zostałem jego pamięci, to ci ciebie nie zawiodę, a jednak tego warunku przyjąć nie mogę. Tu wziął pozostałą kartkę i mówił dalej. To coś odczytał. Nie jest końcem rachunków, są jeszcze inne. Oto są. Czytaj je głośno. Benchur uczynił zadośću żądaniu. Spis niewolników Hura sporządzony przez zarządcę Simonidesa. Jeden. Armach, Egipcjanka w Pałacu Jerozolimskim, 2. Simonides, pełnomocnik w Antiochi, 3. Estera, tegoż córka. Nigdy nie powstała w umyśle Benhura myśl, że córka niewolnika jest niewolnicą podług prawa. A Estera w jego marzeniach była zawsze rywalką Egipcjanki, przedmiotem w danym razie godnym miłości. Na tę niespodzianą wiadomość spłonął rumieńcem i spojrzał na nią nieśmiało. Widząc, że jej twarz oblano szkarłatem, spuścił oczy, a mnąc kartkę papirusu mówił żywo. Zaprawdę bogatym jest człowiek posiadający sześćset talentów i może zaiste czynić, co chce. Cenniejszym jednak od pieniędzy jest umysł, który je zebrał i serce, którego bogactwo nie zepsuło. Nie lękajcie się, zatny Simonidesie i ty, piękna Estero. Szejk Ilderim poświadczy, że w chwili, której was jako niewolników poznałem, otrzymaliście wolność. Pospieszę to i pisemnie oświadczyć. Za dość uczyniłem, albo mogę co więcej? Zaiste, niewolę zdołałbyś słodką uczynić, o synu Hura. Jednak pomyliłem się, mówiąc, i żeś mocen wszystko uczynić, bo to pewna, że nie masz prawa zrobić nas wolnymi. Jam niewolnikiem powsze czasy, ojciec twój przybił ucho moje do drzwi, jak to widzisz. Zaliż ojciec mój, mógł to uczynić? Nie poważaj się sądzić go, przerwał Simonides. Uczynił to na prośbę moją, bo tak żądała moja Rachela, matka tego dziecka. I nie chciała być moją żoną, dopóki bym nie był jej równym. Byłaż niewolnicą powsze czasy? Tak. Benhur mierzył szerokimi krokami pokój wszesz i wzdłuż wyraźnie cierpiał nad swą niemocą. Byłem wpierw już bogatym, rzekł stając nagle. Byłem bogaty darem dobrotliwego Ariusza. Teraz przybywa mi nowa fortuna wraz z tym, który ją zebrać potrafił. Czyżby opatrzność działała w tym bez celu? Porać mi, Simonidesie, wskaż. Pomóż ujrzeć sprawiedliwość i uczynić jej zadość. Dopomóż, abym był godnym imienia mego. Stań się tem w rzeczywistości, czem jesteś podług prawa, a wdzięcznym ci będę powsze czasy. Twarz Simonidesa zdawała się jaśnieć od wewnętrznego zadowolenia. Synu pana mego! Uczynię więcej, służyć ci będę całą potęgą mego umysłu i serca. Ciała nie mam już, poświęciłem je Tobie, ale umysł i serce Twoimi są. Przysięgam Ci na ołtarze Boga naszego i na te ofiary, co na nich płoną, uczyń mnie jednak prawnie tem, czym jestem. Cóż mam czynić? rzekł gorąco ben -Hur. Skoro mnie uczynisz zarządcą, pełnomocnikiem twego majątku, Wtedy działać pocznę. Od tej godziny jesteś nim, i uważaj się za takiego. Czy mam to uczynić pisemnie? Dość twego słowa. Tyle dawał twój ojciec, nie chcę więcej od syna. Teraz zaś, kiedyśmy się porozumieli. Tak, ja mu gotów, rzekł Benhur. A ty, córko racheli, nie masz że nic do powiedzenia? Rzekł Simonides zdejmując rękę jej z swego ramienia. Estera, zostawiona sama sobie, stała chwilę zapłoniona i milcząca. Potem zbliżyła się do Benchura i dziwnie łagodnie rzekła: Nie jestem zacniejszą od mej matki. Gdy jej zabrakło, pozwólę pani, abym pielęgnować mogła ojca mego. Benhur wziął zwolna jej rękę. Położył ją na krawędzie krzesła Simonidesowego, mówiąc – Dobre z ciebie dziecko, niechaj się stanie jako chcesz. Kupiec podniósł jej rękę na swe i cisza zalegała komnatę. Mimo zaszłych zmian Simonides spojrzał wzrokiem pana wokół siebie, a potem rzekł spokojnie. – Estero, późno już. Wiele jeszcze mamy do mówienia. Każ przynieść napoje, by nam siły nie zabrakło do pracy, która nas czeka. Dziewczyna zadzwoniła na służbę i wnet wniesiono wino i chleb, które sama obniosła, częstując gości. Jakkolwiek porozumieliśmy się, rzekł Simonides, nie sądzę, aby już wszystko między nami było załatwione. Życie nasze ma odtąd płynąć jako dwie rzeki, które połączyły wody swoje w jedno. Jeśli bieg ich ma być swobodny, trzeba nam z nieba wszelkie usunąć chmury. Kiedy odszedłeś od drzwi moich z uczuciem niezadowolenia i przekonania, że nie chcę uznać tych praw, które ci właśnie przyznałem w najszerszym znaczeniu. Że tak uczyniłem to prawda, bo poznałem cię. Estera i Malluch zaświadczą chętnie, że nie spuściłem cię do z oka. — Malluch! — zawołał Ben zdziwiony. — Kto tak jak ja przykuty do krzesła, ten musi mieć daleko sięgające ręce i dużo tych rąk jeśli chce coś znaczyć na świecie, z którego tak okrutnie został usuniętym. Mam więc wielu ludzi. Malluch zaś najlepszy z wielu. Czasem znów, tu rzucił okiem na szejka, pożyczam dobrego serca u drugich. Na przykład u Ilderima Dobrotliwego, męża pełnego zacności i odwagi. Pozwól, niech i on ci powie, czy kiedy zapomniał o tobie ben -Hur spojrzał na araba, a ilderim skinął głową i zmrużył oczy na znak potwierdzenia. Trudno panie, mówił dalej Simonides, poznać człowieka bez próby. Gdym cię ujrzał, widziałem obraz twego ojca. Mógłżem jednak wiedzieć, jakim jesteś człowiekiem? Wszak zdarzają się ludzie, dla których majątek bywa przekleństwem. Więc wysłałem malucha, bym nie zastąpił i był w tej służbie moimi oczami i moimi uszami. Uczynił zadość mej woli, same dobre przynosił mi wieści. Nie bierz mu tego za złe, proszę. Uczynił dobrze i nie mam do niego żalu, odparł Ben Hur. Ani do was, bo mądrość kierowała waszymi oczynami. Słowa te miłe są sercu memu, rzekł kupiec z uczuciem. Bardzo miłe. Nie boję się nieporozumienia i niechaj rzeki płyną już sobie, jak im Bóg każe. Po przerwie mówił dalej. Tkacz siedzi u krosień i puszcza czułenko, sukna przybywa, rosną desenie i figury, a on marzy i myśli. Tak rosła w mych rękach fortuna, i dziwiłem się jej wzrostowi, pytając samego siebie jakim sposobem. Widziałem, że starania innych, równie pilne jak moje, nie osiągają przecież celu. Piaski pustyni zasypywały nieraz całe majątności kupców, mnie przeciwnie. Burze pędziły okręty, innym druzgotały się. Co więcej, jak tak zależny od innych, przykuty do krzesła, prawie martwa bryła nie poniosłem nigdy straty z winy wykonawców mych rozkazów. Nigdy nie byłem oszukany. Tak służyły mi żywioły, a ludzie byli mi wiernymi. Zaiste, Rzecz to godna zastanowienia, mówił Benhur. Tak jest, jako rzekłem, i w końcu przyszedłem do tego przekonania, że Bóg jest w tem, a dziś pytam wraz z Tobą, jaki jest Jego cel, jaka Jego wola. Nic się nie dzieje bez zamiaru. Nie wątpiłem też nigdy, że przyjdzie dzień, którym On uzna za stosowny, w którym wskaże mi cel i ujrzę go również wyraźnie jakbym ujrzał biały dom widniejący na wzgórzu. Dziś wierzę, iż to się już stało. Wiele lat temu z moją rodziną, matka twoja, Astero, piękna jako poranek nad starym Oliwetem, była ze mną. Siedzieliśmy przy drodze północnej wiodącej do Jerozolimy, w pobliżu grobów królewskich. Na drodze ujrzeliśmy trzech jeźdźców na dużych białych wielbłądach, tak pięknych, że nigdy im równych nie widziano w świętym mieście. Byli to ludzie obcy z dalekich przybywających stron. Pierwszy wstrzymał wielbłąda i zapytał mnie, gdzie jest ten, który się narodził król Żydowski? Do pytania, jak gdyby dla większego zdziwienia mego dodał, widzieliśmy jego gwiazdę na Wschodzie i przybywamy oddać Mu cześć. Nie zrozumiałem, co chciał powiedzieć, ale szedłem z nim aż do bramy damasteńskiej. W ciągu całej tej drogi zadawali przechodnią samo pytanie, a nawet strażnikowi u bramy. Wszyscy równie się dziwili, jak ja, a powszechnie mówiono, że słowa te tyczą się przepowiedni Mesjasza. Szczegółów już wiele zapomniałem, a rzeczy chyba się nie zmieniły. My, ludzie, a nawet najuczęsi między nami jesteśmy jako dzieci. Jego drogi odmienne są od naszych, a kroki jego na ziemi często wieki całe oddzielają. Czy widziałeś Baltazara? Tak, i słyszałem jego opowiadanie, odparł ben -Hur. Cud, prawdziwy cud! wołał Simonides. Gdybym słyszał to opowiadanie, zdało mi się, iż ono jest odpowiedzią, i ujrzałem jasno cel opatrzności. Skoro przybędzie królu bogi, pozbawiony przyjaciół, bez orszaków, wojska, miast i zamków, żalisz, nie będzie za późno? Zanim więc przyjdzie, zanim Rzym może runąć, trzeba założyć królestwo. A ty, panie, ty silny, w broni wyćwiczony, bogaty, czy widzisz powód, dla którego Bóg cię zesłał? Żalisz, jego cel nie może być twoim. Powiedz, panie... Czy może człowiek urodzić się dla większej chwały? Ostatnie pytanie stawił Simonides z całą siłą wewnętrznego przekonania. Tak ci się wydaje, bo nie pomnisz, rzekł Benchur, że królestwo, które głosi Baltazar, ma być królestwem duchowym. Simonides był Żydem, dumnym ze swojej narodowości, to też odparł z ironią w głosie. Baltazar był świadkiem cudownych rzeczy, cudów. Gdy o nich mówi, kornie przed nim schylam głowę, bo je widział i słyszał. Jest jednakże synem Mizraima, nawet nie prozelitą. Trudno więc przypuścić, aby miał szczególną wiedzę, zwłaszcza w tłumaczeniu postanowień Bożych, tyczących się narodu izraelskiego. Prorocy mieli światło wprost z nieba, porównie jak i on. Proroków jest wielu, on jeden, a Jehowa zawsze ten sam. Mógł, żebym nie wierzyć prorokom? Estero, przynieś mi Tora. Nie czekając, aż córka przyniesie księgę, mówił dalej. Zresztą, czy nie mamy świadectwa całego narodu? Przejdź od Tyru, co leży nad morzem ku północy, do stolicy Edomu, co jest na południu pustyni. A nie znajdziesz wyznawcy Szemy, ani takiego, co by składał jałmużnę w świątyni, ani takiego, kto by kiedykolwiek jadł baranka wielkanocnego, żeby ci nie powiedział, że oczekuje królestwa i króla. Dzień przybycia jego będzie dniem szczęścia, a królestwo jako królestwo ojca naszego Dawida. Spytasz skąd mam tę wiarę, wskażę ci i to. Właśnie wróciła Estera niosąc kilka pergaminowych zwojów, starannie owiniętych ciemnobrązową materią, złotymi znakami, pokrytą. Trzymaj, córko, zwoje, podaż mi je, gdy zażądam, rzekł ojciec łagodnym głosem, jakim zwykle do córki się odzywał. Potem mówił dalej. Trwałoby to długo, a może za długo, gdybym chciał wymieniać imię na świętych, którzy za wolą opatrzności zajęli miejsce proroków. Nie mieli ci następcy świętego ognia Eliasza lub Elizeusza. Przecież pisali i nauczali po powrocie z niewoli, a światła pożyczali od pochodni Malachiasza, tego ostatniego z rodu proroków. Hillel i Szomaj mają i teraz imię jego na ustach, nauczając młodzież. Zapytajmy ich o królestwo. Któż jest panem trzód w księdze Ezechiela? Któż, jeśli nie król, o którym mówimy? Tron gotów jest na Jego przyjęcie. Schodzi na ziemię, a inni królowie spadają z tronów swych prześladowcy Izraela, wyrzucani będą w jaskinie podziemne między słupy ogniste. Śpiewak Psalmów mówi: Wejrzyj, Panie, na lud swój, oddaj Izraelowi króla Jego, daj go w czasie, jaki uznasz. O Boże, daj go, aby rządził Izraelem dziećmi twemi, i zmusi narody ziemi pod jarzmo swoje i służyć mu będą. I będzie sprawiedliwym królem, od Boga naznaczonym, będzie rządził Ziemią słowem jego na wieki. Posłuchaj jezdry, tego drugiego mojżesza, gdy opowiada swe nocne widzenia i spytaj, kim jest ten lew, co ludzkim głosem przemawia do orła, który oznacza Rzymianina. Kochałeś kłamców? I zgwałciłeś miasta pracujących i obaliłeś ich mury, chociaż nie czynili nic złego. Dlatego znikniesz, aby Ziemia była odnowiona, podniosła się i uwierzyła w sprawiedliwość i litość tego, który ją uczynił. Odtąd oczy jego nie widziały, Orła. Zaprawdę, panie, dość byłoby tego świadectwa. Przecież, gdy droga do źródła otwarta, czemuż by do niej nie dotrzeć? Podaj wina, Estero, a potem Torę. Wszak wierzysz, panie, w proroki? Pytał pijąc. Wiem, że wierzysz, bo taką była wiara ojców twoich. Podaj mi, Estero, księgę widzeń Izjaszowych. Wziął zwój, który dla niego rozwinęła i czytał. Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światłość wielką. Mieszkającym w krainie cienia śmierci światłość im weszła. Albowiem maluczki narodził się nam syn, jest nam dany, i stało się panowanie na ramieniu Jego. Rozmnożone będzie państwo Jego, a pokojowi nie będzie końca. Na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego siedzieć będzie, aby je utwierdził i umocnił w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki. Zaista miłość Pana zastępów uczyni to. Żali, wierzysz prorokom, panie? Teraz, zestero, podaj mi słowa pana do Michała. Dziewczyna podała zwój, którego żądał: A ty czytał a ty Betlejem Efrata malutkieś jest między tysiącami Jodzkimi. Z ciebie mi wynidzie, który będzie panującym w Izraelu a wyjścia jego od początku ode dni wieczności. Zaiste. On to był dziecięciem, które widział Baltazar, on, któremu oddał cześć w jaskini. Wierzysz, że, panie prorokom, podaj mi słowa Jeremiasza. Wziąwszy zwój podany, czytał jako pierwej. Oto dni przychodzą, mówi pan. Ma wzbudzę słowo dobre, które mówił do domu Izraela i do domu Juda. W onym dniu i w onym czasie uczynię, że spłodzi Dawid płód sprawiedliwości – a będzie czynił sąd i sprawiedliwość na ziemi. W one dni będzie zbawion Juda i Jeruzalem, mieszkać będzie bezpiecznie. A to jest imię, którym go nazwą. Pan Sprawiedliwy nasz, bo o to mówi Pan, nie zginie z Dawida mąż, który by siedział na stolicy domu Izraelowego. Żali niewyraźnie jest tu mowa o królu i czy możesz, Panie, nie wierzyć w proroki? Teraz turko podaj mi przepowiednie tego syna Judy, na którym nie ma żadnej plamy. Podała mu księgę Daniela. Słuchaj, Panie, rzekł. Patrzyłem tedy w widzeniu nocnym, a oto z obłoki niebieskimi, jako syn człowieczy przychodził, i aż do starowiecznego przyszedł. I stawili go przed oblicze Jego i dali mu władzę i cześć i królestwo. I wszyscy narodowe pokolenia i języki służyć mu będą. Władza jego, władza wieczna, która nie będzie objęta, a królestwo jego, które się nie skazi. Czyżbyś nie wierzył prorokom, panie mój? Zaiste, dosyć już wierzę wołał Ben-Hur. Tak, ale to nie dosyć mówił Simonides. Jeśli król przyjedzie Bogi, czy mu udzielisz panie ze swej wspaniałości? Zaiste, tak. I to do ostatniego cykla i do ostatniego tchnienia mojej piersi. Czemuż by miał jednak przyjść bogim? Podaj, Estero, słowa Pana, jako je słyszał Zachariasz, rzekł Simonides. Estera zaś podała zwój. Posłuchaj, Panie, jako król przybędzie do Jerozolimy. Raduj się wielce, córko Syjonu. Wykrzykuj, córko Jeruzalem. Oto król twój przyjdzie. Tobie sprawiedliwy i zbawiciel. On ubogi, a wsiadający na oślicę i na źrebie syna oślicy. Benhur patrzył patrzał w dal. Co widzisz, panie? Rzym, odparł punoro. Rzym i jego legiony. Walczyłem z nimi i znam ich potęgę. Ach! Rzekł Simonides. Ty będziesz wodzem legionów króla i wśród milionów wybierać będziesz. Wśród milionów? Zawołał Benchur ze zdziwieniem. Simonides milczał chwilę, a potem rzekł: Nie dręcz się, panie potęgą Rzymu. Tu Benchur spojrzał na kupca pytająco: Pokazałem ci króla ubogo przybywającego do stolicy i widziałeś go po prawej, a Rzym po lewej i rzekłeś, Żalisz może on zdzierżyć. Zaprawdę, odgadłeś takie mi były moje myśli. O mój panie, ciągnął Simonides, nie masz pojęcia, jako potężny jest Izrael. Ty sobie go wyobrażasz niby starca płaczącego nad rzekami babilońskimi. Nie myśl tak, a udaj się do Jerozolimy koło Wielkiej nocy. Stań nad brzegiem Ksystu albo na ulicy Berber. I stamtąd. Przypatrz się narodowi. Obietnica Pana uczyniona Jakubowi, gdy opuszczał Padam Aram, stała się prawem. Naród nasz nie przestał się mnożyć, nawet w niewoli, czy to pod jarzmem Egipcjan, czy pod rzymskim, Jest zaprawdę wielkim narodem. Tak, wierzaj mi, Panie. Chcąc poznać siłę, na jaką może liczyć nowy król, nie trzeba rachować najbliższych. Dalej tych, co w najodleglejszych stronach wiarę w jednego Boga wyznawają. Zwyczajem jest mówić i myśleć o Jerozolimie jako o Izraelu, tymczasem jest ona jako złoty haft na koronacyjnym płaszczu Cezara, kamieniem świątyni, sercem w ciele. Ma Odwróć twoje oczy od legionów rzymskich, choć potęga ich tak wielka, a porachuj szeregi wiernych, co czekają na dawne hasło: Izraelu, spiesz do namiotów. Zlicz tych, co żyją w Persji, a są dziećmi tych, co woleli pozostać na obczyźnie i tych, co zamieszkują brzegi Afryki i Egiptu. Porachuj, Panie, Habreów, osiadłych dla zysku na zachodzie w Bodinum i Hiszpanii. Nie zapomnij syniu Izraela czystej krwi prozelitów w Grecji na wyspach rozsianych wśród wód oceanu, dalej w Poncie, w Antiochii, a i tych, co żyją w samych nieczystych murach Rzymu. Małoż to czcicieli liczy Pan wśród tych, co niedaleko nas na pustyni w namiotach mieszkają, lub tych, co wzdłuż Nilu osiedli. I nad Morzem Kaspijskim i w samym kraju Gog Magog żyją nasi bracia jako odłam tych, którzy rok rocznie uznając Boga składają dary w świątyni. I tych policzmy. Gdyśmy tak skończyli rachunek, spójrz, panie, na szereg mieczy oczekujących wodza, bo oto królestwo czeka na tego, który ma uczynić sąd i sprawiedliwość na całej ziemi. Więc tak w Rzymie, jako na Syjonie, a ostatnie słowo, to pewność, że co może Izrael, to może i król. Obraz nakreślony był z zapałem. Dla Ilderima był on niby pobudką wojenną. Wołał też z żalem powstając. Ach, gdybym był młodym! Ben natomiast siedział nieruchomy i niedziw. Mowa kupca była wezwaniem go do poświęcenia mienia i życia tajemniczej istocie, która była źródłem nadziei tak dla Simonidesa jak pobożnego Egipcenina. Myśl ta nie była nową, Owszem, nieraz, jak wiemy, odbiła się o jego uszy, czy to w rozmowie z Maluchem, w rozkosznym gaju Dafne, czy to wyraźniej, gdy Baltazar wykładał mu swoje pojęcie o królestwie, później jeszcze wśród cieni starego gaju, gdzie właściwie przyszedł do postanowienia dość przykrego i bolesnego. Dziś rzeczy miały się inaczej. Dziś widział, że pan jest w tym dziele, cała zaś sprawa świętą. Czuł, że się przed nim otwarła jakby brama dotąd zamknięta, go nagłym światłem, wzywającym go do służby, co była niby spełnieniem jego marzeń. Służba to w daleką wiodąca przyszłość, pełna nagród za spełnioną powinność, słodka i miła dla jego słusznej dumy. Brakło tylko jeszcze jednego skinienia. — Wszystko, co mówisz, Simonidesie uznaje — rzekł Ben Hur — Przypuszczam, że król przyjdzie i złoży królestwo podobne Salomonowemu. Przypuszczam także, że oddam siebie i wszystko, co posiadam jemu i jego sprawie. Co więcej, wierzę nawet, że cały bieg mego życia i szybki wzrost twego majątku były zrządzeniem Bożym w najwyższym celu. To jednak nie znaczy, abyśmy mieli działać na ślepo. Nasuwa się pytanie, czy mamy czekać na króla i jego wezwanie, czy już zacząć działać. Masz wieki i doświadczenie za sobą. Mów. Simonides nie ociągał się z odpowiedzią. List, który trzymam w ręku, rzekł, nie zostawia nam wyboru. Jeśli byśmy nie działali, ulegniemy Messali i Gratusowi. Wpływ nasz w Rzymie nie pokona ich, a tutaj zabraknie sił. Gdy cię raz schwycą, zginąłeś. A jakim jest ich miłosierdzie, wiem najlepiej. Na to wspomnienie zadrżał starzec. Mój panie, mówił dalej, zwalczając wzruszenie. Ty sam pobudzesz mnie do działania. Benhur zdawał się nie rozumieć tych słów. Simonides mówił dalej. Gdym był młody, jakiś świat cudowny widziałem przed sobą. Nie brakło ci mimo to siły do poświęcenia. Tak, dała mi tę siłę miłość. Simonides potrząsnął głową i rzekł: Myślisz o ambicji? Wszak ambicja nie przystoi synowi Izraela. Pozostaje więc zemsta. Zdało się, że iskra zapalna padła na serce. Ręce zadrżały i Benchur odparł szybko: Tak, masz słuszność. Zemsta jest prawem żyda. Wielbłąd, pies nawet pamięta krzywdę! dorzucił Ilderim. Simonides, nie zwlekając, pochwycił zerwaną nic swych myśli. Tak, zanim król przyjdzie, jest coś do zrobienia. Nie wątpimy, że Izrael będzie jego prawą ręką, ale niestety to ręka pokoju. Nie zna on przebiegłości, ni dzieła wojny. Wśród milionów nie ma jednej wyćwiczonej ręki. Nie ma wodza. Nie mogę tu liczyć herodowego żołdactwa, bo ono jest na to, aby nas uciskać. Położenie i stan kraju są takimi, jak je chce mieć Rzymianin? Rządy jego wydały spodziewane owoce ucisku. Czas przeobrażenia już nadszedł. Niech pasterz wdzieje zbroję, weźmie miecz i dzidę, a posący trzody niechaj się zmienią w lwy walczące. Ktoś stanąć musi przy królu i zająć miejsce po jego prawicy. Któż nim ma być, żali nie ten, kto pracę tę podejmie i jej podoła? Twarz Benkura rozjaśniła się na tę myśl i rzekł – to widzę jasno, że rzecz spełnić należy, ale jak? Simonides wypił wino, któremu Estera podała i odpowiedział – szech i ty, panie, będziecie wodzami, każdy w odrębnym zakresie. Ja pozostanę tu, jak zawsze bacząc, aby nie wyschło źródło pomyślności. Ty udasz się do Jerozolimy, stamtąd na puszczę, aby tam zebrać rozproszone, a zdolne do broni syny izraelowe. Podzielim ich w dziesiątki i setki, ustawiając wodów i ćwicząc na ustronnych miejscach w robieniu bronią. Na to wszystko ja dostarczę środków. Zaczniesz od Perei, pójdziesz stamtąd do Galilei, skąd tylko krok do Jerozolimy. W Perei masz pustynię poza sobą, a Ilderima w pobliżu. On będzie pilnował dróg, aby na nich nic nie zaszło, o czym byś nie miał wiadomości, a wielkie będą usługi, które ci odda. Zanim wszystko będzie w gotowości, nikt prócz nas nie będzie miał celu. Ja będę waszym sługą. Z Ilderimem już mówiłem, a ty, panie, powiedz, co o tym myślisz. Ben spojrzał na szejka. Jest tak, jak rzekł, odparł Arab. Jemu wystarcza moje słowo, tobie złożę przysięgę. Przysięgę, która zwiąże mnie i moje pokolenie wraz z całym mieniem, aby ci służyło w potrzebie. Wszyscy troje, Simonides, Ilderim i Estera, patrzyli wyczekująco na Benchura. Każdemu człowiekowi, rzekł smutnie, przeznaczony jest jakiś kielich szczęścia, prędzej lub później skosztuje z niego. Tylko nie ja. Tak się dzieje. Tak, Simonidesie i Szejku, pojmuję was. Jeśli uczynię po waszej woli i pójdę wskazaną drogą, żegnaj mi szczęście, żegnaj nadzieję, o którą się tak cieszyłem. Jeśli przejdę przez otwierającą się przede mną bramę, zamknie się za mną na zawsze, bo Rzym stoi przy niej na straży. Się ich prześladować i ścigać mnie będą. A groby w pobliżu miasta i jaskinie w górach staną mi się mieszkaniem, kędy jeść i spoczywać będę. Łukanie żałośnie przerwało mowę młodzieńcowi. Wszyscy zwrócili się w stronę Estery, a ta ukryła twarz na ramieniu ojca. Zapomniałem o tobie, Estero rzekł łagodnie Simonides z wzruszeniem. Łatwiej znieść ciężką dolę, mówił ben -Hur. Skoro się znajdzie litość nad sobą, pozwól mi mówić dalej. I znowu słuchali wszyscy. Sam rzekłeś, że nie mam wyboru i muszę objąć zadanie, któreście mi przeznaczyli. A jeśli tu śmierć mi zagraża, to czemuż nie mam zaraz się wziąć do dzieła? Czy mamy spisać tę ugodę? pytał Simonides przyzwyczajony do załatwienia handlowych spraw. Polegam na twem słowie, rzekł Benhur. I ja! dodał Ilderim. W tak prosty sposób zawarto związek, co miał zmienić życie Benchura. On też pierwszy się odezwał, mówiąc: A więc stało się. Oby Bóg Abrahama wspierał nas! zawołał Simonides. Jeszcze słowo, przyjaciele moi, rzekł Benchur. Pozwólcie mi rozporządzić sobą aż do wyścigów. Nie jest prawdopodobnym, aby Mesela zdołał mnie zgubić przed odpowiedzią prokuratora na list. Odpowiedź ta przed siedmiu dniami od wysłania pisma nadejść nie może. Tymczasem, rozkosz spotkania się z nim w cyrku kupiłbym za jakąkolwiek cenę. Ilderim chętnie zgodził się na to, już ze względu na swoje ukochane konie. Simonides znów patrzył na sprawę ze strony praktycznej i dlatego powiedział. To opóźnienie ma swoją dobrą stronę i pozwoli mi oddać ci przysługę. Zdaje mi się, że zapomniałeś o sukcesji Ariusza. Czy to są posiadłości ziemskie? Willa pod Misenum i domy w Rzymie. W takim razie radzę sprzedać własność, a pieniądze bezpiecznie przechować. Daj mi bliższe objaśnienie, a wnet przygotuję pełnomocnictwo i wyślę umocowanego do tej sprzedaży człowieka. Przynajmniej jeden raz więcej uda nam się uprzedzić cesarskich rabusiów. Objaśnienia będziesz mieć jutro. A zatem dzieło dnia dzisiejszego skończone, rzekł Simonides. Ilderim skłonił głowę, dodając... I dobrze spełnione. Estero, jeszcze chleba i wina. Szejk Ilderim uszczęśliwi nas, jeśli zechce, zostając do jutra. A ty, panie? Każ przyprowadzić konie. – rzekł Ben-Hur. – Wrócę do gaju. Gdy teraz pojadę, nieprzyjaciel nie spostrzeże mnie, a i twoje Arabczyki radę mi będą – dodał, zwracając się do Ilderima. Już dniało, gdy ben z maluchem stanął u drzwi namiotu. Rozdział dwudziesty Następnej nocy około godziny czwartej stał Ben z Esterą na tarasie głównego składu towarów. Poniżej na wybrzeżu panował wielki ruch. Pakowano skrzynie, paki i tłomoki. Ludzie biegali tu i tam, podobni przy światłach pochodni, do fantastycznych duchów opisywanych w czarodziejskich baśniach wschodu. Ładowano towary na galerę, która miała niedługo odpłynąć. Simonides nie opuścił dotąd kantoru, gdzie do ostatniej chwili wydawał rozkazy kapitanowi. Polecił mu sterować bez przerwy do rzymskiego portu Ostii, gdzie miał wysadzić na ląd jednego z podróżnych. Stamtąd już wolniej winien płynąć do Walencji na wybrzeżu hiszpańskim. Podróżny to właśnie ów pełnomocnik wysłany do uregulowania spuścizny po Ariuszu. Skoro odwiążą liny okrętu i ten, że wypłynie na pełne morze, Benhur będzie już nieodwołalnie związany z dziełem umówionym ostatniej nocy. Jeśli żałuje danego przyzwolenia, to zaiste mało ma przed sobą czasu do zerwania umowy, a jednak jest Panem i dość mu powiedzieć słowo. Takiemi mogły być jego myśli w tej chwili. Gdy stał ze złożonymi rękoma i patrzył na scenę u stóp jego się rozgrywającą, z wyrazem człowieka walczącego ze sobą, łatwo przypuścić, że młody, piękny, bogaty i zaledwo wyrwany z kół rzymskiego towarzystwa nie bez żalu rzucał świat, wabiący go więcej niż jakaś może urojona powinność lub chęć sławy połączonej z niebezpieczeństwem i wygnaniem. Może widzi oczyma duszy trudności prawie nie do zwalczenia, bezowocność walki z Cezarem. Z drugiej strony tajemnica osłaniająca przybycie króla i jego samego, a poza tym stracony spokój, sława, bogactwa, co go jako towary na targu. Nade wszystko zaś uczucie nowe, zbudzone widokiem domu i przyjaciół, z którymi jakże miłe mógł spędzić życie. Ci tylko, którzy sami długie dni wygnania znają, mogą ocenić siłę pokusy wabiącej młodzieńca. Dodajmy do tego potrzepty światowe, przewrotne, słodkie słówka, które mówią żyj, używaj, przedstawiając zarazem tylko słoneczne strony życia, w których pewne znaczenie miała i słodka towarzyszka Benchura. Byłaś jeszcze kiedy w Rzymie? Nie, odparła. A pragnęłabyś tam być? Zdaje mi się, że nie. Dlaczego? Lękam się, Rzymu, odparła z drżeniem w głosie. Spojrzał na nią, przy nim zdawała się małą jak dziecko. W zmroku nie widział jej twarzy. Kształty jej nawet niewyraźnie się rysowały. A przecież przypomniała mu Tirzę i nagła opanowała go tkliwość wraz z wspomnieniem tej, co tak samo stała u jego boku, na szczycie domu owego straszliwego dnia, w którym się stało nieszczęście. Biedna Tirza. Gdzie ona teraz być może? Estera skorzystała na tych wzbudzonych wspomnieniach. Nie była jego siostrą, ale niewolnicą, przecież nie zdołał jej zasługę uważać. Przeciwnie, zdawało się, że dlatego dla niej jest serdeczniejszym i względniejszym. Nie mogę sobie wyobrazić Rzymu jako miasta pałaców, świątyni, przepełnionego tłumem ludzi. Wydaje mi się raczej potworem, co posiadł nasz piękny kraj i grozi ludziom śmiercią i zagładą. Potwór to straszny i nic mu się oprzeć nie zdoła, bo żarłoczny jako zwierz i łaknie krwi. Dlaczego? Tu zatrzymała się i zmieszana popatrzyła w ziemię. Mów dalej, rzekł Ben-Hur tonem zachęcającym. Przysunęła się do niego, spojrzała w górę i rzekła. Czemu, panie, chcesz wejść w nieprzyjaźń z Rzymem? Czemu z nim raczej nie zawrzeć przymierza i być spokojnym? Wszak w życiu tyle spotkało cię złego, znosiłeś wiele i uszedłeś mnogich zasadzek. Cierpienia zatruje twoją młodość, czemuż resztę twych dni chcesz oddać na łup boleści? Dziewczęca postać zbliżyła się ku niemu. Oblicze coraz to bletrze nabierało błagalnego wyrazu. Nareszcie pochyliła się nad nim, a on zapytał łagodnie. — Cóż chcesz, abym uczynił, Estero? Wahała się chwilę, a potem zapytała. — Czy twa posiadłość pod Rzymem jest domem? — Tak. I pięknym? — I bardzo pięknym. Jest to pałac wśród ogrodów rozrzuconych drzew, krętych ścieżek. Wśród cienistych krzewów biją wodotryski i stoją milczące posągi. Wzgórki otaczające wieńczy winograd. Gdy wstąpisz na nie, ujrzysz Neapol, Wezuwiusz i błękitne morze, gdzie niegdzie ruchomymi i bielające żaglami. Cezar posiada letnią willę w pobliżu, ale w Rzymie mówią, że stara willa Ariuszów o wiele piękniejsza. I żyć tam można w spokoju? Nigdy dzień letni ani noc księżycowa nie były spokojniejszymi nad pobyt w tym miejscu. Chyba, że goście chwilami napełnią wile zgiełkiem. Teraz, kiedy dawnego właściciela zabrakło, a ja jestem tutaj, nic nie mąci ciszy i spokoju. Nic tam nie słychać prócz szeptu sług, szczebiotu ptaków lub szmeru wodotrysków. Wszystko tam głuche i jednostajne. Całą rozmaitość stanowi szelest spadających liści, pękających pączków lub więdnących kwiatów i słońce to zachodzące, to wysuwające się z zachmurek, co krążą po błękicie niebios. Życie tam dla mnie, Estero, było za spokojne. Nieraz wyrzucałem sobie próżniactwo, myśląc, że tyle spraw czeka na mnie. Ja zaś otaczam się jedwabnymi więzami i może wkrótce zakończę życie, nie zdziaławszy nic. Oczy jej spoczęły na rzece. Czemu się pytałaś? Zapytał. Mój łaskawy panie. Nie mów tak, Estero, nie mów tak. Zwij mnie przyjacielem, bratem, jeśli chcesz, ale nie nazywaj mnie panem, bo nim ani jestem, ani być chcę. Zwij mnie bratem. W cieniu nocy nie mógł ujrzeć jej zarumienienia, ani blasku oczów, co w dal na rzekę patrzały. Nie mogę pojąć, rzekła, jak można wybierać życie. Walki z przemocą i przelewu krwi, dokończył zdania za nią. Tak, potwierdziła i dodała, zamiast spokojnego życia w pięknej willi. Jesteś w błędzie, staro, jeśli sądzisz, że czynię to z upodobania. Wierzaj mi, że nie mam wyboru. Zostanę tu, czeka mnie śmierć niechybna. Pójdę tam, może mnie spotkać koniec ten sam. Cóż łatwiej, jak podać zatruty kielich, namówić śmiałka, co pchniesz tyletem, albo świadka, co fałszywie przysięgnie? Messale i Gratus wzbogacili się mieniem mego ojca, a dziś utrzymanie w rękach grabieży jest dla nich ważniejszym niż było w chwili zaboru. Nie można przypuszczać, aby ta sprawa dała się godnie załatwić, bo pierw musieliby się przyznać do swej zbrodni. Zresztą, zresztą, Estero, gdyby mi przyszło od nich kupić ta zgoda, nie wiem, czy bym chciał. Nie wierzę, abym kiedy znalazł pokój, tym mniej znaleźć go mogę w rozkosznych gajach i czarującym powietrzu, pod marmurowymi portykami starej willi. Nie znalazłbym go nawet, gdybym tam miał istotę, co by cierpliwą miłością słodziła ciężar dni moich, dźwigając wespół mą dole. Nie ma dla mnie spokoju, póki nie odnajdę moich. Muszę więc mieć się na baczności. A gdy i jeśli je znajdę? I one opowiedzą swe cierpienia. Mogę znieść, aby winny nie był karany. Jeśli je zabito, mogęż pozwolić, aby uszedł morderca? O nie! Sumienie nie pozwoliłoby mi zasnąć, najczystsza miłość z całym swym czarem nie zdołałaby mi przywrócić spokoju. A więc nieszczęścia nie da się uniknąć? spytała drżącym od wzruszenia głosem. I nic zgoła nie można w tej sprawie odmienić? ben -Hur wziął jej rękę. Więc także troszczysz się bardzo o mnie? O bardzo. Odparła po prostu. Ręka jej była gorąca i ginęła w jego dłoni, tak że czuł jej drżenie. Stanęła mu w myśli Egipcjanka, tak zupełnie różna od tej małej. Taka słuszna, śmiała, zalotnie pochlebiająca i pełna dowcipu. Jej piękność tagulacza zamajaczyła na tle nocy. A młodzieniec podniósłszy do ust rękę Estery, spuścił ją, mówiąc: Będziesz dla mnie Tirzą, Estero. Któż to jest Tirza? Takiej imię nosiła moja mała siostrzyczka. Porwali ją Rzymianie. Zanim ją znajdę, nie mogę spocząć ani być szczęśliwym. W tej chwili padł na nich promień słońca od strony terasy. Odwrócili się i ujrzeli Simonidesa, którego z krzesłemu właśnie wtaczano. Zbliżyli się ku niemu, a w dalszej rozmowie on już główne zajmował miejsce. Tymczasem na wybrzeżu odcięto Liny galery, która jak ptak popłynęła ku morzu przy blasku pochodni i wśród radosnych okrzyków wioślarzy. A Benchur został. On i jego losy związane nieodwołanie ze sprawą króla, którego przyjścia oczekiwano. Rozdział 26 Po południu, w przeddzień wyścigów, przeprowadzono konie i wusilderima do miasta i umieszczono je w pobliżu cyrku pod baczną strażą Ludziszejka. Korzystając ze sposobności, zwinął ilderim tabor i wysłał go ze wszystkim, co do niego należało: ludźmi, końmi, wielbłądami, z wszelkimi sprzętami, w głąb pustyni. Cała taka wrawana wyglądała niby wędrówka pokoleń. Ludzie wzdłuż drogi śmiali się, patrząc na ten różnobarwny pochód, a ilderim, zwykle drażliwy, tym razem dziwny zachowywał spokój. Jeśli więc, jak mógł słusznie mniemać, śledzą go szpiegowie Masali, to szydercze śmiechy tłumu nie mogły go ziębić ani parzyć. Jutro już będzie od nich daleko. Dopóki człowiek jest przedmiotem szyderstwa, nigdy pewnym siebie być nie może. Wiedział o tym dobrze ostrożny Arab. W tej chwili nie ma szejka domu, namioty zwinięte, gaj palmowy opustoszały. A za 12 godzin nikt, najszybszy koń ani wielbłąd nie dogoni tego, który jest panem pustyni i mieni ją swoją własnością. Tak ben -Hur, jak i wiedzieli dobrze, że Messala jest wrogiem groźnym. Nie lekceważyli go sobie bynajmniej. Na razie jednak byli pewni, że do wyścigów nic się nie zmieni. Jeśli czego się spodziewali, Ben-Hur odniesie zwycięstwo, wtedy biada im. Użyje on wszelkiego wpływu, aby im szkodzić, choćby na własną rękę, bez pomocy gratusa. Jako ludzie roztropni i przebiegli, zwrócili na wroga baczną uwagę, ułożyli plan postępowania i pewni byli, że unikną niebezpieczeństwa. Mimo to, lub właśnie dlatego, jechali w dobrem usposobieniu i pewni jutrzejszego powodzenia. W drodze spotkali malucha, który ich oczekiwał. Wierny sługa Simonidesa niczym nie zdradził, iż wie cokolwiek o stosunku Benhura z kupcem, a tym bardziej, że wie lub się domyśla ich związku z Ilderimem. Po zwykłych powitaniach wyjął kartkę pergaminu i podał ją Szejkowi mówiąc. Oto ogłoszenie dotyczące porządku wyścigów i igrzysk. Są tam wymienione twoje konie oraz porządek, w jakim po sobie występować będą ścigający się. Nie pozostaje mi nic, jak życzyć ci zwycięstwa – po czym zwrócił się do Benchura i rzekł: I tobie, synuariusza, składam życzenia. Nic już nie przeszkadza spotkaniu się Twemu z mesalą, bo wszystkie poprzednie warunki dotyczące wyścigów załatwione. Mam w tym względzie uroczyste zapewnienie zarządcy wyścigów. Dziękuję ci, maluchu, odparł Benchur. Maluch mówił dalej. Barwę masz białą, mesala zaś wystąpi w szkarłacie i złocie. Przyznasz, że ta sprzeczność podniesie jeszcze wrażenie. Barwy już ogłoszono, chłopcy roznoszą wstęgi po ulicach, a jutro wszyscy Arabowie i Żydzi przywdzieją je i ujrzysz galerię cyrku mniej więcej w równej połowie w biel i szkarłat przebrane. Na galeriach być może, ale nie na scenie głównej ponad Porta Pompae. To pewna, że tam przeważać będzie szkarłat i złoto, ale gdy zwyciężymy... Na samą myśl roześmiał się Maluch i mówił dalej. Gdy zwyciężymy, dygnitarze drżeć będą. No, a co zakłady? Na nich chyba źle wyjdą, bo gardzą wszystkim, co nierzymskie. Będą stawiać dwa, trzy i pięć razy na Messale jako na Rzymianina. Zniżając głos, dodał. Nie przystoi żydowi, co uczęszcza do świątyni i ma w niej pewne znaczenie w ten sposób pieniędzmi obracać. Ale powiem ci w zaufaniu, że mieć będę przyjaciela, co zasiądzie zaraz za krzesłem konsula i zajmie się przyjmowaniem zakładów po trzy, pięć, dziesięć przeciw jednemu, stosownie do tego, jakich ogarniać będzie zapał i roznamiętnienie. Dałem mu w tym celu sześćset cyklów. Maluchu, zapomniałeś jeszcze o czymś, zauważył Benchur. Rzymianin będzie się zakładał tylko na rzymską monetę. Dlatego idź, odszukaj swego przyjaciela. Daj mu sestercji i ile zechcesz, ale z zastrzeżeniem, ażeby przyjmował zakłady tylko z mesalą i jego stronnikami pod hasłem. Ilderima czwórka przeciw mesali. Maluch pomyślał chwilę, a potem rzekł. Słusznie, zwróci to uwagę na ciebie. Tego właśnie pragnę, maluchu. Rozumiem, rozumiem. Tak, maluchu, jeśli mi chcesz doskonale służyć, to staraj się zwrócić uwagę publiczną na mnie i na mesale. Maluch odparł prędko. Wiem, co zrobić. Więc czyń. Będziemy ofiarowywali nadzwyczajne zakłady, a jeśli je przyjmą, tem lepiej. Mamże się starać nie odebrać zebranego imienia, mi mówił Benhur jakby do siebie. Może nie zdarzy się inna sposobność. Zresztą gdybym mógł zgnieść nie tylko dumę, ale i szczęście wroga zaiste, ojciec nasz Jakub nie poczytałby mi tego za złe. Wyraz silnej, niepokonanej woli zarysował się na pięknej twarzy jego, dodając znaczenia następującym słowom. Niech tak będzie, maluchu. A nie zatrzymuj się na sestercjach. Niech stawiają i talenty, jeśli się znajdzie ktokolwiek, co się na tak wielką odważy sumę. Pięć, dziesięć, dwadzieścia talentów, a nawet pięćdziesiąt, gdyby stawiającym był Messala. To zbyt wielka suma i musiałbym mieć zapewnienie. Będziesz je miał. Idź do Simonidesa i powiedz mu, że życzę sobie, aby to załatwił. Powiedz mu także, że postanowiłem zgubić mego nieprzyjaciela. Nie chcę więc ominąć tak dobrej sposobności, jaka się właśnie nadarza. Będę próbował. Po naszej stronie niechaj będzie Bóg ojców naszych. Idź zacny maluchu. Nie pozwól ujść sposobności. Wielce zadowolony maluch pozdrawił Benhura i szybko odjechał, ale za chwilę wrócił raz jeszcze. Przepraszam, rzekł do Benhura. O mało nie zapomniałem jeszcze jednego. Nie mogłem sam dostać się do wozu Messali, ale wyręczył mnie ktoś inny. A ten twierdzi, że oś jego kół wyższą jest na szerokość dłoni od twojej. Na szerokość dłoni to dużo, zakrzyknął Benhur z radością, a potem pochylił się ku maluchowi, mówiąc. Jako jesteś synem Judy i wiernym twej wierze, zdobądź sobie miejsce na galerii tuż przy bramie triumfu, pobliżu balkonu ponad kolumnadą. I patrz dobrze. Gdy tamtędy przejeżdżać będziemy, patrz dobrze, bo jeśli mi się uda... Ale wolę raczej zamilczeć. Tylko bądź tam i patrz dobrze. W tej chwili nagle zakrzyknął Ilderim. Ha! Na wielkość Boga! Co to znaczy? Przybliżył się do Benhura z palcem na ostatnim wierszu ogłoszenia. Czytajże, rzekł Benhur. Nie, czytaj sam. Wziął więc Benchur kartę podpisaną przez prefekta prowincji jako urządzającego igrzyska. Pismo to zastępowało miejsce dzisiejszego programu i podawało szczegóły rozmaitych rozrywek do igrzysk przyłączonych. Najpierw jak głosił program, będzie procesja wielce wspaniała na cześć komosa, po czym rozpoczną się igrzyska, wyścigi piesze, skakanie i walki szermierzy. Dalej następowały imiona współbiegających się wraz z ich narodowością i wymienieniem szkół, w których się kształcili. Oprócz tego wspomniano, gdzie i kiedy już występowali, jakie nagrody zdobyli, jakie obecnie będą rozdane. Suma pieniędzy do wygrania przeznaczonych ozdobnem była wypisana pismem, co dowodziło, że minęły czasy, kiedy zwycięzca dbał tylko o wieniec i sławę, a nie o bogactwo. Tę część programu przebiegł Benhur szybko, wreszcie doszedł do ogłoszenia wyścigów, które z wolna przeczytał. Zaczynało się ono upewnieniem zwolenników tego sportu, że ujrzą coś, czego jeszcze nigdy nie widziano w Antiochi. Walkę orestyńską. Miasto urządzało widowisko na cześć konsula, a 100 tysięcy sestercji i wieniec laurowy stanowiły nagrodę. Potem następowały szczegóły. Tylko sześć czwórek mogło się ubiegać, a dla większego efektu miały wszystkie razem wystąpić. Na końcu był spis zaprzęgów. Jeden. Zaprzęg Lysippa Koryntczyka. Dwa szpaki. Jeden kasztanowaty, drugi kary. Rumaki te biegały w Aleksandrii ostatniego roku, potem w Koryncie, gdzie zwyciężyły. Woźnicą sam Lysippus. Barwa żółta. Dwa. Zaprzęg Messali z Rzymu. Dwa siwe dwa kare konie biegały i zwyciężały ostatniego roku w cyrku Maksimusa, woźnica Messala, barwa szkarłat ze złotem. 3. Zaprzęg Kleantesa Ateńczyka, trzy siwe konie, jeden gniady. Zwyciężały przed rokiem w Bizancjum, woźnicą Kleantes barwa zielona 4. Zaprzęg Diceusa z Bizancjum. Dwa kary konie, jeden siwy i jeden kasztan. Zwyciężyły tego roku w Bizancjum. Woźnica Diceus, barwa czarna. 5. Zaprzęg Admentusa Sydończyka. Wszystkie konie siwe. Trzykrotnie zwyciężył w Cezarei. Woźnica Admentus, barwa niebieska. 6. Zaprzęg Ilderima Maszej Pustyni. Kasztanowaty biega po raz pierwszy. Woźnicą Ben-Hur-Żyd. Barwa biała. Woźnicą Ben-Hur-Żyd. Dlaczego to imię zamiast Ben-Hur podniósł oczy na Ildrima, bo zrozumiał jego poprzedni wykrzyknik. Obaj przyszli do jednakowego wniosku i twierdzili, że była w tym ręka sali. Z zapadającym nad Antyochią z Mieszchem rozlały się wzdłuż kolonady Heroda niezliczone tłumy ludu składającego się ze wszystkich narodowości świata. Rozmaitość stroju i języka, którą się ten tłum odznaczał, nie była właściwą tylko Antyochii, przeciwnie, stanowiła ona raczej charakterystyczną cechę Małego Cesarstwa Rzymskiego, dążącego do zlania wszystkich narodowości w jedną całość. Dlatego starano się zapoznać je ze sobą. Zgodnie z tym zadaniem ludy należące do państwa rzymskiego przenosząc się z miejsca na miejsce zabierały z sobą stroje narodowe obyczaje i swych bogów Osiadały potem gdzie im się podobało wiodły interesa budowały domy i ołtarze żyjąc u siebie jak w ojczystych stronach Jedna przecież właściwość uderzała w oczy każdego kto owej nocy przebiegł ulicę Antiochi Prawie każdy wśród tłumu przybrany był w barwę jednego z mających w cyrku wystąpić woźniców. Czy były to szarfy, czy inne jakie odznaki, jak wstążka lub pióro, zawsze barwa tychże oznaczała sympatię dla jednego z współbiegających się woźniców, który tę barwę sobie obrał. I tak zielone mieli przyjaciele Kleantesa, ateńczyka czarne stronnicy woźnicy z Bizancjum. Zwyczaj ten był prawdopodobnie równie stary jak same wyścigi nad Orontesem, a ciekawy jako przyczynek do historii, świadczący do jakich ostateczności i szaleństwa zdolni są ludzie. Od razu można było spostrzec, że barwy zielona, biała i szkarłat ze złotem przeważały. Najciekawszym jednak punktem dla nas jest w tej chwili pałac na wyspie, i tam się udamy. Pięć wielkich świeczników znanego nam salonu właśnie zaświecono. Zebranie prawie takie same jak poprzednie w czasie nocnej orgii. Na dywanie leżą jak wówczas śpiący młodzieńcy i porozrzucane ich suknie, a od stołów słychać stukot kości. Większa część towarzystwa jest zupełnie bezczynną. Chodzą bez celu, ziewają nerwowo i wymieniają obojętnie uwagi. Czy będzie jutro pięknie? Czy przygotowania do wyścigów skończone? czy prawa cyrkowe w Antiochii różnią się czym od rzymskich. Prawdę mówiąc, młodzieńcy się nudzili. Już dość się napracowali. Gdybyśmy ich tabliczki mogli przejrzeć, ujrzelibyśmy, że są zapełnione zapiskami zakładów na wszelkie igrzyska. Na gonitwy piesze, mocowanie się, boksowanie, z wyjątkiem na wyścig wozowe. Dlaczego to? Oto, czy uwierzysz, czytelniku, nie ma nikogo, kto by choć denara chciał postawić przeciw Messali. Całe towarzystwo znajdujące się w sali, jego tylko nosiło barwę. Nikt nie myślał, aby on mógł być zwyciężonym. Alboż nie jest niezrównanym we wszystkich ćwiczeniach, alboż nie przeszedł cesarskiej szkoły, czyż konie jego nie zwyciężyły w cyrku Maximusa. A potem, czyliż on nie jest prawdziwym Rzymianinem? W rogu dywanu leży wygodnie messala. Wkoło niego siedzą lub stoją jego wielbiciele, zabawiając go pytaniami. Naturalnie jeden jest tylko przedmiot rozmowy. Właśnie wchodzą Drusus i Cecyliusz. Ach! woła młody książę, rzucając się na dywan u stóp messali. Na bachusa, tom się zmęczył. Skądże przebywasz? Chodziłem po mieście, w górę, ku Ovmfalowi, a potem znów na dół, sam nie wiem jak daleko. Mówię ci, że całe tłumy ludzi płyną nigdy dotąd niewidziane. Cały świat zobaczymy jutro w cyrku. Messala wybuchnął pogardliwym śmiechem. Głupcy! Nie widzieli nigdy igrzysk cyrkowych urządzonych przez Cezara, więc nęcą ich tutejsze. Cóżeś widział i słyszał więcej, druzu się. Nic. Jak to? Czyżbyś zapomniał? rzekł Cycyliusz. — Co? — pytał Drusus. — Pochodu białych. — Masz słuszność. Zapomniałem — zawołał Drusus, podnosząc głos. — Wszelkie dziwo. Spotkaliśmy oddział białych z chorągwią. — Ha, ha! Jakie to śmieszne! — i oparł się ze śmiechem na dywanie. — No, mówże dalej, okrutnie Drususie — nalegał Messala. — Ależ to szumowiny pustyni, Messalo. To nędzarze, co jedzą flaki na podwórzu Jakubowej świątyni w Jerozolimie. Cóż oni nas obchodzić mogą? Druzus lęka się być wyśmianym, rzekł Cycyliusz. Ale ja się nie boję, Messalo. Mówzę więc. A więc zatrzymaliśmy oddział i... ofiarowaliśmy im zakład, przerwał Druzus mówiącemu. I wyobraź sobie, haha, jeden z tłumu z tak chudą twarzą, że skóry z jej nie starczyłoby na przynętę, którą się wabi karpie i... — Ten nędzarz oświadczył, że przyjmie zakład. Wyciągnąłem tabliczkę i spytałem. — Na kogoż chcesz się zakładać? — Odpowiedział. — Na ben -Hura, Żyda. — Na to rzekłem znów. — O ile się zakładamy? — Odpowiedział. — Ale dalej, Messalo, nie mogę mówić od śmiechu. — Na pioruny Jowisza. — Słuchający uciszyli się. Mesala patrzył na Cycyliusza. — Dawał sykla. Rzekł tenże: Sykla, sykla! sala zabrzmiała pogardliwym śmiechem. Cóż uczynił druzus? spytał Messala. Tymczasem w pobliżu drzwi wschodowych dał się słyszeć jakiś hałas. Wszyscy zwrócili uwagę w ową stronę, a Cecyliusz zatrzymał się na chwilę, a potem dodał: Szlachetny druzus wyciągnął tabliczkę i przyjął zakład. Biały, biały! Niech wejdzie tędy, tędy! Podobne wykrzykniki ozwały się w sali i przerwały rozmowę. Rzymianie grający w kości opuścili grę. Śpiący zbudzili się, przecierali oczy i wyciągali tabliczki, otaczając gromadnie przybyłego. Stawiam zakład i ja i ja. Z takim hasłem powitany był ów poważny Żyd, towarzysz podróży chura od cypru. Wszedł on do sali spokojnie z godnością. Suknie miał białą również jak turban na głowie. Kłaniając się i uśmiechając się, posunął się wolno do głównego stołu. Doszedłszy tam, zebrał suknię wkoło siebie, usiadł i skinął ręką. Błysk brylantów błyszczących na palcu przyczynił się niemało do uspokojenia wrzawy, także wnet zaległa cisza. Rzymianie, szlachetni Rzymianie, pozdrawiam was! rzekł. Najowisza. To to może być? Pytał Druzus. Kto ma być? Pies żydowski. Nazywa się San Balat i jest dostawcą wojskowym. Mieszka w Rzymie, bardzo bogaty, a doszedł do bogactwa, zawierając ugody na dostawę tego, czego nigdy nie dostawił i nie dostawi. Myśli on zawsze o wyrządzeniu złego lub krzywdy, a nici, które mi człowieka omota, cieńsze od pajęczyny. Ale teraz klnę się na wszystko. Złapimy go. Messala powstał i przystąpił wraz z Druzusem do grona otaczającego dostawcę. Słyszałem na ulicach, mówił kopiec, wyciągając tabliczki i rozkładając je na stole, że tu w pałacu panuje wielkie niezadowolenie, bo nikt nie chce się zakładać przeciw Messali. Widzicie moją barwę? Przystąpmy więc do rzeczy. Cóż stawiacie? Pewność siebie Żyda wprawiła w zdumienie słuchaczy i wszyscy milczeli. Spieszcie się, mówił, bo konsul czeka na mnie. Ostatnie słowa zrobiły wrażenie. Dwa przeciw jednemu, wołało z pół tuzina głosów. Co? Zawołał dostawca zdziwiony. Tylko dwa przeciw jednemu i to stawiacie na Rzymianina. Więc trzy. Trzy mówicie, tylko trzy, a ja stawiam na Żyda. Dajcie cztery. Niech będzie cztery, zawołał ktoś. Pięć, dajcie pięć, wołał natychmiast Izraelita. Pięć, dajcie pięć dla honoru Rzymu. Zapanowała głucha cisza. Niech będzie pięć, odezwał się głos. Zrobił się ruch, zamieszanie i sam Mesala ukazał się. Niech będzie pięć, rzekł. San Balat z uśmiechem zabrał się do pisania. Gdyby Cezar jutro umarł, jest ktoś godny następstwa po nim, co ma odwagę daj sześć. Zgoda na sześć odparł Messala. I znów zabrzmiały okrzyki głośniejsze od poprzednich. Zatem sześć przeciw jednemu, powtórzył Messala. Taka to różnica między Rzymianinem a Żydem. Ponieważ ją obecnie znamy, zapisz natychmiast sumy. Sanbalat spisał ugodę i podał tabliczkę Messali do podpisania. Czytaj głośno, wołali obecni. Messala czytał. Ugoda. Messala Rzymianin zakłada się z Sanbalatem z Rzymu, iż zwycięży Ben Hura Żyda. Zakład o dwadzieścia talentów. Messala stawia sześć przeciw jednemu. Świadkowie. Sanbalat. Po przeczytaniu warunków zapanowała w sali cisza. Wszyscy jakby skamienieni ze zdziwienia. Messala patrzył na tabliczkę, obecni zaś na niego. Czuł te spojrzenia i zrozumiał położenie. Niedawno temu w tej samej komnacie podobnie poczynał, podobne propozycje robił swym współbiesiadnikom. Gdyby nie podpisał ugody, przepadłaby jego popularność. A podpisać nie mógł, bo stu talentów nie posiadał, a nawet czwartej części tej sumy. Zbladł więc i o nie miał. Nareszcie znalazł drogę wyjścia. Skąd ty podły Żydzie? Rzekł. Możesz mieć dwadzieścia talentów. Pokaż mi je zaraz. Sanbalt uśmiechnął się z wyrazem wyższości, a podając kartę Messali rzekł krótko. Tu, Messala czytał. W Antiochii 16 Tammus. Właściciel niniejszego pisma sanbalat z Rzymu złożył u mnie pięćdziesiąt talentów w monecie cesarskiej. Simonides. Pięćdziesiąt talentów! powtarzano wśród ogólnego osłupienia. Nagle Druzus wystąpił z tłumu i krzyknął. Na Herkulesa! Pismo łże i żyd łże! Któż prócz Cezara może taką rozporządzać kwotą? Za drzwi z tym bezwstydnym oszustem, precz z białym! W słowach Rzymianina przebijał gniew, a słowa jego powtarzano z wściekłością. Sanbalat zaś nie zmienił pozycji, przeciwnie. Zdało się, że w miarę wrzasku uśmiech jego nabierał szyderstwa i jakiegoś groźnego wyrazu. Nareszcie zabrał głos Messala. — Powiedz, żali ci, nie dawałem sześć przeciw jednemu? Czy tak, Żydzie? Tak, odparł Żyd spokojnie. Kiedy tak odwolno mi także postawić warunki? Dobrze, ale z zastrzeżeniem, że suma nie będzie małą. Napisz więc pięć zamiast dwudziestu. A posiadasz tyle? Klnę się na matkę bogów, pokazać mogę kwity. Słowo tak mężnego Rzymianina jest mi dostateczną rękomią. Przecież wolę sumę parzystą, daj sześć, a napiszę. Pisz. Zamienili karty ugodowe, Sanbalat wstał, rzucając wzrokiem pełnym pogardy na całe zgromadzenie. Nikt lepiej od niego nie znał tych, z którymi miał do czynienia. — Rzymianie! — rzekł. — Proponuję jeszcze jeden zakład. Kto się odważy? Stawiam na białego pięć przeciwko pięciu i wzywam obecnych. Znowu zdziwienie ogarnęło wszystkich. — Jak to? — Czyliż wam nie wstyd, że jutro w cyrku rozłosi się, iż pewien pies żydowski wszedł do komnaty pałacu pełnej Rzymian szlachetnego rodu, co więcej, wśród nich był potomek samego Cezara. Uf, pies ofiarował zakład na pięć talentów. Nie było jednego między wielkimi, kto by zakład przyjął? Pocisk nie chybił celu. Druzus syknął z bólu i zakrzyknął. Niech się stanie, jako chcesz, bezwstydniku. Napisz zakład i zostaw na stole. Jutro, gdy się przekonamy, że możesz taką rozporządzać kwotą, to ja, Druzus, przyjmę zakład. Sanbalat pisał znów. Wstając zaś rzekł równie spokojnie jak zawsze. Patrz, się, daję ci skrypt. Skoro podpiszesz, przyślij go do mnie przed zaczęciem wyścigów. Będę przykreśla konsula ponad Porta Pompae. Pokój tobie. Pokój wszystkim. Pokłonił się i wyszedł, nie zważając na szydercze okrzyki, które mu towarzyszyły aż do drzwi. Jeszcze przed nocą rozniosła się wieść o nadzwyczajnym zakładzie, doszła nawet uszu Benhura. Choć znajdował się przy swej czwórce, łatwo pojąć, z jaką radością dowiedział się, że Messala cały swój majątek stawił na kartę, tej nocy spał snem spokojnym. Rozdział 27. Cyrk w Antiochi wznosił się na południowym brzegu rzeki, prawie naprzeciw wyspy i nie różnił się niczem od ówczesnych podobnych budowli. Widowiska starożytne były właściwie darem Cezara lub jego rządu. Niemi chciano sobie pozyskać serca ludu. Chcąc ten cel osiągnąć, budowano gmachy obszerne, mogące pomieścić tłumy. Już rychło rano, w przeddzień uroczystości, wszystkie pobliskie okolice cyrku były zajęte, bo obawiano się, by nie zabrakło miejsc. O północy otwarto wejścia. Tłum zajął siedzenia sobie przeznaczone i żaden z widzów nie byłby opuścił zdobytego miejsca za żadną cenę. Jedno chyba trzęsienie ziemi mogłoby go poruszyć, wszak zdobył je z takim trudem. Chętnie też w ławkach przepędzili noc. O świcie spożyli śniadanie. Trudy te bynajmniej nie ustodziły ich niecierpliwości i gorącego pragnienia wytrwania aż do końca. Znakomitsze osobistości miały miejsca zamówione i udawały się do cyrku dopiero około pierwszej godziny dnia. Możniejszych niesiono w lektykach, towarzyszyła im służba w bogatych szatach, niby dzisiejszej liberii. Około drugiej godziny napływ przybywających od miasta stał się podobnym do rwących i nieprzerwanych wód strumienia. W chwili, gdy zegar słoneczny wskazywał na Cytadeli godzinę drugą... Legia w całej paradzie, z rozwiniętymi sztandarami stąpiła z góry Sulpius, aby się udać do cyrku. Zaledwie ostatnia kohorta znikła za miastem, wyludniła się Antiochia. Także miasto stało pustką. A jednak, mimo obszerności cyrku, wszyscy mieszkańcy nie mogli się tam pomieścić. Tłum, który nie znalazł pomieszczenia w cyrku, stał na brzegu rzeki i czekał przybycia konsula. Gdy nareszcie mąż ten stanął na lądzie, a legion oddał mu powinne honory, cała uwaga widzów skupiła się przy jego osobie, odwracając się na chwilę od cyrku. O trzeciej godzinie widzowie byli już zebrani. Trąby wezwały do spokoju. Równocześnie oczy przeszło stutysięcznego tysięcznego tłumu, zwróciły się ku wschodniej części budowy. Tu była brama, szeroko sklepiona zwana Porta Pompae. Ponad nią wznosiła się trybuna zdobna sztandarami z godłem cesarstwa. W niej zaś zasiadł konsul, zajmując honorowe miejsce. Po obu stronach łuku stanowiącego bramę znajdowały się tak zwane cerceres, czyli przegrody, zamknięte bardzo silnymi drzwiami umocowanymi do filarów bramy. Ponad przegrodami wznosił się mocny, i wystający gzyms, uwieńczony niską balustradą, służącą za oparcie widzom, zajmującym siedzenia tam umieszczone i amfiteatralnie urządzone. To miejsca dignitarzy, których wspaniałe ubiory nie mało dodawały widowisku świetności, tym bardziej, że ich siedzenia ciągnęły się nieprzerwanym wieńcem przez całą wschodnią szerokość cyrku. Do tej galerii wiodły osobne schody i strojne bramy. Zdobiły one budowlę, a w dodatku dźwigały podpory służące do rozpięcia velaria czyli purpurowego namiotu, który miał ocieniać tę przestrzeń wystawioną na upał. Czytelnik, dla lepszego zrozumienia planu budowy córku, niech się przeniesie myślą do tegoż i usiądzie w loży obok konsula. I zwróci się twarzą ku zachodowi, gdzie się cała akcja koncentruje. Na prawo i lewo będzie miał główne bramy i wieże strażą obsadzone. Wprost tak siedzącego widza znajduje się arena, czyli równa eliptyczna płaszczyzna, piaskiem wysypana i świecąca od słońca złocistą barwą. Na tej arenie odbywać się będą wszelkie widowiska prócz pieszych gońc. Dalej w kierunku zachodnim sterczą na marmurowych podstawach trzy niskie stożkowe kolumny z szarego kamienia, głębokiemi i zdobione żłobieniami. Ileż to oczu spocznie dnia tego na tych kolumnach. Wszak one odznaczają pierwszą i ostatnią metę, czyli początek i koniec wyścigów. Poza kolumną wznosi się ołtarz, a poza nim zaczyna się mur, zwany spina. Mur ten ma szerokość 10 do dwunastu stóp. Wysokość 5 do sześciu i ciągnie się wzdłuż do stu jardów. Zakończają go zaś drugie kolumny, oznaczające wtórą metę. Ci, którzy biorą udział w wyścigach, wchodzą podług przepisu z prawej strony pierwszej mety, a tym samym mają zawsze mur po lewej. Tym sposobem punkt rozpoczęcia i ukończenia wyścigów jest zawsze wprost trybuny konsula. Miejsce zaś to najpożądańszem ze wszystkich. Jeśli czytelnik zajmujący w myśli miejsce na trybunie obok konsula ponad Porta Pompae spojrzy na dalsze zabudowanie i urządzenie cyrku, zajmie go najpierw mur gruby na 15 do 20 stóp, zdobny takąż samą balustradą, jak ta co wieńczy karcery, a zamykający całe wnętrze cyrku od zachodu. Kto by chciał tą galerią obejść całą arenę, spostrzeże wnet, że trzy razy jest przerwaną trzema bramami, z których dwie znajdują się na północy, a jedna na zachodzie. Ta zachodnia brama najwspanialej jest przystrojoną i zwie się bramą triumfalną, gdyż po ukończeniu widowiska nią wychodzą zwycięzcy w wieńcach wawrzynowych i w Towarzystwie Straży Honorowej wśród rozmaitych obrzędów uświęconych tradycją. Zachodni kraniec muru zaokrągla się w półkole i mieści obok głównego balkonu dwie pośrednie galerie. Zaopatrzone w ławki wznoszące się coraz wyżej, a przeznaczone dla pospolitszych widzów. W chwili o której mówimy, roją się te galerie różnobarwnym tłumem ludzkich postaci, oczekujących rozpoczęcia igrzysk. Nareszcie zabrzmiał głos trąbki na znak, że przedstawienie się rozpoczyna. Od strony wschodniej poniżej porta Pompae. Słychać muzykę i zwolna ukazuje się pochód uroczysty. Tuż za muzyką postępuje Mistrz Uroczystości, editor, za nim obywatele i urzędnicy miasta w więcej szaty od świętnie przebrani. Dalej niosą na złoconych noszach lub wiozą na niskich czterokołowych wózkach, także w złoto i kwiaty przebrane opiekuńcze bóstwa. Bohaterowie zaś dnia tego, mianowicie ci, którzy będą brać czynny udział w igrzyskach, Idą najbliżej pobożnego orszaku. Stroje ich, zastosowane do obecnej chwili i roli, szczególnie zwracają uwagę widzów. Pochód zwolna przechodzi arenę. Zajęcie widzów wzrasta, bo zaprawdę widok to piękny i wspaniały. Okrzyki coraz głośniejsze, coraz gorętsze i szumią niby woda pieniąca się przed płynącą łodzią. Tłum przyjmuje swych ulubieńców z niezwykłym zapałem. Woła ich po imieniu – Zarzuca gradem kwiatów i wieńców. Gdy się ukazały wozy, widzowie powstawali na ławkach, hałas i uniesienie dochodzą szczytu. Każdemu woźnicy towarzyszy konny jeździec, tylko Benchur nie ma towarzystwa. Snać nie ufał nikomu i jedzie z odkrytą głową, gdy zresztą wszyscy bogatymi hełmami przysłonili swe czoła. W miarę jak się wozy zbliżały do drugiej mety. Gdzie na galeriach biały przeważał kolor, zapał wzrastał niesłychanie. Lud rzucał kwiaty, a powietrzem wstrząsały okrzyki Ben Hur, Ben Hur, Messala, Messala, wołano z balkonów, a dwa wrogie imiona rozbrzmiewały równocześnie. Gdy pochód przeszedł i znikł, widzowie wrócili na miejsca i dalej przerwanie toczyli rozmowy. — Ach, ne jaki jaki on piękny! — mówi kobieta, zapewne Rzymianka, bo jej włosy zdobi szkarłatna wstęga. Co za piękny wóz! odpowiada jej sąsiad, do tegoż należący stronnictwa. Cały z kości słoniowej i złota. Niech gojowisz wspiera. Dużo nich lub raczej za nimi, całkiem inne dają się słyszeć słowa. Sto cyklów na Żyda! woła ktoś głosem przejmującym i donośnym. Wstrzymaj się, przyjacielu! szepce umiarkowańszy. Nie spiesz się, dzieci Izraela nie celują w walkach i igrzyskach. Takie sprawy należą przed obliczność pana. Masz słuszność. Niemniej odpowiedz sam, czy widziałeś kiedy pewniejszego siebie woźnicę? Patrz, co za siła w ręku. Co za konie? mówił trzeci. Wszystko to drobnostki. Najważniejsza, dorzucił czwarty, że podobno ma być biegłym we wszelkich rzymskich harcach. Kobieta w pobliżu siedząca dopełniła miary pochwał, gdy rzekła. Wierzajcie, piękniejszym jest nawet od Rzymianina. Uwaga ta dodała bodźca zapalonemu krzykaczowi, który z zdwojoną siłą zawołał: Sto syklów na żyda! Głupi wariat z ciebie! ostrzegał jakiś antyochijczyk, z ławki więcej ku przodowi posuniętej. Alboż nie wiesz, że pięćdziesiąt talentów postawiono przeciw niemu, sześć przeciw jednemu na was Schowaj radzę ci twoje sykle, jeśli nie chcesz, by się ciebie wyparł ojciec Abraham. Głupia gadanina, ten osioł z Antiochi taki mądry, a nie wie, że Mascala sam o siebie się zakładał. Takie i podobne krążyły tam rozmowy, a nie zawsze odnaczały się wytwornością. Gdy się skończył pochód i wszyscy pod porta pompa się rozeszli, Benhur odetchnął swobodniej bo widział, że mu nie brak stronników i że cały wschód będzie świadkiem jego spotkania z Messalą. Około godziny trzeciej, licząc według naszego czasu, był program Igrzyst już wyczerpanym. Zostały jedynie wyścigi wozowe. Rządca, mając wzgląd na wygodę publiczności, zarządził pauzę. Otwarto więc womitoria, tak nazywano wyjścia z cyrku. Większość widzów wyszła do portyku, gdzie się mieściły sale, niby nasze dzisiejsze restauracje. Pozostali na miejscach, ziewali, rozmawiali i oglądali swe zapiski zakładowe. Tymczasem korzystając z pauzy, weszła do cyrku trzecia część publiczności, składająca się mianowicie z tych, którzy li tylko wyścigom wozowym przypatrzeć się chcieli. Ci łatwo przy opróżnieniu cyrku zajęli dawno zamówione miejsca, nie zwracając na siebie prawie uwagi. Między tymi był też Simonides, swym towarzystwem, i zajął miejsce w pobliżu drugiej bramy naprzeciw konsula. Czterej słudzy zaledwo wnieśli kupca w lektyce, a liści stali się przedmiotem ogólnej ciekawości. Imię jego podawano sobie z ust do ust, aż doszło do ław w zachodniej stronie cyrku. I nic dziwnego – Tyle rzeczy nadzwyczajnych, złych i dobrych opowiadano sobie o nim, o jego nieszczęśliwych losach, że to wszystko czyniło zeń jakąś na wpół fantastyczną istotę. Ilderim miał tu również wielu znajomych, zewsząd go witano. Baltazar jednak i dwie osłonione, towarzyszące mu kobiety ogólną, jako nieznane, wzbudziły ciekawość. Widowie z cyrku rozstąpili się z uszanowaniem, Dozorcy przestrzegający porządku wskazali nowo przybyłym miejsca tak blisko siebie, że mogli swobodnie rozmawiać. Od areny siedzieli również blisko, bo tuż przy balustradzie. Ku wygodzie przyniesiono im bogate poduszki do oparcia, a kosztowne podnóżki pod nogi. To trzech starców były Iras i Estera. Młoda Izraelitka, spojrzawszy po zgromadzeniu, przestraszyła się i, mimowolnie, szczelniej się zasłoniła. Egipcjanka przeciwnie. Spuściła welon na ramiona, ukazując twarz z wyrazem tej udanej obojętności, co znamionuje pewne towarzyskie obejście. Nowo przybyli rozglądali się dość ciekawie, zaczynając od konsula i jego otoczenia. Jeszcze nie skończyli przeglądu, gdy weszło na arenę kilku ze służby cyrkowej, by przez środek tejże rozciągnąć sznur mocno nakredowany, umacniając go między balkonami wprost kolumn pierwszej mety. Prawie równocześnie z innymi przeszło po podporta pompa sześciu ludzi, z których każdy stanął w jednej z przegród zwanych karcerami. Zewsząd witano tych zwiastunów w wyścigu głośniejszymi okrzykami, a mimo wrzawy niektóre słowa można było zrozumieć. Patrzcie, patrzcie. Oto zielony idzie do czwartego numeru po prawej, tam zaś miejsce ateńczyka. Gdzież sala? Wszak on ma numer drugi. Gdzie korędczyk? Raczej patrz na białego, tam po lewej, patrz idzie ku numerowi pierwszemu. Pleciesz to miejsce czarnego. Biały ma numer drugi. Masz słuszność. Ludzie, co w tej chwili tak bardzo zajmują gawieć cyrkową, to straż w pół ubiegających się zapaśników. Przybrana w kolor woźnicy, któremu ma towarzyszyć. Skoro strażnik zajął swe miejsce, tym samym każdy z widzów wiedział, którą przegrodę zajmie jego ulubieniec. Czy widziałeś kiedy Messale? pytała egipcjanka Ester. Nie, odparła Żydówka ze wstrętem, bo wszakże ten, o kim mowa, to wróg Benhura, a może i jej ojca. Piękny jest jak Apollo mówiła Iras. A oczy jej świeciły porówno z klejnotami zdobiącymi jej piękny wachlarz. Estera patrzała na nią, zadając sobie w duszy pytanie: Jestże tak pięknym jak Benchur? Równocześnie usłyszała, jak Ilderim mówił do Simonidesa: On zajmuje drugi karcer po lewej stronie od Porta Pampae. Słysząc, że mowa o Benchurze, zwróciła się w tę stronę, skąd głos ją doszedł, i zmówiła krótką lecz gorącą modlitwę po czym jeszcze starannie otuliła się welonem. Niebawem grono to powiększył Sanbalat. Skłonił się poważnie przed Hilderimem, który właśnie kręcił brodę i ciekawie patrzał na niego. Widząc to, przybyły rzekł wesoło. — Wracam z karceru. Konie twoje, szejku, dzielnie się trzymają i pewno zwyciężą. Ilderim odparł z prostotą. — Jeśli by miały ulegnąć, niechże Bóg uchowa, aby Messal był zwycięzcą — tu sanballat zwrócił się do Simonidesa, wyciągając tabliczkę, mówił: Znowu ci przynoszę coś zajmującego. Wiesz już, że wczoraj stanął zakład z Messalą, dziś zaś przed zaczęciem wyścigów miał się zgłosić drugi, i oto go mam. Simonides wziął tabliczkę, przeczytał, zliczył stawki i rzekł: Spodziewałem się tego, bo dziś przysłali do mnie z pytaniem, żali masz u mnie dostateczne sumy. Pilnuj tabliczek. Gdybyś miał przegrać, wiesz, gdzie mnie szukać. Jeśli wygrasz. Tu twarz kupca nabrała groźnego wyrazu. Jeśli wygrasz, pilnuj, przyjacielu, aby podpisani nie umknęli. Wyciśnij z nich do ostatniego cykla, bo oni nie mieliby również litości nad nami. Spuść się wtem na mnie. Żali nie usiądziesz z nami? pytał Simonides. Cenię twoją łaskę. Odpowiedział zaproszony, lecz lękam się opuścić konsula, bo wtedy młody Rzym zaraz by podniósł głowę, na może i nowe porobił zakłady. Zostańcie w pokoju. Już też i pauza miała się ku końcowi. Wnet trębacze zagrali pobudkę, nieobecni spiesznie wrócili na miejsca. W tejże chwili kilku ze służby ukazało się na arenie. Wstąpili najpierw na mur graniczny czyli spinę, po czym udali się na wzniesienie w pobliżu drugiej mety na zachodnim końcu i złożyli tam siedem drewnianych kul. Z kolei wrócili do pierwszej mety i również na jej podwyższeniu umieścili siedem innych kawałków drzewa, podobnych kształtami do ryb. – Na co te kule i ryby, Szejku? – pytał Baltazar. – Albo żeś nigdy nie widział wyścigów? – Nigdy i zaledwie wiem, po co tu jestem. – To są godła potrzebne do obliczeń – po każdym ukończonym biegu będą zdejmować pokuli i po rybie, jak to niebawem zobaczysz. Już wszystko gotowe. Tuż przy zarządcy stoi trębacz w paradnym mundurze. Trąbę trzyma przy ustach i gotów dać sygnał rozpoczęcia. Wszelki szmer ustał. Rozmowy nawet umilkły. Oczy wszystkich zwróciły się ku zachodowi i drzwiom karcerów, gdzie w pogotowiu stoją woźnice i rydwany. Niezwykły rumieniec na twarzy Simenidesa zdradził, że i on niemały brał udział w ogólnym zajęciu. Ilderim, wbrew zwyczajowi, szarpał brodę z wyraźną niecierpliwością. – Uważaj – rzekła piękna Egipcjanka do Estery – uważaj, byś nie przeoczyła chwili, kiedy piękny Rzymianin wyjeżdżać będzie. Młoda dziewczyna nie słyszała tego napomnienia, bo poza zwojami zasłony z bijącym sercem oczy i duszę wysłała naprzeciw Benuchurowi. Karcery były umieszczone w półkolnej budowie, wysuniętej ku prawej stronie w ten sposób, że punkt środkowy tej elipsy występował naprzód w połowie przestrzeni, a naprzeciw miejsca, z którego wyruszano. Dzięki temu urządzeniu każdy karter był równie odległy od owej wpierw wspomnianej nakredowanej liny. Trąbka odezwała się ostro a krótko. Równocześnie służba przyboczna po jednym ze służby każdego rydwanu wysunęła się z za kolumn, aby być w gotowości, gdyby który zaprząg nie dał się w porządku utrzymać. I jeszcze raz odezwała się trąbka. Odźwierni otworzyli podwoje karcerów. Najpierw ukazali się widzom konni towarzysze woźniców w liczbie pięciu, gdyż jak wiemy, Ben-Hur nie chciał nikogo. Spuszczono nakradowaną linę. Aby ich przepuścić, począł ją natychmiast podniesiono. Jakkolwiek jeźdźcy ci byli pięknie ubrani, na krótko przecież zwrócili na siebie uwagę widzów, bo wszyscy z wyczekiwaniem patrzyli ku karcerom, skąd słychać było rżenie koni. Zadanym znakiem odwierni głośno wywołali po imieniu zapaśników. Publiczność na galeriach, nie hamując niecierpliwości, wołała z całych sił na arenę! na arenę! Z karcerów niby nabój z broni palnej wypadło sześć zaprzęgów. Olbrzymie zgromadzenie, jednym wiedzione uczuciem niby siłą elektrycznego prądu, powstało z niepohamowaną szybkością. Stawano na ławkach, napełniając cyrki powietrze okrzykami podziwu i obawy. Oto nareszcie tak niecierpliwie oczekiwana chwila. Chwila milsza i droższa nad wszystko. Chwila widziana w snach, marzeniach i zakładach odkąd igrzyska ogłoszone zostały. — Oto on! Tam! Patrz! — wołała Iras, wskazując me sale. Widzę go! — odparła Estera, patrząc na Benhura. W tej chwili zrozumiała, że w obliczu zgromadzonych tłumów najłatwiej pogardzić życiem i spełnić czyn bohaterski. Chwila zapału snadnie urąga nawet śmierci. Słów biegających się można było widzieć ze wszystkich stron cyrku, lecz wyścigi jeszcze się nie rozpoczęły, gdyż jeszcze rydwany nie minęły liny. Zaporę te wyciągano na to, aby wszystkie zaprzęgi równocześnie dostały się na arenę. Nie Niełatwia to zadanie minąć linę. Zbytni pośpiech może przyprawić o wypadek tak konie jak ludzi, bo nic łatwiejszego jak się w linę uplątać, przeciwnie. Jadąc za wolno, można pozostać w tyle lub, co gorsza, stracić korzyść wielce cenioną. To jest zdobycie najbliższego miejsca tuż przy murze stanowiącym środek areny, czyli linię wewnętrzną. Widzowie, znając doskonale owe pierwsze trudności i niebezpieczeństwa, z zapartym oddechem oczekiwali szczęśliwego przebycia liny. Arena leśniącym piaskiem niby złotem zapraszała zapaśników. Na każdy z nich tylko dwie rzeczy ma na myśli – Linę i tor przy murze. Oczywiście, że wszyscy wyruszą równocześnie, byle się nie splątali. Przestrzeń dzieląca od liny wynosiła zaledwie 150 stóp. Tam też pewniejszego oka i silniejszej potrzeba ręki. A tu tyle przedmiotów rozprasza uwagę. Tysiące widzów na balkonach, wśród nich jakże wielu takich, których wejrzenie i poklask sercu najmilsze. Zapaśnicy wyruszyli. Każdy może o że przy wewnętrznej ścianie i każdy drży na myśl, że może mu się to nie udać. Mimo obawy nikt się nie zawaha, bo każde wahanie to wstyd, mianowicie w cyrku i w obliczu tylu widzów. Ci ostatni zdają się odczuwać te troski. Nieszczędzą zachęty w oklaskach, co szumią niby wzburzonym morze dla wszystkich jednakowo. Odezwała się trąbka. Krzyki widzów się wznowiły i rydwany już przy linie. spuszczone je w sam czas, gdyż jeden z rumaków Messali już o nią kopytem zahaczył. Szczęściem, wypadek ten nie miał gorszego następstwa. Rzymianin wstrząsnął długim batem, zwolnił lejce, pochylił się naprzód i z okrzykiem zwycięskim zajął tor przy murze. Jowisz z nami! zabrzmiały okrzyki stronników mesali. Wtem, gdy Messala zawracał, brązowa głowa zakończająca oś wozu zaczepiła o konia lejcowego z czwórki Atynczyka tak nieszczęśliwie, że biegun padł i powalił się na konia jarzmowego. Oba rumaki splątały się, szamocąc rydwanem. Tysiące ludzi o nie miało z przerażenia. Rzymianie przecież w pobliżu konsula zwycięskim odezwali się okrzykiem. — Jowisz z nami! — głos Druzusa górował nad wszystkimi. Zwycięży i owisz z nami brzmiało nieustannie. San Sanbalat tymczasem stał z tabliczką w ręku i właśnie miał się zwrócić ku chałaszącym, gdy łomot i trzaskę zmusiły go do spojrzenia na arenę. A tęczyk, tak podstępnie wstrzymany miał tylko woźnicę z Bizancją po prawej, Ku niemu więc chciał zwrócić swój zaprzęg, ale na nieszczęście koryntczyk jadący po lewej, zaczepił jego rydwan, wywrócił wóz, rzucając woźnicę pod konie. Trzask, okrzyk przerażenia i złość to jedna chwila i biedny Kleantes runął pod kopyta swej czwórki. Estera zakryła oczy z przerażenia. Tuż za Messalą jechali woźnice z Koryntu, Bizantium i Sydonu. Sanbalat powiódł wzrokiem za Benhurem, a zwracając się do Druzusa i jego towarzyszy rzekł. — Sto sesterci na Żyda! — Przyjmuję! — odparł Druzus. — Jeszcze sto na Żyda! — krzyknął Sanbalat. Zdawało się, że nikt go nie słyszy. Po chwili wołał znów na próżno, bo to, co się działo na dole, już zajęło umysły. Stronnicy zaś Mesali krzyczeli nieprzerwanie. — Messala, Messala, Jowisz z nami! — gdy Estera odważyła się znowu spojrzeć na arenę, już kilku ludzi podnosiło połamany wóz. Inni nieśli nieszczęśliwego woźnicę. Wszystkie ławki przez Greków zajęte brzmiały przekleństwem i błaganiem o pomstę. Nagle Estera opuściła ręce. Serce zabiło radośnie, bo ujrzała, że Ben-Hur na samym przodzie swobodnie jechał tuż obok Rzymianina, a za nimi w grupie reszta współbiegających. Gonitwy były w całej pełni. Ścigający się wytężyli wszystkie swe siły. Cisza panowała w cyrku. ben -Hur zajmował na początku wyścigu w lewą stronę na krańcu. Zaraz po opuszczeniu ciemnego karceru oślepił go, jak zresztą wszystkich innych, blask areny. Nie trwało to długo. Wnet zobaczył przeciwników i odgadł ich zamiary. Oczywiście, że na mes sale, który był więcej niż przeciwnikiem, szczególniejszą, zwrócił baczność. Na pięknej twarzy Rzymianina spostrzegł ten sam właściwy mu wyraz pogardy, znany mu od dawna. Czuł, że jest okrutny, przebiegły, chytry i namiętny. Że nie unosi go zapał, ale podłe wyrachowanie czyniące gotowym do spełnienia wszystkiego. Dalej odgadywał, że w duszy wroga tkwią postanowienia pyszne, że pragnie upokorzyć go, choćby przyszło zapłacić własnym życiem. Niemniej i Ben pragnął przeciwnika swego upokorzyć, ale nie było w tym ani podstępu, ani jakiejkolwiek zdrady. Stał spokojnie na wozie i postępował według z góry powziętego planu. Małą, rozdzieleni przestrzenią zbliżali się obaj do drugiej mety. Piedestał, na którym stały kolumny, był w tym miejscu zaokrąglony. Wokół niego, po podprzeciwległe areny, znajdował się tor wyścigowy. Obiechanie tego miejsca uważano za bardzo trudne, i przynoszące woźnicy prawdziwy zaszczyt. Na tym zakręcie miał niegdyś pole Orestes. Widzowie oczekiwali tego widowiska z najwyższym zajęciem. Tak głębokie milczenie zaległo cyrk cały, że po raz pierwszy usłyszano turkot kół i tentent koni. W tej chwili dopiero ujrzał messala Benchura, Poznał go. Oczy zabłysły nienawiścią, pogardą i zuchwalstwem. Precz górą mars! Zakrzyknął, poruszając bat w prawną ręką. Precz zerosem, górą mars! powtórzył po raz drugi i uderzył batem rumaki Benchura, które dotąd bata nie znały. Czyn ten niesłychanej brutalności widziano zewsząd i wzbudził wśród widzów niesmak. Cisza zaległa jeszcze większa. Bo trwało to tylko chwilę. Nagle z balkonów i galerii zerwały się krzyki i groźby oburzonego ludu, niby grzmot pełen grozy. Przerażona czwórka uskoczyła w bok, i nie dziw, wszakże te konie były pieszczonymi dziećmi szejka. Ręka człowieka darzyła je tylko pieszczotami, budząc ufność i uległość bez granic. Komuż nie znane posłuszeństwo koni arabskich. Komuż nie nasuwa się myśl, że często człowiek, człowiek niżej pod tym względem stoi od zwierzęcia. Ale jeśli Romak arabski nie opuści pana w najwyższym niebezpieczeństwie, urągając nawet śmierci. To jednak nie pozwoli się niesłusznie karać. I teraz, w chwili, gdy Messala śmiał konie dotknąć batem, uskoczyły w bok, niby przed widmem śmierci. Niby wicher poszły naprzód, porywając wóz za sobą. Każdy z widzów zadrżał, sam tylko ben -Hur zdaje się nie czuć trwogi, czemuż to zawdzięcza. Zaiste każde doświadczenie raz nabyte cennym staje się w życiu, a ręka jego wprawiła się pracą weszlarza. Czemże jest wstrząśnienie rydwanu, jeśli je porównamy z straszliwym przez bałwany rzucaniem okrętu? Dzięki temu doświadczeniu utrzymał się w miejscu raz zdobytem, puścił czwórkę swobodnie, przemawiał do koni pieszczotliwymi wyrazami i szczęśliwie objechał niebezpieczny zakręt. I zanim wzburzenie publiczności się uśmierzyło, Czuł się panem położenia. Tak więc nie dość, że przy zbliżeniu pierwszej mety był na równi z mesalą, ale dzielił z nim sympatię i podziw. Czując to, zapamiętały, że Mianin nie śmiał mimo zuchwałości powtórzyć swego niegodnego czynu. Gdy wozy miały metę, mogła stara ujrzeć twarz Benchura i spostrzegła, że była bladą. Głowę jednak trzymał wyżej niż zwykle, co mu nadawało wyrazu spokojności. Tak ukończono bieg pierwszy. Natychmiast jeden ze służby cyrkowej wstąpił na zachodnią kończynę granicznego muru i zdjął pierwszą kulę. Równocześnie ze wschodniego podwyższenia zdjęto rybę. Wkrótce w ten sam sposób zniknęła druga kula i druga ryba, a następnie trzecia kula i trzecia ryba. Już objechali trzy razy. Messala trzymał się zawsze wewnętrznej strony toru. Benchur pędził tuż przy nim, poza nimi zaś reszta współbiegających się. Tym sposobem wyścigi te były raczej podobne do podwójnych wyścigów, tak bardzo lubianych w Rzymie za ostatnich cezarów. I zdawało się, że Messala i Ben ścigają się razem przeciw reszcie zapaśników. W cyrku tymczasem usiłowano zaprowadzić porządek. Krzyki jednak obiegały z szybkością równającą się szybkości walczących rydwanów. W piątym biegu udało się Bizantyjczykowi zdobyć na krótko miejsce obok Benchura. Szóste koło obiechano w tymże porządku, tylko szybkość rosła, a krew zapaśników coraz szybciej grała. Ludzie i zwierzęta czuli zarówno bliski koniec, i ważność zwycięstwa. Zajęcie widzów, skupione ciągle przy Rzymianinie i Żydzie, z pewną znaką sympatii dla ostatniego zaczęło się zamieniać w obawę. Na wszystkich ławach wychylali się widzowie ku arenie, zwracając twarze ku ścigającym się. Ilderym już nie szarpał brody, a Estara już się nie lękała. — Sto sestercji na Żyda! — wołał Sanbalat do Rzymian otaczających konsula. Zajęcie było tak wielkie, że nikt nie odpowiedział. — Talent! Pięć lub dziesięć talentów! Wybieraj! — wołał wyzywająco, wstrząsając tabliczkami. Wezmę twoje sestercie, odpowiedział jeden z najmłodszych Rzymian, zabierając się do pisania. Nie czyń tego, ostrzegł przyjaciel. Czemu? Nie widzisz, iż męż sala doszedł już do najwyższej szybkości i wolno puścił lejce? Nieprawdaż? Popatrz teraz na Żyna. Pierwszy patrzał i rzekł, tracąc odwagę. Na Herkulesa. Ten pies trzyma jeszcze lejce całą siłą. Widzę, widzę. Jeśli bogowie nie pomogą naszemu przyjacielowi, zwycięży go Izraelita. A jednak nie, nie, jeszcze nie! Jowisz z nami, jowisz z nami! Krzyk rósł z ust każdego, co władał językiem łacińskim, że aż się wstrząsnę owelarium nad głową konsula. Jeśli było prawdą, że Messala osiągnął największą szybkość, to wysiłek ten nie był bezskutecznym, bo odnosił niejaką korzyść, prześcigał bowiem przeciwnika. Konie jego pędziły ze zwieszonymi głowami. Z galerii zdawało się, że brzuchami dotykają ziemi. Nozdra ich z wysiłku buchały krwią. Oczy zdawały się wychodzić z jam. Bieg ich był bez wątpienia świetny. Ale czy wytrzymają długo? Wszak to dopiero początek szóstego koła. I pędzą dalej. Już, już zbliżają się do drugiej mety, gdy Benhur zwraca swoje konie poza powóz Rzymianina. Radość stronnictwa rzymskiego nie miała granic. Krzyczeli, ryczeli prawie, powiewając chustkami i wstęgami szkarłatnego koloru, a Sanbalat coraz więcej tabliczek zapisywał. Maluch na wyższej galerii ponad bramą triumfu z trudnością zachowywał spokój. Przypomniał sobie wprawdzie wzmiankę Benkura, że coś się wydarzy u zakrętu zachodnich kolumn, ale już je pięć razy objechali i nic się nie stało. Pocieszał się, że szósty raz zmieni stan rzeczy. Niestety, Benhur zaledwie utrzymuje się przy boku wroga. Na wschodniej stronie cyrku towarzystwo Simonidesowe zachowywało się spokojnie, ale kupiec pochylił głowę. Ilderim targał brodę i spuścił tak powieki, że spoza nich źrenice zaledwie było widać. Jest z trudnością oddychała, jednak i raz nie traciła humoru. U końca szóstego objazdu walczący zrównali się znowu i tak dotarli do pierwszej mety. Messala, lękając się stracić miejsca, zbliżył się teraz do muru tak blisko, że każdej chwili mógł o niego rydwan roztrzaskać. Gdy minęli zakręt, nie można już było rozróżnić który którędy jechał, bo jedna tylko zostawiali kolej. W przejeździe spostrzegła Estera, że twarz Benchura była bledszą. Simonidesa jako znawcę ludzi nie przestraszyła ta zmiana. Owszem, rzekł do Ilderima, zdaje mi się, szejku, że Ben Hur ma jakiś zamiar. Na twarzy jego widzę postanowienie. Ilderim odpowiedział, patrz, przyjacielu, jako moje konie są spokojne. Klnę się na wspaniałość Boga. Myślałbyś, iż się nie goniły jeszcze, a patrz teraz. Na podwyższeniu jedna już tylko była kula i jedna ryba. Wszyscy odetchnęli głęboko, bo oto zbliżał się początek końca. Sydonczyk spróbował wydostać się naprzód. Na próżno. Nie zdołał utrzymać się i poprzestał na próbie. Następnie obaj pozostali spróbowali tego samego, ale na próżno. Odtąd stracili znaczenie w igrzysku. Wszystkie stronnictwa, prócz rzymskiego, za zgodą zaiste trudną do zrozumienia, złożyły swe nadzieje w Ben i objawiały na zewnątrz uczucia wołaniem Ben Hur – Ben-Hur, aż echo krzyków odbijało się o loże konsula. Zapał wzrastał. Cały cyrk zdawał się czuwać nad Ben-Hurem. Zewsząd dawano mu rady. Z ławek ponad nim, gdy je mijał, wołano: Spiesz się, Żydzie! Do muru, teraz! puścia raby, im wodzę i popędź. Nie daj się przegonić na zakręcie, teraz lub nigdy. Z nad balustrady wyciągano błagalne ku niemu ręce. Czy nie słyszał? Czy nie mogło inaczej? Ale ciągle jechał za Mescalą, a tu już druga meta on jeszcze w tyle. Teraz, aby dobrze objechać, zaczął Mescala skręcać na lewo, co oczywiście zmniejszało szybkość pędu. Nie lękał się tego, wszak tyle ołtarzy wzbogacił darami, a geniusz rzymski i tu zwycięży. Oto już trzy kolumny, sześć stóp dalej czeka go bogactwo, nagrody i zwycięstwo osłodzone zadowoleniem płynącym z chęci zemsty. Wszystko to stanie się jego własnością. W tej chwili jest już tego pewny już nabiera pewności, że zwycięży. Równocześnie spostrzegł maluch na galerii, że Benchur nachylił się nad arabami i puścił im wodę. Rozwinął dalej długi bat, dotąd nieużywany i świsnął nim kilka razy ponad grzbietami koni. Bat nie skarcił zwierząt, ale był im podnietą i groźbą. Snąć Ben Hur zamierza działać, bo oczu jego błyszczą, twarz ogniem pała, wyrażając nieugiętą i niepokonaną wolę, co niby wezbrany strumień gotowa wszelkie pokonać przeciwności. Cała czwórka zrozumiała rozkaz. — Zrównała się z Rzymianinem, który słysząc złowróżbny tentent zdawał się nie chcieć widzieć ani odgadywać zamiaru wroga. W tej stanowczej chwili widzowie nie szczędzili zachęcających okrzyków, a jednak ponad wszystkie górował głos Benhura, przemawiającego do koni starym językiem armaińskim językiem szejka. Raźno, Atair! dalej. Rigel! — jak to Antares? Miał, żebyś zwalniać dzielne konie. O, Aldebaran! Słyszysz, że jak śpiewają dzieci i kobiety w namiocie. One sławią gwiazdy, co się zwą Atair, Antares, Rigel i Aldebaran. Skoro pokonamy wroga, sława nasza będzie żyć przez wieki. Dobrze, dzielnie! Jutro wrócimy do ojczyzny. Do namiotu! Hej, raźno, Aldebaran! Pokolenie oczekuje nas. Pan wzywa nas. Dalej! Ho, dzielnie! Pokonaliśmy pyszałka! W prochu leży ręka, co nas biła, naszą jest chwała. Ha, ha, dzieło skończone. Ho, ho, stójcie! I mówił prawdę. Tak zwycięstwo odniesione, a zaprawdę nigdy prościej i szybciej nie dokonano równie świetnego igrzyska. W chwili przeznaczonej do spełnienia czynu, Messala objechał metę. Benchur, chcąc go minąć, musiał przejechać tor wyścigowy. Dokładnie obliczywszy, mógł tego dokonać tylko w prostym kierunku czyli zmniejszając koło, skrzyżować się z przeciwnikiem. Tysiące widzów odgadło zamiar, tysiące wspierały go życzliwymi okrzykami, tysiące byli świadkami powodzenia. Zaprzęg przeleciał pędem, lecz, wymijając, zaczepił osią koło zewnętrzne urydwanu przeciwnika. Jedna błyskawiczna chwila, a już trzask i łomot razi tysiące uszu. A potem prędzej niż się da powiedzieć, już tylko białe i żółte drzazwi z owego pysznego rydwanu Messali zalegają część areny. Lecz nie dość na tem on sam, pyszny Messala, we własne uplątane lejce padł głową naprzód. Okropność tego widoku nabrała jeszcze grozy, gdy Sydończyk, aby powstrzymać swych koni, a mnie w bok skierować nie zdołał. Pędził więc na Rzymianina całą siłą pędu. Przeleciał mimo i wpadł między rozszalałe ze strachu konie pokonanego. Wśród walk splątanych koni, trzasku i łomotu kół, chmur pyłu i piasku usiłował się dźwignąć z messala. Na to tylko, aby ujrzeć dwóch pozostałych zapaśników pędzących za Benchurem, który bynajmniej nie zwolnił biegu. W chwili stanowczej widzowie powstawali, a wychylając się poza balustradę, miotali przeklęstwa lub wybuchali okrzykami radości. Jedni patrzyli na tratowanego końmi Messale, który leżał pod szczątkami rydwanu. Wielu sądziło, że nie żyje. Inni, i to znaczna większość, ścigali wzrokiem Benchura. Niewielu jednak zauważyło, jak się rzecz cała odbyła, tym bardziej, że zaczepienie koła i zdruzgotanie rydwanu było dziełem jednego mgnienia oka. Za to zmiana wyrazu jego twarzy, zapał duszy, bohaterskie postanowienie i energia ruchu, siła wejrzenia nie uszły uwagi tłumów. Cudneż to były igrzyska. Zwycięzca niby półbożek, rumaki jako lwy jednym skokiem dosięgły przeciwnika, a rydwan zdawał się mieć skrzydła. Bizantyjczyk i jego towarzysz byli w pół drogi, gdy Benchur stał już u mety. Zwycięstwo odniesione. Konsul podniósł się z swego siedzenia, lud zachrypłym głosem krzyczał jeszcze, a zarządca, wstąpiwszy na arenę, uwieńczył zwycięzcę. Gdy młody Żyd spojrzał w górę, ujrzał Simonidesa i całe towarzystwo. Wszyscy dawali mu znaki radości, wznosząc ręce i powiewając chustkami. Stara się działa nieruchomo, i raz zaś powstała uśmiechnięta i poruszała znacząco wachlarzem. Były to dowody łaski przeznaczone właściwie dla Messali, gdyby on był zwyciężył. Na zakończenie uroczystości urządzono wspaniały pochód odprowadzający zwycięzcę bramą triumfalną z okrzykami uniesienia i radości. Ważny ten dzień minął. I należy do przeszłości. Benhur i Ilderim przeprawili się natychmiast na drugą stronę rzeki, gdyż o północy postanowili wyruszyć w drogę, by dopędzić karawanę 30 godzin naprzód wyprawioną. Szejk nie posiadał się z radości i pragnął po królewsku obdarzyć Benhura. Tymczasem młodzieniec nie chciał żadnej przyjąć nagrody, twierdząc, iż za wszelką nagrodę starczy mu pokonanie wroga. Długie były z obu stron sprzeczki, bo obaj walczyli wspaniałomyślnością. Pomyśl, mówił Szejk — co uczyniłeś dla mnie. W każdym czarnym namiocie od Akaby do oceanu i dalej poza Eufrat i Morze Scytów wszędzie brzmieć będzie sława mojej miry i jej pokolenia. A ci, co ją sławić będą, i mnie pochwalać będą i zapomną, że u schyłku dni moich. Wszyscy, którzy broń noszą, a nie mają pana nad sobą, koło mnie zbierać się będą. A liczby moich wojowników policzyć się nie da. Ty nie wiesz, co jest być władcą pustyni, władcą, jako ja nim będę. Daniny i haracze, które u stóp mych złożą nagrody, i ich króle pomnożą się dziesięć razy. Gdybym miał wolę ubiegać się o względy Cezara, i te posiadałbym, klnę się na miecz Salomona. Ty zaś coś tyle uczynił, nie chcesz nic przyjąć? Benhur odparł spokojnie. Szejku, zalisz mnie dosyć twojej ręki i serca. Zalisz nie lepiej uczynisz, gdy użyjesz wzrostu swojej potęgi i imienia na poparcie króla, który przyjdzie? Nowe dzieło potrzebuje tak wiele, a jeśli dziś odmawiam, to nie tracę prawa do prośby na dni przyszłe. Gdy się tak sprzeczali, przybyło dwóch posłańców, maluch i jakiś nieznajomy. Pierwszego przypuszczono natychmiast. Poczciwiec nie tajł radości swej z przebiegu sprawy, a potem rzekł: Pan mój, Simonides, przysyła mnie, abym wam powiedział, iż niektórzy Rzymianie wzbraniali się wypłacić zakładów. Ilderim zerwał się, krzycząc na całe gardło. Na wielkość Boga! Niech rozstrzyga wschód cały, żali, wyścig nie był sprawiedliwie wygrany. Tak, zacny szejku — rzekł maluch. Ale protestu ich nie uwzględniono i sumę wypłacono. Rzeczywiście? Gdy podnieśli zarzut, że Benhur zaczepił osią koło mes roześmiał się zarządca i przypomniał zuchwały postępek tegoż, gdy skarcił koniu zakrętu mety. Co słychać o Otańczyku? Nie żyje. Umarł powtórzył mu inderym. A Messala żyje, ale to życie stanie mu się ciężarem, bo jak twierdzi lekarz, nigdy nie odzyska władzy w nogach. Słysząc to, Benhur spojrzał w niebo w milczeniu. Widział już oczyma duszy Messale przykutego do krzesła, podobnie jak Symonides i dźwiganego ramionami sług. Czcigodny zarządca dóbr jego znosi swe kalectwo z godnością, na którą chyba nie zdobędzie się człowiek tak pyszny i dumny jak Messala. Dalej kazał mi Simonides oznajmić, mówił Maluch, że Balad ma kłopoty, bo Druzus i ci, którzy u niego podpisali zakłady, ociągają się z wypłatą należności. Druzus wytoczył nawet sprawę przed Maksencjusza, a ten odesłał ich aż do samego Cezara. Bezcala również odmówił wypłaty, czem z san Sanbalat poszedł za przykładem Druzusa i oparł się o konsula i Cezara. Stąd cała sprawa pójdzie w odwłokę. Życzliwi nam Rzymianie twierdzą, że protesta winny być unieważnione. Zdanie to podziela wielu. Całe miasto gorszy się takim postępowaniem. Cóż na to, Simonides? Pytał Benchur. Pan śmieje się i jest dobrej myśli. Jeśli Rzymianin zapłaci, to będzie zrujnowany. Jeśli nie, to czeka go nie Cesarskie sądy rozstrzygną. Obrazić cały wschód to by oznaczało dać zły obrót wojnie z Partami, obrazić szeika Ilderima, to oburzyć całą pustynię, którędy wiodą wszystkie drogi Maksencjusza. Dlatego kazał Cię Simonides upewnić, iż Mescala zapłacić musi. Ilderim cieszył się i radował, mówiąc, Ruszajmy, nie tracąc czasu. Sprawę tę zostawmy do załatwienia Simonidesowi. Chwała jest przy nas. Każ natychmiast przyprowadzić konie. Ilderim i Ben Hur, zadowoleni z przebiegu sprawy, zabierali się do wyjścia, które było pierwszym krokiem w ich wspólnym powołaniu i dla którego odtąd tylko żyć mieli. Czekaj, rzekł Malluch. Zapomniałeś, że jest jeszcze drugi posłaniec? Czy chcesz się z nim widzieć? Całkiem o nim zapomniałem. Maluch oddalił się. A równocześnie zbliżył się chłopiec zręczny, delikatny i wytwornie ubrany. Ujrzawszy szejka, przykląkł na kolano, mówiąc: I raz. Baltazarowa córa, dobrze znana czcigodnemu Ilderimowi, dała mi poselstwo złożenia ci, szejku, powinszowania z powodu zwycięstwa czwórki twoich rumaków. Córka mego przyjaciela umie być uprzejmą. Odparł Szejk, zmurzając oczy z zadowoleniem, niewolnym od próżności. Oddaj jej ten klejnot na znak, jak wielką radość sprawiło mi jej poselstwo. Tu zdjął pierścień z palca i podał go chłopcu. Uczynię, jak każesz, szejku, mówił chłopiec. Nie na tym wszakże koniec mego poselstwa, bo Egipcjanka prosi Szejka, by oznajmił młodzieńcowi imieniem Benhur. Że ojciec jej zamieszkał teraz na pewien czas w pałacu Iderne. Tam i raz oczekiwać będzie młodzieńca o godzinie czwartej. Jeśli Derim uczyni zadość jej prośbie, wdzięczność jej wyrówna wszelkiemu zaszczytowi, który ją spotka. Szejk spojrzał na Benhura, a widząc, że twarz jego wyrażała radość i zachwyt, spytał: Cóż chcesz czynić? Jeśli pozwolisz, Szejku, radbym odwiedził piękną Egipcjankę. Ilderim roześmiał się i rzekł, a Zalisz godzi się odmawiać kobiecie? Słysząc te wyrazy wpół zazwalające, rzekł Ben Hur posłańcowi. Powiedz tej, która cię posłała, że ja, Ben Hur, przyjdę ujrzeć ją w pałacu Ilderne jutro o dziewiątej. Chłopiec wstał z klęczek i niski złożywszy pokłon, odszedł. Po północy Ilderim wyruszył w drogę ku pustyni, zostawił konia i przewodnika dla Benchura, upominając, by wkrótce za nim podążył. Idąc dnia następnego na spotkanie Iras, zwrócił się Benchur w stronę kolumnady Heroda i wkrótce stanął przed pałacem Iderne. Wszedłszy z ulicy, minął przedsionek i udał się krytymi schodami do portyku. Skrzydlate lwy pilnowały przejścia. W środku olbrzymi ibis wyrzucał w górę wodę, co skrapiała podwórze. Lwy, i ibisy, mury przypominały Egipt, tem więcej, że wszystko, nawet balustrada schodów, wykute było z szarego kamienia. Powyżej przedsionka wznosił się portyk z tak pięknymi, lekkimi kolumnami, że tylko ręka greka mogła takie wykonać arcydzieła. Benhur, zatrzymawszy się chwilę w cieniu portyku dla przypatrzenia się piękności kolumn, wszedł do pałacu przez ogromne, rozwarte, jakby na jego przyjęcie podwoje. Poza tą bramą znalazł się w korytarzu wysokim, choć wąskim. Podłoga wyłożona była ciemnymi wypalonymi cegłami, ściany tąż samą pomalowano barwą. Ta prostota pełna smaku zapowiadała wnętrze tem wspanialsze. Postępował zwolna, chcąc zebrać wszystkie zmysły. Wszak za chwilę znajdzie się w obecności Iras. Ona czeka go ze śpiewem, czarującym opowiadaniem, fantastycznymi marzeniami, rozmową pełną dowcipu, kaprysu i tego uśmiechu, co rozjaśnia jej spojrzenie. Gdy minął przejście, znalazł się u zamkniętych podwoi. Zbliżywszy się do nich, zauważył, że otworzyły się same, bez najmniejszego szelestu. Zdaje się nawet, że bez dotknięcia ich ręką. Było to dziwnem, ale ben -Hur nie zastanawiał się nad tym, tem, tym bardziej, że nęcił oko jego wspaniały widok, który się przed nim roztaczał. Jeszcze w cieniu korytarza, lecz już na progu podwoi ujrzał przed sobą atrium rzymskiego domu, urządzone z bajecznym przepychem i wytwornością jak wielką przestrzeń miał przed sobą, trudno powiedzieć, z powodu złudzenia, jakie sprawiają doskonałe proporcje i głębokość perspektywiczna, którą ówcześni artyści tak umieli wyzyskać. Najpierw zwróciła uwagę przepyszna posadzka mozaikowa, przedstawiająca ledę pieszczącą łabędzia. Dalej spostrzegł, że cała posadzka mozaikowa same mitologiczne przedstawiała obrazy. Komnata pełną była sprzętów, najrozmaitszego przeznaczenia – na każden z nich to istne dzieło sztuki. To i ówdzie stały bogato rzeźbione stoły, i do nich zastosowane sofy i wezgłowia. Meble dalej od ścian stojące odbijały się w lśniącej posadzce niby w czystej wodzie jeziora, wraz z malowaniami ścian, posągami i bogatymi rzeźbami sufitów. Ku środkowi znajdowały się otaczające otwór wgłębienia, przez które wpadało światło słoneczne. I błękit nieba dziwnie z tej odległości bliski. Wprost otworu złocona krata strzegła im impluvium. Kolumny podtrzymujące strop w rogach komnaty świeciły w słońcu jak płomienie. Odbicie to zdawało się tworzyć nieskończoną świetlną głębię. Szczególną uwagę Benhura zwróciły między innymi dziwne, piękne świeczniki wieloramienne. Posągi i wazy tworzące wnętrze tak wspaniałe, że można by je przenieść do pałacu na palestyńskiemu wzgórzu, który był niegdyś kupił Cycero od Krasusa, a nawet i do jeszcze słynniejszej swą pięknością willi z w Tusculum. Tak przypatrując się i podziwiając wszystko, chodził Benhur po pustej komnacie. Marzenia czarowne dodawały mu cierpliwości. Nie dziwił się opóźnieniu i ani wątpił, że Iras, skoro będzie gotową, Przyśle do niego sługę, lub przyjdzie sama. Tym bardziej, że atrium służyło do przyjęć w każdym dobrze urządzonym domu rzymskim. Chodził więc wzdłuż, wszerz, wkoło ścian, stawał przed otworem ustropu, przypatrując się niebu i jego lazurowej głębi. To znów opierając się o kolumnę, podziwiał efektowne światło cienia, co zmniejszały w miarę oddalenia otaczające przedmioty. I jeszcze nikt nie przychodził. Zaczęło mu się dłużyć, nic więc dziwnego, że rozmyślał, czemu i raz nie przybywa. Nie znalazłszy na razie odpowiedzi, wrócił znów do podziwiania czarującego otoczenia, chociaż ono coraz to mniej jego zajmowało. Od czasu do czasu wysyłał ucho na zwiady, a gdy żaden ruch ni szmer nie dolatywał, niecierpliwość brała górę. Krew krążyła silniej, pulsa biły coraz prędzej, nareszcie, Otaczająca go cichość i milczenie poczęły budzić podejrzenie i nieufność. Nie dał się opanować tym uczuciom. Odsunął je z uśmiechem, pocieszając się miłą nadzieją. Pewnie bawił gotowalni pragnie być piękną. Jeszcze jedno pociągnięcie pędzla koło powiek, a może ujrze ją. Może. O radości, może wieje wieniec dla mnie. Tak rozmyślając, usiadł u stóp wspaniałego świecznika, a przypatrywaniem skracał chwilę ciężkiego oczekiwania. Był to rzeczywiście sprzęt nader piękny. Spiżowa kolumna wznosiła się na podłużnej również spiżowej podstawie, zaopatrzonej kółkami i zdobnej delikatnymi ornamentami po rogach i bokach. U stóp kolumny na wzniesionym poniżej ołtarzu składała niewiasta ofiarę. Z palmowych zaźliści zdobiących kapitel kolumny spływały cienkie łańcuszki zakończone lampami. Całość była arcydziełem w swoim rodzaju. Benchur podziwiał świeczniki i inne piękności atrium. Przecież cisza nużyła go coraz bardziej. Nasłuchiwał. Stawał zawsze na próżno. Nie słychać żadnego głosu. Pałac głuchy jak grób. Czyżby się pomylił? Nie to niepodobna. Posłaniec przyszedł od Egipcjanki, a to pałac iderne. W tejże chwili przypomniał sobie nie bez obawy, jak dziwnie i tajemniczo otworzyły się podwoje. To dziwne, trzeba wrócić i obejrzeć. Poszedł a odgłos jego kroków, chociaż stąpał, lekko, odbijał się głośnym echem i wzbudzał w nim samym lęk. Cóż to? Miał, żeby się obawiać? Postąpił. Doszedł do drzwi. Niestety sztuczna, rzymska klamka odmówiła za pierwszym dotknięciem posłuszeństwa. Próbuje raz drugi. Na próżno. Krew zastygła mu w żyłach z gniewu i obdurzenia. Uderza z całej siły. Podwoje ani drgnęły. Uczucie niebezpieczeństwa owładnęło młodzieńcem. Stoi niepewny i pyta sam siebie, kto w Antyochi mógł chcieć wyrządzić mu krzywdę? Messala. A ten pałac Iderne, w przedsionku widział wprawdzie Egipt, w portyku Ateny, ale tu, tu Fatrium, tu Rzym, wszystko wkoło zdradzało rzymskiego właściciela. Miejsce to było na głównej ulicy miasta. Chyba nikt by się nie odważył tak publicznie popełnić gwałt i zbrodnie, czegoż jednak nie można się spodziewać po tak zuchwałem wrogu jak Messala. Tak, tak. To jego ręka, to jego pomysł, wszak to czyn godny jego zuchwalstwa. A ja? myślał Ben-Hur. Ja dałem się złapać jak dziecko. Bo całe to atrium swą wytwornością jest tylko złoconą klatką więźnia. Nie dziw, że skoro zrozumiał swe położenie, trwoga powlokła wszystko czarną barwą. Uczucie to gniewało go i upokarzało. Postanowił bądź jak bądź bronić się jeszcze. Z atrium prowadziło wiele drzwi na prawo i lewo, zapewne do sypialnych komnat. Spróbował je benchur otworzyć. Na próżno. Wszystkie szczelnie zamknięte. Stukanie mogłoby sprowadzić ludzi, krzyczeć wstyd żołnierzowi. Położył się więc na wezgłowiu i rozmyślał. Coraz jaśniej widział, że jest więźniem, ale czyim? Oczywiście Messali. Na tę myśl obejrzał się i uśmiechnął niedowierzająco, bo zaprawdę nie był bezbronnym. Wszak każdy przedmiot może mu posłużyć za broń. To przypuszczenie obaliło poprzednie. Nie, to niepodobna. Nie myślano z nim walczyć. Ptaki tylko giną w złoconych klatkach. Myśl ta podnieciła wściekłość i szaloną chęć obrony. Jak to on, żołnierz, on, zwycięzca, miałby się nie bronić? Czyliż mu brak siły, czyliż nie może zdruzgotać łoża, na którym spoczywa i uczynić zeń staran nie do zdobycia? Zalisz rozpacz sił nie podwaja. Zresztą Messala przyjść tu nie może. On nie będzie więcej chodził, bo jest kaleką jak Simonides. To prawda przecież dla chcącego nie ma niepodobieństwa. Może się kim posłużyć, może użyć ręki zbrodniarza. Myśl ta wydawała się Benhurowi prawdopodobną. Wstał i próbował otworzyć drzwi. Raz, nawet dwa razy zawołał. Echo tylko odpowiedziało, wzbudzając dziwną obawę w sercu więźnia. Jeszcze miał dość siły do uspokojenia się, postanowił poczekać chwilę, a potem wyłamać drzwi. W takich okolicznościach umysł opada i wznosi się niby morze. Co się naprzemian burzy i uspokaja. Nagle, nie wiedzieć jak i dlaczego, przyszedł do przekonania, że całe to zdarzenie jest dziełem przypadku lub pomyłki. Niepodobna, by pałac tak wspaniały nie miał właściciela. Tym bardziej musi się ktoś nim zajmować musi być jakiś dozorca. A ten przed nocą zjawić się powinien. A zatem cierpliwości. To postanowiwszy, czekał. Minęło znowu pół godziny. Benchurowi czas ten wydawał się niesłychanie długim. Tymczasem podwoje, które mi wszedł, otworzyły się jak pierwej, tak samo cicho i tajemniczo. W chwili, gdy się to stało, Benchur siedział na przeciwnej stronie komnaty, odwrócony od wejścia. Gdy usłyszał kroki, zdziwił się, ale pomyślał. Ach, nareszcie przyszła. Odetchnął radośnie i wstał. Dziwna rzecz. Krok idącego był ciężki. Towarzyszył mu stukot sandałów. Złocone kolumny zasłaniały go od wejścia. Zwolna posunął się i przystanął za jedną z kolumn. Równocześnie usłyszał głosy ludzi, a jeden z nich ostry, gardłowy. Co mówiono nie mógł zrozumieć, gdyż nie znał języka, którym mówili. Nie było to żadne z narzeczy znanych na wschodzie lub południu Europy. Obejrzeli komnaty z jednej strony, poczem przeszli na lewo i Benchur mógł się im dobrze przypatrzeć. Było ich dwóch jeden szczególnie silnie zbudowany, ale obaj wysocy, jednakowo w krótkie tuniki ubrani. Nie wyglądali na panów tego domu, ani nawet na sługi. Dotykali rękoma otaczających ich przedmiotów. Widocznie wszystko było im nowe i dziwne, znać, że to ludzie pospolici. Komnata zdawała się być ich obecnością sprofanowana, a jednak wzięcie ich było swobodne. Poruszali się śmiało, co świadczyło, że przyszli tu na pewne i mieli coś do załatwienia. Ale co? Chodząc tu i tam, rozmawiali i raz się zbliżali, to znów oddalali od chroniącej Benchura kolumny. Opodal, gdzie promień padał na mozaikę posadzki i wspaniały posąg, przystanęli w świetle, aby się dziełu sztuki przypatrzeć. Benchur tak był tem wszystkim rozdrażniony, że teraz, gdy był w wysokim i silnym mężu, poznał owego Normana, co go uczył w Rzymie szermierki. I co świeżo odniósł w zwycięstwo jako atleta w cyrku, doznał wrażenia graniczącego z trwogą. Patrząc na tę twarz pełną blizn oraz wyrazu najdzikszych namiętności, na obnażone członki, silne i wyrobione muskuły, myśl osobistego niebezpieczeństwa przeszła chłodem każdą żyłę młodzieńca. I nie dziw, instynkt zachowywawczy ostrzegł, że wszelkie okoliczności za dobrze obmyślono, aby mogły być przypadkowymi. Nie ma się co łudzić. Tu idzie o jego życie. A on wobec Zbirów jest nieoledwie karłem. Towarzysz mniej był starszym. Młody, oczy i włosy miał ciemne w ogóle Normana, wyglądał na żyda. Obaj nosili suknie właściwe szermierzom, gdy idą na arenę, co wszystko dowodziło, że ich tak jak i jego w jakimś do tego pałacu sprowadzono celu. Z każdą chwilą jaśniej rozumiał, że jest w niebezpieczeństwie i że bez nadzwyczajnej pomocy znajdzie tu grób pewny. Nie wiedząc, co począć dalej, patrzał po ludziach bezmyślnie, podczas gdy przed oczami duszy przesuwało mu się całe jego życie z wszelkimi szczegółami. Chwile takie zdarzają się w życiu ludzkim rzadko. Wtedy patrzymy na te znane obrazy, jakby one nas nie dotyczyły. I sądzimy je sprawiedliwiej niż kiedykolwiek. I Ben-Hur, wśród otaczających go ciemności, ujrzał jakby ukrytą rękę, co uchyliła zasłony jego dotychczasowego bytu. Zrozumiał, że odtąd wchodzi w nowy okres życia. Dotąd był on ofiarą niewinną. Na nim popełniono gwałt. Teraz przeciwnie. On obejmował rolę czynną, on zaczepiał. Dopiero wczoraj znalazł swą pierwszą ofiarę. Chrześcijanin prawdziwy zadrżałby na tę myśl, sumienie przemówiłoby groźnym wyrzutem. Ben Hur nie doznał nic podobnego. On, uczeń pierwszego, lecz nie ostatniego i najświętszego prawodawcy, nie uważał, aby wymierzenie zasłużonej kary był okrzywną. Zresztą pan dał mu zwycięstwo, a ta pewność i wiara były mu źródłem siły w niebezpieczeństwie. Pełen ufności widział w świeżym powodzeniu zapewnienie dalszego. Nowe życie to misja, zaledwie rozpoczęta, święta jak świętym oczekiwany król, pewna jak przyjście tego króla, sprawiedliwa już tym samym, że była konieczną. I on miał, żeby się dać pokonać u progu takiej drogi? Nie, i stokroć nie! Wśród tych myśli rozwiązał pas przytrzymujący białą żydowską szatę, a został tylko w spodniej tunice, podobnej do tych, które odziewały jego wrogów. To uczyniwszy, złożył ręce na piersiach i oparł się o kolumnę. Czekając z przygotowanym umysłem i ciałem na swych nieprzyjaciół, Coście za jedni? zapytał ich po łacinie. Norman uśmiechnął się, ale twarz jego nie nabrała przez to łagodniejszego wyrazu i odpowiedział. Barbarzyńcy. To pałac Iderne. Kogo tu szukacie? Odpowiedzcie. Słowa te wymówił z wielką powagą. Cudzoziemcy stanęli zdziwieni, a Norman zapytał. A ty co za jeden? Rzymianin. Olbrzym podniósł głowę i przypatrywał mu się szyderczo. A to co nowego? Ha ha! Słyszałem, że jakiś Bóg powstał z krowy. Co sól lizała, ale nawet Bóg nie zrobi z Żyda rzymianina. Przestawszy się śmiać, mówił coś do towarzysza i obaj zbliżyli się groźnie w zaczepnej postawie do Benhura. Stój, zawołał tenże, oddalając się od kolumny. Jedno słowo, stanęli. Słowo! Odpowiedział Sakson, składając ogromne ręce na piersiach i rozpagadzając twarz, co już się groźniejszą stawało. Jedno słowo mów! Jesteś Tora Norman. Olbrzym zdziwiony otworzył szeroko niebieskie oczy. Byłeś lanistą w Rzymie? Tort potwierdził A ja się uczyłem u ciebie. Nie odrzekł kiwając przecząco głową. Na brodę Irmana nigdy w mem życiu nie próbowałem zrobić z żyda wojownika. Dowiodę ci, że tak jest. Jakim sposobem? Jesteście tu, aby mnie zabić. To prawda. Pozwól więc, aby ten człowiek walczył ze mną na pięści, a pokażę ci na jego osobie, że jestem twoim uczniem. Wesołość rozjaśniła twarz gladiatora. Wyrażona propozycja przypadła mu do smaku. Przemówił coś do swego towarzysza, ten zdawał się zgadzać, po czym rzekł z naiwnością rozbawionego dziecka: Czekajcie, aż dam znak rozpoczęcia. Uderzeniem nogi przysunął wez głowie, a rozkładając się na nim, zawołał: Zaczynajcie! Benchur, przystępując do swego przeciwnika, rzekł. Broń się! Przeciwnik wyciągnął ręce, ale bez ochoty i zapału. Gdy obaj stali naprzeciw siebie, podobnymi byli jak bracia wzrostem i budową. Cudzoziemiec uśmiechnął się zwycięsko. ben -Hur patrzył tak jakoś uroczyście i poważnie, że przeciwnik powinien był zadrżeć, ale nie znał jego zręczności. W każdym razie wiedzieli obaj, że to walka o śmierć lub życie. Benchur nacierał prawą ręką. Nieznajomy parował z lekka lewą naprzód wysuniętą. Zanim ją cofnął, już Benchur chwycił dłoń przeciwnika z siłą wioślarza. Nie zdołał się zasłonić szermierz, bo równocześnie chwycił go Benchur za szyję i nim odetchnął. Już z prawego ramienia przemienił rękę prawą na lewą i trzymając go jak martwą masę, dusił nagą szyję koło ucha ręką prawą. W kilka chwil szermierz padł ciężko bez jęku i krzyku, a leżał spokojnie, jakby piorunem rażony. Walka ta trwała krócej niż się da wypowiedzieć, wszystkie zaś ruchy zdawały się być zaledwie jednym. Benkur po skończonej walce zwrócił się do Normana. — Ha! Na brodę Irmina! — zawołał Norman, śmiejąc się głośno. — Ha, ha, ha! Nie potrafiłbym lepiej! Obojętnie przypatrzył się trupowi, a potem zmierzył od stóp do głowy Benhura z rodzajem podziwu. Muszę przyznać, że wziąłeś się do roboty jak należy, a co dziwniejsza, moim sposobem, tym, jakiego dziesięć lat uczyłem w szkołach rzymskich. Teraz widzę, że nie jesteś Żydem. Kimże jesteś? Czy znałeś Ariusza Dumwira? Quintus Ariusza? Oczywiście, bo był moim patronem. Miał przecież syna. Miał... – rzekł Norman, przeciągając się leniwo. – Znałem chłopca. Dzielny był i snadnie mógł zostać królem gladiatorów. Sam Cezar chciał nawet się nim opiekować. Ja sam wyuczyłem go wszelkich tajemnic mej sztuki. Co więcej, pokazałem mu nawet sposób mego wynalazku. – Ależ na Irmina. Wszak właśnie użyłeś go w walce z tym biedakiem. – Jak to i dotąd nie poznałeś mnie? – Wszakże jestem owym synem Mariusza. Sakson zbliżył się z wolna, obejrzał dokładnie młodzieńca, a wyciągnąwszy rękę, zawołał z rozjaśnioną twarzą i wesołymi oczyma. Ha, 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 a to mnie oszukał! Obiecał, że tu zastanę Żyda. Żyda! Psa żydowskiego, którego śmierć miłą będzie bogom. Kto ci to powiedział? pytał Benhur, ujmując jego rękę On Messala! — Ha, ha, ha. Kiedy? Wczoraj wieczorem. Myślałem, że jest chory z potłuczenia. Nie będzie już nigdy chodzić, ale do mnie mówił wśród jęków, leżąc na łóżku. Kilka słów dawały dokładny obraz nienawiści Messali sali i przekonały Benchura, że póki wróg taki żyć będzie, nie przestanie go prześladywać. Zemsta stanie się odtąd jedyną osłodą jego zniweczonego życia i straconego w zakładach z sanbalatem majątku. Ani chwili nie lekceważył sobie Ben tego stanu rzeczy, a przede wszystkim wiedział, jak bardzo on będzie groźny i niebezpieczny dla dzieła, które miał przedsiębrać. Wobec tak ważnego przedsięwzięcia nie trzeba wybierać w środkach, zresztą wszak mu przysługuje prawo odwetu. Czemuż by nie miał użyć tego samego, co Rzymianin sposobu? Człowiek zapłacony za to, aby go zabił, odstąpi od zamiaru, skoro więcej dostanie. A cóż łatwiejszego dla Benhura, jak płacić pieniędzmi? Pokusa była bardzo silna. Nagle spojrzał na leżącego, bez życia przeciwnika i spostrzegł, że wzrost i postawa podobne były do niego samego. Powstał więc w duszy jego nowy zamiar. Pomyślawszy chwilę, zapytał Normana: Ile za moje życie obiecał ci Mesala? Tysiąc sestercji otrzymasz je a jeśli uczynisz po mojej woli, dodam ci jeszcze trzy tysiące. Uradowany obietnicą olbrzym zaśmiał się głośno mówiąc. Wczoraj wygrałem pięć tysięcy, od Rzymianina tysiąc, to sześć. Daj mi cztery. Cztery, zacny Ariuszu, a stanę przy tobie wytrwale. Jeśli kłamie, niech mnie mój imiennik stary tort młotem ubije. Daj mi cztery, a zamorduję tego partycjusza, co leży w łóżku. Nie bardzo się tym spracuje. Wystarczy mu gębę od tak zatkam. Mówiąc to, wykonał obrazowo ruch odpowiedni. Rozumiem, czego pragniesz, odparł Benhur. Dziesięć tysięcy zesterci to majątek. Już widzę, jak wracasz do Rzymu i otwierasz sklep z winem w pobliżu wielkiego cyrku i będziesz żył, jak przystało na wielkiego gladiatora. Blizny na twarzy Szermierza zaświeciły jakimś odblaskiem wewnętrznego rozradowania z obrazu, jaki mu przedstawił ben -Hur. Dam ci cztery tysiące, a co więcej, to co uczynisz dla mnie, nie pokrwawi Twoich rąk. Posłuchaj mnie, przypatrz się i powiedz, czy ten Twój przyjaciel nie jest do mnie podobnym. Doprawdy, że tak jest i mógłbym śmiało twierdzić, że jesteś jabłkiem z tej samej jabłoni. To mnie cieszy. Co myślisz, gdybym też włożył jego tunikę? Jego zaś ubrał w moje suknie i gdybyśmy go tu zostawili? W takim razie otrzymałbyś sestercie mesali, bo cóż łatwiejszego, jak mu wytłumaczyć, żeś mnie zabił. Propozycja ta tak ucieszyła Saksona, że śmiał się do łez. Ha, ha, ha! Nikt jeszcze tak łatwo nie zarobił tysiąca sestercji. Będę mieć winiarnię i to za tak proste kłamstwo bez przelewu krwi. ha, <laughs> ha! Jeśli kiedy przyjedziesz do Rzymu, nie zapomnij pytać o winiarnię Torda Normana. Klnę się na brodę Irmina, dam ci najlepszego wina, choćbym miał je szukać w piwnicach Cezara. Podali sobie ręce na zgodę, po czym zamieniono suknie. Ben zaś zobowiązał się przysłać cztery tysiące sestercji jeszcze tej samej nocy. Po ostatecznym omówieniu sprawy Olbrzym zapukał do wschodowych podwoi, które się otworzyły i przepuścił mordercę i niedoszłą ofiarę. Gdy wyszli z atrium, zaprowadził Norman Benchura do bocznego pokoju, gdzie się młodzieniec dokładniej przebrał w szarą, grubą tunikę nieboszczyka. Rozeszli się w bliskości Omfalusu, a Norman rzekł na pożegnanie: Pamiętaj o mnie, synu Ariusza, i nie min winiarni w pobliżu cyrku. Nikt się tak jeszcze nigdy łatwo nie zrobił majątku. Niech cię bogowie strzegą! Gdy Benhur wychodził z atrium, raz jeszcze spojrzał na gladiatora w żydowskich leżącego suchniach. Podobieństwo było uderzające, a jeśli Tord dotrzyma obietnicy, oszustwo pozostanie tajemnicą. Tej samej nocy opowiedział Benhur w domu Simonidesa swoją przygodę w pałacu Iderne i ułożył się z kupcem, że zaraz na zajutrz zacznie go szukać. Prawdopodobnie rzecz się wytoczy przed Maksencjusza, a jeśli tajemnica pozostanie w okryciu, to Messala i gratus w spokoju i szczęściu będą używać jego majątku. ben -Hur zaś uda się do Jerozolimy, aby szukać swoich. żegnano się na tarasie. Simonides, siedząc w krześle, patrzał na rzekę i żegnał ben -Hura jak syna. Estera towarzyszyła młodzieńcowi aż do schodów. Jeśli odszukam moją matkę, Estero, połączysz się z nią i będziesz siostrą mojej Tirzy. Mówiąc to, złożył pocałunek na jej licu. Byłże to tylko pocałunek brata? Płynął rzeką aż do ostatniej kwatery Ilderima, gdzie zastał Araba, który mu miał być przewodnikiem. Gdy wyprowadzono konie rzekł Arab. Oto twój koń! Benchur spojrzał i zobaczył Aldebarana, najszybszego z synów miry i najszlachetniejszego z koniszejka po Syriuszu. Był to dar godny serca ilderima. Trupa co leżał w atrium wspaniałego pałacu, sprzątnięto i pochowano natychmiast korzystając z cieniu w nocy. Stosownie do planu Messali wysłano do gratusa gońca z radosną o śmierci hura nowiną, że ta śmierć była już tym razem niewątpliwą. Niedługo otworzono winiarnię w pobliżu cyrku Maximusa, a nad jej drzwiami błyszczał napis Tord NORMAN Rozdział 28. 30 dni upłynęło od owej nocy, w której Ben -Hur opuścił Antiochy, aby się udać za szejkiem Ilderimem na pustynię. W tym krótkim czasie zaszła zmiana wielkiego znaczenia dla naszego bohatera. Waleriusza Gratusa pozbawiono władzy, a miejsce jego zajął ponski Piłat. Trzeba nam wiedzieć, że zmiana ta kosztowała Simonidesa pięć talentów, którymi obdarował Sejanusa, cieszącego się największymi względami Cezara. Uczynił to kupiec w interesie Benchura, chcąc mu ułatwić poszukiwania w pobliżu Jerozolimy. Na ten cel obrócił wierny sługa pieniądze od Druzusa i jego stronników wygrane. Wszyscy, którzy zapłacili zakłady, już tym samym nienawidzili Messale, sprawcę ich porażki. W sprawie odpowiedzialności Messali jako niewypłacającego zobowiązań nie nadeszła dotąd z Rzymu odpowiedź. Zmiana namiestnika dopiero wprawdzie nastąpiła, a już Żydzi wiedzieli, że nie wyjdą na niej dobrze. Kohortę, mającą objąć fort Antonina i zluzować poprzednią, wysłano i zakwaterowano w nocy, a zaraz nazajutrz spostrzegli mieszkańcy Jerozolimy, że wieże starej warowni przyozdobiono wojskowymi godłami. Wśród orłów i hełmów znajdowało się również olbrzymie popiersie Cezara. Na ten widok oburzył się naród i tłumnie z wielką wrzawą ruszył do Cezarei, gdzie dotąd przebywał Piłat. Tam otoczono pałac namiestnika i domagano się z wściekłością usunięcia z nienawidzonych godeł. Pięć dni oblegały zbuntowane tłumy pałac. Nareszcie zdecydował się Piłat udzielić im posłuchania i wyznaczył cyrk na punkt zborny. Ufając słowu namiestnika, przyszli tam Żydzi spokojnie. Gdy zaś nagle otoczyło ich wojsko, Przerażeni udali się w pokorę i zdali się na łaskę i niełaskę. Rozbrojony ich powolnością, Polc już postanowił uczynić zadość ich prośby. Nazajutrz wróciły godła do Cezarei, gdzie je przez lat 11 przechowywał rozważniejszy gratus. Nie ma tak złego człowieka, który by nie uczynił czasem coś dobrego i użytecznego. Tak było i z Piłatem, który zaczął swe rządy w obawie odpowiedzialności, nie tylko z badaniem więzień, ale i ścisłym rozpoznaniem spraw uwięzionych. Na Żydach, choć to czynił we własnym interesie, nakaz ten zrobił dobre wrażenie. Nabrali doń zaufania i uspokoili się. Mnóstwo zadziwiających faktów odkryto wtedy. Setki osób zamkniętych często bez oskarżenia uzyskało wolność. Wśród nich było wielu, których zgoła uważano za umarłych. Co więcej, otworzono więzienia nieznane ludziom, którym straż była oddana. Najdziwniejszym był fakt, jaki się zdarzył w samej Jerozolimie. Forteca Antonia zajmowała dwie trzecie góry Moria i była niegdyś pałacem przez Macedończyków zbudowanym. Później Jan Hyrkanus zamienił pałac w warownię ku obronie świątyni, która z taką twierdzą stała się niezdobytą. Herod, rozmiłowany w budownictwie, umocnił i rozszerzył mury twierdzy, zaopatrzył ją w baraki, składy, cysterny, a przede wszystkim rozszerzył i pomnożył więzienia. W tym celu kazał zrównać otaczające skały, wykuć w nich głębokie wydrążenia, podzielić na cele, Podzielić na cele, a ponad nimi wzniósł pyszną kolumnadę łączącą tę budowlę z samą świątynią. Z dachu tej kolumnady można było widzieć całe podwórze świętego przybytku. Tak umocnioną i ozdobioną twierdzę otrzymali Rzymianie. Szybko ocenili zdobycz i umieli ją wyzyskać. Przez cały ciąg rządów Gratusa zajmowało fortece wojsko. Więzienia zaś jej przepełnione były buntownikami. Biada, gdy spuszczono zwodzone mosty i otwierano bramy warowni. Niemi wychodziła bowiem kohorta, spiesząc przytłumić wszelkie zarzewie buntu. Biada Żydowi, kiedy mu więźniemy przyszło mijać te bramy i mosty. Tak, obznajomiwszy czytelników z miejscowością i okolicznościami, wracamy do naszego opowiadania. Rozkaz nowego prokuratora, żądający wykazu uwięzionych w fortecy Antonia, wypełniono szybko. Nie minęły dwa dni od chwili, jak przesłuchano ostatniego z nieszczęśliwych, a spis gotowy leżał na stole trybuna obecnie urzędującego. Za chwilę przyślą go Piłatowi, przebywającemu w pałacu na górze Sionu. Izba, w której przebywa obecnie trybun, jest obszerna i chłodna. Urządzenie tejże odpowiada godności komendanta i jego ważnemu stanowisku. Już jest późno, bo około siódmej godziny dnia i nie dziw, że tenże czuje się zmęczonym i niecierpliwym. Chciał jak najprędzej wysłać raport i pójść odetchnąć świeżym powietrzem na dachu kolumnady, skąd widzieć można modlących się w podwórzach świątyni Żydów. Podwładni trybuna niecierpliwią się również i radzi, by spocząć. Tymczasem nowe opóźnienie. Bo oto wchodzi człowiek z pękiem ciężkich kluczy, a dowódca, mimo pośpiechu, zwraca się ku niemu. A tyś to, Grezjuszu! Chodź bliżej. Nowo przybyły posunął się ku stołowi, przy którym siedział trybun w wygodnym krześle. Wszyscy obecni spojrzeli i spostrzegli, że na twarzy przybyłego wyrażało się przerażenie i zarazem obawa. Ucieszyli się więc, chcąc słyszeć, co powie. — O trybunie! — zaczął mówić, oddając niski pokłon. — Lękam się powiedzieć. — Pewno jakie bałamuctwo lub nowa pomyłka. — Gdybym nie mniemał, że to pomyłka, obawa moja nie byłaby tak wielką. — Chodzi więc pewno o zbrodnię lub zaniedbanie obowiązku. Można bezkarnie śmiać się z Cezara lub kląć bogi, ale znieważyć orły to by się równało zbrodni. — No mówże! — Dopiega mniej więcej lat 8, jak Waleriusz Gratus przeznaczył mnie na strażnika więzień fortecznych, mówił zwolna klucznik. Pamiętam doskonale ranek, w którym objąłem obowiązki, a było to w dniu buntu i walki ulicznej. Pobiliśmy oczywiście Żydów, ale nie bez strat z naszej strony. Początkiem zaziowego buntu miał być zamach na Gratusa, który spadł z konia raniony dachówką rzuconą z dachu. Zawołano mnie do niego. I zastałem go tu obowiązaną głową, siedzącego na miejscu, które obecnie trybu nie zajmujesz. Oznajmił mi gratus o moim wyborze, oddał te numerowane podług cel klucze i polecił, abym się z tymi godłami mego urzędu nigdy nie rozłączał. Na stole leżał zwój pergaminów. Gratus wziął go w rękę, rozwinął i rzekł: Oto są plany trzech cel. Ta pierwszego, Wskazał podział wyższego piętra na jednej z kart. Ta drugiego, a ta najniższego trzeciego piętra. Oddaję ci je w zaufaniu. Wziąłem je z jego ręki, a on dodał: Oto masz klucze i mapy. Idź zaraz i rozpatrz się w rozporządzeniu, a obejrzyj dokładnie. Gdybyś jeszcze nie był dość pewny siebie, zarządź jak uznasz za najlepsze, bo po mnie ty sam jesteś panem. Skłoniłem się i chciałem wyjść, ale prokurator przywołał mnie raz jeszcze i mówił. Zapomniałem co ci powiedzieć. Daj mi mapę trzeciego piętra. Dałem mu ją, a on, rozłożywszy ją na stole, rzekł. Widzisz tu te cele? Wskazał palcem na numer piąty. W niej zamknięci są trzej ludzie, którzy dowiedzieli się tajemnicy zagrażającej bezpieczeństwu państwa rzymskiego. Jakim sposobem? Nie wiem. Ale muszę cierpieć za swą ciekawość, bo ona w takich razach gorszą jest od zbrodni. Tu spojrzał na mnie surowo i mówił dalej. Za karę wyłupiono im oczy i wyrwano języki, a skazani są na całe życie. Jeśli pić, podawać im będziesz otworem w murze, słyszałeś? Odpowiedziałem twierdząco, on zaś mówił dalej. Jeszcze jedno, a zapamiętaj to sobie. Mówiąc to, spojrzał na mnie groźnie. Oto wejście do celi numer 5. Słyszysz? Geziuszu, wskazał palcem na mapę, żebym lepiej zapamiętał. Żeby mi go nigdy nie otwierać, żeby tam nikt, nawet ty, nigdy nie wchodził. A w razie śmierci, to cóż? Spytałem. Gdy umrą, cela stanie się ich grobem. Na to ich tam zamknięto. Cela zresztą jest zakażona trądem. Rozumiem, odparłem i posłuchanie skończyło się. Tu Geziusz wyjął z zanadrza swej tuniki zwój pergaminowy, pożółkły od starości i używania, a rozkładając jedną z tych kart przed trybunem dodał: Oto plan najniższego piętra. Całe zgromadzenie z ciekawością patrzyło na mapę. Taką mapę i taki plan otrzymałem od Gratusa, a tu cela z numerem piątym mówił Geziusz. Widzę, odparł trybun. Zatem jak mówiłeś, cela ta była zakażoną. Pragnąłbym zadać jedno pytanie, zauważył pokornie klucznik. Trybun dał znak przyzwolenia. A liż mogłem mapę w takich otrzymanych okolicznościach uważać za prawdziwą. Oczywiście, że nic innego nie wypadało, ale ona nie jest prawdziwą. Trybun spojrzał zdziwiony. Nie jest prawdziwą, powtórzył klucznik. Wskazuje ona tylko pięć cel, a tam ich jest sześć. Sześć? Pokażę ci piętro, jakim jest, a raczej jakim mniemam, że jest. Tu już wyrysował na tabliczce następujący plan i podał go Trybunowi. Dobrze narysowałeś, rzekł Trybun, chcąc skończyć rozmowę. Każe zrobić nowy plan i oddam ci go jutro, gdy przyjdziesz. Dokończywszy tych słów, wstał. Racz mnie jeszcze posłuchać trybunie. Jutro, Gezjuszu, jutro. To, co mam powiedzieć, nie cierpi zwłoki. Trybun zajął na powrót krzesło, acz niechętnie. Będę się starał być zwięzłem, rzekł dozorca pokornie. Tylko pozwól mi jeszcze na jedno pytanie. Miał, żebym nie wierzyć Gratusowi, gdy mówił o więźniach pod liczbą piątą? Ale zapewne, że winieneś wierzyć. Obowiązkiem twoim było wierzyć, iż cela zawiera trzech więźniów, ślepych i bez języków. Dobrze, odparł dozorca. A jednak rzecz się tak nie miała. Nie, rzekł trybun z nowym zdziwieniem. Słuchaj i osądź. Stosownie do rozkazu, obszedłem cele, zaczynając od pierwszego piętra, a kończąc na najniższych. Rozkaz nieotwierania numeru piątego szanowałem przez całe osiem lat, podając jedzenie i picie otworem na to przeznaczonym. Wczoraj, gdy odebrałem nowy rozkaz, nie bez ciekawości zbliżyłem się do tych drzwi, spodziewając się ujrzeć tych nieszczęśliwych, co wbrew wszelkim oczekiwaniom tak długo żyli. Z rozkazu zamki nie chciały puścić i dopiero gdyśmy je całą siłą pchnęli, ciężkie drzwi się otworzyły. Wszedłszy, zastałem tam jednego tylko człowieka, bez oczu, języka i całkiem obnażonego. Włosy nieszczęśliwego posklejane spadały na piersi i plecy. Skóra żółta jak pergamin. A gdy wyciągnął ręce, ujrzałem paznokcie palców zaokrąglone jak szpony ptaka. Pytałem go o towarzyszy. Wstrząsnął przecząco głową. Mimo tego zaprzeczenia przeszukaliśmy całą celę. Podłoga była mokrą jak mury, a nigdzie żadnego śladu reszty więźni. Gdyby tam zamknięto niegdyś trzech ludzi i dwóch z nich umarło, toć byłyby przynajmniej ich kości. Cóż więc przypuszczasz? Sądzę, trybunie, że przez całe osiem lat w celi tej tylko jeden znajdował się więzień. Tu trybun rzucił na klucznika badawcze spojrzenie i rzekł: Miej się na baczności. Miał, żebyś twierdzić, że Waleriusz kłamał? Gez skłonił się i rzekł. Mógł sam być w błędzie. Nie, chyba, że nie przeczył trybun. Stosownie do tego, co mówisz, wiedział, jak sądzić, bo żali nie powiedziałeś, co dopiero, że jadła i napoju dostarczano na trzy osoby. Otaczający przeświadczyli, podziwiając rozumną domyślność swego przełożonego, ale już pewny siebie, zdawał się nie zważać na tę uwagę. To dopiero połowa historii. Skoro się dowiesz całej, podzielisz moje przekonania. Otóż, cóż dalej zrobiłem z owym człowiekiem? Posłałem go do łaźni, kazałem oczyścić i odziać, a potem wyprowadziłem przed bramę fortecy i puściłem na wolność, umywawszy odręczny ręce. Tymczasem dziś wrócił on na powrót, a gdy go do mnie przyprowadzono, płakał i dawał mi znakami do zrozumienia, że chce wrócić do celi, na co pozwoliłem. Gdy go wiedziono, wyrwał się i padł mi do nóg, błagając, abym za nim poszedł. W tej chwili tajemnica o trzech ludzi stanęła mi na myśli, i tem skorzej uległem jego prośbom. Dziś zaś cieszę się, że uczyniłem jako żądał. Całe zgromadzenie słuchało teraz opowiadania z najwyższym zaciekawieniem. Gdyśmy się znaleźli w celi, nieszczęśliwy poznał ją po omacku, z czego dziwną okazywał radość a biorąc mnie za rękę, przywiódł do otworu podobnego do tego, którym się jego samemu jeść podawało. Był to otwór dość duży. Cały hełm mógłby się przezeń przesunąć. Przecież dnia poprzedniego uszedł naszej uwagi. Trzymając mnie za rękę, włożył głowę w otwór i wydał krzyk zwierzęcy. Zdziwiony, odsunąłem nieszczęśliwego, a zająwszy jego miejsce, zawołałem do wnętrza. Hej, jest tam kto? Zrazu nie odebrałem żadnej odpowiedzi, ale za powtórnym zapytaniem usłyszałem taką odpowiedź. Bądź pochwalony, o Panie, zdziwienie moje wzrosło, bo był to głos kobiecy. Pytałem dalej. Kto jesteś? Jestem niewiastą, Izraelitką, wraz z córką żywcem pogrzebaną. Pomóżcie nam rychło, bo bliskie jesteśmy śmierci. — Zapewniłem je o pomocy i przyszedłem, aby zapytać o twą wolę. Trybun wstał rozgorączkowany. — Masz słuszność, Geziuszu. Plan był fałszywy, a powieść o trzech więźniach kłamstwem. Zaprawdę lepszych obywateli od Waleriusza Gratusa potrzeba by Rzymowi. — Tak — odparł klucznik. — Wiem od więźnia, iż co dzień podawał tym towarzyszkom jadło i napój. — Oto wyjaśnienie — Dokończył trybun patrząc na zgromadzonych i myśląc, jak to dobrze, że mu nie braknie na świadkach. Spieszmy uwolnić kobiety, chodźmy wszyscy. Gez już był wielce uradowany. Trzeba nam będzie zburzyć mur, zauważył. Znalazłem miejsce, które było wejściem. Obecnie założone jest kamieniami. Trybun zwrócił się do swego pisarza: Przyślij za mną co rychlej robotników z narzędziami. Sprawozdanie jeszcze zatrzymaj, bo trzeba będzie je uzupełnić. Za chwilę opuścili komnatę. Rozdział 29. Jestem niewiastą Izraelską. Żywcem wraz z córką pogrzebaną. Pomóżcie nam co rychlej, bo bliskie jesteśmy śmierci. Taką odpowiedź usłyszał Gezjusz z celi, którą na swym planie liczbą sześć oznaczył, a czytelnik pomyślał sobie. Oto nareszcie znaleziono matkę i siostrę Benchura. I tak też było. Porwano je 8 lat temu. Zaprowadzono do fortecy, bo tak chciał gratus. Nie był to wybór przypadkowy. Jako pan twierdzy wiedział, te cele szóstą nie tylko łatwiej było ukryć. Ale w dodatku zakażoną była trądem. Więzienie nie zdało mu się dostateczną karą. Nie starczyły zamki i lochy dla nieszczęśliwych, zasłużyły na śmierć okrutną. Do tej strasznej nory przywlekli je niewolnicy w noc ciemną, wepchnęli w głąb i z okrucieństwem iście barbarzyńskim zamurowali otwór, odbierając wszelką nadzieję powrotu do świata. Ludzie ci nie wydali się gratusowi dość pewnymi. Dlatego wysłał ich w rozmaite strony, aby nie mieli sposobności zdradzić tajemnicy. Takim sposobem pozbył się gratus rodziny, którą pragnął bezkarnie ograbić. Uczynił to dość zręcznie, bo bez hałasu, a jednak wiedział, że śmierć ich nie ulega wątpliwości. Gdyby zaś niecny czyn ten wyjść miał na jaw, to rzecz przedstawi się jako wymiar sprawiedliwości, nie zaś jako zbrodnia. Skazaniec ślepy i niemy miał im podawać napój i jadło otworem z sąsiedniej celi. Zdrady z jego strony nie było potrzeby się obawiać. Bezcala w znacznej części był autorem tych pomysłów, które im obu ułatwiły zajęcie majątku i dobytku chórów bez zbogacenia kasy cesarskiej. Ostatnim środkiem ostrożności było oddalenie dawnego dozorcy więzień, chociaż ten wcale nie wiedział o zaszłych wypadkach. Znał jednak doskonale więzienia, i oczywiście przed nim sprawa ta nie dałaby się ukryć. Dalej jeszcze z przebiegłością iście szatańską kazał prokurator sporządzić fałszywą mapę z opuszczeniem celi szóstej i wręczył ją, jak to wiemy, nowemu dozorcy. Rozkazy dane przy wręczeniu mapy były ujęczeniem dzieła, bo cela i jej mieszkańcy istnieć przestali. Stąd sobie wyobrazić życie matki i córki w ciągu owych ośmiu lat, trzeba nam sobie przypomnieć ich dawniejszy sposób życia. Wszak szczęście nasze lub boleść zależą od tego, jak je odczuwamy w duszy. Aby choć w przybliżeniu zrozumieć cierpienia matki Benhura, musimy sobie przypomnieć przymioty jej umysłu i serca, jak również okoliczności towarzyszące jej uwięzieniu i zamurowaniu. Aby to odczuć, Trzeba nam przypomnieć sobie spokojne, szczęśliwe życie w książęcym domu. Owe wieczory letnie spędzone w gronie rodziny i porównać z życiem w podziemiach fortecy Antonia. Nie wątpię, że choćby czytelnik zdolen był tylko wyobrazić sobie materialną nędzę tej niewiasty, tak czułego serca i płci słabej, to z pewnością niedola wzruszyłaby go do głębi. Cóż dopiero jeśli zechce pójść dalej – jeśli zechce dzielić cierpienie jej umysłu i serca. Aby to zrozumieć, niech przypomni sobie jej rozmowę z synem o Bogu, narodach, bohaterach, w której była mistrzem, a zawsze matką. Chceszli dotkliwie zranić mężczyznę, zadraśnij jego miłość własną. Chcesz dotknąć niewiastę, zadraśnij jej uczucia. Cela szósta była taką, jaką ją narysował Gez już na planie. Trudno coś dokładniejszego o jej rozmiarach powiedzieć. Zdaje się jednak, że była obszerną, a ściany niej i podłoga pełne nierównych wklęsłości. Od strony zewnętrznej wchodziło do celi trochę świeżego powietrza, a czasem błysnął i promień słońca. Taka była Cela Szósta. A teraz, miły czytelniku. Niechaj opis niemego i oślepionego skazańca spod numeru piątego przysposobi umysły twój na cierpienie, jakie znosiły nieszczęśliwe niewiasty. Obie kobiety siedzą pod samą ścianą. Jedna na ziemi, a druga na wpół oparta na tamtej. Nic tam nie ma prócz nagiej skały. Blade światło otworem wpadające daje im pozór widm tak straszliwych, że nie miały żadnego odzienia. A jednak nie są bez pociechy, bo oto obejmują się wzajemnie w miłości. Znikło bogactwo, znikła nadzieja, ale została miłość. Bóg jest miłością. Miejsce, na którym siedziały, było gładkiem od ciągłego używania, bo któż zdoła zliczyć, ile czasu w ciągu owych ośmiu lat spędziły w tym miejscu, czerpiąc nadzieję wyzwolenia z bladego, ale przecież przyjemnego promyka światła, przedzierającego się przez otwór w murze. Gdy rano zawitał, wiedziały, że dzień świta. Gdy bladł, że noc zapada. Przez ową szparkę tak maleńką wysyłały myśl w świat daleki, jakoby była bramą królewskiego pałacu. I przebiegały go wszerz i wzdłuż, szukając jednego syna, druga brata. Szukały go na morzach i wyspach. Zdawało im się, że Go widzą to tu, to tam, a wszędzie w przelocie, bo jako same żyły czekając na Niego, tak i on żył, aby je odnaleźć. Jakże często choć bezwiednie myśli spotykały się na tej drodze. Jakże często powtarzały sobie słowa, co były jedyną osłodą w cierpieniu. Póki On żyje, pamiętać o nas będzie. A póki pamięta, nie traćmy nadziei. Nie myśląc już o tem, czem dawniej były obydwie niewiasty, doznajemy uczucia, że musiała w nich zajść zmiana, której samo długoletnie więzienie spowodować nie mogło. Matka gdy tu weszła, była kobietą piękną, śliczna córka dziewczynką. Dziś nawet miłość temu zaprzeczyć musiała, włosy ich długie, nieczesane, dziwnej białości budzą grozę wstręt. Może to dziwne światło wśród ciemności wywołuje takie wrażenie, a może jest coś w ich twarzach, co przez strachem ścina w żyłach krew. Może cierpią głód i pragnienie. Wszak nie jadły i nie piły, odkąd ich poniewielony sługa odzyskał wolność, a to było od wczoraj. Tirza w uścisku matki jęczy żałośnie. Bądź spokojną, Tirzo. Przyjdą, przyjdą niewątpliwie. Wszak Bóg jest dobry. A myśmy nigdy nie zapomniały o nim. Zawsze się modliłyśmy, gdy w świątyni odezwała się pobudka do modlitwy. Światło jeszcze jasne, słońce stoi na południowej stronie, z pewnością jeszcze siódmej nie ma. Niedługo musi się ktoś zjawić. Bóg jest dobry, ufajmy Jemu. Proste te słowa matki nie minęły bez wrażenia. Tirza nie była już dzieckiem bo od lat trzynastu, które liczyła wówczas, gdy ją więziono, przybyło uśm. Chcę być silną — rzekła. — Wszak cierpisz porówno ze mną. Potrzeba mi żyć dla ciebie i brata. Cóż, kiedy język spieczony, usta spalone, bezustannie muszę myśleć o tym, gdzie jest i czy kiedykolwiek nas znajdzie. Głosy ich brzmią cicho, nienaturalnie. Matka tuli córkę do serca i mówi — Śniło mi się tej nocy. Widziałam go tak dokładnie jak ciebie w tej chwili. Czemuż nie miałabym wierzyć w sny, kiedy nasi ojcowie w nie wierzyli, a pan tak często z nami w ten sposób rozmawiał. Zdawało mi się, jakobyśmy były w przedsionku niewiast, w świątyni. Z nami było więcej kobiet. On przyszedł i stał w cieniu bramy, spoglądając dokoła. Serce biło mi gwałtownie. Wiedziałam, że nas szuka. Wyciągnęłam ręce ku niemu i biegłam, wołając go po imieniu, ale niestety nie poznał mnie. W tej samej chwili znikł. Któż wie, a żali tak, kiedy nie będzie. Wszak obie tak bardzo jesteśmy zmienione. Zapewne, jednak... Tu głowa matki upadła bezwładnie na twarz. Wystąpił wyraz boleści, a podniósł uszy się, rzekła... Jednak możemy mu się dać poznać. Pirza załamała ręce. Wody, matko, wody, choć krople wody. Matka spojrzała wokoło po celi. Tyle razy wzywała Boga, tyle razy w jego imieniu obiecywała pomoc dziecku, że w tej chwili powtarzanie tych samych obietnic zdało się już gorzkim urągowiskiem. Na domiar rozpaczy światło poczęło niknąć. A pod wrażeniem zapadającego zmroku zdało się jej, że śmierć już się zbliża. Siły opuszczają ją i zwątpienie ogarnia silną dotąd duszę. Przecież ostatnim wysiłkiem woli przemawia jeszcze, bo mówić trzeba, aby córkę wzmocnić. Cierpliwości tyrzo przyjdą, już są. I oto. Zdaje jej się, że słyszy głosy w pobliżu małego otworu, przez który im podawano napój i jedzenie. I nie myliła się. Za chwilę przebił mury celi krzyk skazańca. Tirza usłyszała go także. Wstały więc obie wzajemnie się wspierając, a matka zawołała z zapałem pełnym wiary i nadziei. Pochwalonym niech będzie pan po wsze wieki! Kto tam? zapytano. A potem — Kto jesteście? Głos to nieznajomy. Ale cóż je to obchodzić może? Od ośmiu lat pierwszy to głos, prócz głosu Tirzy, co uderza jej ucho. Oto nagłe przejście od śmierci do życia. Niewiasta izraelska pogrzebana wraz z córką. Pomóż nam, bo pomrzemy. Nie traćcie nadziei, wnet wrócimy. Kobiety szluchały głośno. Znaleziono je. Ratunek jest bliski. Zwrócone im będzie wszystko, co utraciły: dom, towarzystwo, własność, syn i brat. Światełko, tak małe i smutne, wydawało się jakoby jasność dnia. Zapominały o boleści, głodzie, pragnieniu i padły na ziemię, w wzajemnym uścisku. Tym razem oczekiwanie nie trwało długo. już opowiadał wprawdzie przewlekle swą historię, ale skończył ją nareszcie. Trybun zaś był energiczny i przedsiębiorczy. Hej, jesteście tam? krzyknął przez otwór. Jesteśmy! zawołała matka, wstając z ziemi. Prawie równocześnie usłyszały uwięzione uderzenia młotów. Nie mówiły do siebie, ale słuchały i pojmowały, co znaczy ten huk zrozumiały, że robią dla nich drogę do wolności. Już słychać rozmawiających robotników dalej o radości. Już przedziera się światło pochodni przez szczelinę w murze. Oto on, matko, to on. Znalazł nas nareszcie, wołała Tirza z ożywieniem. Bóg jest dobry, odparła matka spokojnie. I znów upadł kamień, potem drugi, potem cała masa i zrobił się otwór. W otworze stanął człowiek, obsypany pyłem, oświetlając pochodnią wnętrze celi. Jeszcze dwóch innych stanęło po bokach, trzymających również pochodnie, aby przepuścić trybuna. Uszanowanie dla kobiet nie jest czczą formą. Leży ono w głębi prawdziwie męskiej natury. Trybun stanął, gdyż spostrzegł, że kobiety przed nim uciekały. Nie z bojaźni, ale ze wstydu. Ale zaprawdę, nie ze samego wstydu się chroniły. Z głębi celi usłyszał głos najstraszliwszy, najokropniejszy, usuwający wszelką nadzieję, najboleśniejszy, jaki ludzkim językiem da się wyrazić. Uciekajcie, nie zbliżajcie się, bośmy nieczyste. Ludzie stojący u otworu spojrzeli po sobie. Nieczyste, nieczyste, rozległ się głos po raz wtóry, jak skarga boleści. Tak spełnia swe obowiązki wdowa i matka, czując w tej chwili, że wolność, o którą błagała, o której śniła, o której marzyła, zamieniła się w jej ręku na jabłko sodomskie. Ona i Tirza były dotknięte trądem. Łaskawy czytelnik nie zna może znaczenia tego słowa, dlatego przypomnieć nam trzeba ustawy dotyczące tej strasznej choroby. O której ludzkość dzisiejsza niewiele wie, tych czworo. Ślepy, trendowaty, ubogi i bezdzietny, mogą być uważani za zmarłych. Tak mówi Talmud. Stosownie do tego prawa być trendowatym znaczy być umarłym. Nie wolno mu mieszkać w rodzinnym mieście. Z ukochanymi rozmawia tylko z oddalenia, nie posiada żadnych praw, nie przekracza progu świątyni. Z synagogi nawet jest na zawsze wygnanym. Za suknie służą mu łachmany, usta jego zamknięte milczeniem przerażenia. Gdy je otwiera, to tylko na to, by wyrzec hasło ostrzegające, nieczysty, nieczysty, które oddala każdego. Domem jego i mieszkaniem pustynia i opuszczone groby. Był on niby upiorem, widmem dla wszystkich. I cierpienia jego o tyle straszniejsze, że groziły drugim zarażeniem. Drżał jak każdy śmiertelny przed śmiercią, a jednak w niej tylko mógł pokładać nadzieję wyzwolenia. Pewnego dnia ujrzała matka na prawej dłoni wyprysk, który na próżno zmyć usiłowała. Mało na to zważała i nie zdołała zdać sobie sprawy, co to mogło być. W zimnym tym bowiem grobie straciła rochubę czasu. Niestety niebawem Tirza zaczęła się o to samo oskarżać. Wody, która jedynym mogła być lekarstwem, dawano tylko tyle, że używając jej do obmywania musiały być cierpieć pragnienie. Z czasem pryszcz ten rozwinął się na całą rękę, skóra się popadała, paznokcie odpadły od ciała. Cierpienia ich nie były przecież dojmujące, ale ciągłe. Usta wysychały, wargi pękały. Pewnego dnia, kiedy matka zajęła się jakim takim oczyszczaniem celi, pragnęła się przypatrzeć twarzy Tirzy i przekonać, czy straszna choroba nie nadwyrężyła rysów twarzy jej ukochanego dziecięcia i z najwyższym przerażeniem ujrzała, że rzęsy jej były białe jak śnieg. Jakaż boleść ogarnęła duszę matki. Chwilę stała, jakby skamieniała. Nie mogła wymówić ani słowa i siadła na kamiennej ławce, a umysł jej trapiła myśl. To trąd, to trąd. Nie o sobie myślała, ale o swoim dziecięciu. Miłość matki zamknęła jej usta, że nie zdradziła przygniatającej tej wiadomości córce. Świadomość nieszczęścia zamknęła więc w swym sercu. Sama bez nadziei nieciła święty płomień w sercu Tirzy. I z dziwną przezornością, dziwną cierpliwością zdołała ukryć przed córką, czem była zagrożoną, utrzymując, że to rzecz małej wagi i przemijająca. Mimo boleści i wewnętrznej trwogi, zdobyła się na wymyślanie jej rozrywek, opowiadając dawne i podania lub tworząc nowe. Zawsze z równą radością słuchała śpiewów tirzy, a obolały usta jej samej brzmiały pieśniami króla psalmisty. Pienia te koiły ich boleść, żywiły w sercach pamięć o Bogu, co się zdawał o nich wraz z całym światem zapomnieć. Wolno, ale straszliwie rozwijała się nieubłagana choroba, pokrywająca ich głowy białością, wyżarająca dziury w ustach i powiekach, a całe ciało pokrywająca bliznami. Potem zaczęła toczyć gardło, odbierając słodki dźwięk głosowi – Dalej pozbawiła mu szkły giętkości, wdarła się do płuc, nerwów, kości, a każdy postęp straszliwego wroga czynił je słabszymi. Wśród tej grozy biedna matka śledziła każdy objaw i wiedziała, że tak będzie aż do śmierci, na którą Bóg tylko wie, jak długo czekać będą. Nareszcie przyszedł i ten straszny dzień, w którym matka musiała z poczucia obowiązku powiedzieć tirzy nazwę ich choroby. I potrafiła wraz z nią błagać przedwiecznego o rychły koniec męczarni. A jednak, jakże wielką jest siła przyzwyczajenia, kiedy i te nieszczęśliwe niewiasty zdołały po jakimś czasie znosić spokojnie swój los, znały swą chorobę, wiedziały, jak postępowała, a jednak pragnęły żyć. Pragnęły życia, bo jeden jeszcze związek łączył je z Ziemią, zapominały o swej niedoli. Krzepiąc w sobie ducha rozmową o Benchurze. Wzajemnie obiecywały sobie, że wnet się z nim połączą. Nie wątpiły, że jest im wiernym jak dawniej i podzielać będzie ich radość, gdy się nareszcie zobaczą. Przędząc tę wątłą nić, znajdowały w niej szczęście i nie pragnęły tak gorące śmierci. W takim znajdowały się usposobieniu duszy, gdy usłyszawszy wołanie Gazjusza. A dobiegała właśnie dwunasta godzina głodu i pragnienia. Pochodnie rozjaśniły ciemność więzienia, wolność zawitała. Bóg dobry jest, rzekła wdowa, dziękując tymi słowami Bogu. Nie ma zaiste lepszego sposobu okazania wdzięczności, jak zapomnieć minione zło, bo wtedy widzi się i ceni obecną łaskę. Trybun wszedł. A oto skąd, w którym się ukryły, zabrzmiało ostrzeżenie wywołane poczuciem obowiązku nieczyste, nieczyste. Ileż zaparcia się siebie potrzeba było na wypełnienie tej smutnej powinności. Nawet radość z odzyskanej wolności nie zagłuszyła w niej zrozumienia, co obecnie nastąpić może. Dawne szczęśliwe życie ani wróci, ani wrócić może. Gdyby się zbliżały do owego dawnego domu, to tylko do proga i chyba na to, aby zawołać nieczyste nieczyste. Jednak w piersi żyje i żyć będzie miłość silna i czuła, jak zawsze, miłość do syna, o którym myśl była jedyną osłodą w więzieniu. Ileż to razy widziała przed oczyma duszy chwilę, która ich połączyć miała. A teraz? Teraz, gdyby się do niej zbliżył, musiałby uciekać. Gdyby wyciągnął ręce i wołał słodkim, tak dawno niesłyszanym głosem: Matko, matko, musiałaby go powstrzymać wołaniem: nieczyste, nieczyste. A drugie dziecko, które w braku innej odzieży pokrywało nagość swoją roztargnionymi włosami o nienaturalnej i obrzydliwej białości. Ach, ona już do końca życia pozostanie jej nieodstępną w niedoli towarzyszką. A jednak mężna niewiasta nie zawahała się ani na chwilę, a z ust jej padły słowa, które od wieków jako przestroga brzmiały nieczyste, nieczyste. A odtąd będzie słowa te powtarzała miast pozdrowienia. Trybun usłyszał je, ale pozostał: Kto jesteście? Jesteśmy kobiety, umieramy z głodu i pragnienia, lecz nie zbliżajcie się i nie dotykajcie się. Ani murów, ani podłogi. Nieczyste. Opowiedz swoje dzieje, kobieto. Wymień nazwisko. Kto i kiedy cię tu zamknął? Był niegdyś w mieście Jerozolimie książę Ben Hur. Znali go wszyscy szlachetni Rzymianie. Sam Cezar był mu przyjacielem. Ja mam po nim wdową, a to jego dziecko. Jakoż mogę ci powiedzieć, za co tu jestem, gdyż sama nie wiem, chyba za to, że byliśmy bogaci. Waleriusz Gratus może powiedzieć, kto był naszym wrogiem i kiedy się zaczęła nasza niewola. Ja nie mogę. Patrz, opatrz, do jakiego stanu nas przywiedziono. Patrz i miej litość. Chociaż powietrze w celi było dusznym od zarazy i swędu pochodni, Rzymianin przywołał do siebie jednego z trzymających światło i zapisał dokładne zeznanie wdowy. Zeznanie było krótkie, ale zrozumiałe. W kilku słowach Zawierało jej dzieje ostrzeżenie i prośbę. Pospolita kobieta nie byłaby zdolną tak rzecz przedstawić, ani wzbudzić wiary i litości. Uczynię według twojej prośby, niewiasto, rzekł trybun składając tabliczki. Przyśle wam jeść i pić. Pomij o panie o odzieniu i oczyszczającej wodzie. Stanie się, jako pragniesz. Bóg jest dobry, Mówiła łukając wdowa. Pokój jego niechaj będzie z tobą. Nie ujrzę was więcej, dodał. Przygotujcie się. Wieczorem każe was zaprowadzić do bramy fortecznej i puścić na wolność. Dalej musicie się zastosować do prawa. Bywajcie zdrowe. Wydawszy rozkazy, wyszedł. Niebawem weszli do celi niewolnicy, niosąc wielkie konwie wody, wiadra i ręczniki oraz mięso, chleb i szaty niewieście. Wszystko to postawili u wejścia i uciekli. Gdy noc zapadła, wyprowadzono obie niewiasty do bramy i wskazano ulicę. W ten sposób pozbył się Rzymianin ich obecności, a one odzyskały wolność wśród murów rodzinnego miasta. Opuszczając fortecę, spojrzały w górę na gwiazdy i spytały się: Cóż teraz? Dokąd się udać? Rozdział 30. Prawie o tej samej godzinie, w której Geziusz, klucznik, stanął przed trybunem w fortece Antonia, wstępował pierwszy podróżnik na górę oliwną od jej wschodniej strony, był to czas posłuchy w Judei. Droga to więc uciążliwa i pełna pyłu. Roślinność spalona od słońca nie orzeźwiała płuc wędrowca. Podróżny jednak nie zdawał się zważać na trudy. Był bowiem młody i silny, a krótkie i lekkie szaty nie przyczyniały gorąca. Szedł z wolna, spoglądając to w prawo, to w lewo, ale nie okiem niespokojnym wędrownika niepewnego drogi. Przeciwnie. Zdawało się raczej jakby witał każdy przedmiot, jakby się zbliżał po długiej rozłące do starych znajomych. Patrzał z rozkoszą i trochę ciekawością, jak gdyby mówił, witam was, witam stare kąty. W miarę jak szedł w górę, coraz częściej przystawał, aby popatrzeć poza siebie na niknący zwolna łańcuch gór Moabu. Skoro jednak zbliżał się do szczytu, już mimo zmęczenia przyspieszył kroku i nie oglądał się więcej. Na szczycie stanął, jakby wstrzymany nagle silną ręką. Z rozwartymi oczyma, płonącą twarzą, przyspieszonym oddechem patrzał na widok, który się roztaczał u nóg jego. Podróżnikiem tym jest Ben Hur, a u stóp jego Jerozolima. Nie było to dzisiejsze święte, choć ubogie miasto, ale ów gród wspaniały, zbudowany i ozdobiony przez Heroda, niebawem uświęcony męką Chrystusa Pana. Dziś nawet piękne miasto, gdy na niezwyżyn starego oliwetu patrzymy, czemże musiało być wówczas? Benchur usiadł na koniu i zdjąwszy biały zawój z głowy, przypatrywał się z rozkoszą krajobrazowi. Słońce się już chyliło ku zachodowi. Chwilę zwieszało się za dalekimi szczytami gór, oblewając całe miasto różowym światłem i pomału znikając. Panująca wokół cisza zwróciła myśl Benchura ku rodzinnemu domowi. Wzrok jego spoczął na ciemnym punkcie nieba na północ od świątyni. Tam stał dom ojców jego. Ciepły i miły powiew wieczornego wietrzyku łagodził uczucia Benhura, usuwając z jego myśli wszelkie plany i zamiary, a zwrócił je do obowiązków, które go do Jerozolimy przywiodły. Tam w pustyni Ilderimem, zapoznawał się z tym wszystkim, co mu było do dalszych planów potrzebne. A szczególnie badał miejscowość i siły, jakie mi mógł na wszelki przypadek jako wódz rozporządzać. Wtem przybył pewnego dnia goniec przynoszący wiadomość o usunięciu Gratusa, a mianowaniu Ponskiego Piłata. Wobec kalectwa Messali i oddalenia Gratusa, nie miał już Benchur powodu zwlekać dłużej z poszukiwaniem matki i siostry. Nie było bowiem żadnej obawy. Gdyby sam nie mógł zwiedzić więzień Judei, to mógł się posłużyć drugimi. Skoro je znajdzie, cóż łatwiejszego, jak wyprosić u Piłata ich wyzwolenie, nie żałując zwłaszcza pieniędzy? Gdy je następnie osadzi w bezpiecznym miejscu, będzie mógł się oddać zupełnie sprawie oczekiwania króla. Takie powziął postanowienie. A gdy Ilderim zgodził się na nie, wyruszył z trzema Arabami do Jerycha gdzie ich wraz z końmi zostawił, a sam zaś pieszo w dalszą puścił się drogę. W Jerozolimie czekał na niego maluch. Takie były ogólne zarysy planu. Ze względu na dalsze zamiary uważał za stosowne nie pokazywać się ludziom, mianowicie Rzymianom. Miał zresztą maluch człowieka bystrego i przebiegłego, który bez zwrócenia na siebie uwagi dalsze mógł robić poszukiwania. Najwięcej zastanawiał się Benchur nad tym, od czego zacząć, tym bardziej, że brakło mu wszelkich śladów. Jakby przeczuciem wiedziony, myślał rozpocząć od fortecy Antonii. Przemawiały zatem tradycje o labiryncie cel więziennych, które straszyły bardziej wyobraźnię żydowską niż najsilniejsza załoga. Często przypuszczał, że rodzinę jego pogrzebano w takim lochu. Zresztą szedł w tej myśli za naturalnym popędem, przypominającym mu, że ostatni raz widział swoje ukochane, gdy je ciągnięto w stronę fortecy. Może ich teraz tam nie znajdzie, ale jeśli były kiedyś, to zostało ich wspomnienie i pamięć wypadku, co posłużą do dalszego poszukiwania jako ślad pewny. Najwięcej jednak w całej tej sprawie liczył Benchur na pomoc jeszcze jednej osoby. Jak wiemy, dowiedział się od Simonidesa, że Amra, egipcjanka, żyje w pałacu. My zaś pamiętamy, że wierna ta istota w dzień nieszczęścia rodziny chórów wyrwała się z rąk strażnikowi i uciekła na powrót do pałacu, w którym ją zamknięto, zapieczętowawszy bramy. W ciągu lat następnych wspierał ją Simonides i żyła jako jedyna mieszkanka pałacu. Na próżno starał się Gratus sprzedać to gniazdo z nienawidzonej rodziny, Historia tego domu odstręczała nie tylko kupców, ale i wynajmujących. Przechodnie mijali dom z trwożliwym szaptem i szczególne było mniemanie, że pustkę te zamieszkują duchy. Powodem tych wieści była zapewne amra, którą od czasu do czasu widywano, to na dachu, to w oknach pałacu. Duchem była więc rzeczywiście kobieta, ale zaprawdę trudno mi znaleźć stosowniejsze dla upiorów siedlisko nad opuszczony pałac prześladowanej rodziny. Nic więc naturalniejszego, że Ben spodziewał się od niej czegoś dowiedzieć, co rzuci światło na całą sprawę i pomoże w poszukiwaniach. Niemało cieszył się na chwilę ujrzenia poczciwej niewiasty w miejscu tak miłym i drogiem. Tą nadzieją wzmocniony, spieszył do rodzinnego domu i Amry, a spuszczając się z góry, szedł drogą na północ wschód. Na samym prawie skręcie, tuż przy korycie Cedronu, wszedł na drogę wiodącą do wioski Siloam i stawu tegoż nazwiska. Tu spotkał pasterza wiodącego owce na jutrzejszy targ. Wszczął z nim rozmowę i szli razem, mijając gestemane przez bramę rybią do miasta. Ciemno już było, gdy ben -Hur, rozłączywszy się u bramy z pasterzem, zwrócił się w wąską ulicę, która wiodła ku południu. Nieliczni przechodnie pozdrawiali go. Odgłos jego kroków rozlegał się głucho po ulicy. Domy po obu stronach były niskie, ciemne i smutne. Prawie wszystkie drzwi już pozamykano, i tylko gdzieniegdzie doletywał go z poddasza śpiew matek usypiających niemowlęta. Samotność, noc. Niepewność powodzenia. Wszystko usposabiało go posępnie. Raz nabierał odwagi, to znowu ją tracił. W takim stanie duszy doszedł do głębokiego stawu Betesta, w którego wodach odbijały się ciemne chmury. Spojrzawszy w góry, ujrzał na północ rysującą się na popielatem tle wieczornego nieba fortece Antonii, ciemną, posępną. Nikt go nie zatrzymywał. Nie było straży. A jednak przystanął, jakby ulegając niewidzialnej sile. Ogromna forteca przedstawiała się w całej swej okazałości. Ben-Hur poznał, że nie jest do zdobycia, i zadrżał pod tym wrażeniem. Myśl, że matka jego i siostra mogą być tam pogrzebane, zmroziła mu krew w żyłach. Cóż zdoła dla nich uczynić? Siłą oręża nic. Cała armia mogłaby tu walczyć i zdobywać ją przyrządami oblężniczymi. Wszystko nadaremno. Wobec tego pozostaje tylko jedna droga. Droga podstępu, ale tak często zawodna. Bóg, ostatnia ucieczka człowieka, wszelkiej pozbawionego mocy. Ucieczka pewna, ale często każe nam długo na pomoc czekać. Znękany z wątpieniem zwrócił się ulicą poniżej wieży i szedł nią ku zachodowi. Wiedział, że po drugiej stronie w bezecie jest gospoda. Chciał tam zamieszkać, póki by tu pozostawał, a zbliżając się do tego miejsca, dał się opanować pragnieniu odwiedzenia rodzinnego domu. Serce domagało się silnie o swoje prawa. Stare zwykłe pozdrowienie, któremu go kilku powitało przechodniów, nigdy mu się tak miłem nie wydało. Nagle zeszły gwiazdy i osrebrzyły całą wschodnią część nieba. A na tym jasnym tle wystąpiły przedmioty pierwej w ciemnościach niewidzialne a szczególnie smukłe wieże na górze Sionu. Wyłoniły się one z głębokich cieni z jakąś niezwykłą dokładnością, niby groźne napowietrzne widma. Pod wrażeniem dziwnej grozy stanął nareszcie młodzieniec u pregu rodzinnego domu. Wśród czytelników zapewne nie znajdzie się taki, który by nie odgadł uczuć miotających sercem Benchura, ale z pewnością będą tacy, którzy w swej młodości używali również szczęścia u ogniska rodzinnego, jak nasz bohater, i tak samo jak on stracili je na zawsze. Zwracając się myślą do owych szczęśliwych chwil spędzonych w domu rodzicielskim, który był im rajem, a który opuścili wśród łez, choć w nim niegdyś rozbrzmiewała wesoła pieśń i panowała niczym niekrępowana swoboda. Czemuż niestety. Powrót do każdego raju, tak trudny. U bramy starego domu stał Benchur i widział jeszcze ślady wosku użytego do pieczętowania. Nawet karta widniała z napisem: To jest własność Cezara. Od owego strasznego dnia nikt ani wszedł, ani wyszedł tą bramą. Miał żeby zapukać jak dawniej? Nie. Wie on dobrze, że byłoby to na próżno, a jednak nie może oprzeć się pokusie. Któż wie? Może Amra usłyszy i wyjrzy jednak z okien. Myśląc tak, wystąpił na szerokie stopnie i wziąwszy kamień uderzył trzy razy. Głuche echo odpowiedziało mu złowrogo. Spróbował raz jeszcze i uderzył silniej niż poprzednio i znów nasłuchiwał. Nic prócz echa nie przerwało ciszy. Cofnął się więc w ulicy i przypatrywał się oknom, ale były puste i ciemne. Widok dachu odcinał się ostro na pogodnym niebie. Jasno było jak w dzień i nic nie mogło ujść jego oku, lecz nic nie ujrzał. Z północy przeszedł na zachód, gdzie bacznie obejrzał cztery okna i to na próżno. Chwilami serce jego pełne było bezowocnych życzeń, Także drżał z obawy i rozczarowania. Amra nie dawała znaku życia. W milczeniu udał się na stronę południową, gdzie również został bramę opieczętowaną i w napis zaopatrzoną. Gniew go ogarnął na ten widok. Przeczytał napis, zerwał tablicę i rzucił ją na środek ulicy. Potem usiadł na stopniu i modlił się, aby Pan zesłał rychło przez wszystkie narody oczekiwanego Mesjasza. Pokrzepiwszy się modlitwą, znalazł trochę spokoju, a znużony podróżą i upałem dnia pochylił się i wkrótce zasnął snem twardym. Prawie w tym samym czasie wyszły z ulicy prowadzącej od fortecy Antonia dwie kobiety i zwróciły się ku pałacowi chórów. Szły wolno i nieśmiało, co chwilę przystawając i nasłuchując. Urogu starożytnej budowy, rzekła jedna z nich. Oto nasz dom, tirzo. Dziewczyna konwulsyjnie chwyciła rękę matki, a wsparłszy się na niej ciężko płakała w milczeniu. Chodźmy, dziecię moje, bo. Tu matka zawahała się i dreszcz przebiegł po jej ciele. Potrzebowała chwili, aby opanować swe uczucia, poczem dodała spokojniej: Bo gdy ranek zaświta, wyrzucą nas z miasta na zawsze. Pod ciężarem tych słów Tirza się zatoczyła i padła na kamienie. Ach, prawda, rzekła łkając. Zapomniałam. Zdawało mi się, że wracam do domu. Tymczasem jesteśmy trendowate, nie mamy domu, policzone jesteśmy między umarłych. Matka podniosła ją czule z ziemi, mówiąc: Nie lękaj się, chodź. Zaprawdę dość im było wyciągnąć ręce, aby całe wojsko poszło w rozsypkę. Idąc wzdłuż muru, podobne były do straszliwych widm. Doszedłszy do bramy, stanęły. Ujrzały napis i przeczytały go, jak to przed chwilą uczynił Benhur. To jest własność Cezara. Matka załamała ręce, a wzniósłszy oczy, jęknęła od niewysławionego bólu i przerażenia. Co ci to, matko? Nieszczęśliwy, umarł chyba, nie żyje, wołała. Kto, matko? Twój brat. Ogołocili go ze wszystkiego, nawet ten dom mu zabrali. Biedny mój brat. Nigdy nie zdoła nam dać pomocy. I cóż poczniemy, matko? Jutro, jutro, moje dziecko, musimy poszukać schronienia przy drodze i żebrać, jak to czynią trendować i błagać o litość przechodniów. Tirza wsparła się tkliwie na ręku matki, mówiąc po cichu. Pozwól mi umrzeć, matko moja. Nie, rzekła matka stanowczo. Pan oznacza kres życia ludzkiego. Myśmy Jego wierne sługi i posłusznie czekać na Niego będziemy, chodź. Mówiąc to, ujęła rękę, tirzy i spiesznie przeszły na zachodnią stronę domu. Nie spotkawszy nikogo, obeszły narożnik, gdy nagle przeraziło ich jasne światło księżyca, co oświetlało południowy front pałacu i część ulicy. Mimo obawy nie cofnęła się matka. Spoglądając na zachodnie okna prowadziła ociągającą się tirzę. Teraz można już było w blasku księżyca dostrzec straszliwe ślady ich choroby na ustach, licach, zbielałych oczach i poranionych rękach, a zwłaszcza po długich splotach włosów i brwiach zupełnie białych. Na próżno chciałby patrzący na nich odgadnąć, która z nich matką, która córką. Obie zdawały się być w równym wieku. — Cicho! — przemówiła matka. — Ktoś leży u stopni wschodowych, jakiś człowiek. Przeszły na drugą stronę ulicy i w cieniu podeszły aż pod bramę, u której stanęły. Śpi, Tirzo. Mężczyzna leżał nieruchomie. Czekaj, spróbuję otworzyć. Mówiąc te słowa, przesunęła się matka cicho koło śpiącego i próbowała ruszyć furtkę. Czy furtka się poruszyła? Nie spostrzegła wcale. Bo tejże chwili człowiek śpiący weschnął i obracając się niespokojnie, zesunął z głowy zawój w ten sposób, że odsłonił twarz obróconą do księżyca. Spojrzała na tę twarz i zdjęło ją trwożliwe zdziwienie. Jeszcze raz spojrzała dokładniej. Nagle podniosła się załamując ręce i w niemej boleści utkwiła w niego oczy. Po chwili zbliżyła się do tirzy, mówiąc szeptem: Żywię pan, bo oto syn mój, a brat twój! Mój brat? Juda? Matka chwyciła ją za rękę. Chodź! rzekła znów cichym szeptem. Spójrzmy na niego razem. Raz, jeden raz, a potem wesprzyj o panie sługi twoje. Trzymając się za ręce, przeszły na drugą stronę ulicy, biegły, a raczej sunęły szybko i milcząco jak widma. Gdy cień ich postaci padły na śpiącego, przystanęły i spostrzegły, że jedna jego ręka, dłonią odwrócona, leżała na stopniu. Tiry zapadła na kolana i chciała tę rękę pocałować, ale matka wstrzymała ją. Co chcesz czynić, nieszczęsna? Wszak mnie czyste! szepnęła. Gierza zaodskoczyło, jakby on był trendowatym. W śnie pogrążony, pięknym był ben Hur, prawdziwie męską pięknością. Policzki i czoło paliło słońce pustyni. Pod małym wąsem jaskrawą barwą wabiły usta okrywające białe zęby, a miękka broda nie zakrywała okrągłości podbródka i szyi. Jakże pięknym wydawał się oczom matki. Jakże pragnęła ująć go w swe ramiona, położyć jego głowę na swoim łonie i ucałować jak to czyniła, gdy był dzieckiem. Gdzież źródło siły, która ją wstrzymywać zdołała? W miłości czytelniku, w miłości macierzyńskiej, co się różni od każdej innej. Za nic ani za cenę mienia, ani za szczęście całego żywota, ani wobec groźby śmierci nie złożyłaby swych warg trendowatych na jego policzkach. Jednego tylko wyrzec się nie chciała. Tak, nie może odejść, nie dotknąwszy go. Wszak ujrzała go po tylu latach i pożegnać musi na wieki. Jak to ciężko i gorzko, niech poświadczą matki. Uklękła i czołgając się do jego nogi, ustami dotknęła podeszwy sandału. Chociaż był cały pyłem okryty, pocałowała ten martwy przedmiot kilkakrotnie, a cała jej dusza była w tych pocałunkach. We śnie obrócił się parę razy. Kobiety pierzchły w bok, ale usłyszał jak wyraźnie mówił: Matka, Amra, gdzie jest? I znów zasnął silniej. Tirza rzuciła na niego tęskne spojrzenie. Matka schyliła głowę, usiłując stłumić łkania, co szarpały jej serce i duszę. Była chwila, w której pragnęła, aby się zbudził. Było to tylko przelotne życzenie. Czyż nie dość, że nie była zapomnianą, śpiąc myślał o niej. Czyż to nie dość? Zadanym przez matkę znakiem, Tyr zapowstała i obie rzuciły jeszcze jedno spojrzenie, pragnąc obraz jego w wiernej pamięci przechować. Gdy przeszły w cieniu ulicy, uklękły i patrząc na niego, czekały, czy się nie przebudzi. Czy może co innego się nie wydarzy. W ogóle same zapewne nie umiały powiedzieć, czego się spodziewały. Wstrzymywała je miłość. On spał ciągle, a tymczasem inna znów niewiasta zbliżyła się do pałacu. Kobiety widziały ją dokładnie przy blasku księżyca. Wzrostu małego, pochylona, o ciemnej płci i siwych włosach. Ubrana była odpowiednio do służebnego stanu, ale czysto, a nie szła kosz z jarzynami. Gdy ujrzała leżącego człowieka, zatrzymała się. Potem, jakby powziąwszy postanowienie, poczęła się zbliżać bardzo ostrożnie. Minęła śpiącego. Poszła ku bramie. A pocisnąwszy furtkę lekko jedną ręką, drugą odsunęła zasuwę bez hałasu, i gdy się lewa połowa bramy otworzyła, wsunęła kosz i już miała wejść, gdy nagle, ulegając ciekawości, spojrzała ku nieznajomemu, którego twarz widniała w świetle księżyca. Kobiety, przypatrujące się z drugiej strony ulicy, usłyszały okrzyk. Potem widziały, jak kobieta przecierała oczy, chcąc lepiej ujrzeć twarz leżącego, jak pochylała się. Składała ręce i wzrok natężony wlepiała w niego. Na koniec pochwyciła rękę młodzieńca i całowała ją z uczuciem. Uczyniła więc to, czego one na próżno pragnęły całą gorącością serc kochających. Zbudziwszy się, ben instynktowo cofnął rękę, ale wnet jego oczy padły na kobietę. — Amro! O, Amro! Czy to ty? — wołał. Ona nie znalazła słów odpowiedzi, ale padła na kolana, płacząc żewliwie. Łagodnie podniósł ją, ucałował twarz jej łzami oblaną i zdawał się podzielać jej radość. Niewiasty w cieniu stojące usłyszały pierwsze między nimi zamienione wyrazy, a te były. Matka, tirza, o Amro, powiedz mi, co wiesz o nich? Mów, mów na Boga. Amra płakała coraz żawliwiej. Dawnoś ich nie widziała, Amro? Wiesz, gdzie się znajdują? Powiedz, czy są w domu. Tirza podniosła się. Matka, odgadując jej myśli, chwyciła ją za rękę, szepcąc. Nie waż się zbliżać. Nieczyste, nieczyste. Miłość jej miała jakby odblaski tyranii, choćby oba ich serca popękać miały... On się nie dowie, w jakim znajdują się położeniu. Straszną była ta miłość w swej wielkości, która takie odniosła zwycięstwo. Tymczasem Amra coraz głośniej płakała. Wszak miałeś zamiar wejść? pytał, wskazując drzwi otwarte. Chodź, pójdę z tobą. Rzymianie, o Rzymianie, przekleństwo pana niech ściga. Kłamaliście jako psy, bo dom ten moim jest. Wstanie, Amro, wejdźmy. I poszli. A tamte dwie niewiasty zostały. Patrzały one na bramę wprost siebie. Progi, to których już nigdy nie przestąpią. Spełniły swój obowiązek. Miłość ich przebyła najcięższą próbę. Gdy dzień zaświtał, spostrzeżono je i wypędzono obrzucając kamieniami poza mury miasta. Precz, umarłe jesteście! Idźcie do umarłych! poszły na tułaczkę. Rozdział 31 Podróżny zwiedzający dzisiaj Ziemię Świętą, a chcący zobaczyć tzw. królewskie groby, zdąża łożyskiem Cedronu lub zakrętami Gehonu i Chinomu, aż do starego źródła En-Rogel. Tutaj zazwyczaj pokrzepia się kubkiem świeżej wody i odpoczywa. Wzrok jego spocznie na wielkich, nieodrobionych głazach otaczających studnie. Spojrzy do jej wnętrza, aby zobaczyć, czy głęboka uśmiechnie się na prywintywny sposób czerpania wody i da z litości jałmużnę obdartemu biedakowi, który tu siedzi na straży. Bardziej od tych szczegółów zajmie go jednak wspaniały widok, co się przed oczami jego roztacza. Bo to ma przed sobą góry Maria i Sajon. Ciągnące się ku północy, a na ich końcach Omfal i Stare Miasto Dawida. W oddali spostrzeże po prawej stronie Górę Zgryzoty, a po lewej wzgórze Dobrej Rady. Na obu znajdują się cenne pamiątki wielkiej wagi dla pisarzy i badaczy starożytności. U ich stóp znajduje się dolina zasiana grobami było to cmentarzysko dla żydowskich mieszkańców Jerozolimy. Pochylonych nad Doliną Skałach znajdują się grobowce i jaskinie, częścią naturalne, częścią wykute ręką ludzką. W czasach chrystusowych zajmowali je trędowaci, którzy tutaj stworzyli niejako osobną gminę. Żyli tu zupełnie odłączeni od świata. W dwa dni po opisanych w poprzednim rozdziale wypadkach przyszła Amra do źródła Enrogel i usiadła na kamieniach pobliżu leżących. Ktokolwiek by ją ujrzał wziąłby ją za ulubioną służebnicę jakiejś zamożnej rodziny. Przyniosła z sobą dzban do wody i kosz nakryty białym jak śniegobrusem. Złożywszy przedmioty obok siebie na ziemi rozwiązała zawój tak że spadł jej na ramiona. Założyła ręce na kolana i patrzyła w stronę gdzie wzgórze pochyla się ku roli garnicarzowej, zwanej później Hacel Dama. Był to bardzo wczesny poranek. Amra pierwszą było u źródła. Niebawem zjawił się także człowiek z liną i bukłakiem. Pozdrowiwszy małą, zgrzybiałą niewiastę, rozplątał przyniesioną linę, przytwierdził bukłak i oczekiwał gości. Kto chciał, mógł sam zaczerpnąć wody. Ale czynność ta była właściwie jego zawodem i chętnie napełniał największe dzbany, jakie tylko udźwignąć mogła kobieta, za cenę jednej gery, moneta. się siedziała w milczeniu, człowiek zaś widząc dzban zapytał, czy ma go napełnić wodą. Nie teraz. Odparła krótko i pogrążyła się w zadumie, a przybyły nie zwracał już na nią uwagi. Zaledwie jutrzenka złociła niebo nad Oliwetem, poczęli się schodzić goście i miał już komu posługiwać. Amra przez cały ten czas patrzała na wzgórza w milczeniu. Słońce już wysoko stało na widnokręgu, a ona czekała ciągle. Widocznie przyszła tu w celu nietrudnym do odgadnienia. Zwyczajem jej było chodzić na tarko z mroku, odkąd sama i potajemnie zamieszkiwała pałac swych panów. Niepostrzeżenie wślizgiwała się między sklepy tropeum lub w pobliskich rybiej bramy kramów. Spiesznie zwykle załatwiała zakupno mięsa i jarzeń i powracała do swojej kryjówki. Im większą była jej radość z powrotu Benchura pod dach rodzinnego domu. Tem boleśniej czuła nieświadomość o losie jego matki i tirzy, i tem serdeczniej pragnęła ulżyć jego cierpieniu. Przywiązany jej wychowanek namawiał ją do opuszczenia samotnego mieszkania. Ona przeciwnie, pragnęła, aby on zajął na powrót swą dawną, znaną Natę. Sama zaś za żadną cenę nie opuściłaby tych drogich murów. Młodzieniec musiał się pogodzić z jej wolą, lecz lękając się prześladowań, poprzestał na obietnicy, że będzie ją często odwiedzał. Postanowił przychodzić i odwiedzić w nocy. Gdy tak rzeczy stanęły, poczciwa wierna sługa wysiliła całą swą gospodarską zdolność, ażeby dogodzić swemu ulubieńcowi. Nie pamiętała wcale, że jej wychowanek to nie dziecko. Ale mąż wiekiem, a bardziej przebitymi dojrzały kolejami i sądziła, że Juda ma jeszcze te same chłopiece upodobania, które zadawalały go w dzieciństwie i jednały jej przywiązanie i pieszczoty. Postanowiła więc zrobić zapas słodyczy, by je miała pod ręką, gdy przybędzie. Już w myśli cieszyła się, że zadowoli kochanego chłopca i zaraz następnego wieczoru, jeszcze rychlej niż zwykle, pospieszyła po zakupna do rybiej bramy. Właśnie zajęta była poszukiwaniem najlepszego miodu, gdy o jej uszy obiło się nazwisko jej państwa. Przystanęła i usłyszała opowiadanie jednego z tych ludzi, którzy trzymali pochodnie przed komendantem Fortecy Antonia, gdy w celi szóstej odmurowali rodzinę benhura. Człowiek ten opowiadał dokładnie, nie opuścił najmniejszego szczegółu, i zapamiętał słowo wdowy i jej nazwisko. Próżno powtarzać, z jakim uczuciem i żalem słuchała opowiadania Amra. Całe to zdarzenie wydało jej się niby strasznym snem, a jednak było prawdziwym. Spiesznie załatwiła sprawunki i powróciła do domu. Zrazu nie posiadała się z radości, że będzie mogła podzielić się z wychowankiem swoim tak radosną nowiną. Przeglądała zapisy koszyka, to się śmiejąc, to płacząc. Nagle zatrzymała się i zamyśliła. Mamże mu powiedzieć, że matka i siostra trędowate? Zrobić to znaczy to samo, co go zabić, bo nic nie wstrzyma syna w jego powinności. Już widzi biedna, przywiązana kobieta, jak opuściwszy miasto, dąży przez wzgórze Dobrej Rady i szuka matki i siostry po wszystkich jamach, pieczarach i grobach. Dalej. Jak dalej widzi go już z zarażonym i los judy będzie równy ich losowi. Na myśl tę załamała ręce i pytała sama siebie, co począć. Czerpała natchnienie nie w mądrości, ale w przywiązaniu swego serca i doszła do właściwego rozstrzygnięcia wątpliwych myśli. Wiedziała, że trendowaci co rano wychodzą z swych kryjówek do źródła N. Rogel po wodę na cały dzień. Przynosząc bany, stawiają je na ziemi i czekają w oddaleniu, aż kto je napełni. Jej pani i Tirza przyjdą tam niewątpliwie, bo prawo jest nieubłagane, a trendowaty bogaty nie różni się niczym od trendowatego ubogiego. Tej pewności, że głód i pragnienie przywiodą je do źródła, spodziewała się je ujrzeć i poznać, że może one ją poznają. W tym postanowieniu znalazła uspokojenie. Benhurowi zaś nie rzekła nic w ukryciu, jak je uczyniła. Wkrótce nadszedł Benhur i spędzili wieczór na poufnej rozmowie. Mówił jej, że nazajutrz spodziewa się przybycia malucha, poczem zaraz rozpoczną poszukiwania. Tymczasem zaś, dla zabicia czasu, pragnie zwiedzić święte miejsca w okolicy. Łatwo pojąć, jak bardzo ciężyła starej kobiecie tajemnica. Zachowała ją jednak w swem sercu. Zaraz po odejściu Benhura tegoż wieczora wzięła się do roboty i przygotowania różnych przysmaków do jedzenia. Zbytecznym mówić, że dołożyła wszelkich starań, by zadowolić te, którym służyła. Skoro noc miała się ku końcowi, wypakowała swój kosz. Za pasami wzięła dzbany i udała się, minąwszy bramę rybią, którą właśnie otworzono drogą do En-Rogel. Wkrótce po wschodzie słońca cisnęły się tłumy ludu po wodę do studni. Wielu spieszyło się, aby jeszcze przed południem móc wrócić do miasta. Zanurzono też po pół tuzina dzbanów równocześnie. Z tym większym pośpiechem, że mieszkańcy naprzeciw ległych wzgórze zaczęli się ruszać około swych jami pieczar jakby widma koło grobów. Coraz to więcej ich przybywało i Amra widziała już całe gromady, wśród których dużo było dzieci i młodzieży. Mnóstwo ich wychodziło z grobów. Kobiety niosły dzbany na ramionach. Starcy opierali się na laskach i kulach. Często jedni prowadzili drugich. A nierzadko można było widzieć takich, co nieśli na noszach najbardziej chorobą zmarnowanych, którzy już do ludzkich istot nie byli podobni. Tak i w tym społeczeństwie najstraszliwszej nędzy rodziła się miłość otaczająca cierpienie ciepłymi promieniami. Nędzę tych nieszczęśliwych łagodziła wzajemne przywiązanie. Siedząc u studni, śledziła Amra bacznym okiem ten korowód straszliwych widm. Z obawy niedopatrzenia swoich prawie się nie ruszała, a często zdawało się jej, że jej spostrzegła. Nie wątpiła, że są one między mieszkańcami tych wzgórz i że przyjdą, skoro wszyscy już obsłużeni będą. Całkiem nisko, prawie poniżej wzgórza, była pieczara, która już nieraz zwróciła uwagę Amry swoim otworem. Bo blisko niego leżał ogromny kamień. Słońce oświecało ją w czasie najgorętszych godzin dnia, musiała więc być niezamieszkaną. A jednak ku swemu zdziwieniu ujrzała wychodzące stamtąd dwie kobiety wzajemnie się podtrzymujące. Gdy tak patrzyła, zdało się jej, że zadrżały na widok wstrętnego zgromadzenia, do którego niestety same należały. Widok ten był więc dla nich widocznie nowym. Nie było w tem nic nadzwyczajnego, a jednak serce poczciwej Amry poczuło bić tętnem przyspieszonym. Dwie kobiety przystanęły chwilę u kamienia, potem zwolna, spokojnie, ale nie bez obawy skierowały się ku źródłu, skąd ozwało się kilka ostrzegających głosów, na co one nie zdawały się zważać. Człowiek strzegący źródła podniósł u kamień, aby je postraszyć. Zgromadzeniu studni, a nawet i trendowaci sami wołali precz nieczyste. Nie waszcie się zbliżać. Nieczyste. Oczywiście, myślała Amra, to jakieś co nie znają zwyczajów trędowatych. Wstała i poszła ku nim niosąc dzban i kosz. Hałas u źródła powstał, a w zamian ktoś śmiejąc się, rzekł Jaka głupia, któż takie dobre pożywienie daje umarłym? I chciało jej się iść tak daleko, rzekł inny. Kazałbym im raczej przyjść do bram miasta po A Amra głuchą była na te uwagi i szła za popędem swego serca. A jeśli się myliła? W miarę jak szła, wątpliwości rosły. Gdy nie więcej jak pięć metrów dzieliło ją od miejsca, na którym stały nieszczęśliwe, zatrzymała się. Toż to ma być jej ukochana pani, której rękę tak często wdzięcznymi okrywała pocałunkami? Jej pani, której szlachetną postać przechowywała w żywej pamięci. A to toż ma być Tirza, którą piastowała, gdy była dziesięciem. Onażby to być miała, owa śmiejąca się, łagodna i śpiewająca Tirza. Ona. Światło wielkiego domu, błogosławieństwo jej starości, to ona. Czyż to być mogą jej pani i jej ukochane dzieci, czy to one? Ależ to stare niewiasty, rzekła do siebie, nie widziałam ich nigdy i odwróciła się. Amro, rzekła jedna z trędowatych. Egipcjanka na te słowa opuściła dzban i drżąc cała spojrzała na nie. Kto mnie wołał? Spytała. Amro. Zdziwione oczy sługi spoczęły na twarzy mówiącej. Kto wy jesteście? Krzyknęła, nie wierząc, aby to mogły być jej panie. Jesteśmy te, których szukasz. Amra padła na kolana. O moja pani, moja pani, niech będzie pochwalonym Bóg twój, Bóg, którego moim uznałam, niech będzie pochwalonym za to, iż mnie tu przywiódł. Mówiąc te słowa, zbliżała się, czołgając na kolanach. Stój, Amro, nie zbliżał się do nas, nieczyste, nieczyste. Ostrzeżenie wystarczyło. Amra padła na twarz, łkając tak głośno, że ludzie u źródła słyszeli ją. Nagle podniosła się, pytając. A moja pani, a gdzie Tirza? Tu jestem, Mamro. Wyrazy te przypominały Amrze jej obowiązki służby. Odsuwając włosy, co jej na twarz spadły, poszła i okryła kosz, mówiąc Oto chleb i mięso. Chciała rozłożyć obrus na ziemi, ale pani rzekła Nie czyń tego. Obrzuciliby cię kamieniami, którzy stoją u źródła, a nam odmówiliby wody. Zostaw kosz, a dzban napełni wodą i przynieś go nam. Zapasy zabierzemy do jaskini. Na dziś oddałaś nam wielką przysługę. Spiesz się. Ludzie, którzy patrzyli na to, co się stało, pomogli słudze napełnić dzban, bo litość nad jej boleścią wzruszyła ich serca. Co to za jedne? pytała jakaś kobieta. Wyświadczyły mi niegdyś wiele dobrego, odparła Amra. Wziąwszy dzban na ramię szła ku nim spieszniej i byłaby w zapomnieniu zbliżyła się całkiem, gdyby ją nie powstrzymał okrzyk nieczyste, strzeż się. Postawiła więc kosz i dzban, zatrzymując się podal. Dzięki ci, Amro, rzekła pani, jakże dobrą jesteś. Powiedz co pani, ażeli mogę co więcej dla was uczynić? Pytała Egipcjanka. Ręka matki spoczęła na dzbanie, a pragnienie dokuczało jej. Przecież wstrzymała się, mówiąc. — Tak, wiem, że Juda wrócił w domowe progi. Przeszłej nocy widziałam go śpiącego na stopniach u bramy. Widziałam, gdy go zbudziłaś. Amra załamał ręce. — Ty, pani moja, byłaś tam i zdołałaś nie dać się poznać? — Uczynić to było to samo, co go zabić — Nigdy o nigdy nie uścisnę go więcej. Nigdy nie dotknę ust jego. O, Amro, Amro, wiem jak go miłujesz. Tak, odparła kobieta i padłszy na kolana, wybuchnęła płaczem. Dla niego oddałabym życie z rozkoszą. Daj dowód tego, co mówisz. Jestem na wszystko gotowa. Nie waż się powiedzieć, gdzie jesteśmy i że nas widziałaś. Tego żądam. Nic więcej. Ależ On was szuka. Przybył po to z daleka. Niechaj nas nie znajdzie. O wielki Boże! Nie może się stać takim, jakim my jesteśmy. Słuchaj, Amro. Usłyszysz nam co dzień, przynosząc te odrobinę niezbędnego pożywienia. Zaprawdę niedługo już, niedługo. Co rano i wieczór przyjdziesz tu i... Głos drżał silną, powstrzymywany wolą. I będziesz nam opowiadała o nim, o nas zaś nie waż mu się wspomnieć, słyszysz? Jakże to będzie ciężko słuchać, gdy o was mówić będzie, widzieć całą jego miłość i nie móc powiedzieć, że żyjecie. Alboż będziesz mogła mu powiedzieć, że nam dobrze? Sługa spuściła głowę w milczeniu. Widzisz sama, że nie, dlatego milcz. Teraz idź, a wróć wieczorem. Będziemy czekały na ciebie. Bądź zdrowa. Ciężki wkładasz na mnie, pani ciężar, i nie wiem, czy go udźwignę, rzekła Amra i padła na twarz. Czy nie ciężej by ci było ujrzeć go nieszczęśliwym jak my? Odparła matka, oddając Ci ryzykoż. Przyjdź wieczorem. I poszła ku pieczarze. Amra klęczała pokąd nie znikły, poczem zamyślona poszła ku domowi, wieczorem wróciła znowu, a odtąd co rano i wieczór przynosiła co było najniezbędniejszego. Jaskinia a raczej grobowiec, które obie kobiety zajmowały, był kamienny i opuszczony, jednak mniej smutny niż cela więzienna, bo widziały przynajmniej słońce, niebo i gwiazdy. Rozdział 32. Rano w pierwszy dzień siódmego miesiąca zwanego po hebrajsku Tisri, odpowiednikowi naszego października, wstał Benchur ze swego posłania w gospodzie niezadowolony i zniechęcony do całego świata. Po przybyciu Malucha nie tracono czasu na naradach, ale raczej zabrano się zaraz do czynu. Poszukiwania zaczął maluch od twierdzy Antonia, gdzie się udał do komenderującego trybuna. Opowiedział znane szczegóły z historii rodziny chórów, przygodę gratusa, przypisując wszystko, jak rzeczywiście było przypadkowi. W końcu dodał, że szuka tej nieszczęśliwej rodziny i zamierza podać petycję do Cezara o zwlot należnych chórom namiętności i praw obywatelskich. Taka petycja pociągnęłaby niezawodnie śledztwo za sobą, a o wynik tejże przyjaciele pokrzywdzonej rodziny bynajmniej się nie obawiali. Trybun poinformował go o wszystkim, co sam wiedział, mianowicie o znalezieniu kobiet trędowatych w więzieniu, dał przeczytać zapiski, jakie poczynił z ich zeznań. Co więcej, na żądanie malucha pozwolił je odpisać. Maluch pospieszył z tymi smutnymi nowinami do Banchura. Próżnem byłoby silić się na opisanie wrażenia, jakie ta wieść wywarła na młodzieńcu. Nie ulżył on swej boleści ani łzami, ani głośną skargą. Ogromnie szczęścia był za wielki, by go wyrazami określić można. Całymi godzinami siedział w milczeniu z twarzą bladą i bijącym sercem. Czasem tylko przystankami, od chwili do chwili usta jego otwierały się, jakby przemocą, i wtedy wydzierała się z nich skarga. Trędowate, trędowate, one moja matka i siostra, trędowate. Chwilami rzucał nim gniew wściekły, potem przejmowała go litość nad nieszczęśliwymi. To znów owładało nim nienasycone pragnienie zemsty. Na koniec zerwał się, wołając. Muszę iść do nich. którzy wie, że nie są bliskie mi śmierci? Gdzież ich szukać będziesz? Pytał Maluch wszak tylko w jednym miejscu być mogą. Wierny towarzysz sprzeciwił się temu zamiarowi, wpłynął na swego pana przynajmniej o tyle, że bez jego porady nie przedsięwziął żadnego kroku. Poszli więc razem do bramy naprzeciw wzgórza Dobrej Rady, gdzie się od niepamiętnych czasów zbierali żebrzący trendowaci. Tam stali cały dzień rozdając ją mużne, pytając o dwie kobiety, oferując znaczne nagrody za ich odszukanie. Czynności te powtarzali przez ciąg piątego i 6 miesiąca codziennie. Raz po raz przeszukiwano za ich staraniem wzgórza i miasto trędowatych, a czynili to ludzie ze względu na wysokie nagrody baczący na niebezpieczeństwo trądu. Nie pominięto jaskini przy źródle, ale tu miłość matki i siostry najlepiej strzegła tajemnicy. Tak więc poszukiwania nie doprowadziły do niczego, a wczoraj właśnie pierwszego dnia siódmego miesiąca rozeszła się wiadomość, że przed niedawnym czasem dwie trendowate kobiety zostały z rozkazu urzędu kamieniami wypędzone za bramę rybią. Dalsze badanie i zestawienie okoliczności doprowadziły do smutnego przekonania, że tymi nieszczęśliwymi były kobiety, których szukano. Gdzież się podziały? Cóż się z nimi stało? Odpowiedź na to pytanie nie była łatwą. Nie dość, że je trądem zarażono, powtarzał Juda z goryczą, ale wygnano je z rodzinnego miasta. Droga matka moja pewnie już nie żyje. Tirza nie żyje również. Zabłąkały się na pustyni. I zostałem sam. I po co? Pókiż o Boże, panie mych ojców, pókiż Rzym będzie trwać? Wszelkiej pozbawiony nadziei, dyszący zemstą, wyszedł na podwórze gospody, gdzie stał tłum ludzi przybyłych w nocy. Śniadając, przysłuchiwał się gwarnym rozmowom. Szczególnie zajmowała go jedna gromadka złożona z ludzi młodych, ruchliwych, silnych. W ich całym zachowaniu się poznać było ludzi z prowincji. Dowiedział się w Nerbenchur, że byli to Galilejczycy, którzy przybyli do świętego grodu w rozmaitych celach. Przyszły wód przypatrywał się tym ludziom z wielkim zajęciem, gdyż należeli do sfery, od której głównie mógł się spodziewać poparcia i pomocy w przyszłym wielkim dziele. Patrząc na nich, rozmyślał, czego by nie mógł dokonać na czele wojska złożonego z takich, lecz wyćwiczonych na sposób rzymski ludzi. Myśl ta uniosła go i rozgorzała w nim duszę zapałem i pragnieniem czynu. Po się tu przybyli! Zapytało Galilejczyków. W tej właśnie chwili, zanim zdążyli odpowiedzieć, wszedł szybko jakiś mężczyzna i zbliżywszy się do znajomej gromadki, rzekł żywo: Rabini i starsi z świątyni idą do Piłata. Chodźmy, połączmy się z nimi. Otoczono go natychmiast. Do Piłata? A to po co? Odkryto spisek. Piłat chce zbudować nowy wodociąg za pieniądze ze skarbu świątyni. Co za pieniądze ze skarbu świętego? Powtarzali po tysiąc razy pytanie, a oczy ich błyskały gniewem. To jest korban skarbiechowy. Niech spróbuje dotknąć się choć cykla. Niech się ośmieli, wołano groźnie. Chodźcie, wołał posłaniec. Pochód już jest za mostem. Całe miasto tam spieszy. Może się na coś przydamy. Spieszcie się. Galilejczycy, jednym porwani pragnieniem bronienia świętych skarbów, zrzucili długie, zawadzające im szaty i w mgnieniu oka całe zgromadzenie stało z gołymi głowami w krótkich spodnich tunikach bez rękawów. Takich sukien używali żniwiarze, wioślarze, pasący na wzgórzach trzody lub zbierający wino. Stali w gotowości, a przyciągając pasów wołali – otośmy gotowi! W tej chwili przystąpił do nich Benhur, mówiąc z zapałem. Mężowie Galilejscy, o tom syn Judy, żali weźmiecie mnie z sobą? Może przyjść do bójki, odparli. W takim razie nie zamknę pierwszy. Odpowiedź im się spodobała, a posłaniec mówił dalej. Zdajesz się być dość silnym, więc chodź. Benchur zrzucił również wierzchnie suknię. — Myślicie, że przyjdzie do bójki? rzekł spokojnie przyciągając pasa. Tak. Z nim? Ze strażą. Czy na straży stoją legioniści? Komuż, jeśli nie im, mogliby Rzymianie straż powierzyć? Czemże walczyć będziecie? Spojrzeli na niego, nic nie odpowiadając. Dobrze, mówił. I tak damy sobie radę. Będziemy robić, co będzie w naszej mocy. Powinniśmy jednakże mieć dowódcę, Legioniści zawsze mają wodza i dlatego działają zgodnie. Galilejczycy patrzyli ciekawie i zdało się, jakby im ta myśl była nową. Przynajmniej trzymajmy się razem, rzekł. Jestem gotowy, wy? Także chodźmy. Trzeba nam pamiętać, że gospoda była w Bezeta, czyli w nowym mieście, i że aby dojść do Pretorium, jak Rzymianie nazywali pałac Heroda na gorze Syjonu, Trzeba było przejść ciasne i brudne zaułki otaczające od północy i zachodu świątynię. Uliczkami, jeśli je tak nazwać można, wiodącymi z północy na południe przeszli drogę, okrążyli wzgórek Azra i doszli do wieży Marimne, skąd już prosta droga wiodła do bramy pałacu. Wśród drogi rosła gromadka, bo przyłączali się do niej i inni, oburzeni wieścią o zamierzonym świętokradztwie. Ubramy w pretorium dowiedzieli się, że pochód rabinów i starszych świątyni, co tylko tędy przeszedł, wielki i głośno lamentujący tłum ludu pozostał na zewnątrz. Wejścia pilnował setnik z dobytym mieczem w pełnej zbroi, stojąc u stóp pięknej, marmurowej strażnicy zaopatrzonej blankami i piętrowymi krużgankami. Na takim właśnie krużganku stały dwa szeregi wojska, spoglądającego obojętnie na wrzaskliwy, dokoła gromadzący się tłum. Ich hełmy i tarcze pobłyskiwały w promieniach słonecznych, rażących światłem. Otwartymi podwojami brązowej bramy wchodziły całe gromady obywateli, podczas gdy dużo mniej wracało stamtąd. Co się tam dzieje? zapytał jeden z Galilejczyków kogoś z wychodzących. Nic, odparł tenże. Rabini stoją u bramy pałacu, pragnąc się dostać do Piłata. On się wzbrania wyjść chociaż oświadczyli przez jednego spośród siebie, że nie ustąpią, póki wysłuchani nie będą. Czekają więc. Wejdźmy, rzekł Benhur spokojnie, chociaż wiedział, czego zapewne nie spostrzegli jego towarzysze, że tu nie tylko chodzi o nieporozumienie między przełożonymi świątyni a rządem, ale o zwycięstwo tych lub owych. Pozabrało on cały szereg drzew liściastych, ocieniał liczne siedzenia. Mimo to ludzie wchodzący i wychodzący wymijali umyślnie cień od drzew padający na czyste białe kamienie bruku, gdyż dziwaczne prawo rabinów nie dozwalało na jakąkolwiek zieloność wewnątrz murów Jerozolimy. Twierdzono, że nawet najmędrszy z królów, pragnąc mieć ogród dla swej egipskiej narzeczonej, musiał go szukać poniżej łączących się dolin nad En-Rogel. Wśród drzew widać było front pałacu. Towarzysze Benhura zwrócili się na prawo ku dużemu czworobokowi, na którego zachodniej stronie wznosiła się rezydencja namiestnika. Wzburzony tłum zajął całą przestrzeń, a oczy wszystkich zwróciły się na zamknięte podwoje w obszernym umieszczonym przedsionku. Przedsionek ten zajmowali legioniści. Tłum stanowił tak zbitą masę, że nowo przybyli nie mogli się mimo usiłowań naprzód przecisnąć i musieli pozostać na uboczu, śledząc tylko z daleka co dalej nastąpi. Najbliżej przedsionka, na czele tłumu, widać było wysokie turbany rabinów, których niecierpliwość udzielała się od czasu do czasu tłumowi. Piłacie! wołali, jeśli chcesz być naszym namiestnikiem, ukaż się, wyjdź! Jakiś człowiek, spalającą od gniewu twarzą, zdołał się naprzód wydostać i zawołał głośno. Izrael nic tu nie znaczy. Na tych świętych miejscach uważają nas za psów. Czy się wzbrania wyjść? Tak. Już trzy razy odmówił. Cóż poczną rabini? Zapewne uczynią jak w Cezarei. Będą puty stać, póki ich nie wysłucha. A zalisz ośmieli się naruszyć skarb? Spytał jeden z Galilejczyków. Czemużby nie? Alboż to Rzymianin nie zbezcześcił najświętszego miejsca? Alboż jest coś świętego dla Rzymianina? Minęła godzina. Piłada Dani się ukazał ani dał odpowiedź. Rabini i tłum czekali dalej. Nadeszło południe, a z niem deszcz. Nie zmieniło to stanu rzeczy. Tłum wzrastał z każdą chwilą i coraz stawał się groźniejszym. Krzyki brzmiały ciągle, a zawsze wołano: Wyjdź, wyjdź! Słowa te brzmiały coraz gwałtowniej. Dodawano do nich wyzwiska coraz to obelżywsze. Ben-Hur trzymał swych przyjaciół razem i przypuszczał, że duma Rzymianina ustąpi i że koniec sprawy już bliski. Mylił się, bo piłat pragnął, aby mu lud dał sposobność zbrojnego wystąpienia. Nareszcie nadeszło rozwiązanie. Naraz wśród tłumu słychać było wrzawę, bójki, krzyki bólu i wściekłości, słowem gwałtowne zamieszanie. Rabini zbledli i z przerażeniem spoglądali wokół siebie. Lud w głębi zgromadzony zaczął się cisnąć naprzód. Ci, co byli w pośrodku, usiłowali się zeń wydostać na krótką chwilę nacisk siły przeciwnych był straszliwy. Tysiąc głosów pytało naraz, co się dzieje, lecz nikt nie dosłyszał odpowiedzi. Ben Hur nie tracił przytomności. — Czy nie możesz dojrzeć, co się właściwie stało? — pytał jeden z Galilejczyków. — Nie. — Poczekaj, podniosę cię. Mówiąc to, schwycił w pół człowieka i dźwignął go w górę. — Cóż tam? — Widzę — mówił podniesiony. — Kilku ludzi po izraelsku ubranych bije lud batami. — Co to za jedni? — Przebrani Rzymianie. Rzymianie z pewnością. A to machają batami jak cepami. Ha. Oto przewrócili jednego rabina, biedny starzec. Nie oszczędzają te psy nikogo. Benhur posadził człowieka na ziemię. Mężowie galilejscy, to podstęp Piłata. Jeśli mnie zechcecie słuchać, pozbędziemy się tych batożników. Właściwie Galilejczykom odwaga nie zawiodła. Krzyknęli więc razem. Dobrze, dobrze, słuchamy. Zawróćmy do bramy i stańmy pod drzewami a pokaże się, że choć one wbrew prawa posadzone, przydadzą się na coś. Chodźmy, zachęcał Ben -Hur. Biegli co ku drzewom i wnet ogłocili je z gałęzi. Silniejsi powyrywali je nawet z korzeniami. Tak uzbrojeni ruszyli do boju. Tłum uciekających przed batożnikami leciał na oślepku bramie, a sprzed podwórza słychać było wrzask, zamieszanie, krzyk, jęki, przekleństwa. — Na mur! — – wołał Ben-Hur. – Skoczcie na mur! Pozwólcie ludziom wyjść! Wspinając się na mur, uszli towarzysze Ben-Hura tłoku i powoli zbliżali się do przedsionka. – Trzymajcie się razem! Za mną! Chętnie uznali dowództwo ben i byli mu posłuszni. Rzymianie pędzący lud niepomału się zdziwili, spotkawszy Galilejczyków uzbrojonych w drągi, które w ręku ludzi zwinnych stawały się istotnie niebezpiecznymi. Gdy się spotkali, zawrzała zacięta walka. Ben Hur dokazywał cudów w waleczności. Przewaga jego pobudzała do tej zacieklejszej walki jego towarzyszy. Wnet też Rzymianie uciekli do przedsionka. Zapaleni Galilejczycy chcieli ich tam ścigać, ale roztropny wódz powstrzymał ich. – Stójcie! – zawołał. – Setnik stoi tam ze strażą. Uzbrojeni w miecze i tarcze, próżna byłaby walka. Spełniliśmy naszą powinność, a teraz uchodźmy, póki droga do odwrotu otwarta. Posłusznie poczęli się cofać, ale z wolna, bo zawadzały im stosy leżących współbraci. Jedni jęczeli, drudzy błagali o pomoc, innych zmusiła śmierć do wiecznego milczenia. Między tymi nie wszyscy byli jednakże Żydzi, i to było pociechą obrońców nieszczęśliwego ludu. Setnik lżył ich pogardliwymi słowie, ale ben śmiał się i odpowiadał w swoim języku. Jeśliśmy żydowskimi psami, to wy rzymskimi szakalami. Poczekajcie tu na nas. Zaraz wrócimy. Galilejczycy uradowani szli, śmiejąc się za nim. Poza bramą ujrzeli tłum, jakiego podobnego nie widział ben nawet w cyrku antyocheńskim. Szczyty domów, ulice, wzgórza roiły się od ludzi modlących się i oczekujących tych, którzy dotąd nie wrócili, a może nie wrócą. Powietrze drgało krzykiem i przekleństwami. Gromadka Galilejczyków przeszła przez bramę zewnętrzną furtką bez przeszkody, ale zaledwie ją minęła ukazał się zelżony wpierw setnik z przedsionka, wołając na Benchura: Ty zuchwalcze! Powiedz, żali, jesteś Żydem czy Rzemieninem? ben odparł. Synem Judy jestem i urodziłem się w tym mieście. Czego chcesz ode mnie? Zostanij walcz! Pojedynkiem? Jak chcesz. Ben-Hur roześmiał się wzgardliwie. O dzielny Rzymianinie, godny synu rzymskiego Jowisza, nie mam broni. Dam ci swoją, odpowiedział setnik, a sam wezmę którego z żołnierzy. Bliżej stojący słyszeli to i umilkli, wnet milczenie ogarnęło cały tłum, a Benchurowi różne myśli snuły się po głowie. Co tylko w antyocheńskim cyrku pobił Rzymienina w obliczu pysznego miasta i całego Dalekiego Wschodu. Miałożby mu być danem odnieść nowe zwycięstwo w oczach zgromadzonej Jerozolimy? Cóż to by był za triumf? Co za zaszczyt dla niego? Jaka korzyść dla nadejść mającego króla? Myśl ta była mu bodźcem, przystąpił więc do setnika i rzekł. Uczynię zadość twemu żądaniu daj miecz i tarczę. A heł mi pancerz? Zapytał Rzymianin. „Zostawię sobie nie potrzebuję ich. Broń wydano prędko, wnet i setnik był gotów. W ciągu tych przygotowań żołnierze stojący w bramie prawie się nie ruszyli, lecz zaciekawieni czekali walki. Wśród tłumu zaś otaczającego walczących rozlegały się pytania. Co to za jeden? I nikt nie dał odpowiedzi, bo nikt nie wiedział. Wyższość Rzymian w sztuce wojennej polegała na trzech rzeczach, będących jej podstawą: w karności, w formowaniu legionów i w umiejętnym używaniu krótkiego miecza. W walce nigdy nie uderzali nagle. Od początku do końca szli naprzód. Postępowali, posuwając się z wolna i cofali się również z wolna. Benhur wiedział to wszystko. Gdy mieli zaczynać, rzekł: Powiedziałem, żem synem Judy, ale nie rzekłem, żem się uczył u fechtmistrza gladiatora. Broń się! Wymówiwszy te słowa, stanął w postawie zaczepnej. Obaj zapaśnicy przypatrywali się sobie przez chwilę poprzez tarczę. Następnie Rzymianin pomknął naprzód i spróbował cięcia od dołu. Żyd rozśmiał się z niego. Dalej zamierzał się na głowę. Żyd usunął się na lewo, a jakkolwiek uderzenie było prędkie, on jeszcze szybciej uskoczył. Teraz pod podniesioną ręką przeciwnika wsunął benhur tarczę, podnosząc ją, dopóki ręka miecz dzierżąca, nie została mu na jej wyższej części. Jeszcze jeden krok naprzód w lewo. A cała strona prawa Rzymianina odsłoniła się, błysk miecza, i setnik padł ciężko na piersi. Benchur zwyciężył. Z nogą na plecach pokonanego, podniósł tarczę nad głową, jako zwykli czynić gladiatorowie, i skłonił się obojętnie żołnierzom u bramy. Ludność zgromadzoną i patrzącą ogarnął szał podziwienia. Na najdalszych domach nawet poza ksystem, gdzie tylko słowo dolecieć mogło, powiewano chustkami, szalami i zawojami. Uwielbienie dla zwycięzcy zamieniło się w zapał. Galilejczycy byli podnieśli Benhurę na ramionach, gdyby był na to pozwolił. Zanim się oddalił, zbliżył się do dowódcy straży, mówiąc: Towarzysz twój poległ śmiercią żołnierza. Zostawiam jego zwłoki, biorę miecz i tarczę, bo są moją własnością. To rzekłszy, odszedł, a gdy się znacznie od Rzymian oddalił, rzekł do swych towarzyszy. Bracia, spełniliście dobrze waszą powinność. Musimy się rozłączyć, bo oto wnet zaczną was ścigać Rzymianie. Wieczorem spotkańmy się przy gospodzie w Betanii. Wiele rzeczy ważnych tyczących izraelskiego ludu pragnę wam powiedzieć. Kimże jesteś? Pytali. Synem Jody – odparł krótko. Tłum ciekawy obaczyć dowódcę i jego towarzyszy otaczał ich w koło, a Ben-hur zapytał: Mamże was oczekiwać w Betanii? Przyjdziemy. Przynieścież mi na znak ten oto miecz i tarczy, abym was poznał. Mówiąc te słowa, zmieszał się z tłumem i znikł z ich oczu. Na rozkaz piłata sprzątnięto rannych i martwe zwłoki. Wielka żałoba zapanowała między Żydami. Jedyną ulgą i pociechą stały się czyny nieznanego męża. Szukano go i wielbiono wszędzie, a słabnący duch narodu dźwignął się z upadku tem snadniej, że wnet po ulicach Dawidowej Stolicy i w podwórzach świątyni poczęły krążyć na nowo cudowne legendy o Machabeuszach i bohaterach Judy. Tysiące przybyłych na uroczystości krzepiło ducha, tysiące szeptało – Malutko, maluczko, bracia – a Izrael wróci do praw swoich. Miejmy cierpliwość i ufność w panu. W ten sposób otrzymał Benhur przewagę w Galilei, torując sobie drogę do większych czynów w służbie przyszłego króla. O ile i z jakim skutkiem to osiągnął, zobaczymy. Rozdział trzydziesty trzeci. Stosownie do umowy zgromadzili się mężowie galilejscy w gospodzie w Betanii, skąd udał się Ben z swoimi towarzyszami do Galilei, gdzie go poprzedziła sława czynów na Starym Rynku Jerozolimskim. Jeszcze w zimie zgromadzał i wyćwiczył trzy legiony żołnierzy na sposób rzymski. Byłby mógł uczynić i zebrać znacznie więcej ludzi, bo duch narodu wielce był ożywiony – ale obawiał się gromadzeniem większych mas ludzi zbudzić czujność Rzymu i Heroda. Poprzestał na razie na tych trzech legiach, dokładając wszelkich starania, by je jak najlepiej wyćwiczyć i do systematycznej działalności przysposobić. W tym celu zgromadził naczelników w okręgu Trachonitis dla pokładów lawy mniej zaludnionym, i tym samym ich uczył robić bronią dzierytem, mieczem, jako też ruchów i zwrotów używanych w kierowaniu legionem. Tak wyćwiczonych i przygotowanych żołnierzy rozesłał wódz po całym kraju, aby z kolei oni byli nauczycielami. Wkrótce Galilea upodobała sobie w wojennym rzemiośle. Któż zdoła wypowiedzieć, ile cierpliwości i zręczności rozwinął Benchur? Kto oceni jego zdolności i poświęcenie? A jednak bez tych przymiotów nikt wielkiego dzieła nie zdolen dokonać. Nikt też nie sprostał młodemu wodzowi ani w pracy, ani w zaparciu się samego siebie. Nie zmniejszy to jednak jego zasługi, gdy przyznamy równie wielkie znaczenie pomocy Simonidesa, dostarczającego czy to pieniędzy, czy broni, nie mówiąc już o Ilderimie, który wiernie stróżował na granicy i dostarczał żywności. Gdy tak dzielnymi byli dowódcy, niemniejszym musiał być zapał podwładnych. Galileą nazywano Ziemię rozdzieloną między cztery pokolenia: Azer, Zabulon, Izachar i Neftali. Żyd w pobliżu świątyni urodzony gardził swymi współbraćmi z dalszych okolic. A nawet Talmud, tak się wyraża, Galilejczyk kocha sławę. Żyd pieniądze. Mieszkańcy Galilei o tyle nienawidzili Rzymian, o ile miłowali swą ojczyznę. Więc dziwnego, że pierwsi zwykle podnosili sztandar powstania i ostatni go opuszczali. 150 tysięcy galilejskiej młodzieży padło w ostatniej wojnie z Rzymem. W praktykach religijnych byli swobodni i wolnomyślni, nie unikając stosunków z poganami. Nie zaniedbywali jednak przepisów Mojżesza i tłumnie przybywali do Jerozolimy na uroczystości. Wtedy rozpinali namioty i palili ogniska na wzgórzach na podobieństwo wojennego obozu. Szczycili się pięknymi miastami jak Seforis i Tiberias, które Herod na sposób rzymski urządził, w czemu mu mieszkańcy Galilei chętnie pomogli. Zresztą świata żyli w zgodzie, uważając wszystkich za współobywateli. Nie brakło też tej prowincji wielkich ludzi i proroków, co się do chwały imienia hebrajskiego przyczynili, jak śpiewak Pieśni nad Pieśniami i prorok Hozeasz. Że wielkie wrażenie na taki naród żywy, dumny, odważny i pełen poświęcenia wywrzec musiała wieść o nowym królu, łatwo sobie wyobrazić można. Dość im było wiedzieć, że przyjdzie zburzyć i pokonać Rzym, aby szli pod w Benchura. A cóż dopiero, gdy się dowiedzieli, że przyjdzie rządzić światem i będzie potężniejszym od Cezara, wspaniałomyślniejszym od Salomona, panowanie za jego trwać będzie wiecznie. Na takie wezwanie spieszyli wszyscy, oddając się duszą i ciałem sprawnie. Gdy pytali Benhura, skąd wie to wszystko, odwoływał się na proroków i opowiadał o Baltazarze, który w Antiochi oczekuje Mesjasza. To było dość dla serc gorących, którym stara tradycja o Mesjaszu równie była znaną i drogą jak imię pana. Dusze ich drgały świętą radością na myśl, że nadzieje ich spełnią się wkrótce bo oto król nie tylko ma przyjść, ale jest już w bliskości. Tak minęła zima i nadeszła wiosna wraz z łagodnymi powiewami od morza. Czas ten zeszedł wodzowi na ciężkiej pracy i śmiało mógł powiedzieć: Niech przybywa król. Dość będzie zaprawdę, gdy powie, kędy chce tron postawić. Starczy nam mieczy, aby mu go zdobyć. Cały ten czas znano go tylko pod imieniem syna Judy. Pewnego wieczoru w Trachonitis siedział Benchur wraz z kilku Galilejczykami u wejścia pieczary, którą zamieszkiwał. Od pustyni nadjechał Goniec Arabski i oddał mu list. Otworzywszy zwój, czytał: Jerozolima, 4 Nisan. Powstał prorok, którego mienią Eliaszem. Długie lata przebywał na pustyni. A oto w naszych oczach ruszył na proroka, bo świadczy o nim mowa jego. Zapowiada przyjście większego od siebie, co ukaże się w niewiele dni, a on go czeka u wschodnich brzegów Jordanu. Widziałem i słyszałem go mówiącego: Ten, którego się spodziewa, nie jest li królem, którego oczekujesz? Przybądź i osądź. Cała Jerozolima spieszy do proroka. A gdy spojrzysz na tłumy, to miejsce jego przebywania zda ci się jakoby góra oliwna czasu Wielkiej Nocy. Malluch. Twarz Benhura zajaśniała radością. Przyjaciele! Oto wiadomość, na którą tak długo czekaliśmy. Oto zjawił się przesłaniec króla i oznajmiego. Przeczytał im list, a serca wszystkich napełniły się radością. Bądźcie w pogotowiu, dodał. Jutro rano udajcie się w drogę do domu. Skoro tam staniecie, poślijcie po waszych podwładnych i każcie im być w pogotowiu. Ja zaś pójdę zobaczyć, czy król bliskim jest i zdam wam sprawę. Wszedłszy do pieczary, napisał list do Ilderima i Simonidesa, opisując, co widział i donosząc o swej podróży do Jerozolimy. Listy wyprawił przez gońców, a gdy noc zapadła i zeszły gwiazdy, co mu drogę wskazywać miały, dosiadł konia i z przewodnikiem arabem ruszył ku Jordanowi traktem między Damaszkiem i Rabatamon. Przewodnik był pewny, ale baran szybki, to też około północy byli daleko poza krainą lawy i spieszyli ku południowi. Życzeniem Benhura było zboczyć przed świtem z drogi, aby odpocząć gdzie w zacisznym miejscu. Tymczasem brzask poranny zastał go jeszcze w pustyni i zmusił do dalszej podróży. Przewodnik pocieszał go obietnicą doliny otoczonej skałami, za źródłem drzewami mormowymi i paszą dla koni. Jechał rozmyślając nad cudownymi zdarzeniami, które wkrótce stać się miało rzeczywistością. O zmianach, jakie musiały nastąpić w sprawach ludzi i narodów. Wtem przewodnik zawsze niezmiernie baczny zwrócił uwagę jego, że za nimi w niedalekiej odległości ktoś jedzie. Wkoło nich ścieliła się pustynia falami piasku, co się od światła lekko złociło blaskiem. Zresztą nigdzie krzewu, ni zieloności. Po lewej stronie w oddali widać było długi łańcuch gór. Na takiej przestrzeni nic nie mogło ujść wzroku podróżnych. To wielbłąd jeźdźcy, rzekł przewodnik. Czy jest ich więcej? Zapytał Benchur. Nie, tylko jeden wielbłąd i jeden człowiek konny. To zapewne przewodnik. Wkrótce już i Benchur zobaczył białego wielbłąda, a ten przypomniał mu cudowne zwierzę, które Baltazara i Iras przyniosło do źródła w Gaju Dawny. Wszak trudno by znaleźć drugie takie zwierzę. Myśl jego zwróciła się do pięknej Egipcjanki. A bieg konia mimowolnie stał się o tyle powolniejszym, że niebawem mógł rozpoznać zasłonięty baldachim i dwie w nim siedzące osoby. Jeśli to Baltazar i Iras, cóż mu uczynić wypada? Czy ma się dać poznać? Nie, to niepodobna. Wszakże to pustynia, a oni sami. Gdy tak gubi się w domysłach, zwolnił biegu i wnet kołyszący się wielbłąd zbliżył się dzwoniąc dzwoneczkami. Benchur rozpoznał ten sam bogaty namiot, niedawno u kostalskiej kronicy tak zachwycał tłumy. Nic nie brakowało do całości wspomnienia, bo oto i Etiopczyk, sługa Egipcjanki. A gdy podniósł oczy, ujrzał Iraz patrzącą z namiotu wzrokiem zdziwionym i patającym. Błogosławieństwo prawdziwego Boga niech będzie z tobą! rzekł Baltazar drżącym głosem. Pokój pana, niechaj towarzyszy tobie i twoim, odparł Ben-chur. Oczy moje osłabiły lata, rzekł Baltazar, ale przecież poznaję w tobie syna Churów, znajomego gościa z namiotu Ilderima Dobrotliwego. A tyś Baltazar, mądry Egipcjanin, którego opowiadanie tyczące w przeszłości rzeczy świętych, ma związek z moją na tych miejscach obecnością. Powiedz, co cię tu sprowadza? Kto z Bogiem, ten nigdy nie jest samotnym ani opuszczonym, bo Bóg jest wszędzie, odparł Baltazar. W odpowiedzi na twe pytanie dodam, że za nami jedzie karawana udająca się na Jerozolimę do Aleksandrii, dokąd także podążam. Przyłączyłem się do owej karawany, lecz dziś znudzony jej wolnym pochodem, gdyż ma eskortę rzymskie kohorty, wstaliśmy wcześniej i puściliśmy się naprzód. Rabusiów nie potrzebujemy się lękać, mając sygnet Ilderima, a opieka Boga chroni od dzikich zwierząt. Benhur skłonił się i rzekł. Sygnet Ilderima zapewnia ci bezpieczeństwo na całej pustyni. A jakże chyżym musiałby być lew, który by doścignął tego króla wielbłądów. Mówiąc to, głaskał się jej wiernego zwierzęcia. Przecież, ozwała się Iras z wdzięcznym uśmiechem. Przecież i jemu byłoby przyjemniej zakończyć post. Wszak i królowie bywają głodni. Jeśli młodzieńcza jest Benhurem, o którym ojciec mój wspominał, a ja we wdzięcznej przechowuję pamięci, to wskaż nam drogę do źródła, które gdybyśmy spożyć mogli śniadanie. Benhur nie opóźnił się z odpowiedzią: Cierpię wraz z tobą, piękna Egipcjanko. Jeszcze chwilę cierpliwości, a będziemy u źródła, u którego pragniesz spoczynku. Znajdziesz tam napój równie miły i chłodzący, jako u źródeł stali. A teraz spieszmy po twojej woli. Ben Hur sunął wraz z przewodnikiem, bo jedną z nieprzyjemności jazdy wielbłądem jest konieczność przerwania rozmowy. Po jakimś czasie spuściło się całe grono podróżnych do wilgotnego parowu, którym przewodnik sprowadził ich aż na dół. Dno parowy było wilgotne od niedawnego deszczu, a ściany zrazu bardzo spadziste. Zwolna parów się rozszerzał, a ze skalistych jego ścian spadały bystre potoki. Wreszcie, przeszedłszy wąski przesmyk, weszli podróżni w piękną dolinę, a tem piękniejszą dla nich, co dopiero opuścili krainę żółtego piasku. Dla nich ta zielona przystań miała urok odnalezionego raju. Białe wstęgi wijących się tu i ówdzie potoków, niby siatka przejrzysta, tworzyły wyspy pełne świeżej zieloności. Kilka oleandrów zabłąkało się tu z doliny Jordanu, zdobiąc to ustronne miejsce przepychem swoich kwiatów. Jedna samotna palma królowała nad całym otoczeniem. Podnóża jednak skały obrosły dzikim winem, w szczelinie zaś wyrosło drzewo morowe, osłaniając tak upragnione źródło. Do tej krynicy wiódł przewodnik podróżnych, nie zważając na pisk kuropatw i mniejszych, świetniej upierzonych ptaszków, co przed nimi piszchały. Woda tryskała ze szczelinie w skały. Wyraźnie jednak otwór ten pogłębiała czyjeś ręka zapewne taż sama, co powyżej źródła wyżłobiła hebrajskimi literami słowo Bóg. Woda płynęła z szumem po głazach mchem obrosłych, tworząc poniżej niewielką sadzawkę. Czystą jak kryształ. Z tego małego zbiornika wyrywał się potok, co długą wstęgą przepływał dolinę, orzeźwiając trawy i drzewa, dopóki nie wsiągł w suchy i spragniony piasek sąsiedniej pustyni. Koło sadzawki znać było kilka wydeptanych ścieżek, zresztą całą przestrzeń pokrywała bujna trawa, którą przewodnik tak dawno obiecywał i której świeżość upewniała o zupełnym bezpieczeństwie tego ustronia. Konie puszczono na pasze. Etiopczyk pomógł zsiąść Baltazarowi z się A starzec, zwróciwszy się ku wschodowi, złożył ręce na piersi i gorąco się modlił. Przynieś kubek, rzekła niecierpliwie i raz zwracając się do Etiopczyka. Niewolnik przyniósł wnet z namiotu kryształowy kubek, po czym kobieta ozwała się do Benhura. Usłużę ci. Poszli razem ku źródłu. A gdy młodzieniec chciał dla niej zaczerpnąć wody, nie pozwoliła na to. Lecz sama napełniła kubek wodą, poczem go podała Benhurowi. Nie wypiję, rzekł zarumieniony. Zanim zdołał coś powiedzieć, zbliżył się Baltazar. Wiele wdzięczności winniśmy ci synu chórów, rzekł poważnie. Dolina ta piękną jest. Trawa, drzewa, cień zapraszają do spoczynku, a źródło lśni jak poruszony diament, sławiąc miłość Boga. Nie poprzestanę na samej podzięce. Chodź, usiądź z nami i spróbuj naszego chleba. Pozwól, niechaj ci posłużę, rzekł Benhur, napełniając kubek i podając go Baltazarowi, który wzniósł oczy z dziękczynieniem. Niewolnik przyniósł obrusy. Obmywszy ręce usiedli wschodnim sposobem pod tym samym namiotem, co przed laty służył mędrcom na postyni. Spożywali w dobrej myśli przysmaki wyjęte z ładunków zawieszonych po bokach wielbłąda. Namiot rozłożono o stóp drzewa w pobliżu szumiącego strumienia. Cisza była w przyrodzie, liście nie drgały, czerwone pnie stały bez ruchu, a wszystko ćmiła perłowa mgła, niby zasłona rozścielona i wzywająca do spoczynku. Czasem tylko zabrzęczała pszczoła lub zapiszczała kuropatwa, szukając swych piskląt. Uroczy spokój doliny. Świeżość powietrza, piękność otoczenia i jakaś jakby świąteczna i uroczysta cisza wpłynęły snać na umysł starca. Głos jego, ruchy i cały sposób obejścia tchnęły łagodnością. Ile zaś razy zwrócił oczy na młodzieńca rozmawiającego z Iraz, Znać w nich było odbłysk litości. Gdyśmy Cię spotkali, synu chura, rzekł przy końcu uczty, twarz Twoja zdawała mi się być zwrócona ku Jerozolimie. Mogę Cię spytać, czyli tam dotąd wiedziecie droga? Tak jest. Celem mej podróży jest święte miasto. Muszę szczędzić sił moich i dlatego zapytuję Cię, czy nie znasz jakiej krótszej drogi na Rabatamon. Jest krótsza, przez Gerasę, na Rabat Gilead, ale gorsza. Jednak co do mnie, to ją obieram. Pełen jestem niecierpliwości, rzekł Baltazar, bo od jakiegoś czasu nawiedzają mnie sny, a raczej jeden sen, który się często powtarza. Głos jakiś woła na mnie. Spiesz, wstawaj. Ten, którego od dawna oczekujesz, jest w bliskości. Myślisz, ojcze, o tym, który się urodził, król żydowski? Pytał młodzieniec, patrząc ze zdziwieniem na Egipcjanina. Tak. Nie słyszałeś nic o nim? Nic, prócz głosu, właśnie. Tymczasem są wiadomości, które cię ucieszą, jaką mnie ucieszyły. Mówiąc to, wyjął Benhur za suknię list malucha, a Egipcjanin wyciągnął po niego drżącą rękę. W miarę czytania wzruszenie jego rosło, żyły nasze i krwią nabiegały. Gdy skończył, wzniósł dziękczynne oczy ku niebu i modlił się, ani pytając, ani wątpiąc. Jakże łaskawym jesteś dla mnie, o panie, mówił. Pozwól, abym jeszcze mógł ujrzeć zbawiciela, oddać mu cześć, a potem sługa Twój odejdzie w pokoju. Słowa, zachowanie, Dziwna i uroczysta postać modlącego się wywarły na Benchurze podniosłe wrażenie. Nigdy nie czuł Boga tak rzeczywistym i bliskim. Była chwila, w której go czuł jakby obecnym. Wydawał mu się on przyjacielem, którego dość prosić, aby wysłuchał. To ojcem kochającym swe dzieci zarówno ojcem tak Żydów, jak Pogan, ojcem, który czyni zadość prośbą wszystkich ludzi. Myślę, że ten Bóg zsyła dla świata Zbawiciela zamiast króla, ukazała się młodzieńcowi w innym i zupełnie nowym świetle, tak jasno i wyraźnie, że zdawał się pojmować znaczenie nie tylko poselstwa, ale nawet naturę bóstwa. Nie mógł więc powstrzymać się od zapytania. Czy i teraz, kiedy król już jest, sądzisz zawsze, iż jest raczej zbawicielem niż królem? Baltazar spojrzał na nań poważnie ze wzruszeniem, potem rzekł: O co właściwie pytasz mnie? Ducha, co był gwiazdą i wiódł mnie niegdyś, nie widziałem od dawna. W którym cię spotkałem pod namiotem Ilderima, to jest, anim go widział, ani słyszał zmysłami memi. Wierzę mimo to, że głos słyszany we śnie pochodzi od niego. Innego objawienia nie mam. — Pozwól, abym ci przypomniał ów spór, który pomiędzy nami powstał — odezwał się ben z głębokim uszanowaniem. — Twierdziłem wówczas, iż będzie królem, ale nie takim jak Cezar. — Wierzyłeś również, że jego władza będzie raczej duchową niż światową. — Jest jakoś rzekł — odparł Egipcjanin. — I dziś wierzę tak samo. — Jest różnica w naszym zapatrywaniu — ty oczekujesz króla wedle pojęcia ludzi ja króla dusz. Zatrzymał się jak człowiek, który nie dość jasno, nie dość wyraźnie myśl pewną może wyrazić. Pozwól synu chura, abym ci moją wiarę objaśnił, a może pojmiesz łatwiej czemu ta istota, ten założyciel królestwa, którego pragnę i oczekuję, taki we mnie zapał roznieca. Wyobrażam sobie, że to królestwo będzie najdoskonalszym dziełem, wyższym nad wszelkie ziemskie i cesarskie królestwa i władze. Kiedy powstało pojęcie duszy, nie mogę ci powiedzieć. Prawdopodobnie unieśli je pierwsi nasi rodzice z owego ogrodu, co był ich pierwszym mieszkaniem. Wiemy też wszyscy, że to pojęcie nigdy się całkowicie nie zatarło. Były narody, które je zatraciły. Były chwile dziejowe, w których bladło, słabło. Były inne, w których je otoczyły ciemności i mgły. Wtedy Pan w swej niezmierzonej dobroci zsyłał nam nadzwyczajnych ludzi, by ożywili naszą wiarę i nadzieję. Dlaczego każdy człowiek otrzymał duszę? Przypatrz się synu hura i zastanów w chwilę nad koniecznością istnienia duszy! Nie było nigdy czasu, w którym by ludzie myśleli, że dość się położyć, umrzeć i nie istnieć więcej. Co ważniejsza, nigdy ludzie nie pragnęli takiego zakończenia swego bytu. Dalej, nie było nigdy człowieka, który by nie marzył, nie obiecywał sobie jakiejś lepszej doli. Pomniki wszystkich narodów protestują przeciw nicestwu śmierci. Posągi, napisy, dzieje słowem wszystko. Najpotężniejszy z naszych egipskich króli kazał wykuć w skalę podobiznę swej postaci. Dzień w dzień jeździł wraz z orszakiem oglądać, o ile postępuje dzieło. Nareszcie skończono je, a żaden pomnik ludzką wskazany ręką nie był tak trwały, wielki i niepodpadający zniszczeniu. Co więcej, olbrzymi kolos miał rysy i wyraz króla. Zalicz nie możemy przypuścić, iż ten potężny władca mógł wówczas powiedzieć – niech przyjdzie śmierć, bo zaiste i za grobem żyć będę. Życzenie to spełniło się, a pomnik stoi do dziś, jako stał wówczas. I jakiemże jest to życie pozagrobowe, które sobie tak zapewnił? To tylko pamięć ludzka, sława tak przemijająca jak światło księżyca, co ten pomnik oświeca. Historia wykuta w kamieniu i nic więcej. A z królem, cóż się stało z królem? W grobach królewskich jest zabalsamowane ciało, co niegdyś było jego ciałem. Nie jest to zaprawdę obraz tak piękny jak ten, co stoi w pustyni. Gdzież jednakże synu hura jest król? Dwa tysiące lat temu jak żył, tak jak ty i ja. Czyliż ostatnie jego tchnienie było jego końcem? Gdybym na to pytanie śmiał odpowiedzieć twierdząco, obraziłbym Boga. Wierzę więc w życie po śmierci, będące dalszym ciągiem naszego życia na ziemi, w życie rzeczywiste nie tylko w pamięci śmiertelnych. Słowem, otrzymujemy, gdy żyć zaczynamy duszę nieśmiertelną. W tym jest konieczność rzeczy. Ale na no teraz zostawmy na uboczu to pojęcie o konieczności, a zastanówmy się raczej, jak myśl nieśmiertelności słodką jest pociechą temu, co żegna te ziemię. A wobec niej gdzież jest strach przed zgonem? Wszak zmieniamy gorsze na lepsze. Pogrzebanie zaś to nasienie, z którego nowe wyrośnie życie. Patrz na mnie. Wiek osłabił moje siły. Jestem zmęczony, stary, znękany. Przypatrz się zniszczonej twarzy posłuchaj ostrego i chrypliwego głosu. Ileż szczęścia dla mnie w obietnicy, że gdy grób się otworzy, aby pokryć zniszczoną duszy mojej powłokę, otworzą się wnet niewidzialne podwoje świata, który jest pałacem Boga. Otworzą się szeroko, aby przyjąć mnie moją uwolnioną, nieśmiertelną duszę. Czemuż nie jestem zdolny wypowiedzieć zachwytu duszy, która z doczesności przyjdzie w wieczność? Nie was się mówić mi, że tej wieczności nie znam. Bo tyle wiem i to mi wystarcza, że mieć duszę to mieć udział w boskich przymiotach, to stać się doskonałą istotą, która już nie popełni nic niegodnego. Pył ziemskiej zmazy nie dotknie jej, leżejszą jest od powietrza przezroczystszą niż światło, a życie jej czystością. Powiedz, wiedząc tyle, synu Hura, mam dalej z sobą czy tobą wieść spór o resztę, o kształt duszy, jej mieszkanie, czy jej pije, czy ma skrzydła, a ubiera się w to lub owo? Zaiste? Po co to czynić? Czemu raczej nie wierzyć Bogu? Wszelkie piękno tego świata z Jego pochodzi ręki, świadcząc o doskonałości Jego samego. On jest twórcą wszelkiego kształtu. On stroi lilie, ubarwia róże, skrapia kwiaty rosą. Jego dziełem jest harmonia w przyrodzie, bo On ją z tysiąca dźwięków złożył. Jednym słowem: On stworzył nasze życie doczesne. I dał mu pewne warunki, które dla mnie są dostatecznym zadatkiem przyszłości, której oczekuję z zaufaniem dziecięcia. Jemu polecam mą duszę i jej życie po śmierci, gdyż On kocha mnie. Tu zatrzymał się czcigodny starzec, pijąc podaną wpierw przez benchurę wodę, a ręka, którą podnosił kubek do ust, drżała. I raz i młodzieniec dzielili jego uczucia w milczeniu. Światło zaczęło działać na umysł Izraelity. Zaczynał lepiej pojmować, że królestwo czysto duchowe mogło być ważniejszym dla ludzkości niż ziemskie, a zesłanie zbawiciela było stokroć godniejszym darem Boskiej Ręki, niż gdyby dał ziemi najpotężniejszego króla. Mógłbym cię jeszcze zapytać, mówił Baltazar dalej, żali to życie tak krótkie i pełne utrapień lepszem jest to do życia doskonałego i wiecznego duszy? Zadaj sobie to pytanie i pomyśl nad niem, a mianowicie zapytaj, które z nich lepsze, choćby owa równie były smętnymi, czy życie, co trwa godzinę, czy to, co trwa rok. Idąc dalej, zwróć się do ostatecznego pytania. Czymże jest siedem lub uśm dziesiątek lat w porównaniu z wiecznością? Rozmyślając w ten sposób, dojdziesz do zrozumienia tego rzeczywistego faktu, o którym chcę mówić i który mi się najsmutniejszym w swych skutkach wydaje. Faktem tym jest zupełne zapomnienie ludzkości o życiu duszy. Gdzie niegdzie spotkasz filozofa, który mówić będzie o duszy i postawi prawidło, które nic z wiarą, nie mając wspólnego, nie uzna duszy za odrębną od ciała istotę a tak On sam, jak i Jego zwolennicy, pozostaną w ciemnościach. Wszelkie żyjące stworzenie ma umysł stosownie do swych potrzeb rozwinięty. Zastanawił, żeś się kiedyś nad tym szczegółem, że jeden tylko Bóg może obmyślić swą przyszłość? Wierzę, że Bóg dając nam tę zdolność chciał wskazać, żeśmy do lepszego stworzeni życia i właśnie nadzieja jest największą potrzebą naszego bytu, naszej natury. A jednak, jakże niestety upadła ludzkość. Żyją z dnia na dzień, jak gdyby teraźniejszość wszystkim była, i mówią: nie ma życia po śmierci. Zresztą, gdyby nawet było, gdy nic o nim nie wiemy, czegoż się troszczyć. To też, gdy śmierć ich zaskoczy, wołając chodź nie posiędą zaprawdę zagrobowej rozkoszy dla swej niegodziwości. Biada im. Bo ostatnią szczęśliwością człowieka to wieczne życie z Bogiem. Ach, czemuż, synu chórów, mówić tu muszę? Czemuż ludzie oddani ziemskiemu życiu zapominają o niebieskim i przyszłym i chcą być jako zwierzęta? Na koniec powiem ci jeszcze, a może zrozumiesz, co znaczy być zbawionym. Powiem z całym przeświadczeniem, że nie dałbym jednej godziny życia wiecznego za tysiące lat życia na Ziemi. Egipcjanin mówiąc to, zdawał się zapominać o swym otoczeniu i oderwał się od wszystkiego, co ziemskie. Życie na ziemi ma swoje zagadnienia, mówił po chwili odpoczynku. I są ludzie, co trawią dnie żywota swego nad ich rozmyślaniem. Czemże są one wobec zagadnień późniejszych? Cóż się równać może ze znajomością Boga? Wnet dla mnie nie będzie tajemnic najsubtelniejsze i najstraszniejsze zostaną odsłonięte. Potęga, przed którą drżymy, puste miejsca napełnione ciemnością i nicością, co trworzą świat, przestaną być straszliwymi. Wszystkie przepaści będą otwartymi. Napełni je boska wiedza, ujrzę chwałę Boga, dotknę się wszelkich rozkoszy i odrodzę się w mej istności. Skoro godzina nadejdzie, powie Pan... Pójdź w moją służbę na zawsze. Spełnią się my pragnienia. Wszelkie marzenia i rozkosze życia tego nie zaważą ani tyle co brzęk małych dzwoneczków. Tu wstrzymał się Baltazar, jakby dla odpoczynku i jakby zapełniało wszystkich. Daruj, synu chórów! ciągnął dalej, pochylając głowę z powagą. Daruj, żem zbyt długo mówił. Chciałem Cię pobudzić do rozmyślania nad życiem duszy, nad warunkami tego życia, jego pięknością i dostojnością. Radość, co takiej myśli towarzyszy, uniosła mnie i zapragnąłem, choć nieudolnie, odkryć powód mej wiary. Czemuż nie dano mi lepiej tego uczynić? Tak, synu chórów, szukaj sam prawdy, zważ najpierw doskonałość istnienia, które nam po śmierci zgotowano. Rozważ uczucia i postanowienia, które myśl ta pobudza w twem sercu. Rozważ je, mówię, gdyż one będą drżeniem twej własnej duszy, usiłującej cię naprowadzić na prawdziwą drogę. Rozważ, że życie po śmierci jest dlatego tak ciemne, aby usprawiedliwić nazwę, którą mu dajemy, zwąc je utraconym światłem. Tak Szukaj tego światła. A gdy je znajdziesz, ciesz się, synu chórów, ciesz się, jak ja się raduję, choć jestem nieudolny. Wtedy bowiem, wtedy dopiero zrozumiesz, że większym będzie darem przyjście tego zwabiciela dusz niż zesłanie króla. Wtedy ten, na którego spotkanie dążymy, będzie w twych myślach przytomnym nie jako wojownik z mieczem, ale monarcha z koroną, a teraz pozwól, że zadam jeszcze jedno proste pytanie. Jakże go poznamy? Jeśli dotąd myślisz, że będzie królem jako Herod, to będziesz oczekiwał człowieka odzianego w purpurę i z berłem w ręku? Innym jest ten, którego z utęsknieniem oczekuję. Postać jego skromna, podobna do innych ludzi we wszystkim, a znak, po którym go poznam, nie będzie również nadzwyczajnym. Ale wskaże mnie i całemu rodowi ludzkiemu drogę do żywota wiecznego, do żywota czystego, pięknego żywota duszy. Cisza zapanowała wokół. Przerwał ją po chwili Baltazar, mówiąc: Wstańmy i idźmy dalej. Słowa, które rzekłem, zbudziły niecierpliwość ujrzenia tego, o którym zawsze myślę. A jeżeli zanadto was nagle, ciebie, synu chórów, i ciebie, córko moja, darujcie mi i wyrozumiejcie moją tęsknotę. Na znak starca niewolnik przyniósł wino w bukłaku. Napiwszy się strzepnęli serwety i wstali. W czasie, kiedy niewolnik rozebrał namiot i pakował rzeczy, umyli ręce i wkrótce zebrali się w drogę ku głównemu traktowi. Wnet też dogonili karawanę i przyłączyli się do niej. Jednakże Baltazar począł się wolnym jej pochodem niecierpliwić i postanowił z towarzystwem swoim ruszyć naprzód. Rozdział 34 Trzeciego dnia drogi znajomi nam podróżni zatrzymali się w samo południe u rzeki Dżabok, gdzie już zastali ze stu lub więcej ludzi odpoczywających wraz ze zwierzętami. Zaledwie usiedli, zbliżył się do nich jeden z podróżnych z dzbanem wody i poczęstował ich. Przyjęli i podziękowali za uprzejmość, ale nieznajomy, przypatrując się wielbłądowi, zagadnął: Wracam od Jordanu, gdzie wielu zabrało się ludzi z dalekich stron przybyłych, ale na próżno by tam szukać równie pięknego zwierzęcia. Szlachetne to zwierzę, czy mogę zapytać jakiej rasy? Baltazar zaspokoił ciekawość podróżnego, po czym szukał kędy by spocząć. Benhur, ciekawszy i żywszy, pytał dalej: Gdzie gromadzi się lud nad Jordanem? Pod Betabara. To odludne pustkowie, rzekł Benhur. Nie wiem, co tam może przyciągać ludzi. Widzę, odparł nieznajomy, że z daleka jesteście, kiedy wam obca dobra nowina. Jaka nowina? Przybył człowiek z pustyni, święty to mąż. Na ustach jego dziwne brzmią słowa a głosi naukę, którą zachwyca wszystkich. Mieni się synem Zachariaszowym i mówi, że jest wysłańcem Mesjasza. Nawet Iras słuchała z zajęciem tej mowy. Mówią o tym Janie, że całe dzieciństwo przebył na pustyni w jaskini koło Engadii, Modląc się i żyjąc wstrzemięźliwiej od Esteńczyków, ponieważ tłumy idą go słuchać, gdy każe, i ja tam poszedłem z innymi. Czy ci, których tu widzimy, byli z tobą? Wielu wraca stamtąd, wielu tam dąży dotąd. Czego ów mąż naucza? Głosi nową naukę, naukę, której nigdy nie słyszano w Izraelu. Tak mówią wszyscy. On zwieją wezwaniem do pokuty ich sztu. Rabini nie wiedzą, co z nim począć, a cóż my wiedzieć możemy? Jedni pytali go, żali jest Chrystusem, inni żali Eliaszem. On zaś wszystkim odpowiada. Ja mam głos wołającego na puszczy. Czyńcie prostemi ścieżki Pana. Gdy nieznajomy miał się ku odejściu, towarzysze podróży wstrzymali go, a Baltazar rzekł. Cny mężu, powiedz nam, kędy znajdziemy kaznodzieje, a raczej kędyś go zostawił. Tam w pobliżu Betabara. Kimże może być ten kaznodzieja, mówił Benhur do iras, jeśli nie wysłannikiem naszego króla. Baltazar wstał z błyszczącymi oczami, jakby nowe wstąpiło w niego życie. Spieszmy, nie czuję zmęczenia. Wstali i spieszyli, aż nie zatrzymali się na nocleg na zachód od ramat Gilead. Jutro wstaniemy rychło synu hura, rzekł starzec idąc na spoczynek. Zbawiciel przyjść może, a tam nas nie będzie. Nazajutrz około godziny trzeciej wyszli z wąwozu, który się ciągnie wzdłuż góry Gilead, i znaleźli się na pustym stepie na wschód od świętej rzeki. Po drugiej stronie ujrzeli górną część wzgórz jerozolimskich, porosłych drzewami palmowymi ciągnących się aż do wzgórz Judei. Serce Benhura zabiło żywiej, bo spostrzegł, że już są w pobliżu Brodu. Ciesz się, baltazarze, rzekł, bo prawie już jesteśmy u celu. Przewodnik przynaglał wielbłąda i wnet ujrzeli namioty, chaty i powiązane zwierzęta juczne. U rzeki po obu brzegach stało mnóstwo ludzi. Tu zgromadzenie znaczyło, że kaznodzieja mówi właśnie. Nasi podróżni pragnęli nie opuścić sposobności i pospieszali, o ile się dało. Niestety zaledwo się zbliżyli i tłum słuchających zaczął się w różne rozpierzchać strony. Czy liczby przybyli za późno. Stańmy tu, rzekł Benhur do Baltazara, załamując rozpaczy ręce. Może prorok tędy pójdzie. Ludzie, którym danem było słyszeć kazanie, tak byli tem, co słyszeli zajęci, że albo o tych wzniosłych rzeczach myśleli, lub o nich rozmawiali, nie zwracając bynajmniej uwagi na nowo przybyłych? Setki ludzi minęły naszych znajomych obojętnie, którzy poczęli już wątpić czy tym razem usłyszą lub ujrzą kaznodzieje, gdy nagle zobaczyli przed sobą idącego ku nim człowieka, tak dziwnie wyglądającego, że na jego widok zapomnieli o wszystkim? Postać ta zdawała się zrazu pospolitą, niezgrabną, nawet dziką. Bujne, w zgmatwanych kędziorach spadające włosy przysłaniały twarz wychudłą i żółtą jak pergamin. Oczy jego dziwnym pałały blaskiem. Suknia z wielbłądziej sierści utkana zwieszała się z lewego ramienia, aż po kolana, odsłaniając ramię prawe. Pas z niewyprawnej skóry ugniatał mu biodra. Na bosemi nogami stąpał po skalistym gruncie. Od pasa wisiał skórzany woreczek, w ręku trzymał sękatyki, co mu służył do podpierania się. Ruchy jego były szybkie, pewne i dziwnie ostrożne, a raczej przezorne. Co chwilę odgarniał z czoła grube i twarde włosy, jakby mu przeszkadzały w widzeniu kogoś, kogo oczekiwał. Piękna Egipcjanka przypatrywała się synowi puszczy ze zdziwieniem, jeśli nie ze wstrętem. Podnosząc zasłonę hondachu, rzekła do Benhura jadącego tuż na koniu. – Czyżby to był wysłannik twojego króla? – To Nazarejczyk – odparł tenże, nie podnosząc wzroku. Prawdę rzekłszy, sam nie był od niej mniej rozczarowanym. Znał on wprawdzie ascetycznych mieszkańców Engadi, znał ich obojętność na światowe względy i stosunki. Wiedział, że zwykli robić śluby, odprawiać pokuty, dręczące ciało i oddzielać się zupełnie od reszty ludzi, jakby zgoła innej byli natury. Wiedział zresztą i był przygotowany, iż ujrzy kaznodzieje, który sam siebie zwał głosem na puszczy. Spodziewał się jednak, że wysłaniec króla będzie nosił dla siebie jaki znak jego potęgi. Teraz, patrząc na tę dziwaczną postać, przypomniał sobie mimowolnie owe szeregi wytwornych dworaków w pałacach Cezara. Nic więc dziwnego, że zakłopotany, zmieszany, zawstydzony zaledwie zdołał odpowiedzieć: To Nazarejczyk. Całkiem innymi były uczucia Baltazara. On wiedział dobrze, że drogi boskie nie są drogami ludzkimi, ani takimi, jakby je ludzie mieć chcieli. On widział Zbawiciela jako dziecię w żłobie położone, a wiara silna przygotowała jego umysł na pojęcie prostoty i ubóstwa obok boskości. Siedział więc starzec w milczeniu i jakby w zachwycie ze złożonymi na piersiach rękami, a czasem tylko cichą modlitwą poruszały się wargi jego. Nie. On nie oczekiwał króla. W chwili tak dla nowo przybyłych ważnej i tak w rozmaity sposób wzruszającej ich serca, a podal od nich nad rzeką siedział na kamieniu jakiś zamyślony człowiek. Może rozmyślał o zasłyszanej nauce. Teraz wstał i zdawał się dążyć ku Nazarejczykowi, który znów zbliżał się ku wielbłądowi Baltazara. Obaj kaznodzieja i nieznajomy szli ku sobie, a gdy z jakie dwadzieścia kroków ich rozdzielało, wtedy pierwszy zatrzymał się, odsunął ręką włosy z oczu, a spojrzawszy na nieznajomego, wyciągnął ku niemu rękę, jakby dla zwrócenia nań uwagi obecnych. Idąc za tym ruchem, tłum począł się gromadzić na nowo. Cichość zapanowała. Co widząc, Nazarejczyk zwolna podniósł laskę, którą trzymał w ręku i wskazał nią zbliżającą się postać. Wszyscy, którzy dotąd tylko słuchali, zwrócili oczy we wskazanym kierunku. Baltazar i Benhur ulegli bezwiednie temu samemu natchnieniu i utkwili wzrok w nieznanym mężu. Obaj odnieśli silne wrażenie, ale każdy w innym stopniu i odmiennym znaczeniu. Zbliżył się ku nim zwolna. Wzrost jego średni, postawa szczupła i delikatna, ruchy spokojne, jak zwykle u tych, co się ważnymi zajmują myślami. W szczególnej harmonii stałym wzięciem tej nieznanej istoty było ubranie składające się z szaty spodniej do kostek sięgającej o długich obszernych rękawach i z drugiej zwierzchnej sukni, zwanej talitem. Na lewym ramieniu niósł zawój, a czerwona opaska służąca do podtrzymywania zawoju na głowie zwieszała się po boku. Oprócz czyli zawiązki niebieskiej wąskiej obwódki u dołu talitu, całe ubranie było z na pożółkłego od pyłu z drogi. Zdobił je jeszcze sznur, stosownie do zwyczajów rabinów, prawem przepisanego, również niebieskiego koloru, oznaczającego godność rabina, czyli nauczyciela. Zwykłe sandały chroniły nogi, no, nie miał ani pasa, ani worka, ani nawet laski. Na te zewnętrzne odznaki patrzyli trzej widzowie przelotnie, o ile nie dotyczyły głowy i oblicza mianowicie oblicza, co było niejako źródłem uroku, któremu mimo woli ulegali wszyscy. Głowa zdawała się być otoczoną światłem pogodnego nieba. Okrywały ją długie, w łagodnych kędziorach spadające włosy, przedzielone ponad czołem. A mieniące się barwą orzechową ze złotawym odblaskiem. Pod szerokim czołem, ciemnymi otoczone brwiami, świeciły oczy, duże, ciemno-niebieskie, a długie rzęsy, jakie tylko u dzieci widzimy, nigdy u mężczyzn, dodawały spojrzeniu niewypowiedzianie łagodnego i tkliwego wyrazu. Czy rysy tego oblicza były greckie czy izraelskie, trudno rozstrzygnąć. To tylko pewna, że łagodność oczu, Bladość cery, odbłysk włosów i miękka, falisto na piersi spadająca broda dziwnie ludzkie przyciągały serca. Cała jego postać była przyjemna, wzbudzająca zaufanie i robiła wrażenie skończonej piękności. Zwolna zbliżał się nieznajomy ku trzem znanym nam osobom. Benhur Konno, z włócznią w ręku, mógł był najpierw zwrócić uwagę króla. Tymczasem zbliżający się patrzał w niebo, nie zdawał się spostrzegać ani jego a nie Egipcjanki, lecz gdy się zbliżał, wzrok jego spoczął na Baltazarze. Cichość panowała wokoło. Przerywał ją jedynie Nazarejczyk, który z ręką wyciągniętą ku nadchodzącemu zawołał uroczystym i donośnym głosem. Oto baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata. Głos ten wstrzymał odchodzących. Stanęli jak wryci, i czekali co nastąpi. Dziwne i niezrozumiałe wyrazy przejęły obecnych mimowolnym szacunkiem. Baltazara zaś wzruszyły do głębi. Starzec czuł to wyraźnie, że danem mu było ujrzeć raz jeszcze zbawiciela świata. Niezłomna wiara, która go już tyle łaskami obdarzyła, zamieszkując w jego sercu. Dała mu w tej chwili łaskę widzenia tego, którego niedołężne oczy jego towarzyszy nie były godnymi podziwiać. Słowem, widział i poznał tego, którego szukał. Byłże to cud? Wolno go nazwać zdolnością duszy, co wyrosła wśród innych okoliczności, a tym samym wniknęła w zaświatowe krainy. Wolno przypuszczać, że zasłużył na taką nagrodę życiem przykładnie świętym, życiem zaprawdę cudownym. Że danem mu było oglądać ideału swej wiary w doskonałym kształcie, z obliczem w wieku i ubraniu, jakie temu ideałowi odpowiadały. Co to za szczęście, co za radość! Do spełnienia wszelkich marzeń starca potrzeba tylko jeszcze wzajemnego spojrzenia i zrozumienia. Jedno już się stało, bo wzrok nieznanego spoczął na sędziwym obliczu mędrca. Gdybyż jeszcze znalazło się drugie, co by zarazem było potwierdzeniem jego wiary. Życzeniu stało się zadość, bo właśnie jakby dla upewnienia drżącego Egipcjanina Nazarejczyk powtórzył okrzyk: Oto baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata. Na te słowa padł Baltazar na kolana, nie potrzebując innego tłumaczenia. Nazarejczyk zdawał się to wiedzieć, bo odwrócił się do otaczających i mówił dalej. Ten Ci jest o którym powiadał: Idzie za mną mąż, który stał przede mną i pierwej był niż ja. A ja go nie znał. Ale iżby był objawion w Izraelu, dlatego ja przyszedł chrzcząc wodą. I żem widział ducha wstępującego jako gołębia z nieba i został na nim. A jam go nie znał. Ale który mnie posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujrzysz ducha Wstępującego i na nim zostającego, ten jest, który chrzci duchem świętym. A jam widział i dałem świadectwo, że ten jest syn Boży. To on! To on! Wołał Baltazar z zauzawionymi oczyma i padł w omdleniu. Cały ten czas przypatrywał się Benchur nieznajomemu z całkiem innym uczuciem. Podziwiał delikatność i czystość rysów jego twarzy. Zamyślony wyraz, czuły, pokorny i święty. Nie był w tej chwili zdolen pochwycić innej myśli, innego pytania, jak tylko, kto jest ten człowiek. Mesjasz czy król? Nigdy dotąd nie widział człowieka, który by mniej po królewsku wyglądał jak oto ten. Czy można, patrząc na tę spokojną, łagodną postać, myśleć o wojnie i zdobyczach? Sama myśl o tem zdawała mu się ubliżać. Pod wpływem tych myśli rzekł w swem sercu: Tak, widzę dziś wyraźnie, że Baltazar miał słuszność, że Simonides był w błędzie. Człowiek ten nie przyszedł wznieść tronu Salomona. Brak mu zdolności Heroda, a gdyby miał nawet być królem, to nie większego od państwa rzymskiego. W tych myślach Benhura nie było jeszcze postanowienia. Były one raczej wrażeniami i nie przeszkadzały dalszemu przypatrywaniu się tak pięknej i cudownej bądź jak bądź postaci. Po chwili pamięć jego zbudziła się i prawie mimo woli pomyślał. Gdzieś kiedyś widziałem to oblicze, ale gdzie? Spojrzenie to tak pełne litości i miłości, spoczywające teraz na Baltazarze, kiedyś spoczęło już i na nim. A zrazu mglisto, drżąco, wreszcie jasno, jakby od blasku słońca stanęła mu przed oczami owa chwila, gdy go straż rzymska wiodła przez Nazaret na galery. Drgnął cały, a tajemny głos wołał mu w duszy. Oto ręce, co mnie dźwignęły, gdym ginął. Tak, twarz ta to jedna z tych, co mu towarzyszyła zawsze, co zawsze tkwiła mu w pamięci. Wzruszenie owładnęło nim i nic nie słyszał ze słówka z nadziei, prócz tych ostatnich cudownych wyrazów, które po wszechświecie brzmią dotąd. To jest syn Boży. Ben-hur z konia chcąc oddać cześć swemu dobroczyńcy. Wtem zatrzymał go głos lipcianki wołającej: Pomóż, synu hura, bo ojciec mój umiera! Stanął, spojrzał wolno i pospieszył na ratunek. Podała mu kubek, z którym pobiegł po wodę do rzeki, zostawiając niewolnikowi trud dźwigania Baltazara i skłonienia wielbłąda, aby ukląkł. Po jakimś czasie odzyskał Baltazar przytomność, a wyciągnąwszy ręce przed siebie pytał słabym głosem – gdzie on? – Kto? – zapytała Iras. Twarz Baltazara świeciła błogością zaspokojonego życzenia, gdy mówił – on, Zbawiciel, Syn Boga, którego znów oglądałem. – Czy i ty temu wierzysz? – pytała Iras Benhura. Czas to pełen cudów, czekajmy, odparł. Dnia następnego słuchali znów kazania chrzciciela, gdy nagle przerwał mąż puszczony tak swej mowy i zawołał, schylając głowę. Oto baranek Boży! Wszyscy spojrzeli w stronę wskazaną, a tam stała taż sama, co wczoraj postać. Gdy Ben Hur patrzał na tę wiotką istotę, Cudne oblicze tchnące miłosierdziem i słodyczą pełną smutku, pomyślał. Ma słuszność Baltazar, ale może nie myli się Simonides. Żali Zbawiciel nie mógłby być i królem. Wśród tych myśli zapytał swego sąsiada, kto jest ten człowiek? Zapytany roześmiał się szyderczo i rzekł. To sen Cieśli z Nazaret. Rozdział piąty Estero, estero, każ mi przynieść wody. Nie wolał, żebyś wina, ojcze? Niech dadzą jedno i drugie. Działo się to w letnim domu na dachu pałacu chórów w Jerozolimie. Stojąc ponad balustradą, patrzyła estera na podwórze. Wnet spełniła polecenie ojca, powierzając je stojącemu tamże słudze. Tymczasem drugi sługa wszedł na dach i, kłaniając się z szacunkiem, rzekł Oto pismo dla Pana i oddał zwój płótnem obciągnięty i zapieczętowany. Dla objaśnienia czytelnika dodajmy, że działo się to 21 marca, prawie trzy lata od owej chwili, kiedy chrzciciel dał świadectwo Synowi Bożemu w Betabera. W przeciągu tego czasu malluch odkupił od polskiego piłata dom rodziny chórów, na wyraźne żądanie Judy, który nie mógł dłużej przenieść na siebie, aby gniazdo rodzinne stało pustką. Naturalnie, że cały gmach musiał ulec przebudowaniu. Zmieniono drzwi, podwórza, schody, pokoje i dachy. Tak więc pałac przybrał nowe kształty, a nie tylko że nie zostało żadnych śladów owych tak zgubnych dla rodziny okoliczności, no ale jeszcze urządzono go piękniej i zabytkowniej niż dawniej. Wszędzie znać był gust właściciela wykształcony pobytem w willi pod Miseną i w rzymskiej stolicy. Nie trzeba z tego wnioskować, że Ben publicznie ogłosił się właścicielem, czas bowiem nie był jeszcze po temu. Dotąd zajmował się pracami przygotowawczymi w Galilei, czekając zawsze na Nazarejczyka, który mu się co dzień więcej zagadkową wydawał istotą. Cuda niemal w obecności młodzieńca spełnione, budziły w jego sercu ciągłe wątpliwości, tak co do charakteru, jak posłannictwa tego, co miał być królem. Czasem dla wytchnienia przybywał potajemnie do świętego miasta i ojcowskiego domu, ale zawsze jako obcy i gość. Odwiedziny te nie były tylko odpoczynkiem po pracy. Baltazar i Iris zajmowali bowiem jedno ze skrzydeł pałacu. Córa mędrca zawsze jeszcze trzymała go w więzach uczucia, co niewolnem zdało się od czaru, podczas gdy Baltazar, coraz słabszy fizycznie, porywał go jak dawniej zapałem wymowy, ile razy mówiono o bóstwie cudotwórcy od tak dawna oczekiwanego. Simonides i Estera przybyli przed kilku dniami z Antiochi. Ciężko to była podróż dla kupca, bo przebył ją w lektyce do dwóch umocowanych wielbłądów. Te zaś nie zawsze szły równo. Mimo przebytych trudów, zdawał się teraz nie posiadać z radości, że danem mu było ujrzeć raz jeszcze rodzinne strony. Zachwycał się widokiem z dachu i większą część dnia tam spędzał w krześle podobnym do tego, co stało w domu na wybrzeżu Orontesu. Lekki wietrzyk przynosił mu tu wonie wzgórz, które znał tak dobrze. Oddychał niemi z całych piersi, przypatrując się biegowi słońca od wschodu do zachodu. Ester miał przy boku, czuł się więc szczęśliwym, jakby w pobliżu nieba i tych miejsc, gdzie przebywała kiedyś niegdyś niezapomniana pierwsza Estera, kochani jego z młodości, a z biegiem lat coraz droższa żona. Mimo tylu wspomnień, nie zapomniał spraw handlowych. Co dzień goniec przynosił raporty od San Ballata, który prowadził dom w Antiochi. Co dzień wyjeżdżał drugi goniec z Jerozolimy i wiózł najdrobniejsze wskazówki usuwające zachodzące wątpliwości, bo Simonides umiał przewidzieć wszelkie wypadki prócz tych, które wszechmocny zakrył przed oczami ludzi. Gdy Estera spełniwszy polecenie wracała ku ojcu, promień słońca padający ukośnie na błyszczącą posadzkę dachu oświecił ją łagodnie i niepodobna było nie przyznać, że była piękną w rozkwicie kobietą. Wzrost jej był wprawdzie niewielki, ale kibić nader kształtna, główka zgrabna, twarz o regularnych kształtach i cerze różowej, z wyrazem pełnym rozumu i odblaskiem poświęcającego się serca. Jednym słowem, była to kobieta godna kochania, bo miłość była tłem jej życia. Spojrzała na zwój, przystanęła i przypatrzyła się drugi raz dokładniej. Krew uderzyła jej do twarzy, gdy spostrzegła pieczęć Ben-hura i spiesznie odeszła w przeciwną stronę. Simonides trzymał zawiniątko chwilę. Obejrzawszy pieczęć, złamał ją i oddał pismo córce. Czytaj! rzekł. Patrzał na nią w tej chwili, a wyraz niespokojności przebijał się na jego twarzy. Widzę, Estero, że wiesz od kogo to pismo? Tak, od naszego pana. Mimo nieśmiałości patrzyła mu w oczy szczerze. Kochasz go, Estero? – Rzekł spokojnie. Tak. Pomyślała, że jest nad ten, co zrobisz? Chciałaby o nim nie myśleć inaczej, mój ojcze, jako panu, z którym wiążą niepowinności, ale było to nad moje siły. Dobrą jesteś, dobrą jesteś, jako była matka twoja. Rzekł zapadając w myślach. Po chwili dopiero wyrwał głos z zamyślenia szelest rozwijanego pergaminu. Niech mi przebaczy pan, iż złorzecze jego natchnieniu. Ale miłość twa nie byłaby wzgardzoną, gdybym był utrzymał w mem posiadaniu wszystko, jako zresztą miałem do tego prawo, bo wielka jest siła pieniędzy. Gorzej byłoby dla mnie, gdyż, nie będąc godną jego spojrzenia, nie miałabym na pocieszenie tej słusznej dumy którą mnie Twe postępowanie natchnęło. Mamże czytać? Wstrzymaj się, rzekł. Pozwól, abym dla twego dobra powiedział nawet i to, co ci może być najboleśniejszym. Gdy razem dźwigniemy, lżejszym stanie się ciężar. Serce swoje oddał pewnej kobiecie. Wiem, odparła spokojnie. Usiedliła go Egipcjanka, mówił dalej posiada przebiegłość swego narodu. Jest piękną, chytrą i zalotną. Serca nie ma wcale, jako nie mają go jej rodaczki. Córka, która urąga ojcu, napełni zgryzotą dni męża. Alboż tak czyni? Baltazar jest mądry, mi chociaż poganin, dziwnych łask dostępuje od pana. Zapał jego wiary, zaszczyt mu przynosi. Córka zaś szydzi z niego. Słyszałem, jak o nim mówiła wczoraj. Błędy młodości się przebacza, starcom przystoi mądrość, ale gdy jej pozbędą, niech wstępują do grobu. Okrutna to mowa godna Rzymianki. Słysząc ją, mimo woli pomyślałem, iż osłabienie podobnie jak u Baltazara przyjdzie kiedyś i na mnie. Kto wie, czas ten może jest bliskim, ale ty, Estero, nigdy słów podobnych nie powierzą mnie. Nie, nigdy nie rzeczesz, niech zstępuje do grobu. Niedarmo matka twa była córą judy. Estera słuchała tych słów ze łzami, a upewniając go rzekła. Jam mej matki dziecię. Tak, jesteś jej godną, boś dla mnie tem, czem świątynia Salomonowi. Po chwili milczenia położył rękę na jej ramieniu i rzekł. Gdy raz Egipcjankę pojmie za żonę, wnet pomyśli o tobie z żalem i tęsknotą, bo wtedy zrozumie, czego dziś nie widzi, że jest tylko narzędziem w jej ręku. Ona marzy o wielkości. Rzym zaś jest celem tych marzeń. On jest dla niej synem dum Wirariusza, nie chóra księcia Jerozolimy. Estera nie próbowała nie wierzyć tym słowom. Tem mniej zaprzeczyć. Przeciwnie. Czując, iż są sprawiedliwe, zawołała: Ratuj go, ojcze, jeszcze nie za późno. Kupiec uśmiechnął się z powątpywaniem i rzekł: Tonącego można ocalić, ale zakochanego nie ratuje nikt i nigdy. Mój ojcze, masz wpływ nad nim, zważ, że on sam na świecie. Ostrzeż go przed niebezpieczeństwem. Powiedz mu, jaką jest. Być może. Nie zdołałbym go od niej odwrócić. Czyż przez to zwróci się ku tobie? Nie! Tu przymknął powieki. Jam sługa, jako byli pokoleniami całymi ojcowie moi, a przecież nie miałbym dość pokory, aby rzec: Patrz, panie, oto moja córka. Piękniejszą jest niż Egipcjanka i tkliwiej cię kocha. Na to za wiele żyłem i za dużo miałem znaczenia. Słowa te spaliłyby mi język, odwieczne kamienie na wzgórzach odwróciłyby się ode mnie. Nie, jeszcze raz nie, na patriarchów. Wolałbym raczej spocząć wraz z tobą tam, gdzie matka twoja śpisnem nieprzerwanym. Rumieniec oblał twarz stery. Nie myślałam, abyś mu to miał powiedzieć, mój ojcze. Ja bym się troszczyła o niego i jego szczęście, a nie o siebie. Gdybym miała śmiałość pokochać Go, chcę być godną Jego szacunku. To jedno może moje zuchwalstwo uniewinnić. Teraz pozwól, niech przeczytam pismo. Prawda, że należy przeczytać. Zabrała się tym spieszniej do czytania, że chciała jak najprędzej urwać rozmowę tak drażliwą. Osiem nizan. Na gościńcu, co wiedzie z Galilei do Jerozolimy. Nazarejczyk przybywa. Z nim, choć bez jego wiedzy, prowadzę mój legion, drugi podąża w niewielkiej odległości. Uroczystości wielkanocne dają powód do zebrań, ujdziemy uwagi. Gdyśmy wyruszyli, mówił idziemy do Jerozolimy, aby się wypełniło, co jest napisane przez proroki. Oczekiwanie nasze bliskie jest końca. Życzę ci spokoju, Simonidesie. Ben Hur. Przeczytawszy, oddała pismo ojcu, a łkanie ściskało jej gardło. Bo jakże mogło być inaczej, gdy w liście nie było słowa dla niej? Wszak tak łatwo było powiedzieć: Pokój Twoim. Pierwszy raz w życiu uczuła zazdrość. Pisał to pan nasz ósmego dnia, mówił Simonides. ósmego, a dziś jesteś? Dziś? Dziewiąty, odparła. W tej chwili mogą już być w Betanii. Prawdopodobnie ujrzymy go dziś wieczór, dodała zapominając urazy. Może, może jutro, wszak jutro święto przasnego chleba. Może zechce je święcić z nami, a z nim może i Nazarejczyk. Zapewne ujrzymy ich obu. Właśnie przyniesiono wodę i wino. Estera podawała je ojcu, gdy weszła na dach Egipcjanka. Dziwna rzecz, nigdy się Izraelitce nie wydała tak piękną jak w tej chwili. Przejrzyste szaty osłaniały jej postać niby mgłą, czoło, szyja i ręce świeciły klejnotami tak cenionymi w jej ojczyźnie. Twarz jaśniała wyrazem zadowolenia, a szła pewnym, elastycznym krokiem, wolnym od wszelkiej niesmacznej przesady. Widok jej budził westerze lęk nieokreślony i pod tem wrażeniem zbliżyła się ku ojcu, jakby u niego szukając opieki. Pokój tobie, cny Simonidesie, i tobie, piękna Estero. Rzekła i raz z lekkim ku ostatniej pochyleniem głowy. Gdy na Cię patrzę, zacny przyjacielu, jeśli mi wolno tak Cię nazywać, przypominam że owych wspaniałych perskich kapłanów, co z końcem dnia spieszą na dachy świątyń, aby swoje modły ku zachodzącemu wysłać słońcu. Jeśliś ciekaw poznać te obrzędy, zawołam ojca. On Cię zdoła objaśnić, bo ród swój wiedzie od magów. Piękna Egipcjanko! Odrzekł kupiec, kłaniając się z powagą. Ojciec twój szanowny jest i z pewnością wziąłbym mi za złe, gdybym mu powiedział, że jego perska mądrość jest najmniejszą cząstką jego wiedzy. Usta Egipcjanki przebiegł wyraz niezadowolenia. Jeśli mam mówić równie uczenie jak ty, rzekła, to muszę zauważyć, że przymiot mniej cenny każe się domyślać więcej cennego. — Racz mi odpowiedzieć, który to cenniejszy przedmiot uznajesz w moim ojcu? Simonides zwrócił się do niej, mówiąc z powagą. — Prawdziwa mądrość dąży do Boga. — Prawdziwą mądrością jest znajomość Boga. — Zaprawdę nikt z pomiędzy znanych mi ludzi nie posiada tej mądrości w wyższym stopniu od Baltazara i nikt od niego lepiej nie umie jej wypowiedzieć ani słowami, ani czynami. Chcąc skończyć rozmowę, podniósł kubek do ust i pił. I raz zwróciła się znów ku Westerze. Cóż dziwnego, że mąż, co posiada miliony i całe floty na morzach, nie rozumie, co lubią i w czym się kochają kobiety. Usuńmy się na chwilę i tam przy murze porozmawiamy trochę. Poszły ku balustradzie i stanęły na tym samym miejscu, skąd Benhur zrzucił był niegdyś dachówkę na gratusa. Byłaś kiedy w Rzymie? pytała Ira, bawiąc się swym naramiennikiem. Nie, odparła krótko Estera. I nie pragnęłabyś tam być kiedy? Nie. Ach, jakie życie Twoje jest pustem. Po tym wykrzykniku nastąpiło westchnienie tak litościwe, że nie mogło być czulszem, gdyby los równie ciężki był przypadł jej samej. Za chwilę wybuchła znów tak głośnym śmiechem że mógł być słyszanym na ulicy i mówiła — O ty, święta prostoto! Drobne ptaszęta, co się gnieżdżą w uchu sfinksa na piaskach pustyni w pobliżu świętego grodu Memphis, równe ci świadomością. Widząc, że stara się zmieszała, zmieniła ton mowy i rzekła poufale — Daruj mi to żarty. Wnet zagoję rany niby pocałowaniem, bo ci powiem coś, coś... Czego bym nie powiedziała komu innemu. I znów zaśmiała się, a śmiechem tym pokryła spojrzenie badawcze, które rzuciła na Esterę. Król przybywa. Estera patrzyła ze zdziwieniem. Nazerejczyk. Ten sam, o którym ojcowie nasi tyle sobie umieją opowiadać. Ten sam, któremu Benchur służył tak wiernie i tak długo. Tu głos jej zniżył się o kilka tonów. Nazarejczyk przybędzie jutro, on dziś. Estera na próżno walczyła, aby zachować spokój. Spuściła oczy. Zdradziecki rumieniec pokrył jej twarz i czoło. Nie spostrzegła zwycięskiego uśmiechu, co niby promień oświecił twarz Egipcjanki. Oto jego obietnica. Tu z zapasa wyjęła zwój pisma, mówiąc: Raduj się ze mną, przyjaciółko. On przybędzie tu dotąd dziś jeszcze. Nad brzegiem Tybru stoi dom prawdziwie królewski, który czeka na mnie, a który pani moja swoim nazywać może. Odgłos szybkich kroków dał się słyszeć z ulicy. Spojrzała poza balustradę, lecz się wnet cofnęła, wznosząc ręce nad głową i mówiąc: Błogosławiona bądź Izydo, to Ben-Hur! A że się zjawił, gdym o nim myślała, to już wróżba nad wróżby. Nie byłoby chyba bogów, gdyby mnie zawieść miała. Spójrz na mnie, Estero, i pocałuj szczęśliwą. Izraelitka spojrzała, a iraz spostrzegła policzki gorące jak płomienie. Oczy zaświeciły od błyskiem złości, o którą by jej nikt nie posądził, bo też dobrodziejna zbyt wielką wystawiona była próbę. Nie dość, że zabroniono jej było myśleć o człowieku tak gorąco kochanym, o którym zaledwie myśleć jej wolno, jak w półsennym marzeniu. Jeszcze trzeba, żeby rywalka szczyciła się przed nią swym powodzeniem i żądała jej zaufania, mówiąc o swem szczęściu, które on dla niej obmyślił. O niej, córce niewolnika nie wspomniał podczas gdy szczęśliwa współzawodniczka może się chlubić listem, którego treść pozwala na rozmaite domysły. Tak, to było za wiele na jej biedne serce i dlatego nie dając żądanego pocałunku spytała. Nie wiem, czy kochasz więcej jego czy Rzym. Egipcjanka cofnęła się, a zbliżając z dumą głowę ku twarzy Estery zapytała nawzajem. Czymże jest on dla ciebie, Simonidesowa córko? Izraelitka drżąc cała zaczęła mówić: Jest moim. Myśl, co jej teraz przeleciała przez głowę, wstrzymała dalsze słowa, a blednąc rzekła: Jest przyjacielem mego ojca. Język odmówił jej posłuszeństwa, nie przyznała się do niewolnictwa. I raz zaśmiała się szyderczym śmiechem. To niewiele, mówiła. Na bogi egipskie, co sprzyjają kochającym się. Zatrzymaj swe pocałunki, zatrzymaj. Od ciebie dowiedziałam się, że mogę tu w Judei innych stokroć cenniejszych oczekiwać pocałunków. Odwróciwszy się dodała. Idę, ponie. Zostań w pokoju. Estera powiodła za nią wzrokiem aż do schodów. Gdy znikła, zakryła twarz dłońmi i wybuchła płaczem. Łzy wstydu, tak długo powstrzymywane, spływały po jej pięknej twarzy. Mimo woli, jakby dla dodania sił wybuchowi namiętności tak wstrętnej jej naturze przyszły jej na myśl słowa ojca. Miłość twoja nie byłaby bez nadziei, gdybym był zatrzymał wszystko jako byłem w prawie. Długo sercem jej miotała boleść, już wszystkie gwiazdy zaszły i świeciły ponad miastem i czarnymi liniami gór, a ona jeszcze się do tyle nie opanowała, by wrócić do letniego domu, i zająć w milczeniu zwykłe miejsce przy ojcu. Nareszcie przemogła się. Poszła po rozkazy i wróciła do obowiązku, któremu poświęciła młodość, a może i całe życie. Co więcej, gdy namiętność przycichła, obowiązki zdały jej się jaśnieć jakąś świetną i uroczystą aureolą. Rozdział 36. W godzinę po opisanej scenie na dachu zeszli się Baltazar, Simonides i Estera w wielkiej sali pałacu. Wnet powiększyli ich grono Benhur i Iraz. Poprzedzając swą towarzyszkę, wszedł Benhur do pokoju i powitał najpierw Baltazara, skłonił się przed starcem, a zwróciwszy się do Simonidesa, spostrzegł Esterę i zawahał się. W chwili, gdy ujrzał Esterę, stanął zdziwiony widokiem tak pięknej kobiety. Równocześnie głos wewnętrzny przypomniał mu złamane śluby i niespełnione obowiązki. Tak, dość było chwili, by dawne myśli wróciły. Stał zrazu zdziwiony. Wreszcie zapanował nad sobą, zbliżył się do Estery i rzekł: Pokój tobie, słodka Estero, pokój tobie, Simonidesie. Błogosławieństwo pana niech będzie z tobą, bo oto byłeś dobrym ojcem temu, który ojca już nie miał. Estera spuściła głowę w milczeniu. Simonides zaś rzekł: Witaj, synu chórów, w domu twoich ojców. Bądź pozdrowiony w domu twych ojców, siadaj i powiedz o twoich podróżach, pracach, a nade wszystko o cudownym Nazarejczyku. Powiedz nam, jakie są jego przymioty i kim jest. Mów swobodnie. Bo żalisz, kto w tym domu ma większe od ciebie prawa do swobody? Usiądź między nami, abyśmy wszyscy słyszeć mogli cię mówiącego. Estera szybko przyniosła rzeźbione, ozdobione krzesło i podała mu je. — Dzięki ci — rzekł z wdzięcznością. Usiadłszy zwrócił się do mężczyzny. — Przybyłem umyślnie wcześniej, aby wam o Nazarejczyku opowiedzieć. Obaj słuchali w skupieniu ducha. Wiele dni towarzyszyłem mu, strzegąc jego czynów i kroków z jak największą troskliwością i bacznością. Widziałem go wśród okoliczności, które słusznie uważane mi bywają za próby i doświadczenia, a świadczyć mogą o człowieku. Rozważając to wszystko, doszedłem do wniosku, że chociaż jest równym mnie człowiekiem, to jednak nie mniej przeświadczonym jestem, iż jest czymś więcej. Czym więcej? Pytał zdziwiony Simonides. Wytłumaczę wam to. Wtem drzwi się otworzyły i wszedł ktoś do komaty. Benhur obrócił się ku wyjściu i wstał z otwartymi rękoma. Amro, droga, stara Amro! wołał. Zbliżyła się. Wszyscy zaś obecni zapomnieli, jak była starą, czarną, pomarszczoną wobec radości, co z jej biła oblicza. Uklękła u nóg swego wychowanka, objęła kolana i całowała ręce. On odsunął siwe jej włosy z policzków i całował je, mówiąc: Dobra Amro! Żalisz nie wiesz co o nich, ani słowa, ani znaku? Poczciwa sługa buchnęła głośnym płaczem, będącym wymowną odpowiedzią. Niech się dzieje wola Boża, rzekł uroczyście. Z dźwięku głosu zrozumieli słuchacze, że stracił wszelką nadzieję odnalezienia swoich. W oczach błyszczały łzy, które wstrzymywał, jak na męża przystało. Po chwili milczenia, zdoławszy pokonać wzruszenie, usiadł znowu i mówił. Pójdź, Amro, usiądź podle nasłon u nóg moich, gdyż mam wiele do opowiadania o nadzwyczajnym człowieku, który przyszedł na ten świat. Pomna swego stanowiska Amra odeszła dalej i przy ścianie ze złożonymi na kolanach rękoma usiadła, ciesząc się widokiem swego pana. Benchur zaś pochyliwszy przed starcami głowę, mówił dalej. Lękam się odpowiedzieć wprost na Twe pytania o Nazarejczyku. Wolę raczej mówić o tym, co widziałem i co czynił, aby Was przygotować na jego przyjęcie. Jutro bowiem przybywa do miasta. Uda się do świątyni, którą zwie Domem Ojca Swojego. Tam, jak mówi, oznajmi sam siebie światu i dowiemy się, przy kim słuszność, przy Tobie, Baltazarze, czy przy Tobie, Simonidesie. Egipcjanin słysząc tę mowę, złożył na piersiach drżące ręce i skwapliwie pytał. Gdzież mam pójść, aby go ujrzeć? Będzie wielkie mnóstwo ludzi i ścisk. Najlepiej byłoby, gdybyście poszli na dach klasztorny, czyli ponad portyk Salomona. Czy będziesz mógł nam towarzyszyć? Nie, odparł Hur. — Muszę być z przyjaciółmi. Mogę im być przydatnym w czasie procesji. Procesji? Zawołał Simonides z radością. Podróżuje więc z okazałością? Benhur zrozumiawszy myśli kupca, odparł: Przybywa z dwunastu ludźmi. Są to po większej części rybacy, rolnicy, nawet jeden celnik, a wszyscy z pospólstwa. Podróżują pieszo, nie straszy ich zimno, wiatr, deszcz lub słońce. Gdybyś ich ujrzał, jak się zatrzymują przy gościńcu. Aby łamać chleb lub odpocząć, rzekłbyś gromada pasterzy wracających z targu, ale ani chwili nie miałbyś na myśli króla i jego orszaku. Za to, gdy sunie zawój z głowy, by spojrzeć na kogo, lub strząsnąć pył podróżny z głowy, pozna zaprawdę każdy, że on ich panem, władcą, nauczycielem i towarzyszem. Mądrość wasza jest wielką, mówił dalej Ben -Hur. Wiecie więc, że główną rządzą, nieledwie drugą naszą naturą jest pragnienie wszystko, zysków. Cóż powiecie o człowieku, który miałby mieć bogactwa, który mógłby kamienie w złoto zamieniać, a woli jednak żyć w ubóstwie? Grecy nazwaliby takiego męża filozofem, zauważyła Iras. Nie, córko, przerwał Baltazar. Filozofowie nie mieli mocy robienia podobnych rzeczy. Skądże wiesz, że on taką siłę posiada? Widziałem, odparł Benhur szybko, jak wodę zamieniał w wino. To dziwne, dziwne, rzekł Simonides. Przecież dziwniejszem mi się wydaje, że woli Żyd biednym, mogąc być bogatym. Jest, że tak ubogim? Nie posiada nic i nie zazdrości nikomu jego własności. Co więcej, lituje się nad bogaczami. Lecz pomijając to na razie, powiedzcie mi raczej, co byście rzekli o człowieku, który zdołał rozmnożyć dwanaście bochenków chleba i dwie ryby, także tym małym zapasem nakarmił pięć tysięcy ludzi i został jeszcze pełne koszy ułamków. Widziałem to na własne oczy. Widziałeś? zawołał Simonides. Co więcej, Wam powiem, jadłem chleb i ryby. Nie na ten koniec ciągnął rzecz swoją. Benhur. Cóż byście rzekli o człowieku mającym taki dar leczenia, że dość choremu dotknąć się kraju, jego szaty lub zdala, gdy przechodzi, zawołać o pomoc, aby być uzdrowionym? I tego czynu byłem naocznym świadkiem, i to nieraz. Gdyśmy wracali drogą do Jerycha, dwaj ślepi błagali go o pomoc. On dotknął ich oczu, a przejrzeli. Niebawem przyprowadzono paralityka. Spojrzał i rzekł, idź do domu Twego. Chory wstał i poszedł. Cóż wy na to? Kupiec nie miał odpowiedzi. Żali sądzicie może, że są to omamienia i sztuki kuglarskie. Słyszałem i takich, dlatego pozwólcie, abym wam w odpowiedzi jeszcze większe przytoczył cuda. Znacie wszyscy tę straszną plagę ludzkości ową chorobę nieuleczalną, bo jedna śmierć ją leczy trąd. Na te słowa Amra opuściła ręce, podniosła się na wpół, aby jej słowa nie uronić. Cóż byście rzekli? mówił z wzrastającym przejęciem. Cóż byście rzekli, widząc zdarzenie, które zaraz opowiem? Gdy byłem z nazaryjczykiem w Galilei, wyszedł do niego trędowaty i rzekł: Panie, gdy zechcesz, będę oczyszczonym. Usłyszawszy te słowa mąż ów dotknął ręką trędowatego i rzekł: Chcę, bądź oczyszczonym. A człowiek był zdrów, jak każdy z nas, była zaś nas wielka Rzesza. Tułamra powstała. Włosy odgarnęła z twarzy wyschłymi rękami, cała krew biedaczki zbiegła do serca i zaledwie mogła dosłuchać dalszego opowiadania. Potem, mówił dalej Benchur. Dziesięciu trędowatych przybyło naraz. Ci padłszy do nóg jego wołali. Mistrzu, mistrzu, ulituj się nad nami. A on im powiedział. Idźcie, pokażcie się kapłanom, jak okaże prawo, a nim tam zdążycie, będziecie uzdrowieni. Sam to widziałem i słyszałem. I stało się jako rzekł? Tak, wśród drogi opuściła ich niemoc i tylko łachmany przypomniały nam ich chorobę. Nigdy rzeczy takich nie słyszano w Izraelu, mówił Simonides niskim, wzruszonym głosem. Tymczasem Amra niepostrzeżona opuściła komnatę. Jakich uczuć, jakiego doznawałem wzruszenia, łatwo pojmiecie, opowiadał dalej ben -Hur. Ale wierzcie mi, nie tu koniec moich wątpliwości i niepokoju. Jak wiecie, lud galilejski jest namiętny i prędki do czynu. Po latach oczekiwania miecze paliły ich dłonie. Serca i dusze rwały się do walki i działania. Mówili więc, za wolno czyni, nie daje się poznać. Dozwól, abyśmy go zmusili do wystąpienia. Ja sam niecierpliwiłem się, myśląc, że jeżeli ma być królem, czemuż nie teraz? Wszak legiony i wszystko w pogotowiu. Uległem ich namowom i raz, gdy nauczał u morskiego wybrzeża, chcieliśmy go ukoronować. Wtedy znikł nam z oczu i ujrzeliśmy go, jako w czółnie odpływał na morze. Cóż rzekniesz na to, czcigodny Simonidesie? Wszystko, czego szalenie pragną inni ludzie, bogactwo, znaczenie, korona królewska, nawet miłość poddanych, niczym są dla niego. Niczym rzeczami bezcennej wartości. Cóż mówisz? Zamyślił się Simonides. Głowa opadła mu na piersi po chwili milczenia ozwał się żyje pan żyją słowa proroków już czas w zieloności jutro nam odpowie niech się stanie jako rzekłeś rzekł baltazar z lekkim uśmiechem benhur powtórzył słowa starca niechaj się stanie potem dodał. Nie sądźcie, abym już wszystko wypowiedział. Gdybym wypowiadał rzeczy, które acz wielkie, przecież każdy, choć ich nie widział, uwierzyć może. Ale nie tu kres dziwów i powiem Wam rzeczy nierówne, trudniejsze do spełnienia, a dla człowieka iście niemożliwe. Powiedzcie tylko, czy zdołał kto kiedy wydrzeć śmierci to, co już było jej łupem? Kto kiedy zdołał w umarłego nowe tchnąć życie? Kto? Jeden tylko Bóg, rzekł pobożnie Baltazar. Ben-Hur skłonił się. O mądry Egipcjaninie! Nie śmiem zaprzeczyć słowom twoim, bo zaiste, cóż moglibyście rzec, gdybyście widzieli człowieka, co pokonał dzieło śmierci, a tak spokojnie, jak to czyni matka, gdy budzi ze snu swe dziecię. Było to w nim. Właśnie wchodziliśmy w bramę miasta. Nagle wstrzymał nas wychodzący z niej orszak pogrzebowy. Nazarejczyk stanął, czekając, by przeszli, gdy postrzegł wśród tłumu kobietę żałośnie zawodzącą, wdowę, której jedynaka chowano. Stałem w pobliżu i widziałem twarz cudownego męża, litością zdjętą. Użalił się jej. Potem poszedł, dotknął mar i rzekł do leżącego na nich w śmiertelnych szatach nieboszczyka. Młodzieńcze, to mówię wstań. Jeszcze nie przebrzmiały słowa, a umarły już usiadł i począł mówić. Takie rzeczy Bóg tylko działać może, rzekł Baltazar do Simonidesa. Zważcie, dodał Benhur, że mówię tylko tu, czego sam byłem świadkiem wraz z mnóstwem ludu. W ostatniej naszej podróży tu do Jerozolimy widziałem czyn podobny, ale jeszcze wspanialszy i potężniejszy. W Betanii żył człowiek nazwiskiem Łazarz. Umarł i pochowano go. Cztery dni leżał już w zamkniętym grobie, gdy przyprowadzono Nazarejczyka na miejsce. Kazał odwalić kamień zamykający wejście do grobu, i ujrzeliśmy wszyscy leżącego i związanego chustami człowieka. Co więcej, zwłoki jego już się psuć zaczęły. Wielu ludzi stało wokoło i wszyscy słyszeliśmy, jak Nazarejczyk wielkim głosem zawołał. Łazarzu! Wyjdź! Próżno bym się silił opisać uczucia, jakich doznawałem, gdy człowiek wezwany wstał i wyszedł w śmiertelnych szatach. Rozwiązać go i puścić, aby szedł. A gdy rozwiązano cało nich to krew płynęła w ciele wskrzeszonego i wierzcie mi, Przyjaciele moi. Był takim jak za życia przed chorobą, co go zabrała z tej ziemi. Odtąd żyje. Można z nim rozmawiać, a jutro będziecie mogli go oglądać. Teraz, kiedy wam wszystko powiedziałem, zadaję wam jeszcze toż samo pytanie i żądam odpowiedzi, po którą przyszedłem. Pytanie to jest raczej powtórzeniem Twojego własnego pytania, Simonidesie, bo pytam. Czymże więcej niż człowiekiem jest ten, którego zowią Nazaryjczykiem? Słowa te wymówił z pewną uroczystością. Długo w nocy roztrząsali trzej mężowie to pytanie. Simonides trwał przy swoim rozumieniu proroków. Ben -Hur przyznawał, że obaj starcy mają słuszność, bo Nazarejczyk jest odkupicielem, jak go pojmował Baltazar, ale zarazem i królem, którego oczekiwał Simonides. Jutro dowiemy się. Pokój wam wszystkim. Wyrzekł te słowa, odszedł Benhur z powrotem do Betanii. Rozdział trzydziesty Pierwszą osobą, która na nazajutrz wyszła z miasta, skoro otworzono bramy, była Amra z koszem w ręku. Strażnicy nie zadawali jej pytań, bo wychodziła zwykle, zanim słońce na niebie zeszło. Nie zwracała zresztą niczyjej uwagi, bo łatwo się było domyślić, że jest czyjąś wierną sługą. Szła drogą ku wschodniej dolinie. Przecież wzrok chętnie zwracała na szczyt góry oliwnej, gdzie widniały białe namioty przybyłych na święta. Było jeszcze tak wcześnie, że nikogo obcego, kto by ją mógł zaczepić, nie spotkała. Doszła do Getsemane koło grobów, gdzie się krzyżują drogi do Betanii i Siloa. Biedna, wiekiem pochylona staruszka potykała się często, czasami usiadłszy, odpoczywała, aby zaczerpnąć sił, i po chwili znowu wstawała. Gdyby skały piętrzące się po drugiej stronie miały oczy, pewnie by zauważyły, że często spoglądała ku górze z obawą na Jutrzenkę, co zbyt wcześnie mrok rozpraszała. Gdyby słyszeć i mówić mogły, pewnie by rzekły: Przyjaciółka nasza spieszy się dzisiaj a te, które pragnie nakarmić, głodne być muszą. Gdy nareszcie doszła do królewskich grodów i zobaczyła przed sobą miasto trędowatych, ciągnące się wzdłuż Chinonu, zwolniła kroku. Szła do swojej pani, której jaskinia tak bliską była źródła Enrogel i ucieszyła się, widząc, że mimo wczesnej pory nieszczęśliwa kobieta siedziała już u wejścia, używając świeżego powietrza, podczas gdy Tirza jeszcze spała. Choroba w ciągu ostatnich trzech lat olbrzymie zrobiła postępy. Wiedziała o nich wdowa Hura i dlatego okrywała się zawsze starannie. Nawet Tirza nierzadko kiedy widziała odsłonięte oblicze matki. Tego poranku, wiedząc, że nie było w pobliżu nikogo, kto by się strasznej mógł przyrazić niepowierzchowności, zdjęła osłonę z głowy, by świeższym odetchnąć powietrzem. Mimo mroku można już było ujrzeć, jak strasznemu zniszczeniu uległa jej postać. Włosy białe jak śnieg straciły wszelką miękkość i spadały na plecy jak zwoje srebrnych drutów. Powieki, usta, nozdrza, policzki zniszczone. Była to masa zepsutego ciała. Szyje pokrywały sine blizny. Jedna ręka na sukni spoczywająca była sucha jak u szkieletu, palce bez paznokci a członki albo nagie aż do kości, albo spuchnięte i czerwone. Sądząc z tak zeszpeconej głowy, ręki i szyi, łatwo się domyślić można, w jakim stanie znajdowało się całe ciało i zrozumiemy także, dlaczego piękna niegdyś wdowa chura tak długo mogła się ukrywać przed poszukiwaniami syna. Zapytasz się może, czemu tak straszne przechodząc katusza nie skróci życia swego. Bo zabrania tego święte przykazanie. Może uśmiechnie się na to poganin, ale nie uczyni tego żaden syn, w którego duszy płonie żywym ogniem wiara. Siedząc pogrążona w samotnych myślach, ujrzała nagle zbliżającą się ku sobie niewiastę. Wstaje, więc szybko okrywa głowę i woła oschłym, chrypliwym głosem: Nieczyste, nieczyste! Za chwilę Amra, nie zważając na ostrzeżenie, już u nóg jej leży. Cała miłość tej prostej kobiety, tak długo powstrzymywana, wybuchła w tej chwili. Ze łzami całuje suknię swej pani. Tak chciała się wydrzeć jej pieszczotom. Nareszcie uległa, mimo woli i ich natarczywości. Cóżeś uczyniła, Amro? Rzekła. Żalisz takie nieposłuszeństwo, chcesz nazwać miłością? Szalona, zgubiłaś siebie i jego, twego pana. Już go nigdy nie zobaczysz. Jesteś już pod wyrokiem pana. Nie wolno ci wrócić do Jerozolimy. A cóż się z nami stanie? Któż nam przyniesie chleb? O szalona Amro, jesteśmy wszystkie zgubione. Litości, wołała Amra, wznosząc ręce ku niej. Czemuż, o czemuż nie miałaś litości nad sobą, wtedy zaiste byłabyś i dla nas litościwszą. Teraz dokądże się udamy? Nie ma dla nas żadnej pomocy. O wiarołomna sługo, żalisz gniew Pana, niedość na nas zaciężył. Zbudzona wrzawą Tirza ukazała się teraz, a widok jej był przerażający. Pióro wzdryga się przed opisem jej postaci. Na odziana, bliznami okryta, prawie ślepa, z opuchłymi członkami, niczem nie przypominała owej istoty pełnej dziecięcego wdzięku, Którąśmy poznali na dachu pałacu chórów. Czy to Amra, matko? Amra próbowała przyczołgać się do niej. Stój, amro! wołała matka rozkazująco. Zakazuję ci dotykać jej. Wstań i idź póki cię nikt u źródła nie widział. Ale zapomniałam, to już za późno. Musisz zostać i los nasz dzielić będziesz. Wstań, mówię! Amra uklękła, mówiąc ze złożonymi rękoma, O dobra pani, jam ani szalona ani wiarłomna. Przynoszę dobre wieści. Od Judy? pytała wdowa, odsunąwszy płótno z twarzy, ale amra nie usłyszała pytania. Ukazał się cudowny mąż, mówiła amra, który może was wyleczyć. Dość mu wyrzec słowo, aby chory był zdrowym. Nawet umarły wraca do życia. Przychodzę, aby was do niego zaprowadzić. Biedna Amro, rzekła litośnie Tirza. Nie! wołała Amra, rozumiejąc powątpiewanie zawarte w tych wyrazach. Nie, nie, ja mnie szalona, ale to, co mówię, prawdą jest, jako żywie Pan, Pan Izraela, Bóg mój i Wasz. Chodźcie ze mną, nie tracąc czasu. Dziś, może wkrótce, przychodzić będzie ów mąż do miasta. Patrzcie oto blisko dzień. Pożywcie się i chodźmy. Matka słuchała z najwyższym zajęciem. Zdaje się, że już poprzód słyszała o cudownym mężu, bo sława jego brzmiała już wówczas po wszystkich zakątkach Judei. Kto on jest? pytała. Nazarejczyk. Kto ci mówił o nim? Juda. Juda? Czy jest on w domu? Przybył wczoraj. Wdowa, chcąc swoje serce do równowagi przywrócić, milczała chwilę. Czy Juda się przysłał, abyś nam to powiedziała? Spytała. Nie, on sądzi, że już nie żyjecie. Żył niegdyś prorok, który uzdrowił trendowatego, rzekła matka poważnie do Tirzy. Władzę uczynienia tego otrzymał od Boga. Skądże syn mój wie, że mąż ten posiada taką władzę? Spytała, zwracając się do Amry. Szedł za nim. Słyszał trendowatych wzywających go i widział jak odeszli zdrowi. Najpierw przybył jeden chory, potem dziesięciu, a wszyscy odeszli uzdrowieni. Wdowa słuchała w milczeniu. Wyschła jej ręka drżała do wzruszenia, widocznie walczyła z sobą. Nie pytała, jak to było, bo jej starczyło świadectwo syna. Ale usiłowała zrozumieć potęgę, z której pomocą człowiek mógł takich dokonać rzeczy. Rzekła nareszcie do Tirzy, to chyba Mesjasz. Nie rzekła tych słów obojętnie, ale jak ktoś, co nie wątpi, chociaż zwykł rzeczy sądzić rozsądnie. Jako niewiasta izraelska oswojona obietnicami, które Bóg dał jej narodowi, i jako kobieta rozumna, gotowa była cieszyć się choćby najmniejszym znakiem spełnienia tych obietnic. Był czas, kiedy Jerozolima i cała Judea brzmiały powieściami o Jego Narodzeniu. Pamiętam to dobrze i zaprawdę w obecności chwili mógł dobiec wieku męskiego. Tak, to musi być on. Tak, rzekła do Amry. Pójdziemy z tobą. Przynieś wodę, która jest w dzbanie, i przygotuj jedzenie. Pokrzepiwszy siły, pójdziemy. Niewiele wśród tak wielkiego wzruszenia potrzebowały czasu na pokrzepienie się i wnet wszystkie trzy kobiety puściły się w drogę. Tirza podzielała wiarę matki, jedna przecież myśl trwożyła ją. Z Betanii, jak mówiła Amra, miał przybyć, a z wioski tej do Jerozolimy wiodły trzy drogi, jedna przez szczyty góry oliwnej, druga krajem tychże wzgórz, trzecia między szczytem a górą gniewu. Wszystkie trzy ścieżki nie były od siebie oddalone, jednak mogły go nie spotkać, gdyby inną, nie tę, którą szły, obrał drogę. Po kilku pytaniach spostrzegła matka, że Amra nie zna okolicy po drugiej stronie Cedronu, ani zamiarów tego, którego pragnęłaby spotkać. Zrozumiała też, że Amra, porówno z Tirzon, spuszczą się na jej kierownictwo, pierwsza już ze względu na swe podrzędne stanowisko, druga z naturalnego uczucia uległości. Pójdziemy najpierw do Betwagi, rzekła do nich. Tam za łoską Bożą dowiemy się, cóż nam czynić należy. Szły więc wzgórzami ku Tofetowi i królewskim ogrodom, a gdy weszły na gościniec, stanęły. Lękam się iść gościńcem, rzekła wdowa. Trzymajmy się na uboczu. Dziś święto, wielkie tłumy ludu podążą do miasta. Jeśli pójdziemy wprost przez górę obrazy, unikniemy ich. Tirza szła z trudnością. Słysząc zamiar matki, przestraszyła się. Góra to bardzo stroma, moja matko. Nie zdołam wejść. Pomnij, że idziemy po zdrowie i życie. Patrz, dziecię moje, jaki cudny dzień się zapowiada. Tam spieszą kobiety do źródła. Gdybyśmy tu pozostały, gotowe nas ukamieniować. Chodź, bądź odważną. Te mi słowy biedna matka sama cierpiąca usiłowała wzmocnić córkę. Amra, która dotąd nie ważyła się ich dotknąć, teraz nie zważając już na nic, podeszła do tirzy, a obejmując ją w pół, szepnęła jej w ucho: Opieraj się na mnie, dziecię moje. Jam ja silna, choć stara, a droga niedaleka. Chodź, tak pójdziemy razem. Góra, na którą się spinały, była istotnie stroma, nierówna, zasypana rumowiskami i gruzami starych budowli, pełna wyboi. Gdy jednak nieszczęśliwe stanęły, aby odpocząć i spojrzały na widok z północno-zachodniej strony, na świątynię, jej tarasy, na Syjon, jego wspaniałe wieże, rysujące się na tle niebios, uczuła matka budzące się na nowo pragnienie życia. — Patrz, Tirzo! — mówiła. Patrz, jak złote płyty lśnią na bramie pięknej. Czy widzisz, jak się w nich odbijają promienie słońca? Pamiętasz, jak tam chodziłyśmy? Pomyśl, jak błogo będzie chodzić tam znowu. Patrz, jak blisko nasz dom. Widzę go poza dachem świątyni. Ach, jakże w tym starym domu witać nas będzie Juda, nasz ukochany! Nareszcie poczęły po drugiej stronie góry schodzić. Mimo poświęcenia wiernej sługi, biedna Tirza jęczała z boleści. Co krok uczyniła, to krzyk z nadmiaru bólu przeszywał serce matki i wiernej Amry. Gdy zeszły na dół, padła biedna z sił wyczerpana i słabym rzekła głosem. — Idź, matko z Amrą, mnie tu zostawcie. — Nie, nie mów tak, Tirzo. — Czemże żeby mi było zdrowie bez ciebie? — Cóż bym powiedziała Judzie, gdyby pytał, gdzie cię zostawiłam? — Powiedz mu wtedy, matko, żem go kochała. Nieszczęśliwa matka pochyliła się nad córką i spojrzała bezwiednie wokoło, bo myśl uzdrowienia swego była nierozłączalną z uzdrowieniem córki. Postanowiła zaniechać dalszej drogi, zaczekać i zlecić wszystko opatrzności Bożej. W tej chwili stanowczej ujrzała zbliżającego się szybko człowieka odwagi, Tirizo! Oto zbliża się ktoś, kto nam pomoże, powie coś więcej o Nazaryjczyku. Matko, zapominasz w Twej dobroci, w jakim znajdujemy się stanie. Nieznajomy, który nadchodzi, wyminie nas, będzie nas przeklinał i rzuci na nas kamieniem. Zobaczymy. Cóż innego mogła odpowiedzieć biedna matka. Wszakże wiedziała, jak się obchodzą ludzie zdrowi z Droga u zakrętu, gdzie właśnie spoczywały znajome nam niewiasty, była raczej ścieżką niż gościńcem. Idące nią przechodzień, nie mógł ich wyminąć. Jakoż stało się, iż przyszedł tak blisko, że mógł usłyszeć zwykłe ostrzeżenie, do którego obowiązywało prawo każdego trędowatego. W tej strasznej chwili nie zapomniała wdowa hura swego obowiązku i okrywając również podług prawa głowę, zawołała: Nieczyste, nieczyste. Jakież było jej zdziwienie, gdy człowiek nie zawahał się ani chwili i szedł prosto ku nim. Czego chcecie? Spytał, zatrzymując się w oddaleniu kilku stóp. Widzisz, kto jesteśmy? Miej się na baczności, rzekła matka z godnością. Kobieto, ja mam wysłaniec tego, który jednym słowem uzdrawia takich jak ty. Nie lękam się. Nazarejczyka? Mesjasza poprawił. Żalisz prawdą jest, że dziś przybywa do miasta. Jest teraz w Betwagę, Którą drogą pójdzie? Tędy. Złożyła ręce do modlitwy i dziękczynne ku niebu wysłała spojrzenie. Kimże miemasz, że on jest? Synem Bożym. Zostań więc tu niewiasto. Albo, ponieważ towarzyszy mu Wielka Rzesza, stań tam u skały, co bieli się z daleka w cieniu drzew. Gdy będzie przechodzić, wezwij go. Wołaj śmiało i nie lękaj się. On cię usłyszy. Idę głosić Izraelowi, co się w mieście i poza nim zgromadził, że się zbliża Mesjasz, aby mu zgotowali przyjęcie. A teraz pokój tobie i twoim. To rzekłszy oddalił się. Słyszałeś, Sirzo? Nazarejczyk idzie i wysłucha nas. Zbierz siły, jeszcze jeden krok, tylko jeden, moje dziecię, a będziemy łuskały. Słowa te dodały Tyrzy odwagi, ujęła ramię Amry i podniosła się z ziemi. Gdy już parę kroków, wstrzymała ją Amra, mówiąc: Zaczekaj, bo oto człowieków wraca. Czekały chwile, gdy się zbliżył, rzekł. Proszę cię, niewiasto, przyjmij ode mnie tę wodę. Skrom odszedł, wspomniałem, że wnet słońce doskwierać pocznie. Chrystus zaśnie prędko tu przybędzie. Weźcie więc, woda wam się przydać może i miejcie nadzieję. Gdy przyjdzie, wołajcie. Mówiąc te słowa, ofiarował im tykwę wody, jaką zwykli brać w drogę podróżni, a nie stawił jej na ziemi, ale oddał im w ręce. Jesteś Żydem? spytała zdziwiona tym postępowaniem matka. Jestem, ale co więcej, jestem uczniem Chrystusa, a On naucza słowem i przykładem czynić, jako ja Wam uczyniłem. Świat znał od wieków wyraz miłość, ale nie rozumiał jego znaczenia. Powtarzam raz jeszcze, nie trwóżcie się. Pokój Tobie i Twoim. Odszedł. One zaś zwolna posuwały się ku skale, którą im wskazało podal drogi. Gdy doszły do upragnionego celu, spostrzegła matka z zadowoleniem, że przechodzący drogą mogą je dosadnie ujrzeć i usłyszeć. W cieniu drzewa usiadły więc, a orzeźwiwszy się wodą stykwy, czekały z wiarą i ufnością. Tirza zasnęła niebawem. Obie starsze kobiety, aby jej nie budzić, milczały. Rozdział 38. Około trzeciej godziny pobliska droga poczęła się roić pielgrzymami idącymi do Betwagi i Betanii. Około czwartej wielki tłum ukazał się na szczycie góry oliwnej. Całe tysiące się zbliżały, a dwie przypatrujące się kobiety spostrzegły ze zdziwieniem, iż każdy z idących niósł w ręku gałązkę palmową świeżo zerwaną. Ty tak siedzą i patrzą, Gwar zbliżającego się tłumu od wschodu zwrócił ich uwagę w przeciwną stronę, a matka zbudziła Tyryzę. Co to znaczy? Zapytała, zbudzona na wpół jeszcze we śnie. On nadchodzi, powiedziała matka. Ci oto idą z miasta naprzeciw niemu. Tamci, których słyszymy, to jego zwolennicy, przyjaciele, co mu towarzyszą. Prawdopodobnie, że się tu w bliskości nas spotkają. Boję się, aby tak nie było, bo w ten czas nie usłyszy naszego wołania. Ta sama myśl nękała również starszą niewiastę. Amro, pytała, gdy Juda mówił o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, jakimi słowy wzywali Nazarejczyka. Mówił, że wołali, panie, miej litość nad nami, albo mistrzu, ulituj się. Tylko tyle? Nic nad to nie wspomniał. Zaprawdę, to wystarcza, pomyślała matka. Tak, mówiła Amra. Juda mówił, że widział, jak odeszli uzdrowieni. Tymczasem ludzie, którzy szli ze wschodu, zbliżali się zwolna. A gdy idących na czele już można było rozpoznać, wzrok trendowatych padł na postać jedną w pośrodku i otoczoną śpiewającymi i tańczącymi w koło niego z nadmiaru radości. Jadący miał odkrytą głowę i był w bieli. Skoro nadjechał, ujrzały twarz bladą, osłonioną ciemno-orzechowymi ze złotym odblaskiem włosami, spadającymi na ramiona i rozdzielającymi się nad czołem. Zdawał się nie podzielać hałaśliwej radości orszaku. Ich podziw i uniesienie ani go zachwycały, ani wyrwały z głębokiej zadumy, w której był pogrążony. Promienie słońca padały na jego głowę a oświecając rozwiane włosy, tworzyły jakby aureole dookoła oblicza. Za nim szło tak wielkie mnóstwo ludzi, że końca przejrzeć nie było podobnym, a wszyscy śpiewali radośnie. Nikt nie oznajmił trędowatym, że oto on idzie, cudowny Nazarejczyk. A przecież go natychmiast odgadły. Oto on, Tirzo, mówiła matka. Jest tu w pobliżu. Chodź dziecko. Mówiąc to padła na kolana u stóp białej skały. Córka i sługa znalazły się wnet przy niej. W tejże chwili ci, co podążali ku niemu z miasta, zatrzymali się a powiewając gałązkami palm, śpiewali. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię pana! Cała rzesza, która go otaczała i ta, która szła ku niemu, podniosła okrzyki, a powietrze drgało, odbijając echem do grzmotu podobnym o skały i wzgórza. Nic dziwnego, że głos trędowatych ginął w ogólnym zgiełku jak świegot wróbli. Chwila spotkania się już zbliżała. Minie chyżo, a z nią sposobność tak bardzo przez nieszczęśliwe oczekiwana. — Chodźmy bliżej, dziecko, stąd nie słyszy nas — mówiła matka. Wstała i uszła kilka kroków naprzód. Z wzniesionymi w górę rękoma wołała głosem chrypliwym i ostrym. Lud ujrzał ją, ujrzał jej straszną twarz i zatrzymał się. Ostateczna nędza ludzka wywiera prawie zawsze równie potężne wrażenie jak majestat w purpurze i złocie. Tirza została za nią i padła nieopodal, nie mogąc iść dalej. Trędowate, trędowate, kamieniem je. Przeklą je Pan, zabijcie je. Podobne okrzyki mieszały się z okrzykami Hosanny, co nieustannie brzmiały. Ci, co byli w pobliżu jadącego i obcując z nim czas dłuższy, znali jego sposób myślenia i serce pełne litości. Tych oczy do niego tylko były zwrócone i milczeni. Gdy się zbliżył i ona ujrzała to oblicze spokojne, pełne litości, nadzwyczaj piękne, z wyrazem nieokreślonej łagodności i uczucia. Stanęła jakby w podziwie i dopiero po upływie pewnej chwili zdołała zawołać. Mistrzu i panie, widzisz, jak nędzne jesteśmy. Możesz nas oczyścić. Miej litość nad nami. Zmiłuj się. Żali wierzysz, iż mogę to uczynić? Zapytał. Jesteś przepowiedzianym przez proroki, jesteś Mesjaszem. Niewiasto, rzekł. Wielka jest twoja wiara. Niechaj ci się stanie jako chcesz. Zdawać by się mogło, że zapomniał o tłumie, który mu towarzyszył. Przystanął chwilę, chwilę tylko, i odjechał. Jakże słodko odbiło się w sercu jego błogosławieństwo i wdzięczność tej, co wołała za nim. Chwała Bogu na wysokości, chwała! Po trzykroć błogosławionym Syn, którego nam dał. Zaledwo postąpił kilka kroków, oba orszaki, ten, który szedł z miasta i ten, który szedł z Betwagi, otoczyły go, powiewając palmami i wznosząc radosne okrzyki Hosanna. I tak znikł z oczu trędowatych. Spiesznie nakryły głowę. Pobiegła matka do córki, a obejmując ją, wołała. Córko, mam obietnicę dotrzyma jej, bo jest mesjaszem. Otośmy ocalone. Obie klęczały pogrążone w modlitwie, póki procesja nie przeszła i nie znikła za górą. W miarę jak gwar cichnął i cisza zalegała te na miejsca, cud spełniać się zaczynał. Najpierw dotknięte chorobą uczuły jakieś odświeżenie krwi w sercu, potem prędsze i silniejsze jej krążenie, które napełniało ich ucieśnione ciało słodkim uczuciem uzdrowienia bez boleści. Każda czuła, że choroba ją opuszcza. Siły się wzmacniają i wracają do pierwotnego stanu. Wnet jakby dla dokonania oczyszczenia tchnienie ożywcze przeszło z ciała do duszy, która zadrgała nadzwyczajnym zapałem. I zdała im się ta siła, uzupełniająca cudowne przeobrażenie, niby czarodziejskim nektarem, działającym szybko i szczęśliwie. A jednak silniejszą niż napój była władza uzdrawiająca i oczyszczająca, bo wzniosła ich duszę ku niebu, napełniając je dziękczynieniem. Świadkiem tego przeobrażenia, gdyż tak raczej nazwać należy uzdrowienie trędowatych, był jeszcze ktoś prócz Amry. Jak wiemy, szedł Ben ze zwykłą sobie wytrwałością za Nazarejczykiem, towarzysząc mu we wszystkich wędrówkach i podróżach. A jeśli przypomnimy sobie jego ostatnie postanowienie, to nie zdziwmy się wcale, gdy go ujrzymy wśród rzeszy towarzyszącej wyjazdowi. Był on tu przy drodze, gdy trendowata kobieta ukazała się wśród tłumu. Słyszał jej prośby i widział straszne oblicze. Również nie uszła jego uwagi odpowiedź Nazarejczyka, a choć przypadki tego rodzaju były wówczas dość liczne, przecież jeszcze nie oswoił się z nimi do tyle, by nie wzbudziły w nim podziwu. Że każdy taki nowy dowód siły i potęgi Nazarejczyka budził na nowo w sercu wodza wszystkie sprzeczne myśli, tyczące się misji tajemniczego człowieka, jest rzeczą całkiem naturalną. Te na nowo budzące się myśli wstrzymały Benhura na miejscu, Wysunął się z urszaku i usiadł na kamieniu, czekając, aż cały pochód przejdzie. Tak siedząc, pozdrawiał przechodzących znajomych Galilejczyków, co pod długimi sukniami ukrywali krótkie miecze. Po chwili zbliżył się opalony Arab, prowadzący dwa konie, lecz Ben Hur dał mu znak, aby się zatrzymał, mówiąc Zatrzymaj się tutaj, wnet ruszę do miasta, a Aldebaran musi mi oddać przysługę. Mówiąc to głaskał konia, który był właśnie w chwili rozwoju swej siły i piękności, lecz widząc, że uzdrowione kobiety zatrzymały się opodal, zwrócił ku nim oczy. Były mu te kobiety całkiem nieznane. Zajmowały go więc jedynie jako okazy, któremu miały pomóc do rozwiązania tajemnicy, tak dawno głębiącej jego niepewny umysł. Nagle spojrzał na osobę stojącą u białej skały i zakrywającą twarz rękoma. Na Boga! Czyżby to była Amra? Rzekł sam do siebie. Z tą myślą minął matkę i siostrę, nie poznawszy ich, i stanął przed sługą. Amro, rzekł Amro, co tu robisz? Pobiegła ku niemu, padła na kolana, a łkając, nie zdołała wymówić słowa z bojaźni i radości. O panie, panie, jakże dobrym jest Bóg twój i mój. Trudną do określenia jest siła współczucia, która sprawia, że bierzemy udział w próbach i doświadczeniach, co szamocą dolą drugich. Ona to zespala nas z niemi, że ich cierpienie i radości stają się naszymi. Taki Amra, choć twarz zakryła rękoma, choć trędowate, nierzekłe jej słowa dzieliła ich uczucia. Jej zachowanie, słowa, wszystko to pozwoliło odgadnąć Benhurowi jakby przeczuciem, że jej obecność łączy się z obecnością kobiet, które właśnie co minął, czuł, że jest między nimi jakiś związek. Obrócił się ku nim w chwili, gdy powstały z ziemi. Tu, serce jego stanęło, jakby wrósł w ziemię. O Nie miał z przerażenia. Kobieta, którą ujrzał przed Nazarejczykiem, stała z rękoma złożonymi i oczyma wzniesionymi ku niebu. Samo przeobrażenie już było dostateczną niespodzianką, przecież powód jego wzruszenia jakże był inny. Czyż mógł się mylić? Nigdy nie zdarzyło mu się widzieć kogoś podobniejszego do matki, takiej, jaką była w chwili, gdy mu ją rzymia nie wydarli. Jedna tylko zachodziła różnica. Włosy jej przyprószyła siwizna, przypominając minione lata, których cud zatrzeć nie potrzebował. Kogoż widzi obok niej? Wszak to Tirza, piękna, rozwinięta, ale prawie ta sama, co z nim stała nad balustradą w owym dniu pamiętnym przygodą Gratusa. Sądził, że nie żyją. Z czasem przyzwyczaił się do tej myśli, opłakiwał je, ale w snach i marzeniach nie miały już wyraźnego kształtu. Zaledwie, swym oczom wierząc, położył rękę na głowie sługi i spytał drżącym głosem. Amro Amro mojaż to matka? Tir za to? Powiedz, czy mnie wzrok nie myli. Mów do nich, panie mój, mów do nich, rzekła. Nie czekał już dłużej. Pobiegł z wyciągniętymi rękoma, wołając: Matko, matko, Tirzo, oto jestem! Słyszały jego wołanie, biegnąc ku niemu z okrzykiem. Nagle stanęła matka w chwili, gdy z ust jego dobyło się słodkie imię: Juda! Synu! I dodała dawną przestrogę: cofnij się, bo nieczyste, nieczyste! Nie był to wyraz przyzwyczajeniem wołany, raczej płynący z obawy macierzyńskiej miłości. W swoje uzdrowienie wierzyła najzupełniej, ale bała się, czy w szatach nie ukrywa się zaraza. Myśl ta daleką była od serca syna. Nikt nie byłby go powstrzymał, i za chwilę wszyscy troje, tak długo rozłączeni, padli sobie w objęcia. Pierwsza ocknęła matka, mówiąc. Niech nas skala niewdzięczność. Wśród szczęścia pomnijmy o tym, który nam je darował, i złóżmy podziękę jemu, któremu tyle zawdzięczamy. Upadli wszyscy wraz z Amną na kolana, a modlitwa matki była jako psalm dziękczynny. Tirza z głębokiem przejęciem powtarzała każdy wyraz. Czynił to i Ben-Hur, ale nie z tak czystym umysłem i nie z taką wiarą. Wstawszy zapytał. W Nazaret, kiedy się urodził, minął go ludzie synem cieśli. Kimże jest? Oczy matki spoczęły na synu z dawną tkliwością i odparła mu, jak to uczyniła przed chwilą na pytanie Nazarejczyka: Mesjaszem? Skądże jego moc? Skąd? Jeżeli nie widzisz, jaki z niej robił użytek? Czy widziałeś, aby kiedykolwiek robił co złego? Nie. Oto dowód, że siła i moc jego od Boga jest. Niełatwo to pozbyć się wszystkich nadziei, dla których się od lat pracowało i które się w duszy pieściło. A chociaż przyznawał, że próżność tego świata niczym jest dla Chrystusa, pragnienie chwały nie pozwalało mu poddać się. Choć wierzyć w Chrystusa podług siebie, jak to tylu ludzi robi po czasy, mimo że stokroć byłoby lepiej, gdybyśmy podług Chrystusa, a nie podług siebie wierzyli. Matka pierwsza pomyślała o obowiązkach życia codziennego, pytając: Cóż dalej czynić mamy? Dokąd pójdziemy, synu mój? Benchur, napomniany temi słowy, jął się przypatrywać ich postaciom i zauważył, że znikły wszelkie ślady trądu a ciało ich było podobne ciału zdrowego dziecięcia, jako niegdyś ciało na manowe. Słowem wróciły do dawnego stanu. Widząc, że szata Tirzy niedobrze okrywała jej wdzięki, zdjął swój płaszcz, a osłoniwszy nim Tirzę, rzekł z uśmiechem. Weź go. Jeśli wpierw oko patrzącego obrażała twoja choroba, to niechaj teraz wzrok ciekawych nie obraża ciebie. Ruchem tym odkrył miecz z boku. Żali żyjemy czasu wojny? Spytała trwożnie matka. Nie. Czemuż więc nosisz już broń? ta może być potrzebną w obronie Nazaryjczyka. Benkur nie rzekł całej prawdy, ale i nie ukrywał nic. Cóż, ma nieprzyjaciół? Kto oni? Niestety, matko, nie są to sami Rzymianie. Nie jest, że synem Izraela, jeżeli czyni to przeciw Pokojowi? Nikt inny jak on może być zwany mężem Pokoju, ale w przekonaniu rabinów i nauczycieli winien jest wielkiej zbrodni. Jakiej? Nową głosi naukę, a stosownie do jej zasad i pogani nierówny jest Żydowi i godzien wszelkich łask nieba. Matka milczała i poszli w cień drzew u skały. Powstrzymując niecierpliwość zabrania ich do domu i ciekawości słuchania dziejów strasznej przeszłości przypomniał im Benhur sam potrzebę zastosowania się do prawa obowiązującego w podobnym wypadku. Kończąc swe rozporządzenia kazał Arabowi zaprowadzić konie do bramy przy Betesda i tam na niego czekać. Jakże innym był powrót niewiast do miasta. Szły razem z ukochanym Judą, szły prędko, swobodnie, wolne od wszelkich obaw. Stanąwszy u wejścia nowego grobowca w pobliżu grobu Absalona i tuż przy Cedronie, ujrzały, że pusty i zajęły go. Podczas gdy Benhur udał się do miasta, aby wszystko przygotować do nowego życia. Wkrótce wrócił i zbudował dwa namioty w pobliżu ogrodów królewskich. I urządził je jak najwygodniej, gdyż obydwie kobiety musiały tam pozostać, dopóki kapłan nie sprawdzi ich oczyszczenia. Przebywając z spełniając swe względem nich obowiązki, stał się Benhur, stosownie do brzmienia prawa, równie nieczystym, wskutek czego nie mógł brać udziału w zbliżających się uroczystościach. Nie mógł wejść nawet w najodleglejsze podwórze świątyni. Zmuszonym więc był niejako pozostać ze swemi ukochanymi w namiocie. Był to jednak miły przymus, gdyż wiele miał do słuchania i wiele do opowiadania. Dzieje takich, jakich tylu lat przebytych wśród cierpień, tylu bolesnych doświadczeń, nie da się opowiedzieć w krótkości. To też opowiadały powoli, a on słuchał cierpliwie, walcząc o spokój, równowagę, ile razy uczucia poczęły go unosić. Nic dziwnego, że pod wpływem tych opowiadań nienawiść do Rzymu i Rzymian dosięgła najwyższego punktu. Pragnienie zemsty porwało go, gorycz napełniała duszę jego. Chciałby biec, bić, mordować, myścić się za wszystkie krzywdy. Raz zdało mu się, że najlepiej by było zebrać Galilejczyków, wywołać powstanie i rozbijać po drogach. Innym razem myślał już o morzu choć drżał na myśl o niem. Widział w duchu rzymskie statki naładowane bogactwami, które by można by łupić. Były to wszystko mrzonki, ale gdy je rozważył, pokój brał nad nimi górę. Każde usiłowanie użycia nowych środków przypomniało mu dawne postanowienia i widział wyraźnie, że tylko połączenie całego Izraela w jedną całość i walka z Rzymem wywołać mogą zmiany i posłużyć jego zamiście. Tak wszelkie rozmyślania, wszelkie badania, wszelkie nadzieje kończyły się tam, gdzie się zaczęły na Nazarejczyku i jego celach. W dziwnych chwilach nadzwyczajnego uniesienia zdało się twórcy tych wspaniałych planów, że słyszy Nazarejczyka, mówiącego: Słuchaj, Izraelu! Jam jest obiecany przez Pana, ten, który się urodził, król żydowski. Przyszedłem do swojej własności, jako jest przez proroki przepowiedziane. Powstań, Izraelu, jako jeden mąż, a zwyciężysz i podbijesz świat. Były to słowa układu Ben-Hura i gdyby je był wypowiedział Nazarejczyk, tłum poszedłby był za nim niewątpliwie. W zapale, co go popychał do dzieła poświatowemu pojętego, zapomniał ben o podwójnej naturze męża, który miał też szyki sprawować – nie postało mu w myśli, że natura boska może przewyższyć ludzką. W tym cudzie, o którym jego matka i siostra najdoskonalsze miały wyobrażenie, widział i odróżniał tylko potęgę, co zdolna zbudować tron Izraela na rumowiskach państwa rzymskiego. Zmienić świat i całą ludzkość, stwarzając jedne kochającą się rodzinę. Czyżby dzieło tak przeprowadzone i tak pojęte nie było powołaniem godnym Syna Bożego? Czyżby nie było dziełem odkupienia? Gdyby nawet nie zważać na polityczne następstwa, ileżby stąd spadło chwały na niego jako na człowieka. Nie, zaiste, nie znalazłby śmiertelnika, który by takim powołaniem śmiało wzgardzić. Tymczasem wzdłuż Cedronu i w stronę Bezety, zwłaszcza wzdłuż drogi ku bramie demasyńskiej, rosły w oczach namioty i szałasy co miało być tymczasowym schronieniem pielgrzymów ciągle jeszcze przybywających na Wielkanoc. Ile razy Benchur wyszedł przypatrzeć się i porozmawiać się z cudzoziemcami, tyle razy wracał do swoich namiotów, zdziwiony liczbą i rozmaitością napływającego ludu. Później przekonywał się, że każda część świata ma wśród tych tłumów swoich przedstawicieli. I tak wszystkie miasta obu wybrzeżym morza śródziemnego, aż po słupy zachodu, dalej grody rozsiadły nad rzekami dalekich Indii, a nawet ziemię północnej Europy. Gdy chodząc wśród namiotów słyszał, jaką mówili różnymi językami, niepodobnymi do starego hebreów języka i wiedział, że wszyscy przybyli w jednym celu obchodzenia uroczystego święta, powstawała w jego umyśle dziwnie fantastyczna myśl – Czyżby źle zrozumiał zamiary Nazarejczyka? Któż wie, żali on nie czekał cierpliwie na pozór, tą cierpliwością pokrywał przygotowania i tym sposobem właśnie dał poznać wielkie zdolności godne tak wielkiego zadania? Bo czy nie była obecna chwila daleko odpowiedniejszą, niż nad jeziorem Genezaret, gdzie mu Galilejczycy chcieli włożyć korony na głowę? Wtedy jego stronnictwo liczyło z jakie kilka tysięcy, dziś na jego wezwanie odpowiedziałby milion, któż by ich policzyć zdołał. Snując swoje przypuszczenie do ostatecznego rozwiązania, obracał się Benchur wśród świetnych nadziei i przyszedł do przekonania, że ten spokojny człowiek, pod łagodną powierzchownością i dziwnego zaparcia samego siebie, ukrywał subtelny umysł politycznej zdolności wodza. Wśród tych zajęć i myśli nawiedzali go często ludzie krępi o ciemnych włosach i brodach, ale bez zawoi na głowach. Rozmawiał z nimi długo i tajemniczo, gdy zaś matka pytała Benhura, kim byli, odpowiadał: Moi drodzy przyjaciele z Galilei. Oni donosili mu o postępowaniach Nazarejczyka i planach jego nieprzyjaciół, tak rabinów jak Rzymian. Że życie tego męża było w niebezpieczeństwie, wiedział ale nie przypuszczał, aby mieli odwagę targnąć się na nie w czasie świąt. Zdawało mu się, że to życie zanadto już było otoczone sławą i popularnością, a w części sądził, że sam najbliżej mu towarzyszący orszak nie dopuści niebezpieczeństwa. Nade wszystko zaś pewność jego polegała na cudownej władzy Chrystusa. Po ludzku rozumując, nie mógł pojąć, aby ktoś posiadający taką władzę nad życiem i śmiercią, władzę, której tak często używał dla dobra innych, nie używał dla siebie. Wszystkie te wypadki zdarzyły się między 21 a 25 marca podług naszej rachuby. Wieczorem ostatniego dnia, 25, nie zdołał już Benchur utrzymać się w namiocie i postanowił udać się do miasta, obiecując wnet wrócić. Koń był wypoczęty, mknął więc raźno nikt go nie widział, ulice były puste. Wjechał do Jerozolimy północną bramą do miasta pełnego chwały, jakim było przed zburzeniem. Rozdział 39. Benchur zostawił konia przed gospodą, z której przed trzydziestu laty wyjechali trzej mędrcy do Betlejem. Arabowi towarzyszącemu poruczył piecze nad Aldebaranem, sam zaś pospieszył do rodzinnego domu i jego wielkiej komnaty. Najpierw pytał o malucha, a nie znalazłszy go w domu, pragnął pozdrowić swoich przyjaciół kupca i Egipcjanina. I to mu się nie udało, bo obaj kazali się zanieść do miasta na uroczystość. O Baltazarze mówiono, że jest słaby i wzruszony. Gdy Benhur dowiadywał się o Baltazara, w drzwiach poruszyła się zasłona i weszła. I raz stanęła na samym środku komnaty, gdzie światło lamp siedmioramiennego świecznika najsilniej padało. Sługa oddalił się, zostawiając ich samych. Wśród wzruszeń i zdarzeń dni ostatnich poświęcał Benhur Egipcjance ledwie myśl przelotną, jaką się przeznacza przyjemności, co może poczekać. Być odłożoną na czas sposobniejszy. Teraz, gdy ujrzał tę piękną kobietę, wpływ jej odżył z całą siłą. Do obecnej chwili używała ona wszelkich sposobów, aby go usilić. Obecnie nie mogłaby nikogo obojętniej przyjąć. Stała spokojna i zimna jak posąg, tylko głowę przechyliła wstecz. Tak niejako odporne, zająwszy stanowisko, przemówiła pierwsza: W sam czas przybywasz, synu chórów. Rzekła głosem zimnym: Bo właśnie chcę ci podziękować za gościnność, pojutrze mogłoby być za późno. Benchur skłonił się lekko, nie spuszczając z niej oczu. Słyszałem, że grający w kości zwykli po skończonej grze przeliczać wzajemne swe tabliczki i podsumowywać liczby. Wychodzi im to na dobre, bo potem czynią libację i wieńczą zwycięzcę. Myśmy również grali. Trwało to wiele dni i nocy. Teraz, gdy gra skończona, czas zobaczyć, komu się wieniec należy. Benchur przezorny, jak zwykle, odparł lekko. Mężczyzna powinien kobiecie zawsze pozwolić wolną wolę. Powiedz mi, mówiła, zwracając ku niemu głowę z wyrazem ironii, powiedz mi, książę Jerozolimy, gdzież jest ów syn cieśli z Nazaret, a zarazem syn Boży, po którym tak wiele spodziewałeś się rzeczy? Benchur poruszył niecierpliwie ręką i odpowiedział: Nie jestem przecież jego stróżem. Piękna twarz pochyliła się jeszcze bliżej. Czy zburzył Rzym? Benchur podniósł rękę, w ruchu tym był już odcień gniewu. Gdzież jego stolica? pytała. Żalisz nie ujrze jego tronu i lwów ze spiżu, co go strzegą? A jego pałac? Wskrzeszał umarłych, to zaiste trudniej niż zbudować dom ze złota. Jednym skinieniem, wymówieniem jednego słówka, wszak można zbudować równie wspaniały gmach, jako sławny, prastary karnak. Teraz zrozumiał już jej grę. A że pytania były obrażające, całe zachowanie znamionowało niechęć. Nabrał nieufności, stał się przezorniejszym i rzekł z odcieniem dobrego humoru. — Któż wie? Któż zgadnie, co będzie? Poczekaj jeszcze. Jeszcze dzień lub tydzień. Może ujrzysz pałac i lwy. Nie zważając na przerwę, mówiła dalej. — Dziwi mnie Twe przebranie. Wszak nie jest ono szatą odpowiednią dla namiestnika Indii lub jakiegokolwiek wicekróla. Widziałam raz satrapę Teheranu. Nosił turban z jedwabiu, a szatę ze złotej tkaniny. Rękojeść jego miecza świeciła klejnotami i myślałam naprawdę, że Ozyrys użyczył mu wspaniałości słońca. Widząc cię w tak skromnym przybraniu, lękam się, że nie otrzymałeś królestwa, które z tobą dzielić miałam. Cura mego czcigodnego i mądrego gościa uprzejmiejszą jest niż sama przypuszcza, bo przekonuje mnie, że w pięknym ciele może mieszkać serce pełne goryczy. Ben mówił grzecznie – i raz zaś pobabiwszy się na chwilę naszyjnikiem z monet, mówiła dalej: Jak na Żyda, mądrym jesteś, synu Hura. Wiesz, widziałam tu wjazd twego wymarzonego Cezara do Jerozolimy. Mówiłeś nam, że dnia tego ogłosi się królem Żydów u stopni świątyni, poszłam więc naprzeciw. Widziałam uroczysty pochód prowadzący go, gdy schodził z góry. Słyszałam śpiewy i wołanie: Hosanna! Widziałam, jak powiewano mu palmami. Wyglądało to wspaniale. Ale gdy szukałam tam między tłumem postaci po królewsku wyglądającej, cóżem ujrzała? Czy jeźdźca w purpurze, czy wóz lśniący od złota, czy rycerza starczą, czy choćby uzbrojoną włóczniami kohortę. Na próżno. Pragnęłam ujrzeć bodaj księcia Jerozolimy na czele swych galilejczyków. To rzuciła na słuchającego spojrzenie pełne pogardy, potem zaśmiała się szyderczo, jak gdyby na wspomnienie takiego obrazu nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Zamiast sesostrysa, wracającego z triumfem lub cezara w zbroi, cóżem ujrzała? <laughs> – Ujrzałam mężczyznę z twarzą i włosami kobiety, jadącego na źrebięciu oślicy i płaczącego. – Toż to król! Toż to syn Boży, odkupiciel świata. <noise> Mimo, że Benchur umiał panować nad sobą, była chwila, w której o mało nie dał się unieść gniewowi. Nie myśl jednak książę Jerozolimy, abym tak łatwo dała za wygraną. Pozostałam na miejscu, mówiła dalej, zanim zdołał się opamiętać. Nie śmiałam się bynajmniej, lecz pomyślałam sobie. Czekaj, w świątyni ukaże się, jak przystało na bohatera, co cały świat ma zdobyć. Widziałam dalej, jak wchodzi w bramę suszan i w podwórze niewiast. Prócz mnie iluż ludzi czekało, tak samo jak ja, z zapartym oddechem na ogłoszenie, ileż tysięcy w portykach, podwórzach, w klasztorach i na stopniach w trzech stron świątyni. Tysiące tysięcy, co mówię, miliony. Wszystko czekało i o dziwo... <noise> — Już zdało mi się, że słyszę trzask upadającego Rzymu. <noise> — Kle się na duszę, Salomona. Twój król wszechwładny nie ogłosił swej królewskiej władzy, choć świątynia zdawała się drżeć od głosem Alleluja, co wydzierał się z piersi jego dzieci, a Rzym stoi jak stał. Ani wywody Baltazara, ani cuda Chrystusa, który widział własnymi oczami, nie podziałały na niego tak, jak słowa stojącej przed nim kobiety. Łuska spadły mu z oczu. Posłannictwo Nazarejczyka nie było politycznym. Człowiek zwykły nie oparłby się takiemu hołdowi, jaki jemu złożono. — Córko Baltazara — rzekł z godnością. — Jeśli gramy jeszcze, to weź wieniec godło zwycięstwa. Przyznaję ci go chętnie. Teraz porozumiemy się — że masz wytknięty cel, nie wątpię. Wymień go, proszę, a odpowiem ci. Potem idźmy każdy w swoją stronę i zapomnijmy, żeśmy się kiedy spotkali. Mów, słucham dalej, ale uważaj, abyś za daleko nie zaszła. Patrzyła na niego przez chwilę, jakby się namyślała, co czynić. Może ważyła siłę swojej potęgi, potem rzekła zimno. Możesz odejść. Idź. Pokój tobie. Odpowiedział i zwrócił się do odejścia. Gdy był u drzwi, zawołała. Jeszcze słowo. Stanął i obejrzał się. Zważ wszystko, co wiem o tobie. O, najpiękniejsza z Egipcjanek, mówił, zwracając się. Cóż albo wiemy, wierzą mnie? Patrzyło jakby nieprzytomnie. Ty, synu Hura, jesteś więcej Rzymianinem niż którykolwiek z twych rodaków. Jest tak mało domych, współbraci podobny? Zapytał obojętnie. Wszak wszyscy bohaterzy są Rzymianinami, dodała grzecznie. Spodziewam się, że dlatego powierz mi co więcej jest ci o mnie wiadomym. Podobieństwo to dużo dla mnie znaczy i za nie gotowam cię uratować. Mnie uratować? To dziwne. Od czego? Przed czym? Głos jej stał się cichy i słodki. Tylko gwałtowny ruch małej, wiedwabny trzewik obutej nóżki przypomniał, że trzeba się mieć na baczności. Znałam Żyda, zbiegłego galernika, który zabił człowieka w pałacu Iderne, zaczęła wolno. ben -Hur słuchał zdziwiony. Ten sam Żyd zabił rzymskiego żołnierza tu w Jerozolimie. – Ten sam Żyd ma trzy legiony złożone z Galilejczyków, gotowych do pochwycenia mieczy przeciw namiestnikowi rzymskiemu. – Szejk Ilderim jest jednym z jego stronników. Tu przysunęła się bliżej i mówiła dalej prawie szeptem. – Żyłeś w Rzymie. Przypuśćmy, że powtórzę to komuś, kogo znasz. – Ha! – Bledniejesz? Cofnął się z wyrazem, który łatwo wyobrazić sobie możemy na twarzy człowieka, co mniemał, że bawi się z swawolnym kotkiem. Tymczasem trafił na tygrysa. Ona zaś mówiła dalej. Znają cię w przysiąkach pałacu cesarskiego i znasz Sajanusa. Przypuść proszę, że mu się to powie i poprze dowodami w ręku, choćby i bez dowodów. Dość będzie, gdy usłyszy, że ten Żyd jest najbogatszym człowiekiem wschodu. Ba, raczej całego państwa. Jak masz? czy ryby Tybru miały kiedy lepszą ucztę? A jakież igrzyska byłyby w cyrku? Wielką sztuką rzymskiej polityki jest bawić Rzymian. Drugą sztuką? Mieć czem bawić. A byłże kiedy artysta co by w sztukach dorównywał Sejanusowi? Ben -Hur starał się zachować spokój. Pragnąć ci zrobić przyjemność, piękna córka Egiptu, uznaje twą przebiegłość. Co więcej, czuję się w twojej mocy. Wiem, że względu na mnie mieć nie będziesz. Mógłbym cię zabić, ale jesteś kobietą i pod moim dachem. Przede mną na moje przyjęcie otwarta pustynia, a zaprawdę choć Rzym umie ścigać ludzi, tam mnie nie dosięgnie lub długo szukać może. Piasczyste morze w swych głębinach chowa tysiące włóczni i dzielnych serc. A i niepokonani dotąd partowie nie zaniedbują sposobności dokuczenia swym prześladowcom. Wśród sieci, w które z pokorą wyznaję, sam się uwikłać dałem. Mam prawo żądać od ciebie odpowiedzi na jedno pytanie. Ty odpowiedź winną mi jesteś i pytam cię, od kogo wiesz te rzeczy o mnie? Niech wiem o ucieczce czy niewoli. Niech wiem nawet przy skonaniu, kogo mam przekląć. Niech mi przekleństwo, które zostawię, zdrajcy będzie pociechą, jako przekleństwo człowieka, który w życiu niczego prócz niedoli nie zaznał. Teraz raz jeszcze powtarzam. Kto ci powiedział to, co wierzą mnie? Nie wiedzieć, czy szczerze, czy nie, dość, że twarz Egipcjanki zajaśniła współczuciem. Są w mojej ojczyźnie o synu Hura, rzekła. Ludzie, którzy tworzą obrazy z różnokolorowych muszli zbieranych na morskich wybrzeżach po burzy. Te muszle pocięte w kawałki układają na taflach z marmuru. Czy ci to porównanie nie daje wskazówki? Dość będzie, gdy powiem, że od jednego zabrałam pełną dłonią główne okoliczności, od drugiego garść drobnych szczegółów, co wszystko złożyłam w całość byłam szczęśliwą, jak nią może być kobieta, która ma w swym ręku mienie i życie człowieka, z którym tu zatrzymała się, tupiąc nogą i obracając się, jakby dla ukrycia nagłego wzruszenia, po czym z wyrazem pełnym ciężkiego postanowienia dokończyła zdania, z którym nie wie, co zrobić. — Nie mogę na tym poprzestać — rzekł Ben niewzruszony jej zuchwalstwem. — To nie dosyć. Jutro możesz postanowić, co ze mną zrobić. A ja dziś umrzeć mogę. — To prawda — Dodała szybko z pewną przesadą. Zresztą mogę ci powiedzieć, coś wiem od trzejka Ilderima, gdy wraz z moim ojcem mieszkał w jaskini na pustyni. Noce tam spokojne, ściany namiotu cienkie i łatwo przez nie mogą słyszeć ptaki i chrząszcze, co latają w przestworzu. Śmiała się z swego zakończenia i mówiła znowu. Inne materiały, niby odłamki muszli, przydatne do całości mam od. Od kogo? Od syna Hura. I nikt więcej nie dostarczył ci treści? Nikt, odparła. Chór odetchnął i rzekł swobodnie. Przyjm me podziękowanie. Niedobrze kazać czekać Sojanusowi. Pustynia umie strzec tego, co raz pochwyci. Pokój tobie, Gidzianko. Dotąd stał z odkrytą głową. Teraz wziął zawój, co mu się zwieszał z ramienia i wkładając go miał się ku odejściu. Ale ona wstrzymała go, a w zapale wyciągnęła nawet rękę ku niemu. Zostań, rzekła. Spojrzał na nią, ale nie ujął dłoni, choć blaskiem klejnotów wabiła, bo poznał z jej obejścia, że główny powód tej dziwnej sceny dopiero teraz na jaw wyjdzie. Zostań i nie przerywaj. Gdy się dowiesz, synu Hura, że wiem, dlaczego szlachetny Ariusz zrobił cię swym dziedzicem. na Iziz, na wszystkie bogi Egiptu przysięgam ci, że drże, gdy myślę o tobie tak walecznym i szlachetnym i widzę w ręku dostojnika, który nie zna, co to wyrzut sumienia. Część twojej młodości upłynęła w wielkiej stolicy. Czemże będzie dla ciebie pustynia jako przeciwieństwo dawnego życia? Zważ, jak ja to czynię, bo wierzaj mi... Żal mi cię, żal, więc zrób co chce, a uratujecie. cię. Klę się na naszą świętą Izydę. Słowa prośby wymówiła tak miękko i poważnie. Zresztą tak była piękną, że niepodobna było się całkiem oprzeć urokowi. Ja wierzę ci prawie, odparł Benhur głosem pełnym wahania, przecież niskim i niewyraźnym. Nie umiał się jej przeciwstawić, a jednak podejrzewał ją. Doskonałe szczęście może kobieta znaleźć tylko w miłości, ale najwyższe zwycięstwo męża polega na pokonaniu samego siebie. Oto pokonanie, oto zwycięstwo, oto szczęście. Ja dziś chcę błagać ciebie, książę. Mówiła te słowa szybko i z wielkim ożywieniem. A zaprawdę nigdy nie wydawała mu się tak piękną, ani tak czarującą. W dzieciństwie twoim miałeś przyjaciela. Kłótnia rozdzieliła was na zawsze. Jesteście sobie wrogami, zrobił ci krzywdę, a po wielu latach spotkałeś go w cyrku w Antiochi. Mesala, tak, Mesala, tyś jego wierzycielem. Zapomnij przeszłości, przyjmij go jak przyjaciela, wróć majątek, który stracił w zakładzie, ratuj go. Cóż sześć talentów dla ciebie. To drobnostka, nawet nie tyle co pączek spadający z krzewu pełnego liści. A dla niego, Ach. On kaleka! Jeśli go spotkasz, kiedy już tylko z ziemi ku tobie wznosić będzie oczy. O synu chórów, szlachetny książę, dla Rzymianina jego pochodzenia nędza gorsza od śmierci, Ratuj go pani od nędzy, niechaj nie żebrze o panie. Jeśli szybkość, z jaką mówiła była przebiegłością obliczoną na to, aby mu nie dać czasu do namysłu, to myliła się, nie pamiętając, że są przekonania, co się nie liczą z myślami. Jemu zdało się, gdy nareszcie wstrzymała potek słów i czekała na odpowiedź, że spoza jej ramienia widzi messale, a wyraz twarzy Rzymianina nie nosił śladów nędzy. Tem mniej nie miał nic przyjacielskiego. Widniała w nim taż sama partycyjuszowska ironia i duma, równie oburzająca jak dawniej. Messali nic nie dam. Postanowienie moje jest niezmienne. Postępuje jako Rzymianin przeciw Rzymianinowi. Ale powiedz, czy to on, czy to messala, przysłał cię do mnie z tą prośbą? On jest szlachetny i macie za wielkodusznego. Tu ben -Hur położył rękę na ramieniu kobiety: Kiedy go znasz tak dobrze, piękna Egipcjanko, powiedz mi, proszę, czy zrobiłby dla mnie to, czego ode mnie żądasz? Odpowiedz: Zaklinam cię na Iziz. Odpowiedz, jeśli kochasz prawdę. W dotknięciu ręki, w spojrzeniu oczu tkwiło naleganie, prawie rozkaz. Noch, zaczęła, on jest Rzymianinem, chciałaś powiedzieć, myśląc, że kiedym Żydem, to inną jest miara naszych wzajemnych powinności. Ja dlatego, żem Żyd. Mam mu darować wygraną, bo on Rzymianin. Jeśli masz jeszcze co do powiedzenia, córko Baltazara, to mów prędko, prędko, bo na Boga Izraela, gdy się krew we mnie rozgorzeje, zapomnę, żeś kobietą i piękną. Zaprawdę, mogę ujrzeć tylko szpiega, co tem dla mnie wstrętniejszy, że jego panem Rzymianin. Mów więc, co masz mówić. Odtrąciła jego rękę, stanęła w świetle i z niepohamowaną złością w oczach i głosie wołała: Ty, co pijesz, drożdże, a nie strączki! Ty mogłeś przypuścić, kiedy że cię kochać będę, gdym pierwej ujrzała mesalę? Tyś z tych, co zrodzeni, by jemu służyć. On żądał tylko sześć talentów, ale nie ja. Ja ci mówię, musisz do sześciu dołożyć dwadzieścia. Czy słyszysz? Dasz dwadzieścia. Tak, tak, musisz zapłacić za to, żeś bez jego pozwolenia mój mały pocałował palec. I to wchodzi w rachunek, że mszła z tobą uderzając uczucie, chociaż czyniłam to w jego służbie. Słucham dalej. Jeśli jutro o dziewiątej ten kupiec, co jest zarządcą twych pieniędzy, nie będzie miał rozkazu wypłaty dwudziestu sześciu talentów Messali, pamiętaj, że tyle. Jeśli nie, to będziesz miał do czynienia z Sejanusem. Radzę ci bądź roztropnym i bywaj zdrowów. Szła ku drzwiom, lecz zastąpił jej drogę. Iście, stary Egipt żyje w tobie, rzekł. Jeśli ujrzysz Mesale jutro czy pojutrze, tu czy w Rzymie, powiedz mu, tak, powiedz mu, że mam na powrót wszystko, co miałem, wszystko, czego mnie pozbawił, nawet te sześć talentów. Powiedz mu, że przeżyłem galery, na które mnie wysłał i raduję się jego nędzą i niesławą. Powiedz mu, że niemoc cała, której ja byłem sprawcą, jest przekleństwem Boga Izraela. Zesłałem na niego za to, że uciskał słabe i niemocne. Powiedz mu, że moja matka i siostra, które zamknął w więzieniu Antonii, by tam były łupem trądu i śmierci, żyją i są zdrowe dzięki mocy tego nazarejczyka, z którego się naigrywasz i którym gardzisz. Powiedz mu, że na dopełnienie mego szczęścia są mi zwrócone i że żyć będę otoczony ich miłością. Ta zaś stokroć zastąpi mi te podłe namiętności, któreś ty we mnie wzbudziła. Powiedz mu, przewrotna istoto, dla swego i jego spokoju, że gdy Sejanus zechce mnie ograbić, nie znajdzie nic, bo dziedzictwo przy Dumvirze sprzedane wraz z willą pod Misenum, a pieniądze za nie nie do pochwycenia, bo zmienione na inną monetę. Wiedz dalej, że domy, towary, okręty i karawany, którymi zarządza Simonides i książę, gromadzą zyski, są uprawnione listem bezpieczeństwa z podpisem Cezara. Niech wiemy, Sala, że go mądra głowa kupca z Antiochi uprzedziła, a Sejanus był tak rozsądny, że wolał coś otrzymać drogą daru niż wielki zysk zebrany krwią i krzywdą. W końcu powiedz mu, że gdyby rzeczy stały inaczej i cały majątek był w mym ręku, jeszcze potrafiłbym się obronić i znalazł drogę, aby on nic nie dostał. Bo darowałbym mienie moje Cezarowi. Tego Egipcjanko nauczyłem się w Rzymie. Powiesz mu jeszcze, że nie posyłam mu przekleństwa w słowach, ale jako uosobienie mej niewygasłej nienawiści daję mu kogoś, co jest zbiorem wszelkich przekleństw i złorzeczeń. Gdy spojrzy na ciebie, cura Baltazara, a ty mu to poselstwo powtórzysz, jego rzymska przebiegłość odgadnie, co myślę. Idź, teraz ja odchodzę. Przeprawił ją do drzwi z ceremonialną grzecznością, przytrzymał kotarę, póki nie przeszła progu. Pokój jej, rzekł, gdy znikła. Gdy Benchur wychodził z gościnnej komnaty, szedł z głową spuszczoną na piersi, dziwując się, że człowiek z połamanymi krzyżami może jeszcze mieć tak zdradne zamiary i tak zgrabne narzędzia. Pycha młodzieńca wiele ucierpiała. Gdy spojrzawszy wstecz, przypomniał sobie, że nigdy nie posądzał Egipcjanki o związki z Messalą i że przez parę lat szedł ślepo za nią, oddając na niej łaskę i niełaskę siebie, swoich przyjaciół, a co najgorsza wielki cel, któremu się miał poświęcić. Ciężkie nie do zniesienia było upokorzenie Benhura i mówił do siebie, nie oburzała się na Rzymianina, gdy jej o mało nie przejechał w łukastalskiej krynicy. Rozważając to wszystko, tarł ręce z, z zakłopotaniem, a w końcu dodał: I tajemnicze wezwanie do pałacu Iderne przestaje być tajemnicą. Chwała Bogu, że mnie ta kobieta bardziej nie usiedliła. Widzę wyraźnie, że jej nie kochałem wcale. Zdało mu się na razie, jakby się zbył ciężaru i lżejszym sercem wyszedł na tarasę. Znalazłszy się w miejscu, z którego jedne schody wiodły na dół, a drugie na dach, obrał drugie i stanął na najwyższym stopniu. Był, żeby Baltazar uczestnikiem zdrady? Nie, w jego wieku rzadko się spotyka o Nie, on jest mężem czcigodnym. Z tym wewnętrznym przekonaniem spojrzał wokoło. Księżyc świecił w pełni, a jednak niebiosy gorzały łuną palących się ognisk na ulicach i otwartych podwórzach miasta. Powietrze brzmiało chóralnymi śpiewami prastarych psalmów Izraela, pełnych żałosnej i płaczliwej melodii. Z rozkoszą słuchał ich Benhur, niezliczone głosy zdawały się mówić: Słuchaj, synu Judy, jako czcimy Pana i Boga, dowodząc zarazem miłości dla tej ojczyzny, którą nam dał. Czemuż, o Panie nie zaśleż Gedeona, Dawida lub Machabeusza, bo otośmy gotowi? Był on w wyjątkowym usposobieniu, a w takich chwilach umysł zdolen jest sobie wytworzyć najnieprawdopodobniejszą fantazję. To też powyższe słowa były niejako wstępem, po którym ujrzał oblicze Nazaryjczyka. I dziwna rzecz. Oblicze to w łzach skąpane, pełne i słodyczy, widział tuż przed sobą, gdy przechodził dach idąc ku balustradzie z północnej strony. W wyrazie tej twarzy nie było nic wojennego, przeciwnie, opromieniał ją majestat niebios, co w ciszy wieczorem patrzy na wszystko ze spokojem niczym niezmąconym. Zjawisko to przywiodło wszystko na pamięć i znów zapytał, kimże on jest. Machinalnie spojrzał Benchur poprzez balustradę na dół w ulicę, a potem zwrócił się ku letniemu domowi. Niech czynią co chcą, niech się odważą na najgorsze i najniebezpieczniejsze rzeczy, rzekł, idąc zwolna. Nie przebaczę nigdy Rzymianinowi, nie podzielę się z nim ani nie porzucę miasta ojców moich. Raczej zwołam Galilejczyków i stoczę bitwę. Nasze bohaterskie czyny zgromadzą do jedności pokolenia, a ten, co dał niegdyś Mojżesza, Rzesza, daj teraz wodza, jeśli by mnie zabrakło. Gdyby nie chciał ich wieść nazarejczyk, to pewnie nie brak jeszcze takich, co pragną śmierci za wolność. Dom letni mało był oświetlony, gdy Benchur zbliżył się, zajrzał do wnętrza. Cień padał na podłogę od kolumn podpierających namiot, a spojrzawszy wewnątrz, ujrzał krzesło simonidesowe ustawione w miejscu, z którego najlepiej było widać plac targowy. Zacny mąż wrócił, pomyślał. Pomówię z nim, jeśli nie śpi. I zbliżał się ostrożnie do krzesła. Gdy się pochylił przez poręcz, ujrzał Esterę wsuniętą w krzesło i w śnie pogrążoną. Włosy rozwiane spadały jej na twarz. Oddychała wolno, lecz nierówno. Raz nawet zdawało mu się, że westchnęła i zaukała. Może westchnienie, może samotność, w jakiej ją znalazł, nasunęła mu myśl, że sen jej to wypoczynek po cierpieniu, a nie po pracy. Natura zsyła dzieciom taką ulgę, estera zaś była dla niego zawsze dzieckiem. Położył rękę na poręczy krzesła i myślał: Nie zbudzę jej. Cóż bym jej powiedział? Nic, prócz tego chyba, że ją kocham. Tak. Jest córką judy i w niczym niepodobna do Egipcjanki. Tam próżność, tu prawda, tam pycha, tu obowiązek. Tam samolubstwo tu poświęcenie. Po cóż mam pytać, że li ją kocham? Raczej drżę, czy ona mnie kocha. Jednak od początku okazywała mi przyjaźń. Pomnę owego wieczora w Antiochi, gdy stojąc na tarasie, tak mnie rzewnie prosiła, bym nie zaczepiał Rzymu, i dopytywała o willę pod Miseną i życie, które tam pędzić można. Aby jej dać poznać, iż rozumiem jej myśli i uczucia, pocałowałem ją. Czy też pamięta to pocałowanie? Może zapomniała, ja nie i kocham ją. Nikt jeszcze nie wie, że odzyskałem moich. Egipcjance wzdrygałem się to powiedzieć, ale ona ta maleńka ucieszy się wraz ze mną. Przyjmie je z miłości i usłuży sercem i ręką. Dla matki mojej będzie córką, w Tirzy znajdzie siostrę. Zbudzę ją i powiem. Nie, jeszcze nie. Niech wpierw przepadnie czarodziejka Egiptu. Poczekam na lepszą chwilę, a ty śni, słodko, piękna estero, dziecię obowiązku, curo judy. I wyszedł równie cicho, jak wszedł. Rozdział czterdziesty. Na ulicach świętego grodu roiło się od ludzi. Jedni szli w tamte stronę, drudzy wracali, inni znów i tych było najwięcej, gromadzili się u ognisk, gdzie pieczono mięso, śpiewano i rozmawiano. Zapach pieczystego, palmowego i cedrowego drzewa napełnia powietrze. A że to chwila, w której wszyscy Izraelici są sobie braćmi, to i gościnność nie ma granic. Benhura pozdrawiano co kroku i zapraszano do ognisk. On jednak dziękował uprzejmie, bo spieszył, by dosiąść konia i wrócić do namiotów pod Cedronem. By tam stanąć, trzeba mu by było skrzyżować drogę, co się wkrótce miała stać widownią najsmutniejszego w chrześcijaństwie zdarzenia. I na tej drodze uroczystości właśnie dochodziły najwyższego punktu, bo oto, patrząc w górę ulicy, dojrzał Ben-hur poza ogniskami rząd zapalonych pochodni. Gdziekolwiek pochód zbliżał się do gromady świętujących, milkły śpiewy i uciszały się wrzawy. Zdziwienie patrzącego wzrosło, gdy dostrzegł wśród dymu i płomieni świecące tarcze i końce włóczni, zdradzające obecność rzymskich żołnierzy. Co oni tu mają do czynienia, rzymscy legioniści, wśród świątecznej procesji żydowskiej? Było to coś tak niesłychanego, że zgoła nikt nie mógł pojąć znaczenia tego wypadku. Chociaż księżyc świecił jasno i rozniecono na ulicach ognie, kilku z orszaku niosło zaświecone latarnie. Wyobrażając sobie, że pochód ten miał jakiś osobny cel, postanowił Benchur stanąć tak blisko, aby rozpoznać wszystkich w orszaku. Podobnie i latarnie niosła służba uzbrojona w maczugi i ostro okute kije. Przyświecali oni starannie, bo w pochodzie szli starci kapłani, rabini z długimi brodami, gęstymi brwiami i sępymi nosami, potykując się nieraz po nierównym broku. Idąc tak uroczyście i wspaniale, to wszechwładni skrybowie w Radzie Kalisza i Hanny. Dokąd podążali? Nie do świątyni. Bo do niej droga z Syjonu, skąd prawdopodobnie wychodzili, wiodła na Ksystus. Jest to procesja na cześć pana. Po cóż żołnierze? W jaskrawym tem świetle zwróciły uwagę Benchura trzy postacie idące razem. Szły one na czele, służba zaś niosąca latarnie, szczególnie nimi się zajmowała. Pierwszego, co szedł po lewej stronie skraju, poznał z łatwością. Był to dowódca straży, której powierzoną była świątynia. Drugi po prawej to kapłan równie znany wszystkim. Za to człowieka idącego w pośrodku nikt nie znał. Szedł on opierając się na swych towarzyszach, głowę spuścił na piersi i zdawało się, jakby chciał ukryć oblicze. Wyglądał jak więzień jeszcze nie oprzytomniały ze strachu, którym go nabawiła chwila schwytania lub zbrodzień prowadzony na tortury lub śmierć. Wiedli go dygnitarze, otaczano go staranną uwagą, wszystko to dawało poznać, że musi on być albo głównym powodem poruszającym pochód, albo jest z nim w jakiś sposób złączonym. Może to świadek lub przewodnik. Gdyby Benchur wiedział, kim był ów człowiek, to reszty mógłby się snadnie domyślić. Chcąc więc koniecznie zobaczyć, przybliżył się odważnie do kapłana po prawej stronie i szedł z nim po równi. Zatem nieznajomy podniósł trochę głowę. Światło latarni padło na twarz bladą, zmienioną, przerażoną. Broda potargana, oczy zapadnięte, patrzyły niepewno i z rozpaczą. Przebywając ciągle w bliskości Nazaryjczyka, znał Benhur wszystkich jego uczniów równie dobrze jak samego mistrza. Na widok zmienionej twarzy prowadzonego zawołał: Iskariota! – Zawołany zwrócił się, oczy jego padły na Judę, a usta zdały się poruszać, jakby chciał mówić. Kapłan, widząc to, uprzedził go i rzekł do Benhura groźnym głosem. — Coś za jeden! Idź stąd! Jude ustąpił na chwilę, ale przy pierwszej sposobności wmieszał się znów w pochód. Tak idąc przeszedł zaludnioną część miasta między wzgórzem Bezeta a fortecą Antonii. Potem minął sadzawkę Betesda i bramy owiec. Wszędzie mnóstwo było ludzi świętujących, a ci chętnie przyłączali się do pochodu, nie wiedząc wcale dokąd dążą. U bramy łączyły się dwie drogi. Jedna z nich szła na północ, druga do Betanii. Zanim Ben-Hur zdołał się zastanowić, czy iść dalej, lub którą drogę obrać, już go wepchnięto w ciasny wąwóz, a on jeszcze nie domyślał się po co i dokąd zdążają. Wzdłuż wąwozu i na moście panował wielki zgiełk, gdyż gromada, z której się składał pochód, urosła w tłuszcze, która idąc tłukła o kamienie kijami i maczugami jeszcze parę stajań, a pochód zwrócił się na lewo ku gajowi oliwnemu, którego kamienne ogrodzenie widne było z daleka. Benchur wiedział, że to było miejsce ustronne i puste prócz kilku starych, spróchniałych drzew oliwnych i kamiennego ocembrowania, co służyło do wyciskania oliwy, jak to zwyczajem w tym kraju nie było nic więcej. Dziwiło to Benhura i ważył w myśli, co tych ludzi o tak później porze w tak ustronne sprowadza miejsce, gdy nagle stanęli wszyscy. Na przedzie słychać było wrzawę zmieszanych głosów. Mimo woli jakieś drżenie opanowywało wszystkich. Szybko cofano się wstecz, a jedni przez drugich padali. Żołnierze z trudnością utrzymywali porządek. Nareszcie zdołał się Benchur przebić przez tłum i wydostać naprzód do wrót bez kołowrotu, które wiodły do Gaju, i stamtąd przypatrzył się temu, co się działo. U wejścia stał człowiek biało ubrany z odkrytą głową i skrzyżowanymi na piersiach rękoma. Była to postać szczupła, z długimi włosami i wąską twarzą. Iście obraz najzupełniejszego poddania i oczekiwania. Był to Nazarejczyk. Za nim uwrót stali uczniowie wzruszeni. On przeciwnie, był jakby uosobieniem spokoju. Światło pochodni padało na jego wzniosłą postać czerwonawym blaskiem, nadając włosom odcień rudawy. Oczy patrzały smutno, wyraz ich był pełen łagodności i litości. Przed tą postacią, pełną spokojnego majestatu, stał motłoch milczący, przerażony, gotów za jednym znakiem rozsypać się i uciec. Benchur objął okiem jego tłuszcze, judasza i odgadł wszystko. Bo tu był zdrajca, a tam zdradzony. Ci zaś, co tu stoją z maczugami i kijami, to motłoch i rzymscy żołnierze. Przyszli aby go pojmać. Nigdy nie może rzec człowiek, co uczyni, zanim nań przyjdzie dzień próby. Oto nadarzyła się sposobność, na którą Ben Hur czekał lata całe. Człowiek, dla którego bezpieczeństwa poświęcił się, życie tak dla niego drogie było w niebezpieczeństwie. A on cóż czynił? Stał nieruchomy. Takie to bywają sprzeczności w ludzkiej naturze. Zresztą, mamyż wyznać? Tak jest, niestety. Nie zapomniał on jeszcze obrazu Chrystusa, jak mu go przedstawiała Egipcjanka i nie miał żalu do niego za opuszczenie sposobności pochwycenia w swe ręce władzy. Dalej oddziaływał na niego spokój, z jakim ten tajemniczy mąż stał przed tłumem i wstrzymywał go. Spokój ten uspokajał Benhura, widział w nim tę moc, jaką mógł rozporządzać. Wprawdzie zalecał on niegdyś w swych naukach pokój, dobrą wolę, miłość i uległość. Miał, żeby tę naukę w życie wprowadzić? Czuł Ben Hur, że on panem życia i śmierci. Rozporządzał nim według swej woli, jakże w tej chwili użyje tej siły. Będzie się bronił? I jak? Wszak słowo, myśl byłaby wystarczająca. Ben Hur wiedział i wierzył, że użyje tej zadziwiającej siły w jakikolwiek sposób i z tą wiarą czekał cudu. Zawsze jeszcze mierzył Nazaryjczyka pod siebie miarą ludzką. Nagle ponad zgiełki wrzawę zniósł się czysty głos Chrystusa. Kogo szukacie? Jezusa Nazaryńskiego. Jam Ci jest. Na te proste słowa, wymówione bez gniewu ni strachu, napastnicy cofnęli się kilka kroków wstecz. Mniej zuchwali, padli na ziemię. W tej chwili może już byłoby się skończyło i tłuszcza odeszłaby spokojnie, lecz Judasz przystąpił do niego i rzekł – Bądź pozdrowion, mistrzu! Mówiąc to, pocałował go. – Judaszu! – rzekł spokojnie Nazarejczyk. Pocałowaniem wydawasz syna człowieczego. Po co tu przyszedłeś? Nie otrzymując żadnej odpowiedzi, rzekł mistrz do zgrai. Kogo szukacie? Jezusa Nazdrańskiego. Powiedziałem wam, iżem ja jest. Jeżeli tedy mnie szukacie, dopuśćcież tedy tym odejść. Na to wezwanie zbliżyli się rabini, równocześnie z nimi postąpiło ku niemu kilku uczniów, za którymi się właśnie ujmował. Jeden z nich, chcąc przeszkodzić zamiarowi pochwycenia go, uciął ucho słudze książęcia kapłanów, ale nie obronił tem mistrza. Cóż na to Ben-hur? On, ów wyćwiczony żołnierz i wódz, stał spokojnie. Podczas gdy przygotowywano sznury, którymi go związać miano, Nazarejczyk czynił miłosierdzie. Czyn ten nie był najcudowniejszym z cudów, ale największym jako dowód przebaczenia przechodzącego ludzkie pojęcie. Zaniechaj tego, rzekł bowiem do ucznia, który użył miecza, a dotknąwszy ucha zranionego, uzdrowił je. Widząc to, dziwili się zarówno przyjaciele i nieprzyjaciele. Jedni temu, że mógł uzdrowić, drudzy, że chciał. Chyba nie pozwoli im się związać myślał Ben -Hur. Tymczasem Chrystus mówił dalej do ucznia. Włóż twój miecz do pochwy. Jeżeli kielicha, który mi dał ojciec, pic nie będę? A odwróciwszy się do napastników rzekł. Jakoby na zabójce wyszliście z mieczami i kimi, Gdym na każdy dzień bywał z wami w kościele, nie ściągnęliście rąk na mnie. Aleć to jest godzina wasza i moc ciemności. Słysząc to, żołnierze nabrali odwagi i otoczyli go, a gdy Benhur obejrzał się za uczniami, nie było ich. Tłoko około opuszczonego człowieka wzmagał się. Jedni krzyczeli, łajali, inni wiązali ręce i nogi, biegając i tłocząc się. Poprzez ich głowy, pomiędzy pochodnie, wśród dymu, czasem przez szpary tworzące się między ruchliwymi ludźmi, zdołał Benchur zobaczyć więźnia. Nigdy nikt nie wzbudził w jego sercu takiej litości jak ten opuszczony i zapomniany. A przecież człowiek ten mógł zwyciężyć swych nieprzyjaciół jednym tchnieniem, ale nie chciał. Cóż to był za kielich, któremu ojciec dał do wypicia? Kimże ten ojciec, któremu syn tak posłuszny? Tajemnice na tajemnice, wciąż się mnożące. Tłum wiodący więźnia zawracał teraz do miasta. Żołnierze szli na czele. Ben -Hur stawał się niespokojnym. Nie był z siebie zadowolonym. Tam, gdzie pochodnie, w samym środku tłumu szedł Nazarejczyk. Nagle w umyśle Judy błysnęła nowa myśl. Postanowił zobaczyć go i zadać mu jedno pytanie. Zrzucając wierzchnie ubranie i zawój z głowy, cisnął je poza ogrodzenie oliwnego gaju i puścił się za orszakiem, który wnet dopędził. Przepychając się przez tłok, dotarł nareszcie do człowieka trzymającego końce sznurów, co krępowały więźnia. Nazarejczyk szedł wolno, z spuszczoną głową, związanymi z tyłu rękoma, włosy spadały mu na twarz, przystawał często. Zdawał się zapominać o całym otoczeniu. Kilka kroków przed nim szli starci kapłani, rozmawiając i spoglądając poza siebie. Gdy już prawie wszyscy byli blisko mostu przed wąwozem, Benhur śmiało pochwycił za sznur, który trzymał sługa i stanął przy nim. Mistrzu, mistrzu, mówił prędko wprost w ucho Nazaryjczykowi. Czy słyszysz, mistrzu, rzeknij słowo, tylko słowo, powiedz mi. Tu pachołek, któremu był sznur, odebrał, ujął ben Hura za rękę. Powiedz mi, mówił mimo to, żali idziesz z nimi dobrowolnie? Tymczasem otaczający już go spostrzegli, i ktoś gniewnie zapytał: Coś za jeden. O mistrzu, mówił szybko ostrym z obawy głosem. „Jam twój przyjaciel i zwolennik, powiedz, przyjmiesz, że pomoc, gdy z nią pospieszę. Ani na ni spojrzał, ani zdawał się go poznawać. Przecież to współczucie, co się budzi w ludzkim sercu na widok cierpienia, zdawało się opuszczać benhura, bo przychodziły mu myśli. Zostaw go. Opuścili go przyjaciele, świat się go zaparł, żegna ludzi z goryczą, idzie sam, nie wie gdzie i nie dba o to, zostaw go. Kilkadziesiąt rąk usiłowało pochwycić, natręta ze wszystkich stron krzyczano, on do nich należy. Łapcie go, bijcie, zabijcie! Silnym ruchem sobie właściwym wyprostował się Benkur, oprócił ręką tego, co mu sznur wydzierał, strącił silnym ramieniem ręce, co go chwytały, pozostawiając w nich strzępy odzienia, i tak nagi zdołał ujść w ciemnościach wąwozu. Zawrócił w stronę muru po odzienie i zawój, i wrócił do miasta, potem do gospody, skąd wziąwszy konia wrócił do namiotów królewskich grobów. W drodze poprzysiągł sobie, że nazajutrz odszuka Nazarejczyka, nie wiedząc, że Mesjasza, którego opuścił, zawiedziono wprost na posłuchanie do domu Annasza. Próżno szukał Benchur spoczynku bijące serce nie dopuszczało snu na oczy i widział jasno, że jego odbudowane królestwo Judy było snem na jawie. Stanął na przełomie życia. Rozdział 41. Dnia następnego około godziny drugiej, przybyło dwóch ludzi do namiotu Benchura. Siedli z koni i pytali o niego. Benhur nie wstał jeszcze, ale kazał ich wpuścić. Pokój wam, bracia. — rzekł, bo byli to jego zaufani galilejczycy. — Spocznijże. — Nie — rzekł starszy. — Niepodobno nam siedzieć i odpoczywać, jeśli chcemy ocalić Nazarejczyka. — Wstań, synu chura, i chodź z nami, gdyż wyrok ogłoszono i drzewo krzyża już na Golgocie. Ben zdumiał. — Krzyż! To jedno słowo zdołał wymówić. Wczoraj go wzięli i pytali, dziś o wschodzie zaprowadzono go do Piłata. Rzymianin po oświadczył, że w nim żadnej nie znajdzie winy. W końcu umył ręce mówiąc: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, róbcie co chcecie. A oni odpowiedzieli. Kto odpowiedział? Oni, kapłani i lud, krew jego na nas i na syny nasze. Święty ojcze Abrahamie zakrzyknął Ben-Hur. Rzymianin właściwszym jest od Izraelity niż jego właśni rodacy. A gdyby on rzeczywiście był synem Bożym, któż zdoła zmyć krew za nas i nasze dzieci? Nie, nie możemy na to pozwolić, czas do walki! Twarz mu zajaśniała postanowieniem i złożył ręce. Konie, a prędko! wołał na araba. Powiedz Amrze, niech mi da świeże suknie i przynieś miecz. Czas ponieść śmierć dla Izraela. Poczekajcie na mnie przed namiotami, wnet przyjdę. Zjadł suchar, wypił kubek wina, a za chwilę był już w drodze. Gdzie pójdziesz najpierw? spytał Galilejczyk. Zebrać legiony. Niestety rzekł człowiek, podnosząc ręce. Dlaczego niestety? Panie, mówił zawstydzony. Panie, ja i ci przyjaciele moi oto wszystko, co ci wiernym pozostało. Inni poszli za kapłanami. Dlaczego? Aby go zabić. Kogo? Nazarejczyka. Benchur spojrzał na nich jakby obłąkanym wzrokiem. W duszy słyszał znowu pytanie ubiegłej zasłyszanej nocy. Jeżeli kielicha, który mi dał ojciec pić, nie będę? Potem brzmiały w uszach jego własne pytania. Powiedz przyjmiesz, że pomoc, gdy z nią pospieszę? Po tych wspomnieniach pomyślał w głębi swej duszy. Nie. tej śmierci nic nie odwróci. Człowiek ten szedł ku niej z całą świadomością od samego początku wystąpienia. Siłę, którą posiada, daje mu mocniejszy od niego. Któż, jeśli nie pan? Czy on dobrowolnie idzie z wolą mocniejszego? Cóż ja dla niego uczynić mogę? A wraz z powyższym rozmyślaniem dręczył go upadek planu opartego na wierności Galilejczyków. Ich rozsypka udaremniała wszelką akcję, gdyby takową chciał przedsiębrać. Jakie to dziwne, że się to wszystko właśnie tego zdarzyło po ranku. Ten zbieg okoliczności napełnił serce Benchura lękiem i trwogą nieokreśloną. Począł pytać sam siebie, czy jego zamysły, praca, rozdawanie pieniędzy nie były grzesznym współbieganiem się z wolą najwyższego? Wśród tych zwątpień i walk dosiadł konia i ujął lejce rzekł: Chodźmy, bracia! Ale w duszy jego było wszystko niejasne i mgliste. Zdawało się, że zdolność szybkiego postanowienia, tak potrzebna każdemu bohaterowi wśród rozstrzygających okoliczności, zamarła w duszy Benchura. Spieszmy, bracia, na Golgotę! Całe tłumy szły ku południu, wszystkie ulice z północy roiły się ludźmi, całe miasto było w ruchu. Słysząc, że mogą spotkać procesję wiodącą skazanego w pobliżu białych wierzch Roda, postanowili trzej przyjaciele tam się z pochodem połączyć. Tymczasem w dolinie poniżej stawu Hezekia niepodobna było przecisnąć się przez tłumy. Musieli więc siąść z koni i zatrzymać się na rogu jednego z domów przydrożnych. Stali już pół godziny, godzinę, a tłumom nie było końca. Widzieć tam było można Żydów z Libii, z Egiptu, ze wszystkich krain wschodu i zachodu, z wysp, mórz, wszystkie sekty Judei, wszystkie pokolenia Izraela i najrozmaitsze inne narodowości. Ludzie ci postępowali pieszo, konno, na wielbłądach, w lektykach i na noszach, w szatach wielce rozmaitych, ale rysy ich miały zawsze tę samą wspólność, odznaczającą wówczas jak dziś synów Izraela, mimo zmienności klimatu i sposobu życia, mimo że mówili nawet rozmaitymi językami. Wszyscy spieszyli się, pchali, a wszystko dlaczego? Aby zobaczyć biednego Nazaryjczyka, uznanego za złoczyńcę, mającego umrzeć wśród złoczyńców. Wśród tego wezbranego tłumu byli i nie Żydzi, którzy Żydów nawiedzili. Grecy, Rzymianie, Arabi, Syryjczycy, Egipcjanie, Indowie. Przypatrując się temu różnorodnemu tłumowi, snadnie pomyśleć było można, że świat cały zgromadził się, aby był obecnym przy ukrzyżowaniu. Mimo takiej liczby narodu, pochód postępował w dziwnie złowrogiem milczeniu. Czasem tylko dały się słyszeć ten, ten, koni, uderzenie pośladków o kamienie bruku, czasem jakieś w oddali wołanie i to wszystko. Na każdej twarzy za to wyczytać było można gorączkowość, z jaką oczekuje się jakiegoś straszliwego wypadku lub nieszczęścia. Te spostrzeżenia naprowadziły Benhura na myśl, że ten napływ cudzoziemców na uroczystości wielkonocne nie był może przypadkowym może to nie sami nieprzyjaciele. Niepodobna przypuszczać, aby ich zgromadziła śmierć biednego Nazarejczyka. Może to więc jego przyjaciele i zwolennicy. Nareszcie w kierunku wież posłyszał Benhur najpierw niewyraźnie, z powodu oddalenia krzyki. „Słuchajcie, idą”, rzekł jeden z jego przyjaciół. Ci, co szli, wstrzymali się. Stanęli nasłuchując, w miarę jednak jak uszu ich dochodził zgiełk, szli dalej spiesznie, jakby uciekając przed krzykiem. Wrzawa zbliżała się z każdą chwilą. Powietrze drgało od krzyków i nawoływań. Wtem Benchur ujrzał służbę Simonidesa zbliżającą się i niosącą swego pana. Obok szła Estera, za nimi dźwigano zasłoniętą lektykę. Pokój tobie Simonidesie i tobie, Estero, rzekł Benhur spotykając ich. Jeśli spieszycie na Golgotę, to zaczekajcie, aż przejdzie procesja. Pójdziemy razem. Tu na rogu możemy przystanąć. Mów z Baltazarem. Jego wola, moją wolą, odparł kupiec jakby w głębokim zamyśleniu. Niosą go w lektyce. Benhur szybko odsunął zasłonę i ujrzał Egipcjanina, leżącego z twarzą tak żółtą, że raczej na umarłego niż na żywego wyglądał. Gdy mu Benchur plan swój wyłożył, pytał z cicha. Mów, czy ujrzymy go? Myślisz o Nazaryjczyku? Tak, musi przejść o kilka kroków od nas. O, panie! wołał starzec z zapałem. Pozwól o panie, jeszcze raz. Jakiegoż doczekałem dnia? strasznym on będzie dla całego świata. Tak więc znajomi nasi stanęli na rogu ulicy i czekali w milczeniu, strzegąc się mówić wśród ogólnej niepewności przekonań i uczuć. Baltazar opuścił lektykę i stał oparty na słudze. Estera i Benhur dotrzymywali towarzystwa Simonidesowi. Tymczasem tłumy szły nieprzerwanie, może liczniejsze niż przedtem, Krzyki, nawoływania chrypliwe coraz się zbliżały, powietrze drgało, a ziemia jęczeć się zdawała. Nareszcie nadszedł pochód. — Patrzcie! — rzekł Benhur z goryczą. — Teraz to idzie cała Jerozolima. Straż przed nią pochodu stanowiła armia uliczników, krzyczących i najgrawających się wołaniem. — Król Żydowski! Ustąpcie! Róbcie miejsca, bo oto Król Żydowski! Simonides przypatrywał się ich podskokom i harcom podobnym do chmury letnich owadów i rzekł poważnie. Gdy ci obejmą swe dziedzictwo, biada Salomonowemu miastu. Dalej szła rota żołnierzy w pełnym uzbrojeniu, świecąca zbrojami, obojętnie, zimno, miarowym krokiem. Za nimi szedł Nazarejczyk. Zdawał się być bliskim śmierci. Co kilka kroków chwiał się i mało nie upadał. Szata z wierzchnia podarta i poplamiona opadała z ramion na spodnią bez szwu tunikę. Bose nogi krwią znaczyły kamienie. Na szyi niósł tablicę drewnianą z napisem. Korona z cierni raniła głowę ostrymi kolcami, a krew z ran płynęła po szyi i twarzy. Długie, splątane włosy krwią przesiąkły. Skóra zaś, co gdzie niegdzie wśród plam krwi przeglądała, miała białość nadprzyrodzonego zjawiska. Ręce powrozem związane trzymał przed sobą. Gdzieś jeszcze wśród miasta padł był pod ciężarem krzyża, który mu nieść według zwyczaju, aż na miejsce ukrzyżowania kazano. Teraz wieśniak jakiś pomagał mu dźwignąć ten ciężar nad siły. Tuż przy nim szło czterech żołnierzy, co go chronili od tłumu. Mimo to od czasu do czasu przedzierali się poprzez nich najgorsi z napastników, bijąc ofiarę swego zaślepienia kijami, plując w twarz i się z jego boleści. Mimo to wszystko więzień nie wydawał żadnego głosu, ni skargi, ni jęku, ni prośby. Zdawał się nic nie widzieć i na nic nie patrzeć. Gdy szedł około domu, co zasłaniał Ben -Hura i jego przyjaciół głęboką litością zdjętych, Estera z płaczem rzuciła się na piersi ojca, który mimo swego hartu zadrżał w głębi duszy. Baltazar padł na twarz, nie wymówiwszy słowa, Benchur zaś powtarzał nieustannie: Mój Boże, mój Boże! Wtedy, czy Nazarejczyk odgadł ich uczucia, czy odczuł ból ich serc, to że zwrócił twarz ku nim, spojrzał na każde z osobna. Spojrzenie zaś to stało się najdroższą pamiątką ich życia, skarbem przechowywanym i pielęgnowanym. W spojrzeniu tych gasnących oczu było błogosławieństwo wymowne, choć milczące, pełno miłości drugich, a zapomnienia o sobie. Na ten widok zapytał Simonides. Gdzie są legiony, synu Hura? Annaż wie o nich najlepiej. Czy liczby się przeniewierzyli? Wszyscy prócz tych dwóch. A więc wszystko stracone. I ten sprawiedliwy umrzeć musi. Tu twarz kupca skurczyła się boleśnie, a głowa opadła jakby bezwładnie na piersi. Podzielając zabiegi Benchura, dzielił też i rozczarowanie na widok zniweczonych nadziei. Za Nazaryjczykiem postępowało dwóch ludzi niosących krzyże. Co to za jedni? zapytał Benhur Galilejczyków. Złoczyńcy, co wraz z nim śmierć poniosą. Gdy ci minęli, zbliżyła się postać wysoka, uwieńczona mitrą cała w złoto głowiu i zgodłami arcykapłana. Straż świątyni zasłaniała go wokoło. Poza nim zwolna postępował Sanderin i szeregi lewitów w długich, białych, powłóczystych sukniach nakrytych zwierzchnimi, różnobarwnymi płaszczami w bogate, ułożonych zwoje. — To zięć Annasza — rzekł cicho Ben -Hur. Tak widzę, to Kajfasz — odparł Simonides, przypatrując się tej wspaniałej procesji. Po chwili rzekł z głębokim smutkiem. I widzę, co prędzej przekonanym jestem w głębi duszy, że ten, co tam idzie z deszczułką na szyi, jest tym, czym go napis głosi. Tak, to król żydowski. Zwasz tylko, czyżby złoczyńca mógł mieć tak wspaniały orszak? Patrz i podziwiaj. Żalisz, nie towarzyszą mu całe narody? Żalisz, to nie Jeruzalem i Izrael? A tu wszak to efot, niebieskie szaty z oszyciami, a tam arcykapłan z purpurowymi jabłkami granatu i srebrnymi dzwonkami. Nie zbywa żadnego zaszczytu i zaprawdę nie widzieliśmy tych wszystkich godeł od chwili, w której Judea spieszyła na powitanie wielkiego Macedonczyka. Czyż te zaszczyty i godła nic nie znaczą? Żali nie są dowodem, że ten, którego wiodą, to król żydowski? O, gdybym mógł wstać i iść za nim. Benchur słuchał tych słów ze zdziwieniem wielkiem. Simonides, zaś jakby czując, że się dał unieść uczuciom, rzekł niecierpliwie. Pomów z Baltazarem i spieszmy za nim. Upadek Jerozolimy zbliża się. Tu zauważyła Estera. Patrzcie, oto widzę płaczące niewiasty. Któż i rzeczywiście we wskazanym kierunku ujrzeli cztery płaczące niewiasty. Jedna z nich opierała się na ramieniu mężczyzny podobnego do Nazarejczyka. Objaśniając Esterę, rzekł Benhur: Ten człowiek to ukochany uczeń mistrza. Ta, którą wiedzie, to jego matka, a towarzyszą jej przywiązane kobiety galilejskie. Estera zauzawionymi oczyma patrzyła za płaczącymi, póki nie znikły w tłumie. — Chodźmy, chodźmy! — Wołał Simonides, skoro Baltazar usiadł w lektyce. Benchur stał pogrążony w głębokiej zadumie, zdawał się nie słyszeć wrzawy. Pochód ten dziki i zwierzęcy przywiódł mu przed oczy Nazarejczyka. Jakże był łagodnym i miłosiernym dla tych, co cierpieli. A dla niego nie byłże najłaskawszym. Ileż długów wdzięczności wiąże go z tą ofiarą podłego matłochu. Nagle odczuł ową straszną chwilę, gdy chłopcem szedł pod strażą rzymskich się patrzy na śmierć, prawie równie okropną jak ukrzyżowanie. Któż mu wtedy podał napój chłodzący? Kto spojrzał tym spojrzeniem, co mu dodało otuchy i wiary w przyszłość? Kto? Żali nie on? I wydawało mu się, że te oczy pytają go teraz: Napoiłem cię spragnionego, a ty coś uczynił. Nie dość na tem bo oto nowym obdarzył go cudem w Niedzielę Palmową. Za tyle dobrodziejstw, jakże on, Ben Hur, zdołał się odwdzięczyć. Niestety musiał sam siebie oskarżyć. Tak, zaprawdę. Nie uczynił zadość swym obowiązkom, nie dopilnował Galilejczyków, nie trzymał ich w pogotowiu, bo oto chwila sposobna do walki, a ich nie ma. Gdyby ich mieć teraz, można by wpaść między tłumy, uwolnić Nazarejczyka, Czyn ten stałby się zaprawdę hasłem zwołującym Izraela do boju za wolność? Oto sposobność jak nigdy. Lecz minuty uciekają, a gdy je straci? Boże, Boże Abrahama, żalisz jeszcze, nie da się co uczynić? Gdy tak walczy z myślami, zwróciła jego uwagę gromadka Galilejczyków. W jednym mgnieniu oka zrównał się z nimi i rzekł Ze mną muszę się z wami rozmówić. Ludzie zawsze jeszcze jemu posłuszni poszli za nim, a gdy stanęli pod osłoną domu, mówił. Wraz ze mną chwyciliście za miecze i zgodziliście się razem walczyć za wolność króla, który nadchodził. I dziś macie miecze, a to i czas do walki. Spieszcie połączyć się z braćmi i powiedzcie im, aby co do jednego stanęli u krzyża, na którym ma być umęczony Nazarejczyk. Spieszcie, albo raczej wstrzymajcie się chwilę. Abym wam oznajmił, że Nazarejczyk to wasz król, a wraz z nim umiera wolność. Patrzyli na mówiącego z uszanowaniem, ale nie ruszyli się z miejsca. Wtedy zniecierpliwiony wódz zapytał ostro. Czy słyszycie mój rozkaz? Synu Judy, odparł jeden z nich, gdyż podtem tylko nazwiskiem znali go. Synu Judy, mylisz się, to jesteś w błędzie a Nie my lub nasi bracia. Nazarejczyk nie jest królem, ani jego umysł jest królewskim. Wszak przywiedliśmy go do Jerozolimy, wstąpił w mury świątyni i cóż uczynił? Oto zawiódł u nas, wzgardził tronem Dawida. Nie, nie jest on królem, ani chce go Galilea. Nic nie zmieni jego losu. Niechaj umiera, ale ty, synu Judy, masz miecz, a i my nosimy miecze, gotowiśmy je dobyć, byleś nas wiódł do wolności. Wolności pragnie Galilea, choćby za to zginąć, jeśli nam to przyrzeczesz, zastaniesz nas u krzyża. I nadeszła chwila stanowcza dla Benchura. Gdyby był uczynił zadość żądaniu i jedno wyrzekł słowo, inną byłaby historia ludzkości. Ludzką, a nie boską kierowana ręką. Coś, co się nigdy nie zdarzyło, ani nigdy zdarzyć nie może. Zmieszał się w wódz nieustraszony, sam nie wiedząc dlaczego. Później przepisywał to obezwładnienie Nazarejczykowi, bo po jego powrocie do życia zrozumiał, że do wiary w zmartwychwstanie, która jest podstawą chrześcijaństwa, potrzeba było, aby umarł. Po chwili odzyskał przytomność, ale nie siłę i sprężystość woli. Stał bezradny i niemy. Zakrył twarz rękoma, drżąc od walki wewnętrznej, która go popychała do czynów wbrew potężnej władzy ubezwładniającej jego wolę. Chodź, czekamy na ciebie powiedział Simonides po raz czwarty. Ruszył się machinalnie, za wezwaniem i szedł już za krzesłem i lektyką. Estera towarzyszyła mu. Szedł ulegając tajemniczej władzy, jako szli niegdyś Baltazar i jego towarzysze. Rozdział czterdziesty drugi Ben Hur wiódł na miejsce ukrzyżowania Baltazara, Simonidesa, Estere i dwóch Galilejczyków. Kiedy stanął na przodzie, nie wiedział, jakim sposobem zdołał się przez wzburzone tłumy przedostać. Nie wiedział również, jaką teraz szli drogą, ani ile im to czasu zabrało. Szedł jakby nieprzytomny, nie słyszał, nie widział, ani myślał, dokąd idzie, a jednak przyszedł. W stanie, w jakim się znajdował, nie mógł się zdobyć na żaden czyn. Wola jego zmalała i stał się jako dziecko niedołężne. Postanowienia Boże są dla nas ludzi zawsze niepojęte. Niemniej i środki, którymi Bóg te postanowienia przeprowadza i nam do wierzenia podaje. Benchur stanął z towarzystwem swoim. W tejże chwili jak gdyby się odsucił, widział i rozpoznawał wszystko, co się dzieje z zupełną dokładnością. Szczyt Golgoty był nieco przypłaszczony, piaszczysty, bez żadnej roślinności. Gdzieś niegdzieś sterczały nędzne łodygi chyzopu. Miejsce, które wybrano na ukrzyżowanie, znajdowało się na najwyższym punkcie góry, podobne do czaszki. Dokoło otworzył się żywy mur z zbitych widzów, wstrzymywany od miejsca egzekucji przez szpaler rzymskich żołnierzy, którym dowodził setnik... Benchur dotarł aż do szpaleru żołnierzy i tu stanął twarzą zwrócony na północ-zachód. Wzgórze to zwało się w starym armeńskim języku Golgotą. W łacińskim je nazywano Kalwarią, co znaczyło czaszka. Patrząc wokoło, nie ujrzeć ani piędzi wolnej ziemi, ni skały, ni zieleni, tylko tłumy, nieprzeliczone tłumy, tysiące, setki tysięcy narodu. Trzy miliony serc biło obojętnie dla mających być ukrzyżowanych łotrów, ileż z natężoną uwagą oczekiwało, co się stanie z Nazarejczykiem. Jedni byli pełni obawy, inni ciekawości. Inni zaś nienawiści, gdy tymczasem jego serce obejmowało wszystkich bez wyjątku miłością Boską i dla nich śmierć poniesie. Na wzgórzu stał dumnie w wspaniałym stroju arcykapłan. Postać jego górowała ponad wszystkich. Na szczycie, jeszcze wyżej, stał widziany od wszystkich Nazarejczyk, milczący, cierpliwy, pokorny. Jakiś żołdak dał mu na urągowisko w rękę trzcinę, aby wyobrażała berło i dokończyła królewskiego stroju. Widok ten wywołał dokoła śmiech, żarty i naigrawania. Gdyby to był tylko człowiek, już by w sercu jego wygasła wszelka miłość dla swych współbliźnich. Oczy wszystkich zwrócone były na Nazarejczyka. W umyśle Benchura zachodziła wielka zmiana. Czy płynęła z litości, czy miała źródło w innym uczuciu? Dość, że zaczynał pojmować, iż jest coś wzniosłego nad wszelkie dobra świata, coś, co może dać słabemu człowiekowi siłę zniesienia udręczeń tak duszy, jak ciała. Co więcej, to coś mogło wzbudzić nawet pragnienie śmierci. Cóż by to było? Pytał sam siebie i przyszło mu na myśl, że to może o życie duszy, które głosił Baltazar, i zaczął je jaśniej pojmować. A w tym świetle zrozumiał, że powołaniem Nazarejczyka było zaprowadzenie tych, co go kochali, poza świat, do królestwa, które jego i ich czekało. Równocześnie z tą myślą zdało mu się, że gdzieś w powietrzu czy w chmurach brzmiały wyrazy tyle razy z ust jego słyszane: Jam z martwych wstanie i żywot. Słowa te dźwięczały ciągle, przybrały kształt nabrały jasności i nowego znaczenia. Ludzie zwykli powtarzać pytanie, gdy pragną lepiej ująć i utrwalić odpowiedź. Tak czynił Benchur, patrząc na postać stojącą na wzgórzu. Kto jest z martwych wstaniem i żywotem? Jam jest. Zdawała się mówić postać, mówić dla niego samego i natychmiast poczuł w swym sercu pokój, jakiego nigdy nie zaznał. Pokój, który jest końcem wątpliwości i tajemnic, początkiem miłości i jasnego zrozumienia. Z tego usposobienia, pełnego cudnych marzeń, wyrwały Benhuranowe odgłosy i uderzenia młotów. Wtem ujrzał na szczycie wzgórza to, czego nie był dotąd w swem zamyśleniu zauważył ludzi i żołnierzy przygotowujących krzyże. Doły na wbicie tych krzyży były już gotowe, a teraz przytwierdzono poprzeczne belki. Każ się ludziom spieszyć, rzekł arcykapłan do setnika, wskazując na Nazarejczyka dodał: Musi umrzeć przed zachodem słońca i być pogrzebanym, aby ziemia nie została skalana. tak nakazuje prawo. Jeden z żołnierzy, litościwszy od innych, zbliżył się do Nazarejczyka i podał mu napój. Którego tenże nie przyjął. Drugi z żołnierzy zdjął mu z szyi kartkę z napisem i przybił ją do krzyża. Na czym skończyły się przygotowania. Krzyże są gotowe, rzekł setnik do arcykapłana, niech bluźnierca pierwszy umiera, powiedział. Kiedy jest Synem Bożym, niech sam siebie zbawi zobaczymy. Tłum, który dotąd patrzył z niecierpliwością na przygotowania i cały ten czas domagał się ukrzyżowania, w tej chwili umilkł nagle. Zbliżała się chwila najstraszniejsza przybijania skazanych do krzyża. Skoro żołnierze ujęli Nazarejczyka, dreszcz przeszedł u widzów. Najokrutniejsi zadrżeli. Wielu mnie mało, że powietrze się oziębiło. Tak tłumaczono sobie mróz, co przechodził po ciele. Jakaż okropna cisza, mówiła Estera, obejmując ojca za szyję. Ten zaś, przypominając sobie własne tortury, przysunął jej twarz do piersi i mówił z drżeniem. Nie patrz, Estero, nie patrz. Zdaje mi się, że gdy to widzę, winni i niewinni pospołu przeklętymi będą. Baltazar padł na kolana. Synu, hura! Mówił Simonides coraz więcej wzruszony. Synu, hura! Jeżeli Jehowa miłośnie nie wyciągnie swej ręki, Izrael stracony, a i my z nim! Benchur odparł uspokajająco. Śniłem, czy widziałem dość, że wiem, dlaczego tak się stać musi. Taką jest Boga i Nazaryjczyka wola. Czyńmy więc, jak to czyni Egipcjanin. Bądźmy spokojni i modlmy się. Gdy podniósł oczy ku wzgórzu znów usłyszał te same słowa. Jam jest z martwych i żywot. We czci i pokorze skłonił głowę, jakby nasłuchując. Tymczasem na szczycie postępowało dzieło. Straż zdjęła suknię z Nazarejczyka i stał obnażony pod milionem spojrzeń. Na całym ciele było znać krwawe pręgi od odebranych dziś rano plak. Położono go bez litości na krzyżu. Najpierw rozciągnięto ręce na poprzecznej belce. Gwoździe były ostre. Kilka chwil starczyło, aby przebić dłonie. Ale jeszcze nie koniec. Trzeba było spłaszczyć kolana, płasko rozciągnąć stopy na drzewie, po czym założono jedną nogę na drugą i jednym gwoździem przytwierdzono obie. Głuchy odgłos przybijania rozległ się daleko. Wszyscy drżeli na sam widok spadającego młota. Ofiara złości ludzkiej nie wydała ni jęku boleści, ni skargi. Głuche panowało milczenie, nie dozwalające wrogom triumfować ani zwolennikom rozpaczać lub bronić. W którą stronę chcesz, aby patrzał? Zapytał surowy żołdak. Zwróćcie mu twarz ku świątyni, odparł arcykapłan. Niech umierając patrzy na święty przybytek, który znieważył. Żołnierze pochwycili krzyż i zanieśli na miejsce przeznaczenia. Tam go spuścili w dół. Ciało Nazarejczyka zawisło między niebem a ziemią. Całym ciężarem opadło i wisiało tylko na skrwawionych rękach. Mimo strasznej męczarni nie wydał jęku ani skargi, a usta jego wymówiły prośbę świadczącą o jego boskości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tej chwili krzyż widniejąc na tle nieba panował ponad otoczeniem. Mnóstwo zgromadzonego tłumu powitało go okrzykiem radości. A wszyscy bliżej stojący i umiejący czytać głośno odczytali napis nad głową Nazarejczyka. Podając treść jego drugim, także wzgórza całe brzmiały szyderczym okrzykiem. Bądź pozdrowion, królu żydowski! Cześć tobie, królu żydowski! Arcykapłan, zrozumiawszy treść napisu, sprzeciwiał się jego umieszczeniu, ale na próżno, więc utytułowany i uznany król patrzył gasnącymi oczyma na spokojny u stóp rozłożony gród, co go tak zdradził haniebnie. Słońce szybko dochodziło południa, wzgórza świeciły blaskiem, góry kąpały się w purpurowym świetle. Miasto, jego świątynia, pałace, wieże, szczyty odbijały jego jasne promienie. Nagle zaczęło się ściemniać, gdyby wieczór zapadał. Gdy jednak ciemności się wzmagały, nie uszło to uwagi zgromadzonych. Umilkły śmiechy i krzyki. Ludzie, nie wierząc własnym oczom, patrzyli jedni na drugich ciekawie. Widząc na swych twarzach zdziwienie, patrzyli znów w niebo ku słońcu, potem na znikające w ciemnościach wzgórza i okolicy. Na koniec każdy zwracał znów wzrok na pagórek, na którym się scena odgrywała straszna, a potem po sobie, blednąc pod grozą strasznego zjawiska. Ależ to chmura zakryła słońce i wnet przejdzie, mówił uspokajająco Simonides do przestraszonej Estery. A zresztą może to mogła, ale i ta rychło się rozpruszy. Benchur inaczej myślał. Ani to mgła, ani chmura, mówił. Ale żywe duchy proroków i świętych, co z miłosierdzia dla siebie i przyrody zasłaniają słońce, by nie patrzyło na taką zgrozę. Zaprawdę mówię tobie, Simonidesie, że ten ukrzyżowany jest synem Boga. Zdziwienie padło na kupca, gdy słyszał te słowa. Benhur zaś zbliżył się do klęczącego baltazara i kładąc rękę na ramieniu czcigodnego starca, rzekł. O mądry Egipcjanie słuchaj, gdyż przyznaję, że ty tylko miałeś słuszność, bo Nazarejczyk jest zaprawdę synem Boga. Baltazar przyciągnął go do siebie, mówiąc Nie dziw, żem go poznał pierwej od ciebie, gdyż go widziałem dziecięciem w żłobie, co mu był pierwszym posłaniem. Czemuż jednak dane mi było dożyć tego straszliwego dnia? Czemu nie umarłem wraz z braćmi? Jakże szczęśliwi, Melchior i Gaspar. Uspokój się, mówił Benchur. Niezawodnie są oni tu w pobliżu. Jotom rok stawał się ciemnością, która się coraz wzmagała. Mimo to nie zaprzestano dalszej roboty na wzgórzu. Już obu złoczyńców jednego po drugim na krzyż przybito i krzyże wpuszczono w wykopane ku temu doły. Poczem straż się usunęła, a przystęp do wzgórza i krzyżów był wolny. Tłum rzucił się niby fala przybywająca. Co jeden odszedł, drugi już zajął jego miejsce i znów go wyparto. Wśród tego pełnego śmiechu i najgrywania z Nazarejczyka — Ha, wołali żołnierze. — Jeśliś królem żydowskim, ratuj sam siebie! — Ej! — mówił arcykapłan. — Jeśli teraz zejdzie, uwierzymy w niego. Inni wstrząsając głowami mówili — Może zburzyć świątynię — a odbudować ją w trzech dniach, a siebie nie może wyratować! Nikt nie zastanowił się nad Nazaryjczykiem. Nikomu nie wyrządził krzywdy. Większa część po raz pierwszy go w tej godzinie widziała. Przecież obrzucono go złorzeczeniami, a litowano się nad złoczyńcami, bo taką bywa siła uprzedzenia. Ta noc z nieba zesłana przerażała Esterę i wielu innych. Chodźmy do dołu! Błagała po wiele razy, dodając — już nie widzicie gniewu Bożego? Jakież okropności zdarzycie jeszcze mogą? Lękam się. Simonides nie zwracał uwagi na prośbę córki. Mówił mało, ale był bardzo wzruszony. Widząc, że po pierwszej godzinie tłum znacznie się zmniejszył na samym wzgórzu, Simonides wraz z swoimi postanowił się zbliżyć do krzyża. Benchur wspierał Baltazara, który z wolna począł wstępować. Z tego nowego miejsca mniej wyraźnie widzieli Nazarejczyka. Wydał im się ciemną postacią zawieszoną w przestrzeni, ale za to mogli go lepiej słyszeć. Zrazu słyszeli tylko stłumione westchnienie, dowodzące większej wytrzymałości od towarzyszy, których jęki i wrzaski wypełniały każdą przerwę w ogólnym zgiełku. I druga z kolei godzina od ukrzyżowania minęła, a były to godziny obelg, najgrywań, szyderstw i strasznego konania. W ciągu tego czasu raz jeden przemówił, gdy kilka kobiet uklękło pod krzyżem, i wśród nich poznał matkę i ukochanego ucznia. Niewiasto rzekł podniesionym głosem, oto syn twój. A do ucznia, oto matka twoja. Nadeszła wreszcie trzecia godzina, tłum oblegał jeszcze ciągle wzgórze. Trzymała go tam mimo ciemności jakaś niepojęta siła. W ogóle jednak zdawał się spokojniejszym, choć słychać było głosy nawołujących się wśród ciemności. Do krzyża jednak zbliżali się w milczeniu, nawet straż, która tak niedawno rzucała losy o suknie ukrzyżowanego, stała teraz w cichości i rozmyślaniu wraz z dowódcą i więcej na krzyż niż na tłum zwracała uwagi. Każde westchnienie lub pochylenie głowy nie uszło ich baczności. Najdziwniejsza jednak zmiana w arcykapłanie i jego orszaku. Wśród którego było kilku, którzy brali udział w śledztwie i przesłuchaniu dzisiejszej nocy. Przez cały czas pochodu i ukrzyżowania zachowywali wspaniały spokój, ale gdy ciemności zaległy ziemię, stracili swą pewność. Byli wśród nich uczeni w astronomii i obeznani ze zjawiskami przyrody tak wówczas strasznymi dla tłumu. Im porządek świata od pradziadów dobrze był znanym, poczynili nawet wielce znaczące odkrycia, a służba zaś w świątyni wspierała ich umiejętność. Gdy słońce ćmić się zaczęło, obstąpili astronomowie arcykapłana radząc nad tym zjawiskiem. Nie może to być zaćmienie, bo jest właśnie pełnia. Gdy nikt na to nie znalazł odpowiedzi, ciemności trwały dalej i nikt ich wyjaśnić nie mógł. Zaczęli przypuszczać, Iż są w związku z Nazarejczykiem. Myśl ta przeraziła ich niewymownie. A stojąc poza szeregiem żołnierzy, słyszeli każde słowo Nazarejczyka i z najwyższą obawą liczyli jego westchnienia, szepcąc z przerażeniem. Człowiek ten jest Mesjaszem. Biada nam! Benhurem nie szarpały już wątpliwości. Spokój panował w jego myśle i sercu, modlił się tylko gorąco o przyspieszenie końca. Drugim przedmiotem jego myśli był Simonides. Znał dobrze jego usposobienie i czuł, że się waha na progu wiary. Widział tę niepospolitą głowę w uroczystym zamyśleniu, schyloną lub wznoszącą się ku słońcu, jakby je pytając o przyczynę ciemności. Żal mu nareszcie było estery, która tuliła się do ojca tłumiąc bojaźń, aby nie przerywać mu wątku myśli, w których był pogrążony. Uspokajał ją od czasu do czasu, mówiąc: Nie lękaj się, ale patrz wraz ze mną, bo zaprawdę możesz żyć dwa razy tak długo jak ja. A nie ujrzysz nic tak ważnego dla ludzkości jako ta sprawa. Zresztą zaczekajmy na objawienia. Wszak mogą być jeszcze. Zostańmy do końca. Trzecia godzina dochodziła połowy, a liści kilku nędzarzy, wyrzutków społeczeństwa, zamieszkujących jaskinie i stare groby w pobliżu miasta stanęło u stóp krzyża mówiąc. — Oto nasz nowy król żydowski! — inni wołali wśród śmiechu i najgrywań. — Uzdrów nas! Uzdrów królu żydowski! Gdy nie było odpowiedzi, zbliżyli się jeszcze więcej. — Jeśliś jest królem żydowskim lub synem Boga, zejdź! — mówili głośno. Wtedy jeden ze złoczyńców zaprzestał jęczeć i wołał urągając. Jeśliś jest Chrystusem, pomóż nam sobie. Lud śmiejąc się przyklaskiwał bluźnierstwom. Tymczasem drugi łotr odrzekł pierwszemu. Żalisz niebo już się Boga? My cierpimy zasłużenie, ale ten sprawiedliwy czemże zawinił, że go potępiono. A myć wzdy sprawiedliwie! Bo godną zapłatę za uczynki nasze ponosimy, lecz ten nic złego nie uczynił. Słowa te zdziwiły otaczających. Jakież zaś było ich przerażenie, gdy tenże sam łotr wśród ciszy, co zalegała wokoło, zwrócił się do Nazarejczyka, mówiąc błagalnie: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. Zdumiał się na te słowa Simonides. Gdy przyjdziesz do królestwa twego. Wyrazy te odpowiadały na jego wątpliwości i rozmowy z Baltazarem. Słyszałeś? Pytał Benhur. Ten oto złoczyńca poświadcza, że królestwo jego nie jest z tego świata, gdy do innego idzie. To się zgadza z tym, co ja weź nie widziałem. Cicho, odrzekł Simonides głosem więcej niż kiedykolwiek stanowczym. Cicho, proszę cię bo mógłbym nie dosłyszeć odpowiedzi Nazarejczyka. Jakoż równocześnie od krzyża dał się słyszeć głos dziwnie słodki i dźwięczny. Zaprawdę mówię tobie. Dziś ze mną będziesz w raju. Simonides czekał słów dalszych w milczeniu, a gdy nic nie zakłócało ciszy, złożył ręce mówiąc. Dosyć, dosyć o panie! Ciemności ducha mego rozproszyły się, patrzę jak Baltazar, oczyma wiary. Nareszcie znalazła zapłatę wierność zacnego sługi, bo choć połamane jego ciało nigdy już zdrowem nie będzie, choć pamięć tych strasznych boleści nie zatrze się nigdy wraz z wspomnieniem ciężkich lat, to nowe życie otworzyło się przed nim. Życie, które się zowie rajem tam znajdzie królestwo o którym marzył i króla którego tak gorąco oczekiwał wobec tej pewności spokój zapanował w jego duszy a tam w pobliżu krzyża rozpadł się przerażenie przewrotni i chytrzy kazuiści w trudnym byli położeniu bo oto nazarejczyk którego na śmierć skazali za to że głosi się mesjaszem powtórzył to stanowczej niż kiedykolwiek wobec majestatu śmierci i tłumu obiecując raj złoczyńcy to okropne. Drżeli z przerażenia, a arcykapłan, mimo swej pychy, czuł obawę i lęk. I nic dziwnego. Skądże człowiek czerpie zaufanie, jeśli nie z prawdy? A cóż prawda, jeśli nie Bóg? W tej chwili omal, że nie uciekli. Oddechu krzyżowanego stawał się trudniejszym, westchnienia coraz to głębsze i rzadsze. Tylko trzy godziny na krzyżu i już kona. Wiadomość ta obiegła tłumy i wnet widzieli ją wszyscy. Ucichły gwary. Złowroga cisza zaległa w powietrzu, czyniąc je dusznym i parnem wśród strasznej ciemności. Można było zapomnieć, że na wzgórzach stały tysiące ludu oczekującego coś strasznego. Taka panowała cisza. Wtem od krzyża ponad tłumy dał się słyszeć krzyk boleści, jeśli nie skargi i wyrzutu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Głos ten przeraził wszystkich, a w szczególności wzruszył jednego. Żołnierze przynieśli, byli dla siebie wino i wodę w kadzi, stawiając ją niedaleko od Benhura. Umoczywszy w płynie, co już był raczej odstęp, gąbkę do długiego kija przymocowaną, można było odwilżyć język cierpiącego. Benchur przypomniał sobie studnie w Nazaret, ów napój, co go pokrzepił na całe życie i uległszy popędowi serca, zmaczał gąbkę i zbliżył się do krzyża. Co czynisz? Nie czyń tego, wołano zewsząd, a choć głosy były pełne złości, nie dał się Benhur odstraszyć i przyłożył gąbkę do ust Nazarejczyka. Za późno, za późno. Oblicze, na które w tej chwili patrzał Benhur, jaśniało dziwnym światłem. Choć całe krwią i pyłem ziemi pokryte, oczy rozwarły się szeroko, jakby utkwione w jakiś przedmiot niewidzialny i oddalony. Usta w półotwarte wymówiły z wyrazem zadowolenia, ulgi zwycięstwa wielką odniesionego ofiarą. Wypełniło się. Oto jak bohater poświęcenia obchodził zwycięstwo i triumf. Wnet oczy zgasły, głowa opadła na piersi. Benhur sądził, że już walka skończona, ale dusza, co już rozpoczęła swój zwycięski pochód ku niebu zdobyła się jeszcze na ostatnie wysilenie, a wszyscy otaczający usłyszeli słowa wymówione serdecznym głosem, jakby do kogoś będącego w bliskości. Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. Ostatnie drgnienie wstrząsnęło ciałem, krzyk trwogi rozdarł powietrze i posłannictwo skończyło się wraz z życiem. Pomnij czytelniku, że z miłości pękło serce twego Zbawiciela. Gdy Benchur wrócił do swych przyjaciół, rzekł z prostotą. Skończyło się nie żyje. Z niepojętą szybkością wieść ta obiegła tłumy. Nikt nie śmiał wyrzec jej głośno. Szeptem biegła od wzgórza do wzgórza a zawierała jeden wyraz. Umarł, umarł. I nic więcej. Stało się zadość życzeniom tłumów. Czemuż zamiast się cieszyć, stoją w niemym przerażeniu. Czyżby krew jego do nich przyległa? Stoją tak chwilę, poglądając po sobie, jakby szukając śladów tej krwi. Wtem ziemia wśród strasznego łoskotu drżeć poczęła. Ludzie w trwodze opierali się jeden na drugich, bezwiednie chwytając się wzajemnie. Chwila, a stracą świadomość wszystkiego. Nagle ustąpiła ciemność i cudne słońce wschodu oświeciło smogą trzy drżące od wstrząśnień ziemi krzyże. Każdy z obecnych objął spojrzeniem trzy krzyże. Przecież najwidoczniejszym, najwyraźniejszym był krzyż środkowy, jakby całym ciężarem przygniatał ziemię, a rósł coraz wyżej w niebiosa. Wobec grozy tego krzyża każdy, co się najgrywał z Nazarejczyka, każdy, kto śmiał go uderzyć, każdy, co wołał, ukrzyżuj go, każdy, co go prowadził na śmierć okrutną i pragnął w głębi serca tej śmierci, czuł się jakby sam jeden winowajcą w tłumie. A takich ilu było? Jeden przeciw dziesięciu. Cóż więc czynią? Biada im! Strach pędzi i zdaje im się, że uciekać muszą, gdyż niebo groźne, a ziemia spod stóp się usuwa. Uciekają, biegną, wytężając wszystkie siły, popłoch rośnie z każdą chwilą, spieszą konno na wielbłądach, wozami i pieszo. A z nimi pędzi trwoga. A ziemia zda się ścigać okrutników, co krew niewinną przelali, bo drży złowrogo, wywracając ich i wstrzymując straszliwym grzmotem, co łono gór przedziera i pod ich stopami ściele przepaście. Tłuszcza morderców trwoży się, i w nagłej skrusze, bijąc się w piersi, krzyczy z bojaźni, że krew sprawiedliwego padła na nich. Mieszkańcy świętego grobu i cudzoziemcy, kapłani i świedcy, żebracy, saduceusze, faryzeusze, pędzą, padają na ziemię, wikłają się jedni z drugimi, a wśród ogólnego przerażenia wzywają boskiej pomocy. Na próżno, biada im, ziemia straszliwym hukiem odpowiada im gniewnie, nie odróżniając nikogo. Jakiż wśród tego los arcykapłana? Okropność spustoszenia, co się je groze i przerażenie nie zważa na godności, ani odróżnia władcy od braci. Oto padł pyszny An w pył jako inni. Odpadają hafty i ozdoby jego szat. Srebrne dzwonki nabite ziemią nie wydają głosu, usta nawet pełne pyłu, niezdolne wymówić słowa. On i jego naród pospał jednemu ulegli losowi. Krew Nazaryjczyka spadła na nich. Gdy nowy promień słońca oświecił miejsca ukrzyżowania, u stóp krzyża stała matka Nazaryjczyka, ukochany jego uczeń, wierne niewiasty z Galilei, setnik wraz z żołnierzami i Ben ze swoimi. Ci nie brali udziału w ucieczce, bo myśli ich nie były na ziemi. – Usiądź tu – rzekł Ben do Estery, wskazując jej miejsce u nóg ojca – – Zasłoń oczy, nie patrz w górę, a zaufaj Panu i Duchowi tego Sprawiedliwego, który niewinnie śmierć poniósł. – Winniśmy go odtąd zwać Chrystusem – rzekł uroczyście Simonides. – Niech się stanie, jak rzekłeś – odparł Ben Hur. Nowe wstrząśnienie ziemi zatrzęsło pagórkiem, złoczyńcy na krzyżach podnieśli straszliwy wrzask – a Benchur, choć hukiem ziemi ogłuszony, spojrzał w stronę Baltazara i ujrzał, że starzec leży na ziemi. Pospieszył ku niemu, wołając go, ale wołał na próżno, bo czcigodny mąż nie należał już do żyjących. Teraz przypomniał sobie Juda, że w odpowiedzi na ostatnie słowa Zbawiciela słyszał jakiś okrzyk. Wtedy nie zastanowił się nad tym, z czyjej on wydarł się piersi. Teraz słusznie wierzył, że duch Egipcjanina towarzyszył panu w chwili, gdy Sferajskie Królestwo odbierał w posiadanie. W myśli tej było słuszne poczucie nagrody należącej się wiernym osłudze. Jeśli Gaspar odbierał zapłatę swej wiary, Melchior miłość, to zaprawdę zasłużył na nią i ten, którego długie życie zdobiły nieśmiertelnym obrazkiem silna wiara, miłość i dobre uczynki. Słudzy Baltazara uciekli w popłochu i dopiero gdy się wszystko uspokoiło, zanieśli obaj galilejczycy zwłoki jego w lektyce do miasta. Smutny był to orszak, co w owym dniu na zawsze pamiętnym wstępował w południową bramę pałacu chórów przy blasku zachodzącego słońca. Prawie równocześnie zdjęto ciało Mesjasza z krzyża. Zwłoki baltazarowe zaniesiono do gościnnej komnaty, Służba płacząc otoczyła jego łoże, bo był kochany od wszystkich. Gdy jednak ujrzeli twarz zmarłego, jakby uśmiechniętą i rozpromienioną, otarli łzy, mówiąc: Zaprawdę, Błogo mu jest! Szczęśliwym dla niego wieczór niż poranek dnia dzisiejszego. Nie chciał Benchur powierzyć słudze obowiązku zawiadomienia i raz o losie jej ojca. Poszedł więc po nią sam. Aby ją przyprowadzić do zwłok starca. Idąc, wyobrażał sobie jej rozpacz, gdy się dowie, że została sama na świecie. Wobec tej myśli gotów był jej przebaczyć i litować się nad nią. Przypomniał sobie, że dotąd nie pytał, czemu jej z nimi nie było i gdzie się mogła znajdować. Wyrzucał sobie to zapomnienie, szczególnie wobec tej strasznej wieści, której był wysłańcem. Doszedłszy do jej komnat, uchylił zasłony, zastanowiła wejście. Nie odebrał odpowiedzi za swe wołanie, chociaż słyszał odgłos otwieranych dalszych drzwi. Powtórzywszy zwołanie, podniósł zasłonę i wszedł do pustej komnaty. Stamtąd poszedł jej szukać na dachu, a nie znalazłszy pytał służbę. Nikt w ciągu dnia nie widział pięknej Egipcjanki. A po dalszym próżnym poszukiwaniu wrócił Benchur do gościnnej komnaty, gdzie u zwłok starca zajął miejsce nieobecnej córki. Wtedy to, patrząc na uśpione snem, wiecznym oblicze starca myślał, jak miłosiernym dla swego starego sługi był Chrystus. U bram królestwa ustają boleści tego żywota, choćby się nawet z braku miłości rodziły. Po odbytym pogrzebie i po upływie dziesięciu dni prawem przepisanych, sprowadził Benchur, matkę i Tirzę do domu. Od owego dnia pod tym dachem wymawiano z czcią należną najdroższe sercu ludzkiemu imiona: Bóg Ojciec i Chrystus Syn. Dokończenie. Pięć lat minęło od ukrzyżowania. Estera, żona Benhura, siedziała w jednej z komnat pięknej willi pod Misenum. Było to południe, gorące słońce Włoch rzucało promienie na róże i winnice ogrodu. Wszystko, co otaczało Esterę, było rzymskie, prócz jej ubrania. Zachowała bowiem strój izraelski. Tirza igrała z dwojgiem pięknych dzieci na rozciągniętej u stóp Estery lwiej skórze. Dość było im się przypatrzeć, aby odgadnąć, czy je to dzieci. Czas obchodził się z urodą córy Simonidesa wspaniałomyślnie. Dziś była piękniejsza niż kiedy, odkąd stała się panią willi i osiągnęła szczyt marzeń. Gdy patrzymy na ten obraz świętości ogniska domowego, wchodzi służebnej rzeczy. W atrium jest kobieta, która pragnie mówić z panią. Niech wejdzie. Nieznajoma ukazała się. Estera wstała na jej spotkanie, chciała przemówić, zawahała się chwilę, a potem cofając się rzekła. — Niegdyś znałam cię. Jesteś... — Iras, Baltazarowa córa. Zdziwiła się Estera jej śmiałości. Niemniej kazała podać jej ławaczkę. — Nie mam zamiaru odpoczywać — rzekła Iras chłodno. — Odchodzę zaraz. Przypatrywały się sobie wzajemnie. Wiemy już, że Estera była piękną kobietą, szczęśliwą żoną i matką. Wspaniała postać Egipcjanki zachowała coś swego wdzięku, ale twarz jej zmieniła się, oczy straciły blask i życie, rumieńce znikły. Usta z wyrazem cynizmu i pewnego okrucieństwa wraz z ogólnym zniedbaniem zrobiły ją przedwcześnie starą. Ubranie ani staranne, ani czyste, sandały pyłem okryte, wszystko mówiło, że ciężkie przechodziła koleje. Twojeż to są dzieci? Estera spojrzała na nie z uśmiechem macierzyńskim. Nie chcesz się pobawić z nimi? Przestraszyłabym je, odparła Iras, przysuwając się do drżącej Estery. Nie lękaj się, dodała. Powiedz mężowi ode mnie, że nieprzyjaciel jego nie żyje, że go własną zabiłam ręką, mszcząc się niedoli, w jaką mnie pogrążył. Jego nieprzyjaciela zabiłaś? Tak, mesale powiedz mu, że za złe, które jemu wyrządzić chciałam, spadła na mnie kara tak ciężka, że on sam ulitowałby się mej nędzy. Oczy Estery zaleły się łzami i chciała ją pocieszać. Nie chcę ni łez, ni litości. Powiedz mu jeszcze, że zrozumiałam, niestety za późno, iż Rzymianin może się stać potworem. Bądź zdrowa. Mówiąc to opuściła komnatę. Estera wybiegła za nią, wołając: Zostań, proszę! Zaczekaj na mego męża. On nie chowa urazy do ciebie i szukał cię wszędzie. Zostań, będziemy ci przyjaciółmi. Myśmy chrześcijanie. Ale i raz odmówiła: Zostaw mnie, rzekła. Jestem czym być chciałam. Wnet się wszystko skończy. Nie masz, pytała dalej Estera, jakiego życzenia, którebym spełnić mogła? Egipcjanka łagodniała za każdym jej słowem, coś niby uśmiech zabłąkało się na jej ustach i jakoś dziwnie spojrzała na dzieci. Pragnęłabym czegoś, rzekła. Estera ścigała jej wzrok i szybko odparła: uczyń jako pragniesz. I raz zbliżyła się do dzieci, uklękła na lewej skórze i okrywała je pocałunkami. Wstając, zwolna patrzyła na nie z uczuciem, potem opuściła komnatę bez słowa pożegnania. Szła szybko i cicho, a znikła, zanim się Estera spostrzegła. Gdy to opowiedziano ben przekonał się, że jego domysły były prawdziwe i że Iras opuściła ojca dla Mesali. Widząc, że jest nieszczęśliwą, szukał jej wszędzie, ale na próżno. Odtąd ani ją widziano, ani o niej słyszano. Niebieskie fale morza, co tak rozkosznie wdzięczą się do słońca, miewają swe tajemnice. Gdyby mowa dana im była, może by umiały je opowiedzieć o losie Egipcjanki. Simonides doczekał się później starości. Dopiero w dziesiątym roku panowania Nerona zwinął handel tak długo prowadzony w Antiochi. Do ostatka zachował dobre serce i dobrze mu się wiodło. Pewnego wieczora, wyżej wymienionego roku, siedział Benchur wraz z swoją rodziną na dachu owego znanego tak nam dobrze składu towarów w Antiochi i ścigał wzrokiem ostatnie, jeszcze niesprzydane okręta, co się kołysały na falach Orontesu. W ciągu tylu lat od dnia ukrzyżowania po dziś, ileż łask otrzymał. A i jedną ciężką boleść, która dotknęła tę szczęsną rodzinę, jeszcze ozłociła wiarę w zmartwychwstanie. Bo gdy matka Hura musiała odejść do ojców, nie żałowali jej, jak to czynią poganie, co nie mają dzieci. Okręt stojący u wybrzeża przywiódł był świeżo wieść o rozpoczętym prześladowaniu Nerona w Rzymie. Właśnie rozmawiali o tem, gdy wszedł maluch, zawsze jeszcze w ich służbie będący, i wręczył Benchurowi paczkę. Kto to przyniósł? pytał tenże po odczytaniu. Arab. Gdzież jest? Słuchajcie, rzekł Benhur do Simonidesa czytając. Ja, Ilderim, syn Ilderima Dobrotliwego, szejk mego pokolenia, do judy syna hura. Dowiedz się przyjacielu mego ojca, jako cię miłował ojciec mój, skoro przeczytasz załączone pismo. Jego wola moją jest. Co on dał, twojem jest cokolwiek zabrali mu partowie w straszliwej bitwie, w której mu śmierć zadali, odebrałem wraz z tym pergaminowym zwojem i całym pokoleniem owej miry, co tyle gwiazd była matką. Pokój tobie i twoim. Ten głos z pustyni jest głosem Szejka Ilderima. Następnie rozwinął Benhur Hur zwój z żółkłego jak liść morowy papirusu, a czyni to z wielką ostrożnością, aby nie uszkodzić pisma i przeczytał, co następuje. Ilderim dobrotliwy zwany do syna, który po nim nastąpi. Posiądziesz wszystko, co posiadam w dniu, w którym obejmiesz dziedzictwo, prócz posiadłości zwanej Gajem Palmowym, podle Antiochi, te otrzyma Ben Hur, który nam tyle przysporzył sławy zwycięstwem w cyrku. Gaj ten będzie jego i jego rodziny powsze czasy, nie czyń wstydu ojcu swemu. Szejk, liderim dobrotliwy. Co życzysz na to? Pytał Ben Simonidesa. Estera odczytała raz jeszcze papiery. Simonides długo myślał, nareszcie rzekł. Dobrym i łaskawym był Pan dla Ciebie tych ostatnich lat. Żalisz, nie byłaby pora rozporządzić majątkiem co dzień wzrastającym? Dawno już postanowiłem, że część majątku oddam na służbę dawcy wszelkiego dobra. Pytam cię tylko, jak to mam uczynić, by stąd urosła chwała Najwyższego. Wiem, iż wiele uczyniłeś dla Kościoła w Antiochii. Teraz równocześnie z wspaniałym darem Szejka przychodzi wieść o prześladowaniu w Rzymie. Żalisz, to nie jest zrządzenie opatrzności i czy nie nowe otwiera się pole działania? Trzeba, aby światło wiary nie zagasło w stolicy. Cóż mam czynić, aby je podniecić? Słuchaj, dwie są rzeczy, które sami szanują Rzymianie. Wiem tylko o dwóch: mianowicie czczą popioły swych zmarłych i miejsca ich pogrzebu. Nie wolno ci wznieść świątyni ku czci pana na ziemi, zbuduj ją pod ziemią i chowaj tam, chroniąc je od zbezczeszczenia zwłoki tych, co umierają w wieże zmartwychwstania. Mowa ta wzruszyła Benhura. Wielką jest myśl twoja i nie zwlekam jej wykonać. Okręt, co przywiezł te wieści, zabierze mnie jutro do Rzymu. Zwracając się do Banlucha, dodał. Bądź w pogotowiu, bo i ty pojedziesz. Niechaj zładują okręt. Uczynisz dobrze, rzekł uroczyście Simonides. A ty, Estero, jaką jest myśl twoja? Zacna niewiasta położyła rękę na ramieniu chóra, mówiąc. Ty najlepiej zdołasz podobać się Chrystusowi. Pozwól, drogi mężu, abym Ci mogła towarzyszyć i pomagać. Jeśli kto z Was, czytelnicy moi, zwiedzać będzie Rzym i zajdzie do katakumb świętego Kaliksta, co starsze są od katakumb św. Sebastiana, zobaczy, co się stało z majątkiem Benhura i wdzięcznemu wspomni go sercem. Z tych miejsc pogrzebania wzniosło się chrześcijaństwo i zburzyło pogański Rzym. Koniec.